część druga Obraz jest wszystkim Rozdział piąty. Normalna telewizja w nienormalnych czasach W październiku 1993 roku Igor Małaszenko siedział w swoim rozklekotanym moskwiczu, aucie jeszcze mniej cenionym od Łady i obserwował, jak czołgi ostrzeliwały biały dom. Jego biuro Znajdujące się na szczycie budynku Mera Moskwy, gdzie bitwa toczyła się już dzień wcześniej, zostało odcięte. Samochód Małaszenki, zorganizowany przez jego partnera biznesowego potentata medialnego Władimira Gusińskiego, był wyposażony w telefon satelitarny. W ostatnim czasie Małaszenko dzwonił z niego do Hollywood Studios i umawiał się na spotkania na targach telewizyjnych w Cannes gdzie zamierzał kupić materiały dla NTW nowej stacji telewizyjnej, którą właśnie zakładał. Ludzie, z którymi Małaszenko rozmawiał przez telefon, oglądali właśnie w CNN relacje na żywo z tych samych dramatycznych wydarzeń, które on widział na własne oczy. Musiało się wydawać kompletnym absurdem. Wspominał, że w tamtych chwilach jakiś Rosjanin dzwonił z Moskwy i chciał kupować filmy, ale jego mniej interesował wynik bitwy. Był przekonany, że dnie odniesie zwycięstwo, niż ramówka nowego kanału telewizyjnego. NTW miała rozpocząć nadawanie już dzień wcześniej, 3 października, kiedy ultranacjonaliści i komuniści przypuścili szturm na Ostan Kino, ponieważ nie wszystko zostało jeszcze dopięte na ostatni guzik, otwarcie stacji przełożono o tydzień, kiedy NTW wreszcie pojawiła się na antenie 10 października. Jej pierwszy program publicystyczny, togi, niemal w całości poświęcono oblężeniu Białego Domu sprzed tygodnia. Gajdar wyjaśnił widzom powody, dla których wezwał wówczas ludzi na ulicę. Przemawiał w zaciszu prywatnego studia telewizyjnego, co było najlepszym dowodem na zwycięstwo Jelcyna i na to, że wszystko wracało do normy, a przynajmniej tak się wówczas wydawało. NTW była pierwszą w Rosji stacją telewizyjną w zachodnim stylu, opartą na modelu amerykańskim. Produkowała własne programy informacyjne, a wszystkie inne materiały kupowała za granicą. Szukając nazwy dla swojego kanału, Małaszenko przejrzał długą listę podobnie brzmiących skrótów, takich jak BBC, CNN, ABC, CBC, i ostatecznie zdecydował się na NTW. Nikt, włącznie z nim, nie wiedział, skąd właściwie wzięła się ta nazwa. Czy to skrót od słowa niezawisimaja niezależna, czy może chodzi raczej o nową telewizję? Przemiotnikiem, który najlepiej oddawał intencje Małaszenki, było określenie normalnoje, czyli normalna telewizja, taka, jaka powinna istnieć w każdym kraju. W październiku 1993 roku Rosja w niewielkim stopniu przypominała normalny kraj zachodni. Właściwie nie istniały niezawisłe sądy czy system bankowy, a po ostrzale Białego Domu nie było też parlamentu, milicja i wojsko znajdowały się w opłakanym stanie. Telewizja miała doprowadzić swoich założycieli i widzów do normalnego, pełnego energii mieszczańskiego kraju w zachodnim stylu pielęgnowała przyzwoitość i inicjatywę. Nawet najbardziej poruszające wiadomości przekazywano w FNTW ze spokojem i opanowaniem. Stacja wprowadzała poczucie ładu i stabilności, podobnie jak komy choć na zdecydowanie szerszą skalę, programowała i organizowała życie, zapewniała rozkład dnia, strukturę. Kiedy tworzysz ramówkę telewizyjną, musisz żyć ze swoimi widzami. Wyobrazić sobie, jak wstają, jedzą śniadanie, puszczając w tle telewizję, przygotowują dzieci do szkoły co robią w ciągu dnia i o której wracają z pracy tłumaczył Małaszenko W czasach radzieckich odbiornik telewizyjny był spokojnym włączonym w przestrzeń domową sprzętem ludzie robili na drutach specjalne nakrycia na telewizory i ustawiali na nich porcelanowe figurki masowa produkcja odbiorników rozpoczęła się po śmierci Stalina i wypełniły one pierwsze prywatne mieszkania zbudowane przez Chruszczowa po erze stalinowskiej telewizja przyniosła ukojenie, działała jak środek uspokajający. Podobnie jak radio zapewniała szum towarzyszący zwykłym, codziennym zajęciom, a jedynym zagrożeniem, jakie się z nią wiązało, były wysokie rachunki za prąd. Miała skłaniać ludzi do pozostawania w domach, wyciszać ich zamiast pobudzać. Około 20 na jeden kanale pokazywano program dla dzieci spokojnej nocy. Małyszy dobranoc, maluchy, a o dwudziestej pierwszej nieszczególnie przykuwające uwagę w Rimia i radzieckie filmy fabularne. Transmisje kończono zwykle o dwudziestej Oglądanie telewizji stało się doświadczeniem wspólnotowym i kojącym. Śpij dobrze, państwo się o ciebie troszczy. Taki przekaz płynął do widzów. W przeciwieństwie do radzieckich poprzedników NTW była kanałem mobilizacji powstałym z prywatnej inicjatywy i niezależnym od państwa, dążyła do rozbudzenia ludzi. Chcąc kształtować nowy kraj, kierowała swoje programy do modelowej publiczności, miejskiej klasy pracującej, tych, którzy skorzystali na rozpadzie Związku Radzieckiego i wprowadzeniu reform gospodarczych. Idealnymi widzami stali się ludzie wykształceni, aktywni i liberalni, którzy mieli dość pieniędzy, by kupić samochód albo trzymać pieniądze w banku. W NTW reklamowały się głównie banki. Kanał ten powstał z myślą o inteligentnych, odnoszących sukcesy ludziach. Publiczność pragnęła wysokiej jakości programów informacyjnych i rozrywki na odpowiednim poziomie, a NTW odpowiadała na obie te potrzeby. Profesjonalizm i zdrowy rozsądek należały do jej głównych zalet, główną wartością. Którą oferowała, była prywatność, słowo niemające odpowiednika w języku rosyjskim. Każdy element tej stacji kojarzył się z przyzwoitością, zaufaniem i optymizmem, począwszy od liśniącego logo, zielonej kuli usytuowanej między literami N, T i W, a kończąc na nowoczesnych studiach i dobrze ubranych młodych prezenterach. Zielona kula kołysała się i kręciła. A w programach dziecięcych przyjmowała postać balonów napełnionych helem, przekształcających się w fajerwerki. Nie przypominało to niczego, co Rosjanie znali z radzieckiej telewizji. Oddawano w ten sposób hołd życiu prywatnemu. Twarzą i głosem nowego kanału został Jewgienij Kisielow, prezenter cotygodniowego programu publicystycznego I'togi, uznawany za symbol solidności i wiarygodności. Ubrany w konserwatywny, dwurzędowy garnitur, wąsatek i w często milku, szukając najwłaściwszego słowa. Przemawiał miękkim, głębokim, pewnym siebie głosem, nie zabawiał ani nie pouczał widzów, lecz apelował raczej do ich inteligencji i zdrowego rozsądku. Telewizja NTW kojarzyła się z powagą i budziła szacunek. Wiadomości i programy poświęcone bieżącym wydarzeniom stroniły od ironii i stiobu gronie zachowywano na potrzeby cotygodniowego, niepolitycznego programu prezentowanego przez Leonida Parfionowa, bystrego młodego dziennikarza, który zabierał swoją zaawansowaną publiczność na wycieczki po teatrach, wystawach i pokazach mody. Choć styl Parfionowa pozostawał bliższy komiersantowi, Kisielow, będący twarzą NTW, kontynuował linię wyznaczoną przez liberałów z epoki radzieckiej. Takich jak Aleksandr Bowin czy Jegor Jakowlew. To właśnie Kisielowowi najbardziej ufali i to z nim identyfikowali się przedstawiciele starej inteligencji i rodzącej się klasy średniej. Kisielow, podobnie jak Jegor Gajdar, urodził się w 1956 roku i należał do pierwszego pokolenia dorastającego po śmierci Stalina. Tak jak Gajdar Kisielow był przedstawicielem nomenklatury. Jego ojciec, inżynier lotnictwa, Pracował w jednym z tych odciętych od świata instytutów ze skrzynką pocztową zamiast adresu. Kisielow dorastał w najlepszych możliwych warunkach, wolny od strachu i trudnych doświadczeń, które ukształtowały poprzednie pokolenie. Tamte czasy nie wymagały bohaterów czy bojowników, zrodziły delikatniejszy, bardziej elastyczny typ ludzi, gotowych do kompromisów i ceniących wygody. Dzieciństwo Kisielowa zbiegło się w czasie z podjętą przez Chruszczowa na masową skalę akcją budowy pięciopiętrowych bloków, tak zwanych chruszczowek, które zapewniały skromną, ale prywatną przestrzeń po dziesięcioleciach życia w komunałkach. Opowiadał, swoje dzieciństwo uważam za szczęśliwe. Choć nie opływaliśmy w luksusy, niczego nam nie brakowało. Mieliśmy własne mieszkanie. Chodziłem do dobrej szkoły oddalonej o pięć minut od domu, w okolicy nie było żadnych zbiorów czy przestępców. Studiował język perski, a jeszcze przed wybuchem rewolucji spędził rok w Iranie. Miał tam dostęp do brytyjskich i amerykańskich gazet, oglądał też zachodnie filmy. Doświadczeniem, które uformowało jego pokolenie, stała się wojna w Afganistanie, pozbawiona sensu i kosztowna zarówno pod względem finansowym, jak i ludzkim. Kisielow obserwował ją z bliska. Kilka miesięcy przed inwazją ZSRR na Afganistan został wysłany do Kabulu jako tłumacz wojskowy. Musiał w tym czasie blisko współpracować z wywiadem wojskowym i KGB. Widział na własne oczy, jak służby specjalne przygotowywały zamach stanu w Afganistanie. Jak 27 grudnia 1979 roku funkcjonariusze zainscenizowali szturm na pałac prezydenta Hafizullaha Amina, który zginął podczas tej akcji. Podekscytowanie towarzyszące uczestnictwu w wydarzeniach rodem z filmu szpiegowskiego mieszało się z poczuciem bezsensu działań radzieckich władz. W przeciwieństwie do inwazji na Czechosłowację atak na Afganistan nie pogrzebał żadnych złudzeń. Bo w tym przypadku nikt ich nie miał. Po pobycie w Afganistanie Kisielow spędził trzy lata w szkole KGB, gdzie uczył młodych szpiegów perskiego. Nie podjął tej decyzji samodzielnie, odrzucenie propozycji KGB nie wchodziło w grę. Takie doświadczenie nie należało do rzadkości. Wielu ludzi, którzy odnosili później sukcesy i robili kariery, łączyły różnego rodzaju powiązania z KGB. To samo dotyczyło niejednego biznesmena. Kiedy Kisielowa zwolniono wreszcie ze służby, zatrudnił się w Radiu Moskwa, obcojęzycznym serwisie, który emitował komunistyczną propagandę na całym świecie i również blisko współpracował z KGB. Żaden z pracowników nie wierzył w tę propagandę ani nie przypuszczał, że ktokolwiek jej słucha. Według Kisielowa to był dla nieznanego dziennikarza wspólny grup. Stacja nadająca na falach krótkich dla zagranicznych odbiorców, której nikt nie chciał słuchać. Choć praca ta nie pozwalała mu spełniać się zawodowo, zapewniała mnóstwo wolnego czasu, a także dostęp do bieżących informacji. Pod koniec lat osiemdziesiątych dziennikarzy z Radia Moskwa zatrudniała telewizja nurtu pierestrojki. Kisielow trafił do Wydziału Zagranicznego Programu w Riemia. Tam poznał Lega Dobrodiejewa, człowieka. Który odegrał istotną rolę w stworzeniu pierwszego niezależnego kanału telewizyjnego w Rosji, później zaś jeszcze istotniejszą rolę w jego upadku. Pierwszy kierownik działu wiadomości FNTW ostatecznie wspiął się na szczyt rosyjskiej machiny propagandowej za rządów Władimira Putina, co przyniosło upadek FNTW. Dobrodiejew należał do tego samego pokolenia, co Kisielow, ale dorastał w inteligenckiej rodzinie artystycznej. W jeszcze większym stopniu od Władimira Jakowlewa był synem Szestidiesiatników. Jego ojciec pisał scenariusze filmowe i pracował jako sekretarz Związków Filmowców ZSRR, mekki liberalnej inteligencji i artystów w latach 60. Był też współautorem dokumentu poświęconego młodości Karola Marksa i należał do tego samego środowiska, co jego. Rodzina Dobrodziejewów mieszkała w domu w północnej części Moskwy. Współtwórca filmu dzielił mieszkanie z Ewginijem Primakowem, przyszłym dyrektorem wywiadu zagranicznego Rosji, później zaś premierem. Kisielow, koneser dobrego wina, sam nie pozostający obojętnym na luksusy związane z władzą, wspomina, mówiący płynnie po francusku i mający wykształcenie historyczne Dobrodijew był inteligentnym i niezwykle pracowitym erudytą. Przeniósł się do telewizji w 1983 roku, ale nie brał udziału w burzliwych dyskusjach o pierestrojce, które rozpoczęły się kilka lat później. Trzymał się raczej na uboczu. Miał bardzo uporządkowany umysł. Fakty i cytaty leżały na półkach, gotowe do wydobycia w dowolnym momencie. Nie popisywał się, zachowywał skromność, ale doceniał przywileje władzy, takie jak gabinet z sekretarką. Samochód z szoferem, specjalna rządowa linia telefoniczna i możliwość prowadzenia swobodnych, nieformalnych rozmów z ludźmi na szczytach. Zdarzało się, że miał jakieś ważne spotkanie i nagle dzwonił ktoś ważny. Olek oznajmiał wtedy, przepraszam, mój drogi, telefon z Kremla. Muszę iść. Dokończymy jutro. Upajał się tym tak, jak człowiek upaja się winem, jego zapachem, aromatem i smakiem, który zostaje na ustach. Dobrodijew miał doskonałe wyczucie wiadomości i trendów. Wyczuwał majstream i wiedział, jak stanąć na jego czele. Pod względem intelektu i etyki pracy zdecydowanie górował nad wszystkimi pracownikami Ostankina i szybko stał się jednym z ulubieńców jego Jakowlewa. Małaszenko, wieloletni szef Dobrodiejewa, twierdzi, że był on pracocholikiem. Nic poza pracą go nie interesowało. Czytał każdy tekst, oglądał każdy biuletyn informacyjny. Kiedy wyjeżdżał na wakacje za granicę, kazał sekretarce przykładać telefon do telewizora, żeby mógł przynajmniej posłuchać wiadomości. 5 stycznia 1992 roku, 10 dni po rozwiązaniu ZSRR, Dobrodi i Kisielow po raz pierwszy pojawili się na antenie w programie "Etyki", 45-minutowym podsumowaniu wydarzeń tygodnia. Zajął on miejsce w Riemieni i zaczął wyznaczać albo tłumaczyć trendy. Zagraniczni ambasadorowie często opierali swoje poniedziałkowe depesze na wiadomościach przekazywanych w programie emitowanym w niedzielnie wieczory. Kisielow zapraszał postaci życia publicznego i ekspertów, którzy mieli spróbować wytłumaczyć, co się dzieje. Sukces i togów potwierdził się kiedy dziennikarze postanowili urządzić obchody pierwszych urodzin i zaprosili ludzi, którzy pojawili się w programie w ciągu tych dwunastu miesięcy. Ku naszemu kompletnemu zaskoczeniu przyszli wszyscy, oczywiście z wyjątkiem Jelcyna. Dobra passa dobiegła końca wraz ze zwolnieniem Jegora jako wlewa i rezygnacją Małaszenki. Bragin, który zastąpił jako wlewa, był obrazą dla ludzkiej inteligencji i przypadkiem klinicznym. Jak to określił Dobrodiejew, erudycie należącemu do śmietanki towarzyskiej radzieckiego establishmentu, idea odpowiadania przed prowincjonalnym aparatczykiem, który pospiesznie przemianował się na demokratę, wydawała się upokarzająca. Dziesięć lat później to Dobrodiejew stał się naczelnym kremlowskim propagandystą. Ale w 1992 roku wykorzystywanie telewizji jako narzędzia propagandy budziło w nim głęboki niesmak. Władze nie potrzebują informacji jako takiej. Postrzegają ją jako sposób wywierania natychmiastowego nacisku i powodowania błyskawicznych reakcji, narzekał. Kisielow również odczuwał frustrację, tyle że nie z powodu cenzury. Zdał sobie sprawę, że siedzi na Żyle Złota, a dostaje marne grosze. Wszyscy wokół niego bogacili się w błyskawicznym tempie, przekształcając programy w niezależne firmy produkcyjne, które następnie sprzedawały te same programy państwowym stacjom telewizyjnym. I pozostawały jednak pod kontrolą telewizji państwowej, a Kisielow był urzędnikiem pobierającym skromną pensję, dodatkowo dziesiątkowaną przez szalejącą inflację. Wreszcie zdecydował że czas odejść z Ostankina i zabrać ze sobą swój program. Kiedy Dobrodniew po raz kolejny zjawił się w jego gabinecie i zaczął narzekać na płynące z góry naciski, Kisielow oznajmił, że pora podjąć działania. Zawrotna prędkość, z jaką rozegrały się wydarzenia kolejnych kilku godzin, była typowa dla Moskwy lat 90. Kisielow sięgnął po telefon i zadzwonił do Siergija Zwierjewa, starego znajomego, który pracował dla Władimira Guzińskiego, właściciela banku, gazety i stacji radiowej Echo Moskwy. Siedzę tu z Solegiem, oznajmił. Czytaliśmy Twoją gazetę. To wielki sukces. Czy myślałeś o tym, żeby zrobić coś podobnego w telewizji? A kto miałby to zrobić? zapytał Zwierjew. My byśmy mogli. Przyjeżdżajcie natychmiast, poprosił Zwieriew 238. Niespełna dwie godziny później obydwa i dziennikarze omawiali już swój pomysł z Gusińskim, dyrektorem teatru, który został oligarchą. Oligarcha i intelektualista Oligarcha był szczególnym gatunkiem, który mógł się narodzić tylko w Rosji i końca lat osiemdziesiątych wywodziliśmy się z systemu radzieckiego, ale pokonaliśmy ten system i szerzącą się w naszym kraju przestępczość. Kły rosły nam z tyłu głowy. Mówił Gusiński w połowie pierwszej dekady XXI wieku, kilka lat po zmuszeniu go do wyjazdu z Rosji. Świat biznesu wczesnych lat dziewięćdziesiątych przypominał dżunglę, w której mogli przetrwać tylko najsilniejsi. A do nich należał Gusiński. W przeciwieństwie do Kisielowa i Dobrodiewa nie dorastał w uprzywilejowanych warunkach. Historia jego rodziny była względnie typowa, dziadek zastrzelony w 1937 roku. Babka skazana na siedem lat głagu. Gusiński urodził się w 1952 roku, kilka miesięcy przed śmiercią Stalina i mieszkał z rodzicami w jednym pokoju o powierzchni 18 metrów kwadratowych. Pierwszą naukę odebrał na ulicy, kiedy bił się na podwórku z innymi chłopcami, którzy przyzywali go żydkiem. Chciał zostać fizykiem, ale ostatecznie zdecydował się na studia inżynierskie w Instytucie Ropy i Benzyny musiał ograniczyć swoje ambicje w sposób typowy dla osoby, w której paszporcie znalazła się adnotacja Żyd. Najlepsze wydziały uniwersyteckie miały tajne, ale ściśle przestrzegane wytyczne co do ograniczenia liczby studentów pochodzenia żydowskiego, a fizyka cieszyła się ogromną popularnością. Gusiński nie był jednak typem naukowca, i po odbyciu dwuletniej służby w armii żywiołowy temperament oraz zamiłowanie do teatru zaprowadziły go na reżyserię teatralną do Moskiewskiej Akademii Teatralnej. Wystawił kilka sztuk w prowincjonalnej tule, nie odcisnął jednak piętna na rosyjskim teatrze. Żeby zarobić na życie. Brał na lewo pasażerów i woził obcokrajowców na lotniska, handlował na czarnym rynku dżinsami i amerykańskimi papierosami, które odkupował od obcokrajowców, a także wymieniał zagraniczną walutę. Wszystkie te zajęcia były w tamtym okresie nielegalne. W swojej doskonałej książce The Oligarchs, Oligarchowie, David Hoffman opisuje Gusińskiego jako farcowszczyka, akwizytora. KGB złapało go na handlu zagraniczną walutą. Zatrzymano go, choć nie postawiono mu żadnych zarzutów. Spotkał się z nim Filip Bobkow, naczelnik zajmującego się dysydentami V Wydziału Zarządu Głównego. Jak sugeruje Hoffman, Gusiński mógł być użytecznym źródłem informacji dla Bobkowa, który uważnie przyglądał się poczynaniom inteligencji. Pod koniec lat 80. Gusiński założył spółdzielnię produkującą orientalne bransoletki lecznicze z miedzianego drutu, który wymienił za kilka butelek wódki w zajezdni tramwajowej. Miedzią pokrywał też figurki z gipsu, kopie dzieł sztuki rosyjskiej ceramiki, przekonał nawet wysoko postawionego członka Komitetu Centralnego do udzielenia mu zgody na ich eksport. Znajomości miały ogromne znaczenie, zwłaszcza w branży budowlanej i na moskiewskim rynku nieruchomości. Gusiński zaprzyjaźnił się z Jurijem Łuszkowem, łysym, korpulentnym i pełnym energii i przyszłym merem Moskwy, który w tamtym czasie nadzorował ruch spółdzielczy oraz dystrybucję warzyw w stolicy. Ich znajomość płynnie przechodziła w interesy i było to typowe dla Rosji partnerstwo publiczno-prywatne. Pewnie dlatego Gusiński ulokował swoje biuro na szczycie budynku merostwa. W ten sposób, zacierając granice między państwowym a prywatnym, powstawały niemal wszystkie wielkie fortuny w Rosji. Przedsiębiorstwo budowlane Gusińskiego zadziwiająco łatwo dostawało miejskie grunty i wszelkie niezbędne dokumenty oraz pozwolenia. Ale prawdziwym złotym strzałem było podłączenie się pod strumień gotówki płynącej z państwowych przedsiębiorstw albo bezpośrednio od władz. Robili to wszyscy rosyjscy oligarchowie, a Gusiński stowarzyszył się z władzami Moskwy, które przekształciły swój kapitał operacyjny w konsorcjum bankowe prowadzone właśnie przez tego przedsiębiorcę. Różnica między nim a innymi biznesmenami polegała na sposobie, w jaki wykorzystywali państwowy kapitał. Większość oligarchów skupiała się na prywatyzacji majątku państwowego, z sukcesem przystępując do przetargów i kupując publiczne przedsiębiorstwa za pieniądze państwa. Gusiński szczycił się tym, że dzięki funduszom otrzymywanym z Merostwa zakładał całkiem nowe prywatne firmy i przedsiębiorstwa, także gazety, a w końcu stację telewizyjną. Miał poczucie, że w przeciwieństwie do większości oligarchów, Którzy po prostu ograbiają państwo, on tworzył nową jakość, ponieważ żadnego z przedsięwzięć, które zainicjował, nie podejmowano w czasach Związku Radzieckiego. Jak na standardy wczesnych lat dziewięćdziesiątych nie działał z wielkim rozmachem, ale to, czego brakowało mu na płaszczyźnie finansowej, niewątpliwie nadrabiał stylem i starannie budowanym statusem. Podobnie jak Boris Bierjezowski który zdołał przebić się do najbliższego kręgu współpracowników Jelcyna i dostać stanowisko dyrektora jeden kanału telewizji, był archetypicznym rosyjskim oligarchą. Jako człowiek teatru nie tylko żył życiem oligarchy i korzystał ze wszystkich przynależnych mu luksusów, takich jak prywatne odrzutowce, jachty i samochody z kuloodpornymi szybami, ale też niezwykle skutecznie odgrywał rolę, którą sam dla siebie napisał. Jednym z kluczowych atrybutów rosyjskiego bogacza początku lat 90. była liczna obstawa, która mogła odeprzeć ataki gangsterów i bandytów. Jako ochroniarzy powszechnie zatrudniano byłych milicjantów i funkcjonariuszy KGB. Gusiński dysponował prywatną armią, składającą się z tysiąca osób. I choć czasem wykorzystywał ją w celach biznesowych, kiedyś pomógł Łuszkowowi odzyskać dla miasta dziesiątki stacji benzynowych przejętych przez gangsterów, traktował ją głównie w kategoriach wizerunkowych i jako symbol statusu. Można było odnieść wrażenie, że bawił się armią żołnierzyków. W pewnym momencie miał w swojej kolekcji pięciu wysokich rangą funkcjonariuszy KGB, m.in. Filipa Bobkowa który kilka lat wcześniej go przesłuchiwał. Nigdy nie udało się do końca ustalić, jakie zadania wykonywał kagabista, ale nie ulegało wątpliwości, że możliwość posiadania go w swoich szeregach przyjemnie łychtała jego oligarchy. W podobny sposób Gusiński traktował media, kiedy postanowił sfinansować Gazetę Siegodnia, nie zrobił tego ze względu na opłacalność tego przedsięwzięcia, Traktował ją po prostu jak dodatkowy ornament na fasadzie swojego imperium, symbol statusu i wpływów. Jednak stacja telewizyjna sprawiła, że biznesmen przeniósł się do innej ligi. Kiedy zatem Kisielow i Dobrodiejew przestąpili próg jego gabinetu i przedstawili pomysł na założenie firmy zajmującej się produkcją telewizyjną, chętnie ich wysłuchał. Okazało się jednak, że planował przedsięwzięcie o zupełnie innej skali niż Kisielow, który po prostu chciał sprzedać swój program. Pół godziny później w gabinecie biznesmena roiło się już od asystentów i prawników, którzy dostali polecenie założenia prywatnego kanału telewizyjnego. Pieniądze nie grały żadnej roli. Ponieważ w Rosji panowała wtedy bieda i wszystko znajdowało się w opłakanym stanie, oligarchowie budowali własną infrastrukturę, która na różnych płaszczyznach miała zastąpić państwo i wykorzystywali do tego publiczne środki. W skład Mediamostu, Holdingu Gusińskiego, wchodziły niewielka armia, bank, gazeta, radio i stacja telewizyjna. Oligarcha próbował też pozyskać linie lotnicze i koncern telekomunikacyjny. Po Moskwie jeździł w kolumnie aut z błyskającymi kogutami i po pasie zarezerwowanym dla samochodów wysokiej rangi urzędników. Gdyby Związek Radziecki się nie załamał, Kisielow zostałby prawdopodobnie głównym komentatorem zajmującym się w telewizji sprawami zagranicznymi, a Dobrodiejew zająłby stanowisko jej dyrektora. Podobnie jak przedstawiciele starego pokolenia ideologów, obaj należeli do elit ZSRR. Jednak w przeciwieństwie do swoich poprzedników z czasów pierestrojki, którzy w wyniku liberalizacji gospodarczej utracili dawny status, ci dwaj skwapliwie korzystali z szans powstałych w wyniku upadku gospodarki planowej. Przywileje i korzyści dawniej oferowane przez partię teraz zapewniał Media Most. Przedstawiciele nowego pokolenia dostawali darmowe mieszkania w specjalnie dla nich wybudowanych domach. Wiejskie dacze, samochody z szoferami i wynagrodzenia zdecydowanie przewyższające średnią krajową. Zostali zwycięzcami, bo w przeciwieństwie do Anpiłowa i Andrzejewej nie obciążała ich komunistyczna doktryna. Nie mieli też obsesji na punkcie rosyjskiego nacjonalizmu, ani dawnej rosyjskiej potęgi imperialnej. Byli wolnymi od ideologii i profesjonalistami żyjącymi teraźniejszością. Mieli wykształcenie, umiejętności i wiarę we własny potencjał, i w efekcie bez większych trudności przystosowali się do nowej rzeczywistości, opuszczając grono radzieckich elit i stając się elitami rosyjskimi. Wydawało się zatem naturalne, że kiedy Gusinski zapytał Kisielowa i Dobrodziejewa, kto najlepiej nadawałby się na dyrektora nowego kanału. Obaj wskazali ich dawnego szefa i wicedyrektora państwowej stacji Ostankino Igora Małaszenkę, uważanego za jednego z najinteligentniejszych i najbardziej utalentowanych ludzi w telewizji. Pierwsze spotkanie Małaszenki z Gusińskim okazało się zejściem się dwóch równoległych światów, które najprawdopodobniej nigdy by się ze sobą nie zetknęły, gdyby nie rozpad Związku Radzieckiego. Zrobiło nam nie dziwne wrażenie, i wydaje się, że on postrzegał mnie podobnie. Wspominał Małaszenko. Jako syn radzieckiego generała i przedstawiciel nomenklatury, nie miał z pewnością wiele wspólnego z żydowskim milionerem Gusińskim, człowiekiem, który zaczynał jako handlarz, lubił epatować bogactwem i zatrudniać oficerów w KGB. Choć do tego spotkania doszło przypadkiem, rządziła nim zapewne swoista logika historyczna. Było to symboliczne zetknięcie się dwóch różnych środowisk, wielkiego biznesu, który wyrósł z ruchu spółdzielczego oraz merytokracji ery radzieckiej. Małaszenko, który gardził pojęciem inteligencji rozumianej jako wyznacznik wartości liberalnych i moralnych, ucieleśniał jednocześnie inteligencję pojmowaną jako wykształcona i wykwalifikowana klasa społeczna uformowana przez system radziecki. Studiował filozofię i porzucił marksizm leninizm na rzecz filozofii politycznej Dantego. Napisał rozprawę poświęconą jego traktatowi politycznemu Monarchia pracy o relacjach między władzą religijną a świecką. Jako człowiek dumny i ambitny, szybko zrozumiał, że wybrał sobie zbyt wąską dziedzinę i zaczął wspinać się po szczeblach kariery. Dostał pracę w Instytucie Stanów Zjednoczonych i Kanady Rosyjskiej Akademii Nauk i nie karmił się iluzjami ani wiarą w socjalizm z ludzką twarzą. Wszystkie te bzdury o tym, że idee Lenina zostały wypaczone. Nigdy tego nie kupowałem. Małaszenko nie był dysydentem, co nie nieszczególnie go interesował, zdecydowanie większe wrażenie wywarła na nim futurystyczna powieść Georgia Orwella. Rok 1984 wydawał mi się absolutnie przekonujący pod względem psychologicznym. Ten kraj, ten wszechświat, opisywany przez Orwella, miał nigdy nie zaistnieć w rzeczywistości, a jednak do tego doszło. Żyłem w nim, próbowałem nauczyć się jego dwójmyślenia, żeby w spójny i przekonujący sposób mówić o Związku Radzieckim, ale okazało się to niemożliwe. Nasz oficjalny dogmat głosił, że dwa plus dwa daje dziesięć. W bardziej liberalnym Instytucie Stanów Zjednoczonych i Kanady pozwalano nam, nieoficjalnie, twierdzić, że 2 plus 2 daje 8, czasem nawet 7. Ale w ostatecznym rozrachunku nie miało to znaczenia, bo tak czy inaczej było to kłamstwo. Podobnie jak wielu innych inteligentnych, pełnych energii i ambitnych obywateli Związku Radzieckiego, Małaszenko musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wykorzystać swój potencjał i umiejętności, nie tracąc szacunku do siebie. Utalentowany matematyk albo łacinnik mógł prowadzić badania, nie zmuszając się do wielu poświęceń, ponieważ państwo nie ingerowało w jego pracę, o ile on nie mieszał się do polityki. Ale co zrobić w sytuacji, w której twoja energia i twój talent przejawiają się w dziedzinie polityki, mediów czy strategii budowania wizerunku? Doskonale rozumiałem. Że albo zmarnuje życie, albo zmieni się system. Małaszenko miał 30 lat, kiedy w 1984 roku zmarł Jurij Andropow, a do władzy doszedł Konstantin Czernienko, który, jak głosił popularny żart, zdobył urząd, nie zdobywając przy tym świadomości. Uważałem, że nie zasługujemy na to upokorzenie. Kiedy zatem Gorbaczow zaczął dekonstruować istniejący system, młody człowiek postanowił go w tym wspomóc. W okresie, w którym wielu ludzi, włącznie z Jelcynem, opuszczało Komitet Centralny, on zdecydował się do niego wstąpić. Był to osobliwy ruch, oparty na przekonaniu Małaszenki, że jego przyszłość zależy od rozpadu systemu radzieckiego. Mimo to, kiedy 25 grudnia 1991 roku Małaszenko stał na kremlu u boku jego rajakowlewa i patrzył, jak Gorbaczow podpisuje akt rezygnacji z urzędu, nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Oto siedział przede mną ostatni władca Rosji w jej imperialnej postaci, z granicami wyznaczonymi przez dawnych przywódców ZSRR i podpisywał dokument, na mocy którego to imperium miało przestać istnieć. Patrzyłem na to jak zahipnotyzowany. Nie próbowałem niczego mówić ani robić, po prostu obserwowałem. Czułem się jak we śnie, jakbym patrzył na potężny, osuwający się na mnie monument. Wiedziałem, że Związek Radziecki prędzej czy później upadnie, to było nieuniknione, ale gdy zdałem sobie sprawę, że to, co przez kilka pokoleń budowały rosyjskie elity, właśnie się rozpadało, nie potrafiłem otwierać szampana. Po opadnięciu kurzu bitewnego wyłoniły się zgliszcza. Nikt nie przygotował żadnego wielkiego projektu i nikt nie widział takiej potrzeby po trwającym 70 lat eksperymencie, nie stworzono nawet prostych, ogólnych założeń. A jednak ludzie wierzyli, że wszystko się ułoży, że mimo wszechobecnej ruiny i demoralizacji coś zdoła wyrosnąć na tym gorze. Wspominał Małaszenko. To co miało wyrosnąć na miejscu ideologii radzieckiej, zależało w dużej mierze od ludzi takich jak on, ponieważ nie wierzył w państwo ani w ideologię, ale w to, że jednostka łagnie godności i wolności. Może to właśnie średniowieczna i renesansowa filozofia zaszczepiły w nim przekonanie, że wola jednostki i jej szacunek do siebie są fundamentem cywilizacji europejskiej. Nie był typowym przedstawicielem swojego pokolenia. Jego sposób myślenia narodził się z osobliwego połączenia cynizmu i idealizmu, mizantropii i szacunku do drugiego człowieka, będącego zapewne formą szacunku do samego siebie. Nie podzielał idei pokolenia lat sześćdziesiątych, ale nie chciał też go rozliczać. Doceniał inteligentnych, niezależnych i samodzielnie myślących ludzi, takich jak jego który zaproponował mu stanowisko swojego zastępcy w Ostankinie i traktował takie postaci jak jednostki, nie zaś przedstawicieli pokolenia. Kiedy Jegor został zwolniony, Małaszenko publicznie stanął w jego obronie, a kilka miesięcy później złożył rezygnację. W wywiadzie dla jednej z rosyjskich gazet wyznał, nie lubię mojego pokolenia. Praca z Jegorem łatwo mi przychodziła, bo sam mam pewne cechy, które uważam za anachroniczne. I choć rozumiem sarkazm, z jakim mówi się o generacji lat sześćdziesiątych, wielu tych ludzi jest mi bliskich, a już na pewno cenię silne, błyskotliwe postaci, takie jak, Jegor, Jakowlew. Małaszenko nie chciał uczestniczyć we wszechobecnych w centralnej telewizji spiskach i korupcji, ale nie dlatego, że pieniądze nie robiły na nim wrażenia albo kierował się wysokimi standardami etycznymi. Takie działania godziłyby po prostu w jego poczucie własnej wartości. Obejmując stanowisko wicedyrektora państwowej telewizji Ostankino, Kino, stanął przed prostym wyborem albo kradniesz i przyjmujesz łapówki, albo żyjesz we względnej biedzie. Nie chciał podążać żadną z tych dróg, więc kiedy dawni współpracownicy zaproponowali mu założenie prywatnego kanału telewizyjnego, natychmiast skorzystał z okazji dzięki temu stał się kimś zdecydowanie bardziej znaczącym niż tylko dyrektor generalny NTW. Był głównym ideologiem i twórcą stacji, w pewnym sensie przyjął rolę, którą Aleksander Jakowlew odgrywał w Związku Radzieckim, choć trwało to dużo krócej i miało zupełnie inne skutki. W przeciwieństwie do Jakowlewa, który wierzył, że socjaldemokracja może przekształcić Rosję w normalny, wolny kraj w stylu zachodnim. Uważał, że droga ku politycznej wolności i zachodowi wiedzie przez leseferyzm, indywidualną wolność i własność prywatną. Zarówno Jakowlew, jak i Małaszenko wierzyli w wartość i siłę swobodnego przepływu informacji. W wiadomościach pokazywano nie to, co państwo chciało wmówić obywatelom, tylko to, co postanowiła przekazać im. Entw. Hasło małaszenki wiadomości to nasz fach było parafrazą motta generała Curtis'a Lemaja, legendarnego szefa sztabu amerykańskich sił powietrznych, którego bombowce B-52 miały na ogonach napis pokój to nasz fach. W wojowniczych korzeniach sloganu NTW pobrzmiewały bitwy, które towarzyszyły narodzinom stacji i które toczyła ona przez dużą część swojej obecności w eterze, dopóki pozostawała niezależna od państwa. NTW nie miała pełnej licencji i uchodziła za eksperyment. Funkcjonariusze służb bezpieczeństwa, nazywani siłowikami, od początku rzucali stacji kłody pod nogi, słusznie uznając ją za zagrożenie dla władzy. Ale przez całe lata 90. stacja NTW wychodziła z tych starć bez szwanku. Bitwy te miały różne przyczyny i charakter, ale wszystkie bez wyjątku wynikały z tego samego konfliktu między prywatnym a państwowym. Między konkurencją, nawet najbardziej niedoskonałą, a kontrolą, między indywidualnymi prawami a dominacją państwa, między wojną a pokojem. NTW wyrobiła sobie markę w czasie, który okazał się dla rosyjskiej przyszłości kluczowy i, jak się później okazało, fatalny w skutkach, czyli podczas wojny w Czeczenii. Pierwsza wojna czeczeńska, 1994-1996. Wybuchła po części w powodu grudniowych wyborów parlamentarnych, które przyniosły zwycięstwo Władimirowi Żerinowskiemu i jego ultranacjonalistycznej retoryce, a także zmianę w układzie sił na Kremlu. Jelcyn jak zwykle doskonale funkcjonował podczas kryzysu, mobilizując się w obliczu zagrożenia, w słabu natomiast, kiedy ono mijało. Okresy ogromnej koncentracji przeplatały się u niego z okresami depresji i znaczącego nadużywania alkoholu. Działo się tak po puczu z sierpnia 1991 roku, kiedy niespodziewanie zniknął po udarnieniu zamachu stanu. A podobna sytuacja powtórzyła się po wydarzeniach z października 1993 roku. Jelcyn zaczął się izolować, łatwiej wpadał w gniew i stał się mściwy. Wspominał bliski współpracownik prezydenta Siergiej Szakraj. Natomiast Gaidar w swoich wspomnieniach rozdział o okresie po kryzysie z października 1993 roku zatytułował czas straconych szans. Na początku 1994 roku Jelcyn zniknął na pięć tygodni, a kiedy wreszcie powrócił, był niemal zawsze w złym nastroju i często także pijany. Po grudniowych wyborach Gajdar utracił wpływy, a trzy miesiące po swoim powrocie do rządu musiał złożyć rezygnację. Jelcy otoczył się ludźmi przebiegłymi i prymitywnymi, pachołkowatymi zbirami, którzy rozbudzali w nim najgorsze instynkty. W jego najbliższym kręgu znaleźli się Aleksandr Korżakow, jego ochroniarz, i Michał Barsukow, szef jego ochrony, lizusi i półmózgi, jak określał ich Gajdar. Latem 1994 roku zmiana w otoczeniu Jelcyna zaczęła się stawać coraz bardziej widoczna. Prezydent był niewątpliwie pijany, kiedy usiłował dyregować orkiestrą podczas odbywającej się w Berlinie oficjalnej uroczystości z okazji wycofania wojsk rosyjskich z Niemiec. Nawet nie wysiadł z samolotu, kiedy w drodze powrotnej z Ameryki zatrzymał się w Irlandii. Z perspektywy wielu zwykłych Rosjan takie zachowanie było zdecydowanie gorsze od ostrzału Białego Domu, bo nie dość, że Rosja wycofywała swoje wojska, to jeszcze miała prezydenta pijaka. Dla społeczeństwa wizerunek kraju za granicą był często dużo ważniejszy niż warunki, w jakich obywatele godzili się żyć. Trudy i znoje to jedno, ale upokorzenie to coś zupełnie innego. Korżakow który jako ochroniarz zawsze stał za plecami Jelcyna, nagle zaczął siadać u jego boku podczas spotkań Rady Bezpieczeństwa na Kremlu. Kisielow dostrzegł tę zmianę, oglądając nagrania z posiedzeń, i postanowił poświęcić temu materiał. Pogłoski o umacniającej się pozycji Korżakowa zostały potwierdzone, tłumaczył w hitogach, flagowym programie NTW. Szef prezydenckiej ochrony ma dostęp do niejawnych informacji i uczestniczy w tajnych naradach. Taka sytuacja mogłaby zostać uznana za niepokojącą w każdych okolicznościach, ale jesienią 1994 roku stała się śmiertelnie niebezpieczna. Narastały problemy w Republice Czeczeńskiej na Północnym Kaukazie, a doradcy Jelcyna Korżakow i Barsukow uznali, że to doskonała okazja do stoczenia małej, zwycięskiej wojny która osłabiłaby Żerinowskiego, poprawiłaby notowania prezydenta spadające w związku z problemami gospodarczymi. Wreszcie umocniłaby ich pozycję. Czeczeński separatyzm był jednym z elementów reakcji łańcuchowej uruchomionej przez rozpad Związku Radzieckiego, a Jelcyn postanowił położyć mu kres przy użyciu siły. NTW zajęła się Czeczenią na kilka miesięcy przed wybuchem wojny, począwszy od czerwca Rzadko kiedy w ITOGach nie poruszaliśmy tego tematu. Wspominał Kisielow 249. We wrześniu przyszła dziennikarka stacji Jelena Masiup poinformowała z sąsiadujących z Czeczenią południowych obrzeży Rosji, że przygotowywane są szpitale polowe. W listopadzie 1994 roku Małaszenko spotkał Jewginija Sawostjanowa, szefa moskiewskiego KGB, którego znał z okresu spędzonego w Komitecie Centralnym. Powiedział mi bez trosko, Igor, słuchaj, zapomnij na parę tygodni o Czeczenii. Zakończymy tę sprawę, a potem Ci o wszystkim opowiem. Zrozumiałem wtedy, że oni naprawdę nie wiedzą, co robią. Sawostjanow podpisał umowę z czterdziestoma 47 załogami czołgów za plecami ich dowódców, chcąc pomóc osłabionym przeciwnikom czeczeńskiego prezydenta Johara Dudajewa. Kiedy jednak rosyjscy żołnierze kontraktowi dotarli do groznego, w stolicy Czeczeni zostali ostrzelani przez armię Dudajewa, większość z nich uciekła, a niektórzy zostali pojmani. Czeczeńskie siły opozycyjne zaczęły plądrować grozny. Państwowe media przekazywały komunikaty zgodne z oficjalną linią Dudajew ucieka, a na miejscu nie ma rosyjskich wojsk. Tymczasem NTW wyjawiła prawdę o operacji, która okazała się upokarzającym spektaklem. Małaszenko nie współczuł Dudajewowi, paranoicznemu, narcystycznemu dyktatorowi. Wojna budziła jego niepokój nie ze względu na to, w jaki sposób mogła wpłynąć na Czeczenię, ale na to, w jaki sposób niemal na pewno musiała wpłynąć na Rosję. Wojna była atakiem nie tylko na separatystów, ale też na wszystko, za czym opowiadała się NTW profesjonalizm. Szacunek do praw jednostki, normalne życie i zdrowy rozsądek. Zdałem sobie sprawę, że wojna w Czeczeniu umocni rolę armii i sił bezpieczeństwa, zmieni reguły obowiązujące w Rosji, bo kiedy już raz zaczniesz strzelać do ludzi tam, możesz też strzelać do nich wszędzie indziej. Ręka niemal bezwiednie sięga po karabin albo pałkę, uważał. Wspólnie z Dobrodiewem zdecydował. Że NTW pokaże wojny ze wszystkimi jej potwornościami i makabrycznymi szczegółami. Korespondenci relacjonowali ją z dwóch perspektyw, docierali za linię rosyjskiej, ku oburzeniu wojskowych, przeprowadzali wywiady z czeczeńskimi dowódcami. Kiedy rząd twierdził, że Czeczeni nie wzięli do niej żadnych jeńców, NTW pokazywała młodych, rozbrojonych i bezradnych rekrutów. Kiedy rząd milczał na temat poniesionych strat, NTW pokazywała zestrzelony rosyjski helikopter i ciała rosyjskich żołnierzy. Kiedy państwowe kanały telewizyjne informowały, że cywile opuścili grozny, NTW odpowiedziała ujęciami przedstawiającymi rannych cywili, którzy uciekali przed bombami, starych ludzi rozpaczliwie szukających schronienia i pokrwawioną kobietę. Kreml przegrywał nie tylko w wymiarze militarnym, przegrywał też wojnę informacyjną. Pokazywane przez stacje obrazy wojennych zniszczeń, krwi i potworności były nieskończenie mocniejsze od oświadczeń składanych przez Kreml czy nawet oficjalnych materiałów filmowych przedstawiających rosyjskie czołgi na pylistej drodze. W groznym nie korzystamy z żadnych innych źródeł poza tym, co widzą nasi reporterzy, zapewniał Oleg Dobrodiejew, dyrektor serwisów informacyjnych NTW. Zimą na przełomie 1994 i 1995 roku sondaże wskazywały, że większość Rosjan opowiada się przeciw wojnie. Wykazywały też, że ludzie skupiali uwagę na telewizyjnych przekazach wydarzeń, a NTW miała pośród wszystkich kanałów najmocniejszą pozycję. Prawie 30% widzów wybierało wiadomości NTW szukając obiektywnych relacji na temat konfliktu zbrojnego. Natomiast 17% wolało oglądać prokremlowski jeden kanał telewizji Ostankino. Stało się jasne, że NTW wpływa na działania Kremla. Wybuch wojny w Czeczeniu zbiegł się z wprowadzeniem na antenę NTW satyrycznego programu Kukły. Naśladował on brytyjski Spitting Image i występowały w nim lateksowe kukiełki imitujące czołowych rosyjskich polityków. Z których bezlitośnie kpiono. Na pomysł stworzenia programu wpadł rosyjski producent mieszkający we Francji, natomiast scenariusze pisał były aktor i satyrek Wiktor Szenderowicz, który znał Guzińskiego z czasów szkoły teatralnej. Każdy sketch odwoływał się do znanych dzieł literackich i filmowych, odpowiednio zaadaptowanych do współczesnej rzeczywistości. Jeden z pierwszych numerów powstał na podstawie bohatera naszych czasów Michała Lermontowa i przeprowadzał paralele między aktualną sytuacją a toczoną w XIX wieku wojną na Kaukazie. Kukiałki parodiowały głosy polityków, jednak zdecydowano, że przynajmniej na początku Jelceń nie zostanie pokazany w programie. Uznaliśmy, że byłby to zbyt duży szok. Postanowiliśmy najpierw oswoić publiczność z tym gatunkiem, Tłumaczył Małaszenko. Rosja ma długą tradycję satyry politycznej, ale jeszcze nigdy nie robiono z polityków groteskowych kukiełek. Przedstawiciele władzy budzili nienawiść albo miłość, strach albo pogardę, ale zawsze otaczała ich mistyczna aura i nigdy nie śmiano się z nich tak otwarcie. Właśnie tę powagę chciała zburzyć W, desakralizując władzę państwową, której zależało na usprawiedliwieniu brutalnej wojny w Czeczenii. W jednym ze skaczy rzecznik prasowy Jelcyna Wiaczesław Kostnikow przedstawił ministra obrony Pawła Graczowa jako mózg stojący za operacją czeczeńską, a następnie strącił z hukiem głowę kukiełki. Wielu naszych żołnierzy doświadczyło porażki w Afganistanie, oznajmił Kostnikow. Staramy się maksymalnie wykorzystywać ich doświadczenia. Ochroniarze Jelcyna, Korżakow i jego ludzie uważali, że ich zadanie polega nie tylko na zapewnianiu prezydentowi fizycznego bezpieczeństwa, ale też na walce z krytyką i bronieniem go przed atakami politycznymi. Pierwszy odcinek Kukieł pojawił się na antenie 19 listopada 1994 roku. Tego samego dnia na łamach państwowej rosyjskiej gazety ukazał się artykuł portretujący Gusinskiego jako nikczemnego magnata medialnego rodem z filmów o Jamesie Bondzie. A teraz grupa Mediamost zamierza uderzyć w same szczyty władzy. Właśnie dlatego Mediamost stopniowo przejmuje najbardziej wpływowe kanały medialne. Gusiński zdawał sobie sprawę, że ten artykuł w ramach ostrzeżenia kazał zamieścić Korżakow. Dwa tygodnie później ludzie ochroniarza, w mundurach bez jakichkolwiek odznak, starli się z ochroną Gusińskiego przed jego biurem w siedzibie Mera Moskwy, trzymając ludzi oligarchy na muszkach. Kazali im położyć się na ziemi, twarzami w śniegu i zaczęli katować szefa ochrony, złamali mu kilka żeber. Ta operacja specjalna stała się w Moskwie znana jako gęby w śniegu. Małaszenko obdzwonił biura wszystkich zagranicznych stacji telewizyjnych i poprosił, żeby wysłały swoje ekipy na miejsce zdarzenia. Dziennikarze dotarli wystarczająco szybko, żeby zarejestrować. Jak ludzie Korżakowa kopią leżących na ziemi ochroniarzy Gusińskiego. Obserwując te sceny ze swojego gabinetu na 21 piętrze, oligarcha wezwał na pomoc funkcjonariuszy moskiewskiego KGB, na którego czele stał jego przyjaciel Sawostianow. Wkrótce na miejsce dotarła grupa agentów służb bezpieczeństwa, którzy zaczęli mierzyć do ludzi Korżakowa, biorąc ich za zwykłych gangsterów. Po krótkiej walce napastnicy się wycofali. Natomiast Korżakow szybko poinformował Jelcyna o całym incydencie i w ciągu dwóch godzin Sawostianow został zwolniony. Niedługo po tych wydarzeniach Gusińskiego wezwano na Kremli i poinformowano, że jeśli nie przestanie pokazywać niewygodnych relacji z Czeczenii, straci swój kanał telewizyjny. Oligarcha odmówił ale na wszelki wypadek wysłał jednak bliskich do Londynu, gdzie miał wkrótce do nich dołączyć. W wywiadzie udzielonym jednej z gazet Korżakow chwalił się, że do jego ulubionych sportów należy płoszenie gęsi. Była to bra słów oparta na nazwisku Gusińskiego, Gus znaczy po rosyjsku gęś. Po kilku miesiącach kursowania między Moskwą a Londynem biznesowi i medialni partnerzy Gusińskiego, w tym Małaszenko. Kisielow i Dobrodiejew, zebrali się w słabo oświetlonej winiarni w piwnicy eleganckiego londyńskiego Lanes Hotel przy Parklane, miejscu, które szczególnie upodobali sobie rosyjscy oligachowie, by omówić sytuację, w jakiej się znaleźli. Gusiński, zasiadający u szczytu drewnianego stołu, pozwolił najpierw mówić partnerom bankowym, który oznajmili. Że NTW zagraża ich interesom i że on musi albo sprzedać ten kanał, albo sprawić, żeby stał się apolityczny. Kiedy nadeszła kolej Małaszenki, zwrócił się do Guzińskiego, twoi partnerzy się mylą. NTW to twoja jedyna obrona. Porównał swój pomysł do zasady pancerza reaktywnego chroniącego czołgi przed ogniem artyleryjskim. Pancerz reaktywny zawiera materiały wybuchowe, które eksplodują przy uderzeniu pocisku. Jeżeli zamkniesz NTW, okażesz słabość. To będzie koniec. Ale jeżeli cię zaatakują, odegramy rolę twojego pancerza reaktywnego. Gusiński przez chwilę się zastanawiał i ostatecznie przychylił się do tej opinii. Małaszęce i jego dziennikarzom pewności siebie dodawała świadomość, że to oni, nie zaś wojsko czy służby bezpieczeństwa, stali po właściwej stronie barykady. Byli inteligentni utalentowani i wpatrzeni w Zachód, nieśli obietnice normalnego życia, którego pragnęła większość Rosjan. Państwo stało się słabe, dysfunkcyjne i nieatrakcyjne. Małaszenko wymyślił prosty, mocny slogan Informacja to potęga. Potęga wynika z prawdy. To hasło niczym zbroja chroniło ogromne, rozwijające się imperium największych rosyjskich oligarchów. Zgodnie z przewidywaniami Kreml nie zdołał zamknąć się TW, choć usilnie starał się do tego doprowadzić. Rząd Wiktora Czernomerdina zamierzał cofnąć kanałowi licencję, ale Aleksandr Jakowlew, który w tamtym okresie kierował Federalną Komisją Radia i Telewizji, było to ostatnie oficjalne stanowisko, jakie zajmował, przyszedł u stacji z pomocą. Zrozumiałem, że musimy ratować TW. W dużej mierze zależały od tego losy demokracji w Rosji. Nie informując o niczym Czernomerdina, przedłużył licencję NTW. Popełniliście błąd, oznajmił premier tego wieczoru. Nawet nie przyszło mi do głowy, że moglibyście zrobić coś takiego bez porozumienia z rządem. Oczekiwał, że Jakowlew wycofa się z tej decyzji, to wasz błąd i wy go naprawcie. Ale Jakowlew, były członek Politpiura. Pokazał Czernomerdinowi, młodszemu członkowi Komitetu Centralnego, gdzie jego miejsce. Nie podnoście na mnie głosu, Wiktorze Stjepanowiczu. Nie miałem żadnego pretekstu, który w świetle prawa pozwoliłby mi cofnąć im licencję. W maju 1995 roku Gusiński uznał, że sytuacja jest już na tyle bezpieczna, by opuścić londyńską kryjówkę i tak zaplanował powrót do kraju. Żeby zbiegł się z oficjalną wizytą Billa Clintona w Moskwie z okazji obchodów zwycięstwa w II wojnie światowej. Nękanie właściciela niezależnego kanału telewizyjnego w czasie, gdy amerykański prezydent przebywał w stolicy, by omówić finansowe wsparcie dla Rosji, byłoby zbyt śmiałym posunięciem nawet dla Korżakowa. Niedługo po powrocie szefa NTW wyemitowała sketch kukieł, który oligarcha uważał za zbyt ryzykowny jeszcze kilka tygodni wcześniej. W numerze zatytułowanym Don Kichot i jego dziełochranitiel, Don Kichot i jego ochroniarz, Jelcyn został przedstawiony jako rycerz pijak w szlafmycy, a Aleksandr Korżakow jako Sancho Pansa. Jak mógłbym przeżyć bez Twojej mądrości, prostaczka, Sancho? Pyta Jelczyn Don Kichot, znam się na wielu rzeczach. Czy mam Ci powiedzieć, jak handlować ropą? Mogę napisać ci notatkę służbową. Nie wiedziałem, że umiesz pisać. A i owszem, chociaż jeszcze nie nauczyłem się czytać, odpowiada Sancho. No cóż, to nie jest konieczne. Siedzący okrakiem na ośle Korżakow Sancho sięga po falówkę i krzyczy do swoich ludzi, jestem osłem, jestem osłem, odbiór. Pod koniec skeczu Sancho zasypia i śni o tym. Że zostaje panem Jelcyna, a Jelcyn zostaje jego sługą. Jelcyn Don Kichot usił jego obudzić. To był sen, pyta Sancho. Nie, to był koszmar, odpowiada Jelcyn. Ponieważ NTW nie tylko uszły na sucho relacje z Czeczeni, ale też jej pozycja zaczęła się umacniać, inne stacje telewizyjne zdecydowały się na równie krytyczne relacjonowanie wojny. NTW podwoiła liczbę widzów, w Moskwie oglądało ją prawie 50% odbiorców, co pozwalało kształtować sposób postrzegania wojny w społeczeństwie i ostatecznie doprowadziło do braku poparcia dla dalszych działań zbrojnych. Obóz Małaszenki wygrywał. Nie dość, że NTW realizowała swoją linię, to zmieniała również postawy rządu, czego dowiódł pierwszy duży atak terrorystyczny przeprowadzony przez czeczeńskich bojowników. 14 czerwca 1995 roku jeden z głównych szczeczeńskich komendantów polowych Szamil Basajew razem ze swoimi dwustoma ludźmi przedostał się przez liczne posterunki, przekupując rosyjskich żołnierzy, wziął 1600 zakładników i zabarykadował się w szpitalu w miasteczku Budionnowsk, po czym wysunął żądanie zakończenia wojny. Z początku władze rosyjskie zareagowały w charakterystyczny dla siebie, ostry sposób. Jednocześnie próbując wszystko zatuszować. Ponieważ Jelcyn zmierzał właśnie na szczyt państw G7 w kanadyjskim Halifaksie, Czernomyrdin wysłał do Budionowska szefów służb specjalnych. W pierwszej kolejności zakazano dziennikarzom wstępu na konferencję prasową zorganizowaną przez Basajewa. Wtedy rozwścieczony czeczeński komendant zabił w odwecie pięciu zakładników. Czwartego dnia kryzysu rosyjskie siły specjalne przypuściły szturm na szpital. Zapanował kompletny chaos. Podczas wywiadu udzielanego w FNTW na żywo Basajew bronił swoich działań. Nie potrzebujemy niczego, amunicji, ubrania ani jedzenia. Chcemy tylko zakończenia wojny w Czeczenii. Jeżeli wojna prowadzona przez Rosję w Czeczenii przez ostatnich sześć miesięcy nie jest terroryzmem, to nasze działania też nim nie są. Nie jestem terrorystą, jestem sabotażystą. Gajdar zaapelował do Czernomerdina, prosząc o natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji. Po kilku nieudanych próbach odbicia szpitala, które doprowadziły do śmierci ponad stu osób, premier zgodził się podjąć rozmowy z czeczeńskim komendantem. Nie tylko Basajew wykorzystywał kamery telewizyjne. Równie chętnie robił to Czernomyrdin. Zaprosił dziennikarzy do swojego gabinetu i pozwolił im się filmować, kiedy rozmawiał przez telefon z Basajewem. Czernomyrdin był opanowany i stanowczy. Przed kamerami wziął odpowiedzialność za życie zakładników. Cały kraj z zapartym tchem obserwował niezwykłą scenę, podczas której premier rozmawiał przez telefon z pierwszym terrorystą. Szamilu Basajewie, słyszycie mnie? Odpowiadam za wszystko co obecnie dzieje się w kraju. Jestem gotowy. Proszę mi powiedzieć, ile czasu potrzebujecie. Czernomyrdin zgodził się na zawieszenie broni w Czeczeniu, począwszy od ósmej wieczorem tego samego dnia, a także bezpieczny powrót terrorystów do kraju. Jego deklaracje można było zobaczyć w telewizji, podobnie jak pogrzeby zakładników, którzy zginęli podczas ataku. Wydarzenia w Budionowsku okazały się przełomowe. Ponieważ po raz pierwszy od wybuchu wojny czeczeńskiej Krem lugią się pod naciskami społeczeństwa i rozpoczął poważne negocjacje. Telewizja, przede wszystkim NTW, pomogła obnażyć rządowe kłamstwa i był to prawdopodobnie jeden z największych sukcesów w tej stacji. W połowie lat dziewięćdziesiątych wszelkie próby rozwiązania problemu NTW kończyły się porażką. Kiedy prokuratorzy wytoczyli kukułom sprawę o świadomy i publiczny atak na honor i godność wysokich rangą urzędników, wyrażany w nieprzyzwoity sposób, popularność programu tylko wzrosła. Małaszenko i Kisielow, siedząc obok kukiełek przedstawiających Czernomerdina i Jelcyna, zorganizowali konferencję prasową, która jednocześnie upokorzyła Kreml i znowu podwyższyła wskaźniki oglądalności. Gdy rządzący zrozumieli, że nie zdołają pokonać stacji, najmądrzejsi z nich postanowili zawrzeć z nią sojusz. Czernomyrdin odwiedził studio NTW, żeby poznać swoją kukiełkę, a dziennikarze z niedowierzaniem i rozbawieniem obserwowali, jak premier droczy się ze swoim sobowtórem, po raz kolejny udowadniając, że jest człowiekiem z krwi i kości. Dzięki temu zjednał sobie sympatię zarówno dziennikarzy, jak i widzów, Dlaczego masz taką tłustą mordę? Zażartował przed kamerą w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić dowolny zachodni polityk. Przez krótką chwilę Rosja wydawała się niemal normalnym krajem, z prawem do krytykowania i ośmieszania polityków jako oznaką zdrowej demokracji. Nie dało się jednak uciec przed podstawowym problemem. W przeciwieństwie do normalnych krajów, w których na straży wolności słowa stoją takie instytucje, jak parlament, społeczeństwo obywatelskie czy same media, a przede wszystkim umowa społeczna, w Rosji wolność słowa zależała od widzimi się jednego człowieka, Jelcyna, który z jakiegoś powodu uważał ją za coś niezwykle cennego. Aleksandr Jakowlew twierdził, nigdy nie narzekał na żaden program, choć miał ku temu wiele powodów. Jego tolerancja dla krytyki nie znała granic. To czy prezydent powinien być bezwzględnie popierany, czy miał jednak podlegać krytyce dla dobra demokracji, stało się głównym tematem dyskusji, która przetoczyła się wśród rosyjskiej inteligencji bezpośrednio o po podejściu Jelcyna do władzy. W październiku 1991 roku, podczas toczonej na łamach literaturno i gaziety gorącej debaty z badaczem renesansu Leonidem Batkinem, Marietta Czudakowa, literaturoznawczyni i stronniczka Jelcyna, zakwestionowała tezę, że zadanie intelektualisty polega na atakowaniu każdego rządu. Istnieje wiele powodów, by czuć rozczarowanie. Sądzę jednak, że to właśnie demokratycznie zorientowani dziennikarze i publicyści nadają temu rozczarowaniu kształt i używają przy tym eleganckich figur retorycznych, nie myśląc o konsekwencjach takich działań. Zdaniem publicystki, choć Jelcyn i jego rząd popełniali niezliczone błędy, jak mogłoby być inaczej, nie należało zapominać o historycznych uwarunkowaniach, w jakich przyszło im funkcjonować. Czy nie jest jeszcze za wcześnie, żebyśmy naśladowali pozbawionych zahamowań zachodnich dziennikarzy? Stoi za nimi długa tradycja sprawowania czujnej kontroli nad ludźmi pozostającymi u władzy, rozliczania ich ze wszystkiego, włącznie z życiem prywatnym. Nie mają do czynienia z politykami, którzy nie uczyli się w państwowych szkołach, jak funkcjonuje demokratyczny system, nie mają też do czynienia z wyczerpanym, sfrustrowanym narodem. W innych krajach ludzie czytający gazetę przy porannej kawie mogą się po prostu uroześmiać i o wszystkim zapomnieć zanim nadejdzie pora obiadu. Tutaj ludzie wylewają żale nad gazetami, odnajdując w nich wyraz własnej frustracji i gniewu. Paradoks polegał na tym, że programy takie jak Kukły i szerzej media jako takie przypuściły atak na Jelcyna i przyczyniły się do spadku jego notowań, które pod koniec 1995 roku były rekordowo niskie, a jednocześnie to właśnie jemu media zawdzięczały swoje istnienie. Prezydent nie tylko chronił dziennikarzy, ale też umacniał ich pozycję, postrzegając ich jako naturalnych sprzymierzeńców w walce z nacjonalistami i komunistami. Kiedy w telewizji z niego kpiono, Jelcyn wolał wyłączyć telewizor zamiast dzwonić do właścicieli stacji. Nigdy wcześniej i nigdy później rosyjscy dziennikarze nie uzyskali tak wysokiego statusu i nie zdobyli takiej władzy. Jak w latach 90. istnienie w ówczesnej Rosji wolności słowa i własności prywatnej nie wynikało z wielowiekowych tradycji, tylko z przyzwolenia prezydenta. Małaszenko wspominał, jak zapytał wysokiej rangi amerykańskich urzędników, dlaczego niemal bezwarunkowo popierają Jelcyna zamiast przykładać większą wagę do instytucji demokratycznych. Jelcyn to wasza jedyna instytucja demokratyczna, odpowiedzieli. Wiedziałem, że to nie może trwać w nieskończoność. Jeżeli Jelcyn był jedynym gwarantem naszej wolności, prędzej czy później wszystko musiało się skończyć, podsumował słusznie. Walka o prezydenta. W 1996 roku rosyjskie media liberalne poparły Jelcyna, który miał walczyć w wyborach prezydenckich z liderem komunistów Gennadiem Ziuganowym. Wojna w Czeczeni. Pogłębiające się nierówności społeczne i coraz gorsza sytuacja gospodarcza sprawiły, że notowania prezydenta spadły niemal do zera. Borykał się też z poważnymi problemami kardiologicznymi. Zdaniem wielu ludzi, włącznie z Gajdarem, nie miał sił do walki, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Gajdar napisał nawet do Jelcyna list, w którym odradzał start w wyborach, wkrótce jednak zdał sobie sprawę, że obecny prezydent jest niezastąpiony. Komuniści stopniowo umacniali pozycję, wykorzystując problemy gospodarcze i oskarżając prezydenta o działanie wbrew interesom narodu. Obiecywali, że odbudują potęgę Rosji, na nowo uczynią z niej supermocarstwo, przywrócą równość i usuną z kraju żydowskich potentatów. W praktyce zwycięstwo Żyłganowa oznaczałoby kres reform gospodarczych oraz swobód o które Jelcynę tak zaciekle walczył od 1991 roku. Postanowił zatem kandydować. Dojście komunistów do władzy nie było jednak największym zagrożeniem. Istniało ryzyko, że grupa korżakowa przekona Jelcyna do przełożenia terminu wyborów lub ich odwołania, a następnie użycia siły, tak jak to zrobił w październiku 1993 roku. W najlepszym razie prezydent straciłby legitymację społeczną sprawowanej przez niego władzy, odizolowałby się od Zachodu i w pełni uzależnił od swego głównego ochroniarza oraz funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, którzy szybko położyliby kres jakimkolwiek reformom. Kampanię prezydencką Jelcyna prowadził wicepremier i przyjaciel Korżakowa Oleksoskowiec, który wmawiał prezydentowi że jego słabe notowania dowodzą, że jedynym sposobem na pokonanie komunistów jest zdelegalizowanie ich partii. Reformatorzy rozpaczliwie potrzebowali zwycięstwa Jelcyna w transparentnych i uczciwie przeprowadzonych wyborach. Rosyjscy potentaci, którzy obserwowali, jak Zuganow spoufalał się z zachodnimi elitami gospodarczymi w Davos, usiłując przedstawiać się jako socjaldemokrata, nie zaś stalinista i zaciekły antysemita, Postanowili włożyć we wsparcie Jelcyna całą swoją energię i potencjał medialny. Bój z komunistami był zastępczą walką o wydarcie Jelcyna z rąk grupy Korżakowa. Ale oligarchowie nie zamierzali płacić za zwycięstwo prezydenta, przeciwnie, wyczuli okazję na zarobienie pieniędzy. Stworzenie koalicji siedmiu najpotężniejszych biznesmenów zaproponował Boris Berezowski, achetypiczny rosyjski oligarcha ucieleśnienie lat dziewięćdziesiątych ze wszystkimi ich nadziejami, bezwzględnością, kolorami, indywidualizmem i całkowitym brakiem moralności. Z wykształcenia matematyk, zajmował się teorią podejmowania decyzji i optymalizacją kosztów, wykorzystywał matematykę stosowaną do wpływania na mechanikę dokonywania wyborów. Sam również stosował tworzone przez siebie modele, a także używał ich do wpływania na sprawy kraju tak jakby Rosja była wielką szachownicą, po której swobodnie przesuwał figury, optymalizował pozostałości po Związku Radzieckim i niedoskonałości rodzącej się gospodarki rynkowej, karmił się niepewnością i kryzysami, przeżył kilka prób zamachów i zdołał rozszerzyć swoje wpływy. W przeciwieństwie do innych oligarchów, którzy chcieli jedynie gromadzić majątek, z formalnego punktu widzenia był właścicielem niewielkiej części obszarów, które kontrolował. Działał za pośrednictwem ludzi, których wyznaczał na zarządców swoich przedsięwzięć, zdobywając w ten sposób kontrolę nad przepływem gotówki. Z perspektywy Bier Jezowskiego pieniądze nie były jednak celem samym w sobie, a tylko produktem ubocznym jego głównej działalności, intryganctwa i zabawy w politykę. Przedstawiał siebie jako naczelnego manipulatora, nie czołowego polityka, tylko tego, który steruje czołowymi politykami. Upajał się tym wizerunkiem i go idealizował. Pielęgnował mity na temat swoich wpływów i władzy, a następnie wykorzystywał je, żeby zdobywać rzeczywistą władzę, pieniądze i wpływy. Miał niewyczerpane pokłady energii. Był zawsze w dziesięciu miejscach naraz. Wiecznie obmyślał kolejne intrygi i zawsze pozostawał aktywny. Ten proces sprawiał mu przyjemność nie mniejszą od jego rezultatów. Bierjezowski, niczym alchemik, przetapiał znajomości w pieniądze, a pieniądze we wpływy. Mówił szybko, cicho i wyraźnie, a jako Żyd sprawił idealny prezent antysemitom. Majątek zbił najpierw na sprzedaży samochodów. Natomiast po rozpadzie Związku Radzieckiego utorował sobie drogę do najbliższego otoczenia Jelcyna za pośrednictwem Khostfritera i przyszłego zięcia Jelcyna. Podobno sfinansował publikacje Wspomnień Prezydenta i regularnie przekazywał mu tamtym ze sprzedaży za granicą, choć nie są to informacje ostatecznie potwierdzone. Pod koniec 1994 roku, bezpośrednio przed wybuchem wojny czeczeńskiej, Przekonał Jelcyna i jego bliskich współpracowników, by przekazali mu kontrolę nad Jeden Kanałem, obiecując, że podejmie działania zgodne z ich interesami. Następnie skłonił Kreml do sprzedania na niezwykle korzystnych warunkach jemu i jego partnerom Sibniewtu, koncernu naftowego, który miał mu rzekomo posłużyć do finansowania Jeden Kanału, wykorzystywanego jako skuteczne narzędzie propagandy. Nigdy nie postrzegałem mediów jako biznesu, uważałem je za potężny instrument walki politycznej, powiedział kiedyś w wywiadzie telewizyjnym. Podobnie jak Gusiński, Bierjezowski też posługiwał się jeden kanałem w swoich wojnach z konkurencją. Do 1996 roku Gusiński i Bierjezowski toczyli między sobą zaciętą walkę o konta przynoszących straty państwowych linii lotniczych, czyli aerowłotu. Gusiński uważał, nie bez powodu, że to właśnie Bierjezowski doniósł na niego Korżakowowi i Jeldzynowi, a następnie nakłonił ochroniarza do przeprowadzenia szturmu na biuro Gusińskiego zimą 1994 roku. W 1996 roku, w obliczu zagrożenia. Jakie wiązało się z potencjalnym zwycięstwem Ziuganowa, oligarchowie zaniechali sporu i połączyli siły, by doprowadzić do reelekcji Jelcyna. Do prowadzenia kampanii prezydenckiej postanowili zatrudnić zdemisjonowanego kilka miesięcy wcześniej, głównie za sprawą Korżakowa, wicepremiera Anatolia Czubajsa. Znany ze skuteczności polityk przyjął ich propozycje z ogromnym entuzjazmem. Zamierzałem tak czy inaczej walczyć o Jelcyna i byłem gotów z nimi się sprzymierzyć. Czubajs już wcześniej powiązał interesy Kremla i oligarchów i poparł śmiały projekt opracowany przez jednego z nich, Władimira Potanina. Chodziło o przekazanie kontroli nad bogactwami naturalnymi Rosji wybranej grupie oligarchów w zamian za ich poparcie polityczne. Takie działania określano mianem prywatyzacji i pożyczki za udziały. To najgorszy przykład spekulacji oraz zwykłego oszustwa i od tamtej pory zawsze już nękał rosyjski kapitalizm. Według tego planu oligarchowie mieli pożyczać pieniądze rządowi w zamian za udziały w spółkach skarbu państwa. Ustalono, że pożyczki zostaną udzielone do jesieni 1996 roku i, przynajmniej w teorii, po wyborach rząd spłaci oligarchów, a odzyskane udziały sprzeda na otwartej aukcji. Były to jednak jedynie zasłony dymne służące do transferu udziału w grupie ściśle wyselekcjonowanych ludzi. W praktyce rząd nie miał ani środków, ani woli, by odkupić od biznesmenów udziały. Ustalono, że obcokrajowcy zostaną z góry wykluczeni z gry, a należące do oligarchów banki wystawią udziały na aukcjach i same je wykupią. Nie dość, że wyniki aukcji były z góry ustalone, to jeszcze pieniądze, za które oligarchowie kupowali najcenniejsze aktywa, również pochodziły od państwa. Państwo lub jego przedstawicielstwo wpłacali fundusze do banku należącego do któregoś z oligarchów, a ten wykorzystywał je do zakupu przedsiębiorstw i spółek na aukcji. Jednocześnie płace robotników i wynagrodzenia dostawców opóźniano o wiele miesięcy. Zawiązano polityczny pakt między oligarchami i rządem, a druga część tego układu była ściśle uzależniona od zwycięstwa Jelcyna. Uznaliśmy, że to niewielka cena za uniknięcie powrotu komunistów do władzy, powiedział Czubajs. Schemat pożyczek za udziały okazał się jednak tak niesprawiedliwy i nieuczciwy, że podważał sens procesu przekształcania Rosji w normalny, cywilizowany kraj. Co więcej, ten układ wcale nie był konieczny i rząd nie musiał wyświadczać szczególnych przysług oligarchom, bo w razie przegranej Jelcyna groziła im utrata nie tylko bogactwa i wpływów, ale i wolności. Już samo to wystarczająco motywowało do poparcia urzędującego prezydenta. Oligarchowie zaoferowali coś zdecydowanie ważniejszego od pieniędzy – strategię. Założyli konkurencyjny sztab wyborczy którego szefem został Czubajs i w którego skład wchodzili córka Jelcyna Tatiana Diaczenko oraz jej mąż Walentyn Jumaszew, były dziennikarz i host Jelcyna. Igora Małaszenkę wezwano na Kreml i poproszono o prowadzenie prezydenckiej kampanii medialnej. Sztab przekonywał Jelcyna, że mimo dramatycznie niskiego, pięcioprocentowego poparcia, mógłby nadal wygrać wybory, o ile powierzyłby jego członkom pełną kontrolę nad kampanią. Prezydent miał jednak wątpliwości, a ponieważ istniało zagrożenie, że do władzy dojdą ludzie, których usunął z Białego Domu przy użyciu czołgów, obawiał się eksperymentów i nie chciał powierzać kampanii biznesmenom oraz zatrudnianym przez nich specjalistom. Odwodził go od tego również Korżakow. Stracicie czas na wszystkie te gry wyborcze, a co potem? Tak jak każdy rosyjski polityk w sytuacji kryzysowej. Jelcyn w naturalny sposób zwrócił się ku służbom bezpieczeństwa. Porównując dwie strategie przedstawione mi przez dwie grupy o zupełnie różnej mentalności i perspektywie, czułem, że nie mogę czekać na wyniki wyborów aż do czerwca. Musiałem natychmiast działać, napisał we wspomnieniach. Kazał bliskim współpracownikom przygotować wstępną wersję dekretu delegalizującego partię komunistyczną i przekładającego wybory o dwa lata czym głęboko zaniepokoił zespół Czubajsa. Współpracownicy Jelcyna powiadomili o tych tajnych planach Kisielowa, który storpedował je, informując o wszystkim w programie togi. Diaczenko przekonała ojca, by posłuchał Czubajsa, który argumentował, że sytuacja zdecydowanie różni się od tej z 1993 roku i że atak na parlament oznaczałby zamach stanu. Jelcyn dużo krzyczał. Ostatecznie jednak uległ presji. Wycofałem się z decyzji, którą zdążyłem już niemal podjąć, napisał. Dzień lub dwa dni później córka zjawiła się u niego w towarzystwie Małaszenki, przekonanego, że prezydent może wygrać wybory w uczciwy sposób, o ile tylko zdecyduje się na solidną kampanię. To przekonanie opierało się na prostym założeniu, niezależnie od tego, z jaką goryczą myśleli o nim Rosjanie. Większość nie chciała powrotu komunistycznej przeszłości, którą reprezentował Zuganow. Powiedziałem mu, że między jego niskimi notowaniami a nastrojami antykomunistycznymi istnieje spora przestrzeń, którą przy dobrej kampanii można wypełnić głosami. Jelcyn przyjął to z ulgą. Małaszenko wspominał. Miałem wrażenie, że powiedziałem mu coś, o czym sam myślał i co chciał usłyszeć od kogoś innego. Wydawał się zmęczony, ale natychmiast zaświeciły mu się oczy. Wlot pochwycił wszystko, co mu przekazałem, i natychmiast wziął się do pracy. A wszystko to przypominało partyjkę ping-ponga. gdy tylko Jelcen wyczuł, że zbliża się walka polityczna, błyskawicznie odzyskał energię. Gajdar, który odwiedził go mniej więcej w tym samym czasie, ledwo go poznał. Był gotów do działania, skupiony, pełen zapału. W MIT rozumiał, o co chodzi jego rozmówcy i zadawał trafne pytania. Miałem wrażenie, że ostatnich pięć lat zostało wymazanych i że wróciliśmy do października 1991 roku, do dnia naszego pierwszego spotkania. Małaszenko jeszcze nigdy nie prowadził kampanii wyborczej. Z okresu spędzonego w Instytucie Stanów Zjednoczonych i Kanady wiedział tylko, jak to się robi w Ameryce. I zbudował kampanię z takim zapałem i agresją, jakby przygotowywał ją dla amerykańskiego kandydata. Przez cały ten okres pozostawał formalnie dyrektorem NTV. Odejście z telewizji albo wyznaczenie zastępcy byłoby zwykłą hipokryzją, bo w Rosji lat 90. nikt nie uwierzyłby w realne rozdzielenie tych dwóch sfer. Jelcyn musi codziennie generować nowe wiadomości, powiedział mu Małaszenko które mogłaby przedstawiać telewizja. Pierwsza podróż do Krasnodaru, bastionu komunistów, okazała się kompletną katastrofą. Prezydent kroczył w towarzystwie swojej świty pustą ulicą, z której ochrona usunęła wszystkich gapiów, i machał do tłumu odgrodzonego szczelnym kordonem. Kiedy wrócił do Moskwy, Małaszenko i Czubajs pokazali mu dwa zdjęcia. Jedno przedstawiało Jelcyna w 1991 roku jako prawdziwego wodza narodu w otoczeniu rozentuzjazmowanego tłumu. Drugie zrobiono podczas wizyty w Krasnodarze. Wyglądał na nim jak radziecki dyrektor. Jelcyn zrozumiał, o co chodzi. Inscenizowane wizyty w stylu radzieckim natychmiast się zakończyły i rzeczywiście wziął się do pracy. Wspominał Małaszenko. W ciągu kilku tygodni prezydent zrzucił prawie 10 kilo i przestał pić. Odzyskał dawną charyzmę i ikrę, jeździł po kraju i uczestniczył w wiecach wyborczych wzorowanych na amerykańskich. Zjechał do kopalni w podbiegu Nowej Orkucie, przerażającym mieście, w którego okolicach znajdował się dawniej Gułag, a górnikom nie płacono tam od wielu miesięcy. W położonym na południu Rostowie tańczył Twista. Kołysząc biodrami i machając ramionami w nieznośnym upale, ubrany w śnieżnobiałą, świeżo wypracowaną koszulę. W ciągu trwającej trzy miesiące kampanii wyborczej odwiedził 26 obwodów położonych w dziewięciu strefach czasowych. Główna strategia kampanii Jelcyna opierała się na mobilizacji głosów antykomunistycznych i przedstawianiu wyborów jako ostatecznej. Decydującej bitwy między komunistycznym reżimem radzieckim a antyradzieckimi i demokratycznymi reformami. Rola mediów polegała na zarządzaniu strachem przed powrotem komunizmu. To zagrożenie było nieco wyolbrzymione, tym bardziej, że komuniści nie podejmowali desperackich prób odzyskania władzy w kraju, ale doskonale mobilizowało elektorat Jelcyna. Ton kampanii najlepiej ilustrowała agitacyjno-propagandowa broszura zatytułowana Nie daj Bok. Wydawana przez Władimira Jakowlewa, założyciela Santa, drukowana w dziesięciu milionach egzemplarzy, a następnie rozdawana na prowincji. Treść broszury grała na powszechnych rękach i wspomnieniu pustych półek oraz długich kolejek. Porównywano w nim Nowa do Hitlera, ukazały się też wywiady ze znanymi artystami, którzy mówili o strachu przed rozlewem krwi i ruiną, do których doprowadziłoby zwycięstwo komunistów. Budżet gazety i źródło jej finansowania pozostawały pilnie strzeżoną tajemnicą, jednak prasy używano jako lekkiego oręża, telewizja natomiast uchodziła za ciężką artylerię. Chcąc zmobilizować młodych wyborców, którzy zwykle nie głosowali, sztapiercyna wymyślił slogan „Głosuj albo trać, oparty na haśle Billa Clintona „Wybieraj albo trać. To, co mogli stracić wyborcy, ilustrowały filmy wideo i animacje. Jeśli Twoja lodówka jest pusta, wszystkie kanały telewizyjne emitują ten sam program, a Ty dostajesz tylko jedną gazetę, to znaczy, że szczęśliwe jutro już nadeszło, alarmował głos Sofu w jednej z takich kreskówek. Głosuj sercem radził inny slogan, skierowany do starszych obywateli. Spoty wyborcze z melancholijną muzyką pokazywały zwykłych Rosjan i Rosjanki, — Którzy ze spokojem opowiadali o swoich doświadczeniach z czasów komunistycznych, o represjach i przymusowej kolektywizacji, o tym, jak bardzo nie chcieli powrotu er radzieckiej i jak bardzo liczyli na Jelcyna. Jeżeli komuniści dojdą do władzy, odbiorą mi ziemię, tak jak to już wcześniej robili, mówił rosyjski chłop. Niech Jelcyn dokończy wszystkie dobre rzeczy, które rozpoczął, zaklinała kobieta w chustce. Kampania prezydenta odwoływała się do wrażliwości i najlepszych instynktów narodu rosyjskiego, niezależnie od partykularnych motywacji. Na początku media skupiły się na przedstawieniu wspaniałej kariery politycznej Jelcyna, później zaś dokładnie śledzono jego kampanię wyborczą. Pokazywano go podczas wizyty w starym mieście Jarosław, gdzie obiecywał jego mierzącym się z biedą mieszkańcom, że da im wszystko i niczego nie odbierze. Pokazywano go w świeżo odbudowanym soborze Chrystusa zbawiciela w pobliżu Kremla, wysadzonym w powietrze przez komunistów i odrestaurowanym przez Jelcyna. Gennady Ziuganowa, komunistę i głównego rywala, prezentowano tylko podczas rozmów z oligarchami w Davos i w międzynarodowych strefach VIP na lotniskach. Krytyczka telewizyjna Irina Piotrowska ubolewała nad metamorfozą, którą przeszła NTW, NTW, mój smutek. Mój ból. Gdzie się podziały jej obiektywizm i jej bezstronność? Gdzie się podziała europejska poprawność? Jewgeni Kisielow przypominał w manierach i tonie komentatorów politycznych Z, Radzieckiej, Telewizji Centralnej. Piotrowska przewidywała przyszłe zdarzenia na tyle trafnie, że zadała kluczowe w tych burzliwych czasach pytanie, jeśli uda im się doprowadzić do reelekcji wielcyna. To czy telewizja zdoła powrócić do reguł demokratycznych? Czy nowa, stara, władza na to pozwoli? Czy może chwilowy romans z mediami przekształci się w obowiązkowy podziw? Choć część mediów traktowała kampanię Ircyna wyłącznie jako źródło zysku, uczestniczący w niej dziennikarze robili to najczęściej dlatego, że mieli zbyt wiele do stracenia. Powrót komunistów i triumf klanu Korżakowa oznaczałby koniec wolnych mediów i specjalnego statusu, jakim się cieszyły w Jelcynowskiej Rosji. Kisielow mówił, owszem, byliśmy nieobiektywni, ale szczerze wierzyliśmy, i do dziś wierzymy, że zwycięstwo Jelcyna uratuje kraj. Zuganow by go jeszcze bardziej zniszczył. Po prostu się broniliśmy. Kiedy płonie dom, nie martwisz się o to, że zniszczysz książki i dywany polewając je wodą. W porównaniu ze standardami wyznaczonymi przez NTW w poprzednich latach, kampanie Jelcyna przedstawiano w bardzo stronniczy sposób. W porównaniu do standardów obowiązujących w ściśle propagandowej rosyjskiej telewizji końca pierwszej dekady XXI wieku o Jelcynie mówiono z zadziwiającą powściągliwością i dystansem. Przede wszystkim jednak Małaszenko i jego dziennikarze nie walczyli o Jelcyna jako takiego. Tylko o prezydenta, który położy kres wojnie w Czeczenii, dokończy rozpoczęte reformy i zbliży Rosję do zachodu. NTW kontynuowała swoje niezwykle krytyczne relacje z Czeczenii. Ilekroć pojawiał się jakiś materiał na ten temat, na Kremlu patrzono na mnie jak na zdrajcę. Wspominał Małaszenko. Ale ja ciągle im powtarzałem, jeżeli chcecie wyglądać inaczej na ekranie telewizora, podejmijcie realne działania zamiast fałszować zdjęcia. 31 marca 1996 roku Jelcyn ogłosił w telewizji, że jest gotów na rozmowy pokojowe, obiecał też polityczne rozwiązanie kryzysu. Kilka tygodni później, 21 kwietnia, rosyjska rakieta zabiła Dudajewa, a rosyjski prezydent poleciał do Czeczenii, żeby podziękować żołnierzom za ich służbę. Pokój w Czeczenii został przywrócony, oznajmił Jelcyn, przyznając tym samym że armia nie zdołała stłumić powstania. Przyciskając kartkę i długopis do ściany transportera opancerzonego, teatralnym gestem podpisał rozkaz wycofania żołnierzy. Badania opinii publicznej wskazywały, że notowania prezydenta konsekwentnie rosną, natomiast Żyuganow stopniowo traci poparcie. Prezydent zdecydowanie wyprzedzał przeciwnika w Moskwie, Petersburgu i innych dużych miastach. Popierali go ludzie wykształceni, Dobrze zarabiający i młodzi, tworzący jednocześnie główną grupę odbiorców MTW, to byli ci, którzy martwili się o przyszłość, nie o przeszłość. Pod koniec wiosny 1996 roku zespół Małaszenki niewątpliwie wygrywał na Kremlu z grupą Korżakowa. Wieczorem, w przeddzień pierwszej tury wyborów, Kisielow opublikował artykuł w tygodniku publicystycznym Itogi. Odpowiedniku programu telewizyjnego o tym samym tytule, również należącym do medialnego Imperium Gusińskiego. Jelcyn zwycięży, mimo haniebnego faktu, że prezydencki ochroniarz, były major KGB, stał się człowiekiem numer dwa w państwie. Korżakow i jego ludzie nigdy nie zapomną, kto zepchnął ich na boczny tor. Nigdy tego nie wybaczą. Nie zapomną nam, dziennikarzom. Sposobu, w jaki relacjonowaliśmy tę kampanię. 16 czerwca, w pierwszej turze wyborów, Jelcyn zdobył 35% głosów, a Zuganow, 32%. Kolejnych 15% zgarnął Aleksandr Lebiet, charyzmatyczny generał o chropowatym głosie, sparring partner wypromowany przez sztab Jelcyna po to, by odebrać komunistom część głosów. Zakładano. Że w drugiej turze głosy Libiedia przejdą na Jelcyna. Kilka dni później wybuchła otwarta wojna między grupą Małaszenki i Czubajsa a grupą Korżakowa. Ludzie ochroniarze aresztowali dwóch współpracowników Czubajsa, którzy wynosili z Białego Domu skrzynkę z 500 tysiącami dolarów w gotówce. Pieniądze pochodziły z Ministerstwa Finansów i miały być wykorzystane do opłacania kampanii wyborczej Jelcyna, w tym do publikowania broszury Nie Daje Bok. Szef ochrony o tym wiedział, bo to on miał zabezpieczać transport pieniędzy, ale zamiast tego postanowił zastawić pułapkę. Założył, że gdy niechętny korupcji Jelcyna dowie się o skrzynce pełnej gotówki, natychmiast zwolni Czubajsa i jego ludzi. Kiedy sprawa wyszła na jaw, Gusiński, Małaszenko i Czubajs przebywali właśnie w urządzonym z przepychem domu przyjęć Bierjezowskiego w centrum Moskwy. Wpadli w szał. Nie mieli wątpliwości, że Korżakow zastawił pułapkę, by udaremnić Jelcynowi zwycięstwo w drugiej turze i odzyskać nad nim kontrolę. Podczas gdy Czubajs bezskutecznie usiłował wyrwać prezydenta z łóżka w środku nocy, a Bierjezowski wzywał przez telefon Tatianę Diaczenko. Małaszenko mobilizował swoich dziennikarzy. Zadzwonił do Kisielowa, przekazał mu wszystkie nowiny i poprosił, żeby ten natychmiast wszedł na antenę. O drugiej nad ranem MTW przerwała nocną transmisję i podała pilny komunikat. Kisielow poinformował widzów, że kraj znalazł się na skraju politycznej katastrofy i że Korżakow, Barsukow i Soskowiec podjęli próbę przeprowadzenia puczu. Godzinę później lebie to obwieścił na antenie, że jakiekolwiek bunty zostaną z całą stanowczością stłumione. Telewizja nazwała szefów ochrony Jelcyna zdrajcami, choć pozostawali na stanowiskach. Dwie godziny później Korzakow doprowadził do uwolnienia dwóch zatrzymanych z pieniędzmi mężczyzn. Rano Czubajs spotkał się z Jelcynem i poinformował go, że szef ochrony naraził kampanię, by bronić własną pozycję. Czubajs pokazał też prezydentowi list z pogróżkami przesłany Kisielowowi przez Korżakowa kilka dni wcześniej. Nazywał w nim Kisielowa kolegą, dając do zrozumienia, że łączą ich związki z KGB, skąd taka pogarda dla naszego zawodu, kolego. Bądźcie rozważni. Do listu została dołączona kopia artykułu Kisielowa i faksymile pierwszej strony teczki KGB ze zdjęciem i pseudonimem Kisielowa Aleksiejew co identyfikowało go jako agenta. List został podpisany w wojskowym stylu, na mój honor, Aleksandr Korżakow. On nie ma honoru, wymamrotał Jelcyn, a następnie sięgnął po telefon, wybrał numer i poinformował Korżakowa, że jest zwolniony. Pierwsza tura wyborów potwierdziła skuteczność Małaszenki i Czubajsa, ostatecznie utwierdzając Jelcyna w przekonaniu, że nie potrzebuje już swojego ochroniarza. Szamotanina i wysiłek związane z kampanią odcisnęły na prezydencie piętno, bo niecałe dwa tygodnie przed drugą turą doznał piątego ataku serca. Tamtego dnia miał nagrać ostatnią przed wyborami odezwę do narodu, jednak zabrakło mu siły, by to zrobić. Rodzina prezydenta utrzymywała stan jego zdrowia w tajemnicy nawet przed członkami sztabu. Po kilku dniach Małaszenko zdecydował, że nie będzie dłużej zwlekał z nagraniem. Zrozumiał, że Jelcyn jest zbyt słaby, aby jechać na Kreml, i że nagranie musi zostać zrealizowane w jego wiejskiej rezydencji. Żeby jednak wszystko wyglądało tak, jakby prezydent przemawiał z Kremla, Małaszenko kazał przetransportować na wieś meble i błazerię z jego gabinetu. Kiedy dotarł na nagranie, Jelcyn siedział przy stole, a za plecami miał kremlowską blazerię. Patrzył prosto przed siebie, Miał nieruchomą twarz i wyglądał, jakby nie mógł się ruszyć. Obok niego siedział Czernomyrdin, ale prezydent zdawał się go nie zauważać. Jelcyn całą energię wkładał w to, żeby nie upaść. Wspomina Małaszenko. Mówił powoli i chwilami niezrozumiale. Zapominał słów i nie kończył zdań. Trudno się na to patrzyło. Taśma musiała zostać spreparowana, wyretuszowana i zmontowana żeby Jelcyn nie wydawał się tak drewniany i sztywny. Rzeczywistość nie była czymś, co działo się w prawdziwym życiu, tylko tym, co pokazywała telewizja i co mogło zostać w każdej chwili zmontowane lub poprawione. Pozwoliło to przekształcić autentyczną postać historyczną w bohatera telewizyjnego. Małaszenko mówił: "Wolałbym, żeby prezydentem Rosji został trup Jelcyna niż Zuganow. Choć nigdy nie powiedział swoim dziennikarzom o tym, co spotkało Jelcyna, po Moskwie natychmiast zaczęły krążyć pogłoski o ataku serca, a nawet w lewie. Dziennikarze zdawali sobie sprawę, że Jelcyn jest poważnie chory, a mimo to o jego zdrowiu nie wspomniano w żadnym kanale telewizyjnym, włącznie SenTV. 3 lipca, w dniu, w którym odbywała się druga tura. Jelcyn pojawił się w lokalu wyborczym w pobliżu swej wiejskiej rezydencji i z trudem zdołał wrzucić kartę wyborczą do urny. Dwaj stojący za jego plecami lekarze w białych kitlach zostali wymazani z materiału filmowego. Wygrał, zdobywając 53,8% głosów i osiągając wynik, jaki jeszcze kilka miesięcy temu wydawał się niemożliwy. Uroczyste wprowadzenie Jelcyna na urząd odbyło się kilka tygodni później i trwało zaskakująco krótko, ponieważ prezydent ostatkiem sił trzymał się na nogach. Zdołał przejść kilka kroków w kierunku mikrofonu i wypowiedział w sumie 33 słowa. Nie dało się w żaden sposób ukryć, że ledwo żył. Główna koncepcja pokonania komunistów przy urnach wyborczych, nie zaś przemocą choć przyświecały jej szlachetne intencje i ostatecznie się sprawdziła. Nie zmieniła faktu, że siłą polityczną stojącą za zwycięstwem Jelcyna nie była szeroka koalicja sił i partii demokratycznych, tylko wąski sojusz oligarchów i ludzi mediów. Prawdziwie demokratyczny ruch, który zapewnił Jelcynowi władzę w 1991 roku, na dobrą sprawę przestał istnieć. Główne partie demokratyczne w tym demokratyczny wybór Rosji, na którego czele stał jego R Gajdar, osłabły i odgrywały w najlepszym razie rolę chóru, nie zaś głównego bohatera dramatu 1996 roku. Jak napisał Gajdar, w obliczu wyboru ziółganów kontra Jelcyny, jako partia demokratyczna, po prostu musieliśmy poprzeć Jelcyna. To zwycięstwo nie było jednak triumfem demokratycznych instytucji. Rządów prawa i uczciwego prawa własności. Zatriumfowali raczej ci, którzy najwięcej zainwestowali w kampanię Jercyna i mogli najbardziej skorzystać na jego rządach, czyli oligarchowie i ludzie mediów na wysokich stanowiskach. Kirill Rogov, politolog i eseista piszący na tematy polityczne i założyciel jednego z pierwszych rosyjskich portali informacyjnych, zauważa, że kontrola nad mediami i związanymi z nimi technologiami pozwoliła oligarchom osiągnąć cel, który nie miał wiele wspólnego z dobrem publicznym. Wybory 1996 roku i prywatyzacja nomenklaturowa zrobiły z biznesmenów oligarchów, a z dziennikarzy przywódców duchowych. Gierjezowski chwalił się tym w wywiadzie udzielonym dziennikowi Financial Times, mówiąc w imieniu siedmiu bankierów, którzy zawarli pakt w Davos i postanowili doprowadzić do reelekcji Jelcyna. Zatrudniliśmy Czubajsa i zainwestowaliśmy ogromne kwoty, by zapewnić Jelcynowi wygraną. Mamy teraz prawo zajmować stanowiska w rządzie i zbierać owoce naszych wysiłków 279. W związku z chorobą prezydenta oligarchowie uważali, że to oni zaczną w rzeczywistości rządzić Rosją. Rozumowanie Bierjezowskiego cechowała zabójcza prostota, skoro jesteśmy najbogatsi, musimy też być najmądrzejsi. A skoro jesteśmy najmądrzejsi i najbogatsi, powinniśmy rządzić Rosją, uważał Czubajs. Władimir Potanin, autor programu Pożyczki za Udziały, został wicepremierem, Bierjezowskiego w ciągu kilku miesięcy mianowano zastępcą sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Podstawowym narzędziem władzy, jakim dysponowali oligarchowie, pozostawało jednak coś innego niż oficjalnie zajmowane przez nich urzędy i stanowiska, mieli w rękach media, a przede wszystkim telewizję. Wygrana Jelcyna pokazała im, że kontrola nad mediami przekłada się na władzę polityczną. Na pewnym etapie zrozumiałem, że to, co stworzyliśmy, stało się zbyt potężne i że sam zostałem w tyle, opisuje Małaszenko. Z pewnością nie miał już do czynienia z normalną telewizją, którą pierwotnie planował stworzyć. Gusiński obsypywał swoich dziennikarzy premiami i przywilejami, udzielał im darmowych kredytów, kupował mieszkania i samochody. Od początku otrzymywali wynagrodzenia zdecydowanie wyższe od stawek rynkowych i szybko stali się częścią oligarchicznego klanu. Jadali w najdroższych moskiewskich restauracjach. Kisielow który zapracował sobie na przezwisko Barin Ziemianin, król życia, dostał, podobnie jak Małaszenko i Dobrodiejew, i gasowie, zamkniętym wiejskim osiedlu zbudowanym przez Gusińskiego. Miejsce to nazywano rosyjską Szwajcarią. W czołówce programu i togi Kisielow pokonywał kolejne korytarze Kremla, na ekranie pojawiały się zdjęcia i cytaty, Thatcher, Gorbaczow, Jelcyn, Nixon. Ostatnie zdanie wypowiadał zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Duchowy obraz Rosji, mówił, podczas gdy Kisielow dumnie kroczył przez plac czerwony. Scena ta została nagrana jeszcze przed wyborami, ale po ich zakończeniu nabrała nowego znaczenia. Kisielow w swoim programie raczej wygłasza kazania, niż przekazuje informacje, napisała krytyczka Irina Piotrowska niespełna rok po wyborach. Nie przemawia nawet w imieniu świty prezydenckiej, występuje jako jeden z jej pełnoprawnych członków. I togi, zamiast pokazywać w bezstronny sposób proces polityczny, po prostu go kształtowały. Kisielow miał dostęp do niemal każdej informacji, jak jej tylko zapragnął. Zdystansowanie się od Kremla przychodziło mu z coraz większym trudem, relacjonował Małaszenko. Kisielow, dawniej komentator polityczny, stał się postacią polityczną, której notowania gazety śledziły dokładnie tak samo, jak to czyniły w przypadku innych polityków. W uznaniu za rolę, jaką Małaszenko odegrał w jego kampanii wyborczej, Jelcyn zaproponował mu stanowisko szefa gabinetu, jedno z najważniejszych na Kremlu. Dziennikarz zrobił jednak coś bezprecedensowego i odrzucił te propozycje. Czego później żałował do końca życia. Nie kierowała nim fałszywa skromność czy nawet pokora. Wręcz przeciwnie, wierzył, że kierowanie prywatną stacją telewizyjną jest zadaniem dużo ważniejszym niż stanie na straży jednej z kremlowskich wież. Udowodniła to zresztą kampania wyborcza Jelcyna. Po pokonaniu komunistów i rozbiciu grupy Korżakowa Małaszenko i Gusiński czuli się niezwyciężeni. Triumf liberalizmu w Rosji wydawał się pełny i ostateczny, niezależnie od tego, kto miał nadejść po Jelcynia. Wiele lat później Małaszenko powiedział, nie widziałem przed sobą zadania politycznego. Teraz rozumiem, że centralną kwestią w rosyjskiej historii politycznej jest kwestia sukcesji. Gdybym w 1996 roku wiedział, że sukcesja po Jelcyni określi przyszłość Rosji i kierunek. W jakim będzie zmierzał kraj, postąpiłbym pewnie inaczej. Ale w tamtym okresie nie zdawałem sobie z tego sprawy. Istniał jeszcze jeden powód, dla którego Małaszenko odmówił. Obserwował Guzińskiego i Bierjezowskiego podczas kampanii wyborczej. Walczył po ich stronie i wiedział, że gdyby przyjął propozycję Jelcyna, traktowaliby go jak swojego człowieka na Kremlu, narzędzie wpływów, nie zaś źródło władzy. Mógł pozostać panem samego siebie tylko wówczas, gdyby wypowiedział wojny oligarchom, a tego ani nie chciał, ani nie mógł zrobić. Mimo całej ich ostentacji i dyskusyjnych źródeł bogactwa postrzegał większość oligarchów, zwłaszcza Guzińskiego, jako prywatnych biznesmenów, których indywidualizm i inicjatywa mogły okazać się przeciwwagą dla władzy państwowej, cennym narzędziem kontroli. Jako skrajny indywidualista i mizantrop Małaszenko, dyrektor jednego z najważniejszych środków masowego przekazu w kraju, z dużą rezerwą traktował masy. Liberalizm i demokrację uważał za antonimy, nie zaś synonimy. Fascynowała go historia Hiszpanii i całkowicie zgadzał się z koncepcjami hiszpańskiego filozofa i eseisty Jose Ortegi Y. Gasseta, który twierdził, że demokracja nie jest gwarantem liberalizmu ani praw jednostki i że każdy kraj, zarówno demokratyczny, jak i despotyczny, usiłuje umocnić się i rozszerzyć swoją władzę, w związku z czym musi być równoważony przez alternatywne źródła władzy, które mogą zapewnić tylko prywatni potentaci. W rogu gabinetu Małaszenki-Fentewu stała prawdziwa zbroja Stoledo. A motto wyświetlane na ekranie jego komputera pochodziło od ortegi Y. gasseta te wieże zostały wzniesione po to, by chronić jednostkę przed państwem. Panowie, niech żyje wolność. Najważniejszą wieżą okazała się ta telewizyjna. Po 70 latach socjalizmu w wydaniu radzieckim feudalizm wydawał się krokiem naprzód, a oligarchowie stali się atrakcyjniejsi od tych którzy poświęcili miliony istnień ludzkich w imię budowy silnego państwa. Oligarchowie, rozsmakowani w pałacach i prywatnych armiach, byli wprost stworzeni do odgrywania roli feudalnych baronów. Jak się wkrótce okazało, Małaszenko się przeliczył. Wiara w to, że oligarchowie postanowią bronić wolności jednostki i równoważyć władzę państwa brutalnie rozbiła się o rzeczywistość. Kilka lat później oligarchowie z ostatniej dekady XX wieku umieścili na Kremlu etatystę z KGB. Tożsamości, które przyjmowali rosyjscy oligarchowie, w większości Żydzi, były zapożyczone, ale zachowywali się tak, jakby kraj należał do nich i podchodzili do reszty obywateli z pogardą i arogancją. Jako, że brakowało im perspektywy historycznej, a przede wszystkim poczucia odpowiedzialności, wykorzystywali pieniądze i władzę nie do tego, by budować instytucje i wprowadzać rządy prawa, tylko do poszerzania swoich domen i toczenia wojen ze sobą i z państwem. Moment ostatecznego zwycięstwa, które MTW Wespół z Gusińskim odniosła w 1996 roku, wyznaczał początek ich końca. Przetrwanie tego triumfu okazało się wyzwaniem większym niż doprowadzenie do niego. Wojna Bankierów Pierwsza wojna wybuchła w roku 1997, niespełna rok po wyborach i pochłonęła nie tylko oligarchów, ale też uformowany przez Jelcyna rząd złożony z młodych reformatorów. Wybory 1996 roku utwierdziły oligarchów w przekonaniu, że przyszłość należy do nich. I wkrótce zaczęli ją przekształcać w pieniądze i aktywa. W ramach rekompensaty za swoją pomoc Gusiński otrzymał pełną licencję na jeden z głównych rosyjskich kanałów, cztery kanał, który kupił za symboliczną kwotę i na niezwykle korzystnych warunkach. W efekcie NTW z eksperymentu przekształciła się w prawdziwą stację telewizyjną. Biznesmen miał jednak dużo większe ambicje postanowił mianowicie uruchomić własny kanał satelitarny, a także mieć własnego satelitę, dzięki któremu jego telewizja miała stać się wszechobecna i niezależna od państwa. Wszystko to brzmiało jak z filmów o Jamesie Bondzie. Po długotrwałym, niezmordowanym urabianiu odpowiednich osób uzyskał zgodę wojskowych, a następnie przekonał amerykański Departament Stanu do udzielenia mu błogosławieństwa. Zlecił Hukwes Space and Communications budowę satelity i uzyskał wsparcie EXIM, czyli Federalnego Amerykańskiego Banku Eksportu-Importu. Żeby sfinansować przedsięwzięcie, Gusiński sprzedał 30% udziałów w NTW Gazpromowi, rosyjskiemu monopoliście gazowemu, którym kierował Jowialny, czerwony na twarzy radziecki przemysłowiec Remwia Hirjew. Postrzegał on NTW jako ośrodek odstraszający drapieżniki w tym Bierjezowskiego, który ostrzył zęby na Gazprom. NTW była jak broń wisząca na ścianie. Gdyby ktokolwiek zaatakował Wjachiriwa, ten mógłby po nią sięgnąć, twierdzi Gusiński. Gazprom udzielił mu też na niezwykle korzystnych warunkach pożyczki w wysokości 40 milionów dolarów. Sceptycznie podchodzący do tego przedsięwzięcia Małaszenko żartem doradził szefowi, by sprywatyzował przedsiębiorstwo paliwowe albo inną firmę wykorzystującą bogactwa naturalne i finansował z niej swoje rozrywki. Gusimski miał jednak inne plany. Interesował się z Fiasinvestem, firmą telekomunikacyjną, do której należały dziesiątki regionalnych operatorów wspólnie kontrolujących 22 miliony trzeszczących linii telefonicznych. Zamierzał skonsolidować wszystkie te telekomunikacyjne aktywa w kraju i zbudować holding, który dałoby się następnie wprowadzić na nowojorską giełdę. Przed wyborami 1996 roku Gusiński był jedynym rosyjskim oligarchą, który nie uczestniczył w prywatyzacji majątku państwowego. Teraz zaś uważał, że inwest po prostu mu się należy. Media i telekomunikacja były jego domeną, inni oligarchowie, włącznie z Bierjezowskim, zachęcali go do wykonania tego kroku. Niektórzy przekonywali nawet, że powinienem dostać sfaz inwest za darmo wspominał. Wydawało się to uczciwe, inni zdobyli już swoje łupy, więc dlaczego on nie miałby pójść w ich ślady? Poczucie, że to mu się należy, dodatkowo pogłębiał fakt że przez sześć miesięcy zapraszał na wystawne obiady generałów i wysoko postawionych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Chciał, by zgodzili się dopuścić prywatnych właścicieli, włącznie z obcokrajowcami, do branży telekomunikacyjnej, mającej od czasów radzieckich znaczenie strategiczne. Ilość alkoholu, jaką musiałem z nimi wypić w ciągu tych sześciu miesięcy, poważnie uszkodziła mi wątrobę, poskarżył się Gusiński zwrócił się do Czubajsa, pełniącego urząd premiera od czasu wyborów prezydenckich 1996 roku, prosząc, by przystał na warunki aukcji. Chodziło o to, żeby w licytacji mogli brać udział obcokrajowcy i żeby nie wykorzystywano w niej majątku państwowego. Zgodziliśmy się, że będzie to uczciwa aukcja, która wyraźnie odróżni się od prywatyzacji w myśl zasady pożyczki za udziały. To był absolutny konsensus, mówił Gusiński. Poczynił jednak istotne zastrzeżenie wszyscy inni oligarchowie uczestniczący w poprzednich prywatyzacjach mieli trzymać się z daleka od swia z inwestu i pozwolić mu uczciwie wygrać aukcję, choć był przygotowany na zapłacenie niemałych pieniędzy. Gusiński stworzył konsorcjum inwestorów, w którego skład wchodzili. Inny magnat Michał Friedman, bank Credit i Safirst Boston i, co najważniejsze, hiszpańska telefonica mająca zarządzać Swias Investem. Oligarchowie założyli, że Chubais jest po ich stronie, on jednak miał własne cele polityczne. Uznał Zwias Invest za szansę na obronę swoich praw w starciu z oligarchami. Mój świat był skonstruowany w prosty sposób. Jeżeli chcesz kogoś pokonać. Musisz skonsolidować środki. W 1996 roku skonsolidowałem je wspólnie z oligarchami, występując przeciwko komunistom. Teraz jednak główne zadanie polityczne uległo zmianie. Nowym celem stali się oligarchowie. Gdyby nie chodziło o z inwest, pojawiłoby się coś innego, twierdził. Problem polegał na tym, że podczas tego ataku na oligarchów Czubajs skonsolidował środki z jednym z nich. Władimirem Potaninem, który pełnił funkcję ministra w ówczesnym rządzie, nadzorując jednocześnie finanse państwa, a w jego prywatnym banku miał konto państwowy urząd celny. Na tym koncie znajdowało się około miliarda dolarów. Kiedy ogłoszono, że aukcja 25% udziałów w Swiaz Inwestycji będzie otwarta dla wszystkich oferentów, Potanin, który odszedł z rządu niewiele wcześniej, poinformował, że zamierza w niej uczestniczyć. Wydawało mi się, że ustaliliśmy, że Potanin nie może brać udziału w aukcji. Wspominał Gusiński. Ale nagle Czubajs oznajmił, że nic takiego nie ustalaliśmy. Z perspektywy Gusińskiego doszło do złamania wcześniejszej umowy. Uznał złożoną przez Czubajsa deklarację o zorganizowaniu uczciwej aukcji albo za przykład hipokryzji, albo za część tajnego porozumienia z Potaninem. Czubajs zaburzył równowagę, pompując w potani na pieniądze, z urzędu rzędu celnego, uważa Małaszenko. Sytuację utrudniała jeszcze osobista relacja łącząca Czubajsa z Gusińskim, wyraźnie oczarowanym charyzmą ówczesnego premiera. Oligarcha poczuł się zdradzony, ale Bierjezowski natychmiast pospieszył mu na ratunek. Choć z biznesowego punktu widzenia nie interesował go Postanowił opowiedzieć się w tym konflikcie po stronie Gusińskiego. Każdą wojnę traktował jak wydarzenie pozytywne i, podobnie jak Chubais, uważał aukcję za narzędzie politycznej kontroli, wiedząc, że jej wynik określi jego status jako tego, który w Rosji rozdaje karty rządzi krajem z kulis. Konflikt o Inwest dotyczył demokracji jako takiej ponieważ żadna ze stron nie wierzyła, że zwykłym ludziom można powierzyć ważne decyzje. W ubogim kraju, takim jak Rosja, demokracja musiała zawsze prowadzić do populizmu, a ostatecznie do autorytaryzmu. Tylko rządy niewielu, dysponujących odpowiednimi środkami finansowymi i kompetencjami intelektualnymi, mogły wprowadzić kraj na właściwe tory. Jedno pytanie pozostawało bez odpowiedzi, kto znajdzie się w tej rządzącej mniejszości, Czubajs uważał, że absolutnym priorytetem jest budowa gospodarki rynkowej, dzięki której kraj stanie się bogatszy, a w dalszej kolejności powstaną odpowiednie warunki dla demokracji. Nie musiał martwić się o polityczne podstawy reform, bo to wziął na siebie Jelcy. Nasze rynkowe podejście było zupełnie nieodpowiednie do budowy demokracji. Wierzyliśmy, że gospodarka rynkowa i budowa klasy średniej same zagwarantują demokrację, twierdził. Oligarchów i prywatyzację nomenklaturową postrzegano jako zło konieczne, pozwalające uniknąć powrotu komunistów i zapewnić ciągłość reform. Licytacja inwestu miała zatem stać się krokiem w dobrą stronę. Dwa dni przed rozpoczęciem aukcji Bierjezowski Potanin i Gusiński polecieli prywatnym główstreamem tego ostatniego na południe Francji, gdzie Czubajs akurat spędzał wakacje. Poinformowali go, że doszli do porozumienia, Gusiński weźmie sfaz inwest, a Potanin przejmie kolejne przedsiębiorstwo sprzedawane przez państwo. Polityk wahał się przez chwilę, ale ostatecznie odmówił, ponieważ nie chodziło o to, kto co dostanie z prywatyzacji, tylko o to, kto będzie ustalał zasady. Bierzewski podchodził do tego w podobny sposób. Nie możesz tak po prostu uderzać w system. Doprowadzisz do wybuchu wojny, powiedział Chubaisowi. 25 lipca 1997 roku potani na pieniędzmi amerykańskiego miliardera i filantropa George'a Sorosa wygrał aukcję. Zaoferował 2 miliardy dolarów. Rekordową sumę według standardów rosyjskiej prywatyzacji, ale i tak tylko w niewielkim stopniu przebił ofertę Gusińskiego. Następnego dnia rzeczywiście wybuchła wojna, a pierwszy strzał oddał należący do Bierjezowskiego jeden kanał, a mówiąc ściśle, zrobił to Siergiej Dorenko, przystojny i bezwstydnie wręcz cyniczny, a zarazem skuteczny prezentor o głębokim, przenikliwym głosie cechujący się całkowitym brakiem skrupułów, oskarżył Potanina o próbę odprowadzania dochodów ze sfiaz inwestu. On i George Soros twierdził, to spekulanty, spekulanci i paskarze, ludzie o skandalicznej, zszarganej i wątpliwej reputacji, którzy wykorzystali korzystne warunki stworzone przez Alfreda Kocha, człowieka odpowiedzialnego za przeprowadzenie aukcji w imieniu rządu, kiedy wybuchła wojna bankierów. Zarówno Małaszenko, jak i Kisielow przebywali na wakacjach za granicą. Gusiński wezwał ich do Moskwy. Małaszenko, który nie kierował już NTW, ale nadzorował wszystkie projekty telewizyjne, włącznie z satelitarnym, zdecydowanie opowiadał się przeciw udziałowi NTW w tym przedsięwzięciu. Wspominał, wiedziałem, że Gusiński ma powody do wściekłości. Rzeczywiście go wystawili ale jednocześnie nie chciałem wypowiadać wojen, walczyć i prowadzić vendety. Uznałem, że musimy po prostu pogodzić się ze stratami i iść dalej przed siebie. Jednak Gusiński miał inny styl. Nie stał się oligarchą bez powodu i tak jak nie mógł ulec gangsterom, tak też nie mógł teraz ulec rządowi. Istniał nieformalny zakaz formułowania jakichkolwiek negatywnych opinii na temat młodych reformatorów z nowego rządu Jelcyna. Wystarczyło ten zakaz znieść, powiedział mi wiele lat później. Za pierwszy cel obrał Kocha. Wykorzystał swoje kontakty w Szwajcarii i ustalił, że Koch otrzymał zaliczkę za książkę w wysokości 100 tysięcy dolarów. Dla większości Rosjan suma ogromna, od tajemniczej szwajcarskiej firmy Serwina. Po dokładniejszym rozpoznaniu okazało się, że najprawdopodobniej ma ona związki z Potaninem. Koch musiał złożyć rezygnację. Tydzień po wybuchu wojny czubajs zaprosił oligarchów do swojego gabinetu w nadziei, że skłoni Gusińskiego i Bierjezowskiego do odstąpienia od walki. Ci, którzy nie mogli nic zyskać na aukcji, między innymi Michał Chodorkowski, zostali poproszeni o rozstrzygnięcie sporu. Orzekli, że Gusiński powinien dostać swiaz Inwest. Oligarcha zaproponował, że zapłaci dokładnie tyle, ile zaoferował potanim. Czubajs odmówił, nie zamierzał wpływać na wyniki aukcji. Niewątpliwie złamał wcześniejsze ustalenia, orzekł Chodorkowski. Musimy im przywalić rasa dobrze. Niczego nie osiągniemy, jeżeli teraz ustąpimy, powiedział Czubajs podczas rozmowy z Jelcynem. Ale nie tylko Czubajs przygotowywał się do walki, Bierjezowski i Gusiński nie zamierzali łatwo się poddawać. Gusiński, gdy spór został rozstrzygnięty na jego korzyść, postanowił uderzyć ze zdwojoną siłą. Rozgrywka stawała się coraz bardziej zacięta i prezydent zaczął się niepokoić. Ostatecznie zaprosił oligarchów na Kreml i choć wydawało się, że spotkanie okazało się owocne, napisał we wspomnieniach. Mimo wszystkich składanych wtedy zapewnień wyczułem, że ci ludzie nie są tak naprawdę moimi sojusznikami. Po spotkaniu w pomieszczeniu zapadła osobliwa cisza. Jakbym miał do czynienia z przedstawicielami innego gatunku, ludźmi z innej planety. Nie widziałem żadnej płaszczyzny kompromisu. Dwa tygodnie później Czubańs i drugi wicepremier Boris Niemcow przekonali prezydenta, by zdymisjonował Bierjezowskiego ze stanowiska zastępcy sekretarza Rady Bezpieczeństwa. Nic to jednak nie dało. Jelcyn pozbawił go tytułu ale nie odebrał mu głównego źródła władzy, jakim był jeden kanał. Kilka dni później Gusiński i Bierjezowski przypuścili kontratak, którego celem stał się Czubajs. Uderzenie okazało się tak mocne, że zachwiało całym rządem. 12 listopada 1997 roku stacja radiowa Echo Moskwy poinformowała że wicepremier i pięciu jego zastępców otrzymało po dziewięćdziesiąt tysięcy dolarów w charakterze zaliczki za książkę od wydawnictwa należącego bezpośrednio do Potanina. Te wiadomość natychmiast podchwyciły i nagłośniły zarówno NTV, jak i jeden kanał. Rząd nie musi się już martwić o swój autorytet. Stracił go ostatecznie, ogłosił patetycznie doręko nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Źródła prezentera w prokuraturze zaczęły dostarczać mu dokumenty, szczegóły przelewów bankowych i umów. Nie ulegało wątpliwości, że te rewelacje pochodzą od Gusińskiego. Z perspektywy zwykłych obywateli wydawało się jednak, że młodzi reformatorzy, którzy kierowali do oligarchów i całego narodu wzniosłe kazania na temat uczciwości i sprawiedliwej konkurencji, sami mieli niemało za uszami i spoczątkowo zbagatelizował tę sprawę i uznał oskarżenia za oszczerstwo, ale później, kiedy Jelcyn udzielił mu reprymendy, przyznał, że przyjęta przez niego zaliczka rzeczywiście była może zbyt wysoka. Kilka dni później złożył rezygnację, stracił tekę ministra finansów, choć formalnie pozostał w rządzie. Gusiński żartobliwie uzasadnił swoją decyzję, tłumacząc, że to co NTW przekazała widzom na temat skandalu wokół książki, było prawdą. Nie skłamaliśmy, nie wyssaliśmy tej historii z palca, po prostu zdecydowaliśmy się przedstawić ją na antenie. W rzeczywistości oligarchowie cynicznie wykorzystali tę sprawę, by zniszczyć Czubajsa, który przyznał później że planował uczynić z książki przykrywkę, a naprawdę chodziło o przelanie pieniędzy pozostałych po kampanii wyborczej ludziom Jelcyna w ramach premii. Nie było to ani lepsze, ani gorsze od skandalu związanego z przenoszeniem pieniędzy w skrzynce, o czym wiedzieli zarówno Gusiński, jak i Bierjezowski. Inną osobą, która miała dostęp do tej informacji, ale jednocześnie stała się obiektem ataku oligarchów, okazał się Boris Niemcow. Ten młody, inteligentny, charyzmatyczny reformator wiosną 1997 roku przeprowadził się do Moskwy z Niżnego Nowogrodu, starego rosyjskiego ośrodka handlowego nad Wołgą, w którym przez pewien czas był gubernatorem. Jelcyn szykował Niemcowa, fizyka cechującego się ogromnym urokiem osobistym, mężczyznę mocnej postury, skręconymi czarnymi włosami, na swojego następcę. Niemców pod wieloma względami ucieleśniał zrodzone w dobie pierestrojki marzenie o Rosji jako liberalnym, zorientowanym na zachód kraju, na którego czele staliby pełni energii, dobrze wykształceni, porządni ludzie. Jelcyn poznał go w 1990 roku, kiedy 31-letni wówczas demokrata został deputowanym do pierwszego parlamentu Federacji Rosyjskiej. Ten młody polityk odrzucił ideologię komunistyczną nie ze względu na komunizm, lecz dlatego, że nad ideologię przedkładał wartości i idee. Stał u Boku Jelcyna w sierpniu 1991 i październiku 1993 roku, choć odniósł się krytycznie do jego decyzji o rozwiązaniu parlamentu. Prezydent przedstawiał Niemcowa jako swojego następcę wielu światowym liderom między innymi Billowi Clintonowi i Margaret Thatcher. Z Chubajsem byli wicepremierami i sercem rządu młodych reformatorów, którzy po pokonaniu komunistów w 1996 roku mieli wreszcie wprowadzić kraj na drogę reform. Niemco Fłosa miał optymizm lat 90., okresu, w którym wszystko wydawało się możliwe, o ile dysponowało się odpowiednią energią i inteligencją, a on miał jedno i drugie. W przeciwieństwie do większości przedstawicieli swojego pokolenia umiał odróżnić dobro od zła. Wiedział, że kradzież, zdrada i zabójstwo to zło, a intelekt, miłość i życie to dobro. Spośród ludzi, którzy znaleźli się w rządzie, Niemcow był z pewnością najuczciwszy, nieskalany relacjami z oligarchami. To właśnie on stworzył zresztą termin oligarchowie i usiłował walczyć z tym groźnym dla rosyjskiej demokracji zjawiskiem. W styczniu 1998 roku zorganizował debatę przyszłość Rosji, oligarchia czy wolność. Powiedział mi: Miałem określoną wizję normalnej, europejskiej Rosji, a oligarchowie do tej wizji nie pasowali. Sprywatyzowali większość państwowych instytucji, włącznie z milicją służbami bezpieczeństwa i sądami. W pierwszej kolejności uznałem zatem, że powinniśmy doprowadzić do renacjonalizacji państwa, odebrać im specjalne wejściówki na Kreml i niebieskie migocące światełka, które pozwalały łamać przepisy ruchu drogowego, a także rozwiązać system banków wyprowadzających publiczne pieniądze. Prywatyzacja swia z inwestu miała ugruntować niezależność Niemcowa od oligarchów i uczynić z niej jego polityczny kapitał. Oligarchowie nie pasowali do jego wizji Rosji, ale on również był dla nich niewygodny. Choć nie miał nic wspólnego ze skandalem związanym z zaliczką za książkę, stał się łatwym celem. Żeby w niego uderzyć, Dorenko zatrudnił prostytutki, którym w zamian za skromne wynagrodzenie w wysokości około 200 dolarów kazał zeznać, że młody polityk nie zapłacił za ich usługi. Jestem telewizyjnym, zabójcą, a oni podpisali na Ciebie wyrok, miał powiedzieć w rozmowie z Niemcowym kilka lat później, kiedy wpadli na siebie na lotnisku. Dorenko twierdzi, że taśmę z prostytutkami po prostu dostał i nie zweryfikował jej autentyczności. NTW skwapliwie wykorzystywała każdą gafę popełnianą przez Niemcowa, dokładnie relacjonowano na przykład jego pojawienie się w luźnych spodniach z jasnej bawełny na uroczystym powitaniu prezydenta Azerbejdżanu. Kisielow bacznie śledził notowania Niemcowa, które usilnie starał się obniżać do czasu, aż spadły do poziomu jednocyfrowego. Z radością przekreślił wtedy zdjęcie polityka, a następnie wyrzucił je do kosza. Analizowanie notowań rok po wyborach prezydenckich wydawało się całkowicie absurdalne, ale jak sarkastycznie napisał w tamtym okresie Maxim Sokołow, kanały telewizyjne karmiły się kampaniami wyborczymi tak, jak holdingi wojskowo-przemysłowe karmią się wojną. Konflikt zbrojny gwarantuje zapotrzebowanie na broń. Kampanie wyborcze generują analogiczne zapotrzebowanie na broń przyjmującą w tym przypadku postać informacji. Poprzez nieustanne podkręcanie tematu notowań i sondaży NTW przypominała politykom o swojej potędze. Te rewelacje miały jednego adresata Jelcyna. Chodziło o skłonienie go do rozwiązania rządu młodych reformatorów, nikt jednak nie zastanawiał się, kto mógłby ich zastąpić. Prezydent poważnie potraktował atak przeprowadzony przez NTW na swoich ludzi. Kilka tygodni po aukcji Swiaz Inwestu wezwał Niemcowa do swojego gabinetu. — Mam już dość ciągłego stawania w Twojej obronie, powiedział. Polityk pozostał w rządzie jeszcze przez rok, ale jego pozycja słabła i ostatecznie podał się do dymisji. To, co zaczęło się jako wojna bankierów, przekształciło się w poważny kryzys polityczny. Chubajs słusznie porównywał skandal wywołany przez telewizję w 1997 roku do wybuchu bomby atomowej. Okazało się, że N w nazwie NTW nie pochodzi od słowa normalna ja ani nie ja, tylko nuklearna. W wojnie bankierów nikt nie odniósł zwycięstwa, niczym bomba zniszczyła ona wszystko, co znalazło się w jej zasięgu i doprowadziła do skażenia utrzymującego się jeszcze przez wiele lat. Jak na ironię. Oligarchowie, którzy stanęli po stronie Jelcyna w walce z komunistami i nacjonalistami, zdołali dokonać tego, co nie udało się parlamentowi w 1993 roku, czyli doprowadzili do rozpadu rządu liberalnych reformatorów i zdyskredytowania idei wolnych mediów. A jednak, w przeciwieństwie do 1993 i 1996 roku, Wojna informacyjna z 1997 roku nie opierała się na żadnej ideologii czy planie dotyczącym przyszłości kraju. Skaziła jednak telewizję, przede wszystkim MTV. Potentaci medialni nie zachowali się jak elita, za którą się uważali, tylko jak drobni spekulanci dysponujący potężną bronią. Ubierali się i mówili jak przystało na zwesternizowane sfery wyższe. Posyłali dzieci do szkół na Zachodzie, ale brakowało im kluczowego atrybutu elit, poczucia historycznej odpowiedzialności za ojczyznę. Postępowali jak karykatury kapitalistów ze starych radzieckich gazet. Choć pomogli Jelcynowi wygrać w 1996 roku, nie wykorzystali swojej szansy i w żaden sposób nie przyłożyli się do naprawy państwa. Nie obchodziło ich ani dobro publiczne, ani warunki życia współobywateli. Nie sprostaliśmy historycznemu zadaniu, przed którym stanęliśmy, przyznał Małaszenko. To samo można było, niestety, powiedzieć o Czubajsie. Oligarchowie zachłysnęli się bogactwem i władzą. Nie zdali sobie sprawy, że niszcząc Czubajsa i Niemcowa, niszczą własną przyszłość, a także przyszłość kraju. Arogancja i ciasnota umysłów, cechujące obie strony konfliktu, pokonały zdrowy rozsądek. Na ironię zakrawa, że to, o co oligarchowie tak zawzięcie walczyli, ostatecznie okazało się bezwartościowe. Rząd sprzedał 25% sfiaz inwestu, ale nie zdecydował się na dalszą prywatyzację i potanin nigdy nie uzyskał pełnej kontroli nad firmą. George Soros opisał to przedsięwzięcie jako najgorszą inwestycję swojego życia. Wybuch wojny bankierów zbiegł się z innym dramatycznym wydarzeniem, które uderzyło w NTW i miało długofalowy wpływ na prowadzoną w Rosji narrację. 10 maja 1997 roku Jelena Masiuk, nieustraszona reporterka wojenna Została porwana wraz z dwoma członkami swojej ekipy w Czeczenii, która uzyskała de facto niepodległość i możliwość przeprowadzenia własnych wyborów prezydenckich na mocy Traktatu Pokojowego z 1996 roku. Traktat ten miał zwiększyć szansę Jelcyna na reelekcję. Nowy prezydent Czeczenii, Asłan Maschadov, umiarkowany i nieudolny były wojskowy, z trudem kontrolował swoich komendantów polowych. Czeczenia przekształciła się w czarną dziurę, która wsysała pieniądze przekazywane przez Kreml, odprowadzała ropę z rurociągu biegnącego przez jej terytorium i dla okupu porywała dziennikarzy oraz pracowników organizacji humanitarnych. Masiuk nie była pierwszą reporterką porywaną w Czeczeniu, ale spośród wszystkich rosyjskich dziennikarzy telewizyjnych podchodziła do sprawy czeczeńskiej niepodległości z największym zrozumieniem i życzliwością. Miała też najłatwiejszy dostęp do dowódców polowych, w tym do Szamila Basajewa. W 1995 roku, kilka dni po przeprowadzonym przez niego ataku na szpital w Budjonowsku, Kreml zaczął twierdzić, że komendant, który na mocy porozumienia zawartego z władzami rosyjskimi wrócił do Czeczenii, zdecydował się na wyjazd za granicę. Masiuk zdołała odnaleźć nagranie wideo z udzielonym przez niego wywiadem, ośmieszając w ten sposób rosyjskie służby bezpieczeństwa. Relacje, w których w dużej mierze przyjmowała czeczeński punkt widzenia, przekraczały granice obiektywizmu. Małaszenko w zasadzie zakazał jej wyjazdów do Czeczenii. Mimo to Oleg Dobrodziew zdecydował się zlecić jej przeprowadzenie wywiadu z jednym z komendantów polowych, który wziął odpowiedzialność za wybuch na stacji kolejowej kilka dni wcześniej. W lipcu 1997 roku, kiedy MTW rozpaczliwie próbowała doprowadzić do uwolnienia swoich dziennikarzy, Jelcyn zorganizował kolację dla pracowników swojego sztabu wyborczego. Mówił o ogromnych sukcesach odniesionych w minionym roku, zarówno w sferze gospodarki, jak i w kwestii pokoju w Czeczenii. Mimo tego wymuszonego optymizmu, prezydent z trudem skrywał dręczący go niepokój. Nagle Małaszenko poprosił o możliwość zabrania głosu. Poinformował, że sytuacja w Czeczenii bynajmniej nie przedstawia się tak dobrze i że prędzej czy później Rosja stanie przed wyborem, rozpocząć kolejną wojnę albo skapitulować. I że rząd nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa własnym obywatelom. Mówił przez 10 czy 15 minut. Nie wiem, co mnie opętało. Po prostu to z siebie wyrzuciłem. Oczywiście źle postąpiłem, nie należy przemawiać tak długo i w takim tonie w obecności prezydenta. Po tym monologu przy stole zapadła cisza. Jelcyn się nie odzywał. Jadł w milczeniu. Po dłuższej chwili znowu zaczął mówić o tym, że sytuacja w kraju się poprawia, a pensje i emerytury wypłacane są w terminie. Kiedy prezydent skończył, głos ponownie zabrał Małaszenko, wybaczcie mi, Borysie Nikołajewiczu, ale poruszyłem właśnie niezwykle ważny dla mnie temat. Możecie się ze mną nie zgadzać albo zarzucić mi, że się mylę, ale nie możecie go tak po prostu ignorować. Jelcyn pobladł. Nagle przypomniałem sobie, jak na studiach tłumaczono nam, dlaczego niedźwiedź jest tak niebezpieczny. Wynika to z tego, że ma słabe mięśnie pyska i wygląda, jakby się wiecznie uśmiechał. Nigdy nie wiadomo, kiedy wpadnie w szał, ale kiedy to się już stanie, zwykle jest za późno. Ledwo zachowując panowanie nad sobą, prezydent zwrócił się do Małaszenki, ja mówię, wy mówicie. Ale nie będziemy prowadzili dyskusji. Reszta kolacji upłynęła w ciszy. Wszyscy mieli wzrok utkwiony w talerzach. Wkrótce Gusiński za pośrednictwem swego biznesowego partnera Bieryzowskiego zapłacił okup w wysokości 1,5 miliona dolarów i 17 sierpnia 1997 roku, po trzech miesiącach spędzonych w Niewoli, Masiuk została uwolniona, co zbiegło się z wizytą Asłana Maschadowa w Moskwie. Dwa dni później Małaszenko, Dobrodijew i Kisielow zorganizowali konferencję prasową w hotelu Sławianka, gdzie NTW zwykle urządzała swoje urodziny. Małaszenko ogłosił, że telewizja zapłaciła okup i wskazał palcem na Maschadowa oraz przedstawicieli jego rządu. Mamy wszelkie powody, by przypuszczać, że Maschadow doskonale zdaje sobie sprawę z biznesu, jakim są porwania, do których dochodzi w Czeczenii. Niejednokrotnie dopuszczają się ich jego podwładni, w tym wiceprezydent Vacha Arsanov. A po krótkiej przerwie dodał, nie wiem czy Jelcen miał świadomość, że kiedy spotkał się z Maschadowem, rozmawiał z naczelnym porywaczem. Jestem przekonany, że tylko porywacz mógł zadbać o to, by jego wizyta w Moskwie zbiegła się z uwolnieniem dziennikarki. Na koniec oznajmił, że państwo nie wywiązuje się ze swoich konstytucyjnych obowiązków i nie broni własnych obywateli. Masiuko powiedziała o czasie, który spędziła w niewoli. Strzeżona przez odurzających się narkotykami Czeczenów. Z wściekłością oznajmiła czasem chcieliśmy ich pozabijać. Zdarzały się sytuacje, w których mogliśmy po prostu wyciągnąć rękę, sięgnąć po broń i pociągnąć za spust. Dziś reporterzy nie mają w Czeczeni nic do roboty. Niech siedzą tam sami, bez dziennikarzy. Nie oceniam całego narodu czeczeńskiego, ale są tam ludzie, których nienawidzę. Następnego dnia po konferencji Jelcyn publicznie odpowiedział na zarzuty. Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ogłosił, że w Czeczeni trwa proces pokojowy i że ludzie niedoinformowani, tacy jak Małaszenko, którzy nie mają pojęcia o bieżącej sytuacji, usiłują zaciemnić obraz. Prezydent desperacko pragnął zamknąć sprawę Czeczenii i dlatego wpadł w furię, kiedy Małaszenko usiłował poruszyć ten temat. Rozmowy z Maschadowem, nawet jeśli uchodził one za słabego przywódcę, były jedyną alternatywą dla wojny, za którą NTW piętnowała prezydenta. Po agresywnych komentarzach Jelcyna Bierzjzowski postanowił pocieszyć Małaszenkę. Nie martw się, Igorze, oznajmił. Teraz, po sprawie Masiuk, możemy zrobić z Czeczenią, co tylko chcemy. Nikt nie podżegał do nienawiści wobec Czeczenów i nie krytykował Jelcyna za porozumienie z Maschadowem bardziej niż jeden kanał Bierjezowskiego, gdzie co tydzień emitowano program Aleksandra Niewzorowa Dni. Tytuł odwoływał się do ultranacjonalistycznej gazety Prochanowa Dzień. Latem 1996 roku w programie Niewzorowa pokazano spadochroniarzy wymachujących uszami czeczeńskich bojowników. Wspomniano też o krzyżowaniu rosyjskich żołnierzy. W 1997 roku te poruszające obrazy prezentowano z coraz większą śmiałością. Niedługo po uwolnieniu Masiłkę, TV i jeden kanał pokazały drastyczne materiały z publicznych egzekucji ludzi skazanych w Czeczeniu na mocy szariatu. Teraz widzicie Państwo, jak dwaj skazańcy są prowadzeni do ściany pokrytej czarnym płótnem, tłumaczyła spokojnie ładna prezenterka. Egzekucja odbędzie się zgodnie z tradycją kultywowaną w niektórych krajach Wschodu. Sceny rozstrzelania obie telewizje pokazały w swoich głównych serwisach. Taka narracja nie miała nic wspólnego z obiektywnym relacjonowaniem konfliktu zbrojnego materiały te, zamiast informować, powstały raczej, by wywołać obrzydzenie i oburzenie. Zbiegnięcie się w czasie dwóch wydarzeń, rozbicia rządu młodych reformatorów i zmiany podejścia społeczeństwa rosyjskiego do wojny w Czeczenii uniemożliwiło jakąkolwiek stabilizację sytuacji wewnętrznej. Stabilność była jednak ostatnią rzeczą, jakiej potrzebowała telewizja. Brak stabilności pozwalał jej wywierać wpływ na odbiorców i skupiać ich uwagę. Szybko zmieniające się na ekranach telewizyjnych twarze polityków sprawiały, że widzowie się nie nudzili, a politykę prezentowano według zasad konsumpcjonizmu jednego dnia smakiem miesiąca był lebiec, na Nazajutrz zastępował go ktoś inny. Taki właśnie los spotkał Niemcowa. Rok 1997 miał zwiastować narodziny nowego państwa. Jednak historia potoczyła się inaczej, a problem polegał nie tylko na strategii przyjętej przez media czy postawie elit. Podstawowym problemem był brak nowego projektu, który zjednoczyłby kraj. Groźba powrotu komunizmu, która pomogła zwolennikom Jelcyna skonsolidować elektorat, została wykorzystana w wyborach 1996 roku. Liderom komunistów bardziej zależało teraz na wyciągnięciu korzyści z poczucia zagrożenia, jakie wzbudzali, niż na realizacji swoich postulatów. Zniknięcie widma komunizmu obnażyło brak szerszej strategii. Nikt w Rosji nie wiedział, jaki obrać kierunek, nikt nie identyfikował się z prawdziwą tożsamością czy historią, i nikogo te kwestie nie obchodziły. Stare piosenki o ważnych sprawach. Zgodnie z postkomunistyczną rosyjską konstytucją państwo nie mogło narzucać jakiejkolwiek ideologii. A jednak po wyborach 1996 roku nie dało się nie zauważyć próżni powstałej z braku spajającej naród idei. Najbliżsi współpracownicy Jelcyna mieli znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka narodowa idea lub ideologia jest dla Rosji najważniejsza. Komiersant pisał w 1997 roku: poszukiwanie narodowej ideologii stało się dla Kremla i BFX. To zrozumiałe. Podczas wyborów w 2000 roku nie da się przyciągnąć wyborców hasłami: głosujcie albo będzie gorzej. Muglisty do tej pory cel rządzących naszym wielkim, pogrążonym w chaosie krajem, określenia narodowej idei, zaczyna przyjmować realny kształt. W tym dążeniu nie ma nic nagannego. Każdy obywatel powitałby chętnie pozytywną, jasną i prawdziwie narodową ideę jednoczącą cały kraj. Ale w oświeconym państwie taka idea nie jest artykułem pierwszej potrzeby wręcz przeciwnie, to luksus i byłoby miło, gdybyśmy mogli sobie na niego pozwolić. Utworzono specjalną grupę i opublikowano nawet broszurę na ten temat, niewiele to jednak dało. Sposób prowadzenia poszukiwań przybierał nieco komiczną formę, kiedy Jelcyn, niczym car z rosyjskiej baśni, rozkazał Idźcie, nie wiem dokąd i zdobądźcie, nie wiem co. Jedyną ideą wchodzącą w tym przypadku w grę była idea nacjonalistyczna, ale prezydent wyobrażał sobie przyszłą Rosję jako demokrację w stylu zachodnim i nie zdecydował się pójść w kierunku nacjonalizmu. Brak nowego, dużego projektu przekładał się też na brak jakiegokolwiek spójnego stylu. Media zwróciły się zatem ku historii, tyle że nie traktowały jej jako pola poważnych badań, lecz jako formę rozrywki. Po pokonaniu komunistów młode, inteligentne gwiazdy mediów zaczęły postrzegać przeszłość jako rodzaj modnego akcesorium albo artefaktu radzieckiej cywilizacji, traktowanej w oderwaniu od jej politycznego reżimu i ideologii. Która zostawiła po sobie rozległe zasoby pozwalające wypełnić stylistyczną pustkę. Przez rosyjską kulturę popularną i telewizję przytoczyła się fala nostalgii. Stare radzieckie sztuki, piosenki i filmy przyciągały rzesze widzów, a na poprzednią epokę patrzono z ironicznym sentymentalizmem, jak na źródło szczerości i sensu. Pierwsze oznaki nostalgii zaczęły pojawiać się wkrótce po rozpadzie Związku Radzieckiego. W 1994 roku podczas nocy sylwestrowej na antenie NTW młodzi beztroscy dziennikarze pojawili się na ekranie w czerwonych chustach pionierskich, oddając tym samym od czasom własnego dzieciństwa. Zaśpiewali też piosenkę z nocy sylwestrowej, klasycznej radzieckiej komedii z 1956 roku. Program sylwestrowy prowadził jeden z największych gwiazdorów NTW. Słynący z nienagannego wyczucia stylu Leonid Parfionow. Nosił czarny krawat i zaprezentował techniczną nowinkę, skrzynkę karaoke. Pozwala śpiewać przy akompaniamencie znanych melodii, wyjaśnił z uśmiechem. W przeciwieństwie do Kisielowa i Dobrodziejewa, przedstawicieli moskiewskiej złotej młodzieży dysponującej doskonałymi koneksjami, Parfionow, który miał w tamtym okresie około 30 lat, Pochodził z małego prowincjonalnego miasteczka Czerepowiec i podbił Moskwę bez bezpretensjonalnością oraz szczerością. Jeden z pierwszych filmów dokumentalnych, jakie zrealizował dla telewizji centralnej, zatytułowany Dzieci dwudziestego zjezda, Dzieci 20 zjazdu, został poświęcony pokoleniu sześćdziesiatników. Parfionow stał na wznoszących się nad Moskwą wzgórzach worobiowych i przemawiał do kamery, musimy zrozumieć ich dramat może nawet tragedię, a także drugi oddech, który złapali. Bez nich by nas tu nie było, bez ich gorzkich doświadczeń nic byśmy nie poczęli. Nic. To wszystko. Dziennikarz miał niezwykle rozwiniętą świadomość własnych korzeni, radzieckiej historii oraz estetyki. Nie dbały tytułem emitowanego w NTW jego programu, na miedni wychodząca z użycia forma rosyjskiego słowa niedawno odnosił się do przeszłości. W 1996 roku Parfionow zwrócił się ku stylistycznie spójnym czasom radzieckim oraz ich kulturze popularnej i stworzył serię programów poświęconych ostatnim trzydziestu latom rosyjskiej historii. Definiował okresy historyczne, nie tyle odwołując się do wydarzeń politycznych, ile raczej do charakterystycznych dźwięków, zapachów, rytmów i tonów, łącząc przy tym kulturę wysoką i popularną. Swobodnie korzystał z montażu i inwersji, a od czasu do czasu wmontowywał w archiwalne materiały siebie. Pojawiał się nagle na ekranie i strzelał do kaczek z Chruszczowem, rozmawiał z hollywoodzkim aktorem Tomem Hanksem, przypalał cygaro Fidelowi Castro, całował Merlin Monroe. Za lekkim projektem stała poważna idea. Rosja była gotowa pogodzić się z własną przeszłością, przekształcić historię dotychczas pozostającą ogromnym polem minowym, w obiekt estetyczny, zapewniający tak potrzebne poczucie ciągłości i stabilności. W grudniu 1995 roku Parfionow i jego przyjaciel z jeden kanału Konstantin Ernst, który wkrótce miał zostać najważniejszym w Rosji producentem telewizyjnym, rozpoczęli projekt zatytułowany Staryje Piesni o główną stare piosenki o ważnych sprawach. Rosyjskie gwiazdy popu w strojach z lat trzydziestych wykonywały popularne w tamtej dekadzie piosenki w pastiszowych widowiskach inspirowanych socjalistycznymi musicalami i obrazami, takimi jak uroczystość w kołchzie z 1937 roku. Funkcjonowało to na tej samej zasadzie co karaoke. Miałem silne postmodernistyczne poczucie, że wszystko już zostało powiedziane, więc wystarczy to wskrzesić. Nie mogliśmy zmarnować tego potencjału. Owszem, te piosenki pisano w czasach stalinowskich, ale to były dobre piosenki, twierdził Parfionow. Podczas pracy nad filmem odbudowali pawilon w studiu wytwórni Mosfilm, odpowiedniku londyńskiego Ealing Studios i odkurzyli stare rekwizyty oraz kostiumy. Staryje pieśni kręcono jednak z wykorzystaniem najlepszego filmu Kodaka, a cały projekt kosztował 3 miliony dolarów. Olbrzymią sumę jak na rosyjskie standardy tamtych lat. Pomysł ten trafiał zarówno do przedstawicieli starszego pokolenia, doskonale znających czasy radzieckie i niejednokrotnie głosujących na komunistów, jak i do młodszych widzów, którzy ledwo pamiętali radziecką kulturę, ale chętnie tańczyli do tych piosenek w drogich moskiewskich klubach nocnych, kupowali radzieckie pamiątki na modnych pchlich targach i chodzili na imprezy kostiumowe w strojach sepoki. Nikt nie mógł przypuszczać, że trzy lata później Kreml powróci do najważniejszej ze starych piosenek, hymnu ZSRR, a decyzja ta wyznaczy początek ery rekonstrukcji. Trudno było też przewidzieć, że elegancka impreza kostiumowa przekształci się wkrótce w neoradziecką paradę państwowego nacjonalizmu. Jednak w 1997 roku młodzi, Mieszkający w miastach widzowie NTW postrzegali stareje pieśni jako dowód na to, że Rosja nigdy nie powróci do systemu radzieckiego i wojen ideologicznych. Programy Parfionowa przepełniało ciepło, które towarzyszy zwykle ludziom odwiedzającym dom swojego dzieciństwa i sięgającym z uśmiechem po stare zabawki albo płyty. Pytał Rozstaliśmy się z reżimem radzieckim, żyliśmy zupełnie innym życiem. Mogliśmy siedzieć przed telewizorem Samsunga, pić wódkę absolut, urządzać mieszkania w stylu europejskim, ale nasze dusze potrzebowały harmonii. Jakie inne piosenki mieliśmy śpiewać? Ani on, ani Ernst nie stworzyli swojego programu z myślą o polityce, zrobili go dla własnej przyjemności, trafnie wyczuwając nastroje widzów. Starej pieśni trzeba też uznać za naturalną reakcję na wieloletnią niekontrolowaną ekspansję popularnej kultury zachodniej, która zalała rosyjską telewizję po rozpadzie ZSRR, a także na realizowaną pod hasłem jesteśmy najgorsi i bezużyteczni i bezlitosną nagonkę na kulturę radziecką. Można się było spodziewać, że kilka lat później nabyty w ten sposób kompleks niższości rozbudzi urażoną dumę. W 1995 roku w wywiadzie dla New York Timesa Parfionow powiedział Chodzi o przyznanie, że zdarzały się też dobre rzeczy, że nie powinniśmy się wstydzić. Nie mamy innej historii. Co jeszcze możemy zrobić? Dlaczego mielibyśmy walczyć ze sobą? Pięć lat później Władimir Putin powtórzył tę wypowiedź niemal słowo w słowo. Jego programy zapewniały poczucie ciągłości i pozwalały leczyć traumę pękniętej historii. W tym sensie pełniły funkcję środka uspokajającego, który pozwalał radzić sobie z lękiem. Później, kiedy nostalgia za radziecką przeszłością przyjęła już postać rekonstrukcji radzieckich praktyk politycznych, liberalni krytycy zaczęli obwiniać dziennikarza o rozbudzenie imperialistycznych nastrojów. Takie oskarżenia wydają się jednak nieuzasadnione. Do odrodzenia dawnych instynktów nie doszło za sprawą starych piasni, wynikało to raczej z nieodporności na te instynkty, a także braku odpowiednich instytucji i nowego projektu jednoczącego naród. Politykiem, który rzeczywiście usiłował powrócić do przeszłości i zbudować na bazie starych pieśni nową ideologię, był potężny mer Moskwy Juri Łuszkow którego ambicje prezydenckie znalazły wyraz w odbudowie Soboru Chrystusa Zbawiciela z końca XIX wieku, wysadzonego przez Stalina w roku 1931. Łuszkow był też jednym z pierwszych rosyjskich polityków, którzy eksploatowali temat Krymu i Ukrainy. Pojechał nawet do Sewastopola, gdzie zadeklarował, że to wspaniałe rosyjskie miasto nigdy nie zostało przekazane Ukrainie. Zorganizował huczne obchody 850. rocznicy Powstania Moskwy. Data tej uroczystości została wybrana dość przypadkowo, jako że nikt dokładnie nie wiedział, kiedy założono stolicę Rosji, ale w ten sposób uczczono 50. rocznicę ostatnich zrealizowanych z rozmachem obchodów z 1947 roku. Podczas uroczystości odwołano się do wszystkich okresów historii, a raczej wszystkich. Które ukazywały potęgę kraju. Rosyjscy książęta ścinani przez carów, car rozstrzelany przez komunistów, komuniści obalani przez Jelcyna, wszystkie te postaci harmonijnie ze sobą współistniały i kroczyły triumfalnie w ekstrawaganckim widowisku zorganizowanym przez mera Moskwy Jurija Łuszkowa. Ikony z czasów radzieckich i wcześniejszych splotły się w osobliwej nowej ideologii nacjonalizmu i patriotyzmu. Andrzej Zorin, historyk ideologii państwowych, w eseju zatytułowany Mario Wink Funiet. Czy już się dobrze bawimy, napisał w tamtym okresie, że historia zastępowana jest mitologią. Cytat Moskwo moja ukochana ze starej stalinowskiej piosenki droga ja moja stolica wisiał na sztandarach na głównych ulicach miasta. W telewizji pokazywano radzieckie filmy i puszczano piosenki o starych dobrych czasach. W centrum Moskwy stanął pomnik Piotra i Wielkiego, który przeniósł stolicę Rosji do Petersburga, był to, według twórcy statuj, Zuraba Ceretelego, hołd dla wielkiego reformatora Łuszkowa. Historyczne konflikty nie zostały rozwiązane czy choćby załagodzone, po prostu je wymazano, a unifikującą kraj ideą stała się konsumpcja. Jak napisał Zorin Konsumpcjonizm legitymizowała historia imperium rosyjskiego i rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Jeden z najbardziej eleganckich placów w mieście, znajdujący się między Kremlem a Starym Uniwersytetem Moskiewskim i będącym miejscem masowych wieców politycznych na przełomie lat 80. i 90. został przekształcony w park rozrywki oraz podziemne centrum handlowe. Jego przeszklone kuliste dachy wznosiły się ku niebu niczym wielkie banki. Kilkaset metrów dalej lśniły pozłacane kopuły soboru Chrystusa Zbawiciela, odbudowanego dzięki pokaźnym darowiznom przekazanym przez oligarchów. Celem tych działań nie było w żadnym razie odkupienie dawnych grzechów reżimu, wręcz przeciwnie. Chodziło o stworzenie iluzji, że do zburzenia nigdy nie doszło. Musimy wierzyć, że te budynki zawsze były obecne. Że nic złego się z nimi nie stało. Idea zbiorowej skruchy nagle zniknęła. Uważne przyjrzenie się radzieckiej przeszłości zrodziłoby pytanie, którego nikt nie chciał słyszeć. Kto ponosił odpowiedzialność za radziecki eksperyment i cierpienie, które przyniósł? Jedyna uczciwa odpowiedź brzmiałaby wszyscy. Kilku rosyjskich artystów, którzy zmagali się z tym pytaniem, dochodziło do ponurej konkluzji. Że stalinizm trzeba uznać za akt autodestrukcji, nie zaś wynik działania sił zewnętrznych. Moskwa bawiła się jednak zbyt dobrze, by zajmować się tak mrocznymi sprawami. Rosyjska giełda kwitła, a kapitał płynął do kraju wartkim strumieniem, przyciągany szaleńczo wysokimi stopami procentowymi. Moskiewskie restauracje były wypełnione po brzegi, a to że duża część obywateli nie dostawała pensji na czas, że bieda osiągała rekordowe poziomy, a większość Rosjan ledwo wiązała koniec z końcem. Pozostawało w stolicy prawie niezauważone. Kryzys. Podczas gdy Moskwa upajała się bogactwem, a oligarchowie rozkoszowali się zwycięstwem nad rządem młodych reformatorów, tysiące kilometrów dalej na wschód, w Azji, szalał kryzys finansowy o skali zbliżonej do Wielkiej Depresji z lat 1929. 1933. Inwestorzy zaczęli wycofywać pieniądze z rynków wschodzących. Ale rosyjski rząd był zbyt wyniszczony przez wojnę bankierów, a oligarchowie popadli w zbyt dużą euforię, by myśleć o zbliżającym się do Rosji zagrożeniu. Gusiński przygotowywał się do sprzedaży swojej firmy za 1,2 miliarda dolarów na giełdzie nowojorskiej, by móc opłacić nowego satelitę, którego zamierzał pozyskać. Rosyjska gospodarka znajdowała się jednak w opłakanym stanie. Deficyt budżetowy rósł, a oligarchowie wykorzystywali każdą lukę prawną, by uniknąć płacenia podatków. Rząd wypuszczał krótkoterminowe wysoko oprocentowane obligacje jesienią 1998 roku o stopie zwrotu powyżej 50%, a żeby spłacić ich posiadaczy, emitował kolejne o jeszcze wyższej stopie oprocentowania oligarchowie i zagraniczni spekulanci skwapliwie wykorzystywali te okazje. W efekcie powstała więc potężna piramida długów. i Jak każda piramida finansowa, także ta musiała wcześniej czy później runąć. Sytuacja polityczna była równie niestabilna. Na początku 1998 roku Jelcyn zdymisjonował Czernomyrdina, który służył mu wiernie jako premier od 1993 roku. Powszechnie sądzono, że Jelcyna niepokoiły coraz większe ambicje polityczne Czernomerdina i jego zamiary kandydowania na urząd prezydenta. Drugie wytłumaczenie tej decyzji, przedstawiane przez oligarchów i samego Jelcyna, głosiło, że Czernomerdin miał za niskie kompetencje, by zostać wybranym na następcę prezydenta, i w związku z tym musiał zostać zdemisjonowany oligarchowie. Wspólnie z córką Jelcyna Tatianą Diaczenko i jej mężem Walentinem Jumaszewem, rozpoczęli poszukiwania następcy Czernomerdina. Podczas jednego ze spotkań Bierjezowski wymienił nazwisko Małaszenki. Wszystkim spodobał się ten pomysł. Wszystkim, z wyjątkiem zainteresowanego, który zwrócił się z wściekłością do Bierjezowskiego, wiesz, jaka będzie pierwsza podjęta przeze mnie decyzja? Wyrzucę cię z kraju następnego dnia po objęciu urzędu. A to dlaczego? Zapytał oligarcha, traktując tę groźbę jak żart. Bo poza ludźmi zgromadzonymi w tym budynku wszyscy chcą cię wyrzucić. Bierjezowski przyjął te słowa z zaskoczeniem. Po latach Nałaszenko przyznał, nie żartowałem. Gdybym miał działać jak polityk, musiałbym rozszerzać i umacniać swoją władzę. To właśnie zrobił Putin kilka lat później ale właśnie tego chciałem uniknąć. Nie podobała mi się wizja kraju funkcjonującego w taki sposób. Po zakończeniu wojny bankierów, Wielcyno również zdał sobie sprawę, że oligarchowie stali się zbyt potężni i szukał człowieka skutecznego, znającego się na gospodarce, a jednocześnie niezależnego od oligarchów, nowej twarzy, nieskażonej dotychczasowymi skandalami. Na następcę Czernomerdina wybrał protegowanego Niemcowa, Siergija Kirienkę, byłego bankiera z niżnego Nowogrodu, uśmiechniętego 35-latka o twarzy dziecka, który szybko zyskał przydomek kinder niespodzianka. Ale choć Kirjenko mógł się okazać dobrym technokratą, gdyby został ministrem w spokojnych czasach, wypłynął w momencie, w którym, zgodnie ze słowami Gajdara, nie dość, że podłożono dynamit, to jeszcze jego ląd został podpalony. Wiara w to, że młody polityk i ekonomista zdoła poradzić sobie z oligarchami, jawiła się jako myślenie życzeniowe, a oligarchowie tylko czekali, aż będą mogli dowieść swego. W maju 1998 roku górnicy z kuźnieckiego zagłębia węglowego, którzy od wielu miesięcy nie otrzymywali wynagrodzeń, rozpoczęli strajk. Niektórzy zdecydowali się na blokadę linii kolejowych, a kilkuset z nich przyjechało do Moskwy, rzuciło swoje kaski na ziemię przed białym domem i ogłosiło, że się stamtąd nie ruszą. Strajki górników zdarzały się już wcześniej, ale ten ewidentnie cieszył się poparciem telewizji, która mówiła o nim z dużą sympatią i przedstawiała go jako najważniejsze wydarzenie w kraju, podtrzymując go tygodniami i mobilizując innych górników, aby dołączyli do protestujących. Jak napisał w swoich wspomnieniach Jelcyn, strajk stał się pretekstem do ataku na rząd Kirienki. Kiedy prezydent poprosił dyrektorów telewizji o zaprzestanie nagonki, zareagowali z udawanym oburzeniem. Pomijanie tego, że pół kraju zostało sparaliżowane przez strajki, udawanie, że się to nie dzieje, i oskarżanie mediów to schemat, który dobrze znamy, oznajmił Dobrodiejew, wspinając się na wyżyny cynizmu. Tymczasem jeden kanał zabawiał widzów teleturniejem Złota Jalik Horatka Gorączka Złota, który doskonale oddawał ducha czasów sprzed kryzysu. Karzeł w Złotej Pelerynie wprowadzał publiczność do studia przypominającego pogrążony w półmroku skarbiec. Gospodarz, udający szatana i wybuchający co pewien czas demonicznym śmiechem, zadawał widzom pytania z wiedzy ogólnej i wybierał finalistę, zwykle łysiejącego mężczyznę w średnim wieku z podkrążonymi oczami. Jeśli finaliście udało się udzielić prawidłowych odpowiedzi, otrzymywał sztabkę złota i był obsypywany banknotami. W przeciwnym razie walizkę pełną złota przetapiano na jego oczach. Cóż za podłość, kuszenie ludzi pieniędzmi, których nie zarobili w kraju, który oficjalnie nie ma pieniędzy. Skrajnym nietaktem jest granie o złoto i wyrzucanie banknotów w powietrze na oczach publiczności telewizyjnej, pisała krytyczka Irina Piotrowska. Przez kilka tygodni wszyscy Rosjanie mieli oglądać na własne oczy, jak ich oszczędności, a także rosyjskie rezerwy złota rozpływają się w powietrzu. 17 sierpnia 1998 roku rząd ogłosił bankructwo. Jednocześnie nie wywiązał się ze spłaty długu i zdewaluował rubla. Żeby chronić oligarchów, gabinet ogłosił też moratorium na ich płatności zagranicznym inwestorom, pozwalając rosyjskim bankom spłacić 16 miliardów dolarów długu obcokrajowcom. W ciągu niespełna tygodnia Kirjenko i Niemców zostali usunięci z rządu. W dniu. W którym Jelcyn podpisał ich rezygnację, opuścili biały dom z butelką wódki i poszli wypić ją ze strajkującymi górnikami. Trzy miesiące po kryzysie, w listopadzie 1998 roku, Gusiński obserwował, jak jego satelita został wystrzelony z przylądka Canaveral, i puchł z dumy. Był to pierwszy amerykański satelita zamówiony przez prywatnego rosyjskiego klienta. Pozostał tylko jeden problem: potencjalni widzowie, rodząca się klasa średnia, nie mogli korzystać z tego typu usług. Ludzie rezygnowali ze wszystkich wydatków, których nie uznawali za niezbędne, a z pewnością nie należał do nich kanał satelitarny Gusińskiego. Zainteresowanie reklamami telewizyjnymi gwałtownie spadało. Plan sprzedaży firmy na nowojorskiej giełdzie spalił na panewce. A zagraniczni inwestorzy mieli niewielki apetyt na rosyjskie aktywa. Mimo to Gusiński nie tracił entuzjazmu. Zwrócił się o pomoc do swojego przyjaciela, prezesa Gazpromu Remavia Chirjewa, który zgodził się udzielić oligarsze pożyczki w wysokości 260 milionów dolarów. Rok później Gusiński wziął podobną pożyczkę i również jej gwarantem był Gazprom. W tamtym okresie biznesmen nie mógł nawet przypuszczać, że zaciska pętle wokół własnej szyi i niezależnie od wydarzeń rozgrywających się w Rosji wierzył, że jego przyszłość pozostaje bezpieczna dzięki machinie medialnej. Długofalowe skutki kryzysu wykroczyły jednak poza sferę gospodarczą. Gospodarka zaczęła się odradzać dopiero rok później, a utrzymywała ją na powierzchni słaba waluta, sprawiająca, że rosyjski eksport stał się bardziej konkurencyjny. Klasa średnia stanęła na nogi. Główny skutek miał jednak charakter polityczny, bowiem kryzys uderzył nie tylko w rząd liberalnych reformatorów, ale też w cały model przekształcania Rosji w normalny kraj. Nadzieja, że transformacji państwa w sprawnie funkcjonującą demokrację rynkową uda się dokonać za sprawą monetaryzmu i prywatyzacji, okazała się równie złudna jak wyobrażenia pokolenia pierestrojki o tym, że demokracja i wolność słowa automatycznie zapewnią dobrobyt. Taki bieg zdarzeń nosił znamiona gorzkiej ironii. Siedem lat wcześniej, w 1991 roku, ideolodzy rosyjskich reform liberalnych, pokolenie Komemiersanta i NTW, które ogłosiło, że ich rodzice, ci, którzy zainicjowali pierestrojkę i wierzyli w socjalizm z ludzką twarzą, są bankrutami zarówno moralnymi, jak i finansowymi, nagle znaleźli się w tym samym położeniu. Ponieważ nie udało im się zbudować własnych fundamentów politycznych, zarówno reformatorzy, jak i oligarchowie szukali pomocy u Jelcyna, który znalazł się w trudnej sytuacji. Nigdy nie rozumiał mechaniki gospodarki rynkowej, ale miał zaufanie do merytokracji epoki radzieckiej, kontrolującej gospodarkę i media. Nie opuszczała go nadzieja, że ludziom tym uda się ulepszyć Rosję. Zaufanie to nie wytrzymało jednak próby czasu. Pytanie o sukcesję i ciągłość władzy cały czas nie traciło na aktualności. Rozdział szósty. Światła, kamera, Putin w poszukiwaniu szpiega. We wrześniu 1998 roku NTW wyemitowała pierwszy duży materiał należący do nowej ramówki. Wyprodukowany przez Leonida Parfionowa i poświęcony 25. rocznicy powstania klasycznego radzieckiego telewizyjnego serialu szpiegowskiego 17 Mgnień Wiosny. Główny bohater, radziecki szpieg Maxim Isajew, pod koniec II wojny światowej infiltruje kierownictwo nazistowskie jako oszanowany standard en RSS Max Otto von Stirlitz. Jego zadanie polegało na ustaleniu, kto ze strony III Rzeszy prowadzi tajne negocjacje pokojowe z Amerykanami, i ich udarmnieniu jako próby zadania ciosu Związkowi Radzieckiemu. Stirlitz dowiaduje się o niejawnych rozmowach przedstawiciela Himmlera z Allenem Dullesem, szefem amerykańskiego wywiadu OSS, i przekazuje szczegóły Hitlerowi, a następnie o wszystkim informuje Stalina, torpedując w ten sposób zdradzieckie plany Stanów Zjednoczonych. Dwunastoodcinkowy serial telewizyjny został pokazany na antenie w 1973 roku i natychmiast zrobił furorę. Każdą część oglądało od 50 do 80 milionów widzów. Żaden rosyjski film jeszcze nigdy nie przyciągnął tak ogromnej publiczności. O 7.30 wieczorem, kiedy odcinki pokazywano na jeden kanale, ulice radzieckich miast pustoszały. Przestępczość spadała, za to gwałtownie wzrastało zużycie energii elektrycznej. Był to najpopularniejszy program telewizyjny w historii Związku Radzieckiego. Emitowano go co roku, również po rozpadzie komunistycznego państwa. Stirlic stał się obiektem kultu i ważną postacią folkloru, tematem popularnych dowcipów i dziecięcych zabaw. Cytaty z serialu. A także muzyka z jego czołówki cieszyły się popularnością nie mniejszą od któregokolwiek z filmów o Jamesie Bondzie. Nazistowskich oficerów grali najbardziej znani i uwielbiani radzieccy aktorzy. Wydawali się prawdziwi i budzili sympatię, a największą stierliz, w którego wcielił się gwiazdor Wiaczesław Tichonow, wysoki, przystojny mężczyzna o idealnych kościach policzkowych, perfekcyjnym nosie i przeżywających błękitnych oczach. Zachowywał się spokojnie i pewnie. Elegancki, liśniący esesmański mundur leżał na nim tak, jakby aktor w nim się urodził. Tichonow był idealnym rosyjskim Niemcem, o wyglądzie i stylu bardziej jaryjskim niż ten, który cechował prawdziwych nazistów. Jednym z nieprzewidzianych skutków serialu stało się zainspirowanie nim rosyjskiej neonazistowskiej młodzieży, która przyjmowała nawet imiona pojawiających się w nim postaci. Siedemnaście mgnień wiosny należało do kampanii propagandowej rozpoczętej przez Jurija Andropowa, który w 1967 roku stanął na czele KGB. Kampania miała na celu poprawę wizerunku KGB, brutalnej tajnej policji, synonimu represji politycznych i przyciągnięcie młodych, inteligentnych rekrutów. Powieść Juliana Siemionowa, na której podstawie nakręcono serial, osobiście zamówił Andropow. Chcąc przedstawić w korzystnym świetle radzieckich agentów służących poza granicami kraju. Pod tym względem kampania niewątpliwie odniosła sukces. W swoim dwuczęściowym stylizowanym dokumencie poświęconym 17 mgnieniom wiosny Parfionow przedstawił i częściowo zainscenizował historię powstania serialu. Ubrany w ponury ciemny garnitur i krawat rodem z lat 70. wkroczył do jednego z biurka GB urządzonych w taki sposób, by odwiedzający czuł się maleńki i usiadł za biurkiem. Na ścianie wisiał portret Andropowa, a na biurku stał rząd aparatów telefonicznych. Parfionow sięgnął potem z sierpem i młotem zamiast słuchawki i wezwał zastępcę, który kierował autorem powieści i konsultował się z twórcami serialu. Krytyczka telewizyjna Irina Piotrowska napisała w tamtym okresie niemal każde zdanie w serialu odpowiada bieżącej sytuacji, zwłaszcza motyw przewodni, w którym pojawiają się słowa o chwilach, które świszczą jak kule. Wszyscy politycy, wszyscy eksperci we wszystkich kanałach telewizyjnych twierdzą, że Rosja znalazła się na granicy gospodarczej katastrofy i że pozostały nam godziny, minuty, chwile. Ludzie, którzy siedzą po tej stronie telewizyjnego ekranu usiłują dostrzec to światełko na końcu tunelu ale tam nie ma światełka tak jak nie ma Stirlitza który umie znaleźć wyjście nawet z najtrudniejszej sytuacji niespełna dwa tygodnie przed pojawieniem się dokumentu Parfionowa Nowy szef FSB poradzieckiego następcy KGB zajął dawny gabinet Andropowa nazywał się Władimir Putin w 1975 roku wstąpił do KGB, a w latach 80. już jako pułkownik służył w Dreźnie, wówczas jednym z głównych miast Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Putin należał do młodych i wykształconych rekrutów, do których trafiła kampania propagandowa andropowa. Miał 21 lat i studiował prawo w Leningradzie. Kiedy po raz pierwszy pokazano w telewizji 17 mgnień wiosny. Dwa lata później dołączył do KGB. Z losu po raz pierwszy pojawił się na ekranie telewizyjnym, wcielając się w postać Stilitza. W 1992 roku biuro mera Petersburga, gdzie Putin pracował w tamtym okresie, zamówiło serial dokumentalny poświęcony władzom miasta, zatytułowany Włast Władza. Jedynym odcinkiem który powstał, był ten o Putinie, który sam się o to starał. Żeby uczynić serial bardziej atrakcyjnym, reżyser Igor Szatchan postanowił przedstawić Putina jako nowoczesną wersję Stirlitza. Zdecydowałem się zainscenizować ostatni odcinek, w którym bohater wraca samochodem do Berlina. Wspominał Szatchan. Bohater usiadł zatem za kierownicą Wołgi, a scenie tej towarzyszyło popularny motyw przewodni z siedemnastu mgnień wiosny. Putin idealnie pasował do tej roli. Powszechne marzenie o prawdziwym Stirlitzu, który spokojnie i skutecznie poradziłby sobie z każdym kryzysem, nie było zwykłą fikcją. Na początku 1999 roku koniersant zamówił badanie opinii publicznej, w którym pytano, którą postać telewizyjną lub filmową Rosjanie chcieliby widzieć jako swojego nowego prezydenta. Stierlitz zajął drugie miejsce, za marszałkiem Georgijem Żukowem, jednym z najlepszych dowódców II wojny światowej. Co tygodniowy dodatek do komiersanta, również zatytułowany Włast, umieścił za na okładce z podpisem Prezydent 2000. Nie była to niespodzianka, bo odkąd powstało KGB, Otaczała ją aura tajemnicy i przekonanie o inteligencji oraz profesjonalizmie jego funkcjonariuszy. Podobnie jak agentów specjalnych na całym świecie, w Rosji szpiegów wyobrażano sobie jako przystojnych, błyskotliwych patriotów, walczących o dobro ojczyzny. Według opinii publicznej KGB było pragmatyczną, bezwzględną siłę, która wspierała rozwój gospodarczy. W końcu to właśnie jeden z jej szefów Juri Jandropow opowiadał się za Gorbaczowem na początku lat 80. straciwszy wiarę w liberałów, kraj rozpaczliwie szukał Stirlitza. Jelcyno również zwrócił wzrok w kierunku siłowików, byłych i obecnych członków wojskowych służb bezpieczeństwa, wypatrując w ich szeregach potencjalnego następcy. Ankieterzy przeprowadzający badania opinii publicznej poinformowali prezydenta, że jego następca musi być młodym etnicznym Rosjaninem, dawnym funkcjonariuszem służb bezpieczeństwa i nie może palić. Jelcyn, człowiek o ogromnym instynkcie politycznym, przyjął tę diagnozę. Od pewnego czasu wyczuwałem, że ludzie oczekują od władzy państwowej czegoś nowego, chcą stalowego kręgosłupa podtrzymującego cały rząd. Potrzebowaliśmy człowieka inteligentnego, demokraty który wprowadziłby nową jakość myślenia, ale który jednocześnie oferowałby wojskową siłę i zdecydowanie. Rok później taka osoba się pojawiła i została powitana z entuzjazmem. Był to Władimir Putin. We wrześniu 1998 roku jeszcze nikt o nim nie słyszał. Żegnaj, Ameryko. We wrześniu 1998 roku Jelcy namianował Jewginia Primakowa, 69-letniego weterana radzieckiej polityki, premierem Rosji. Zrobił to głównie z konieczności. Oligarchowie, w tym Bierjezowski, którzy kilka miesięcy wcześniej doprowadzili do dymisji Czernomerdina, lobbowali teraz za jego powrotem, ponieważ widzieli w nim gwaranta ciągłości i bezpieczeństwa. Jelcyn dwukrotnie przedstawił jego kandydaturę zdominowanemu przez komunistów parlamentowi i dwukrotnie zgłoszono weto. Prezydent czuł, że tej bitwy nie wygra i ostatecznie został zmuszony do wybrania Primakowa, przebiegłego i doświadczonego przedstawiciela radzieckiej nomenklatury, niegdyś kandydata na członka politpiura, który stał też na czele radzieckiego wywiadu. Miał być kandydatem odgrywającym tę samą rolę. Co czerno w 1992 roku ucieleśnieniem kompromisu. Mógł bowiem jednocześnie pozostawać lojalny wobec Jelcyna, kierować lewicowym rządem i spełniać oczekiwania komunistów. Jako że trudno było go oskarżyć o tendencje liberalne czy prozachodnie. Dwa lata starszy od prezydenta, wszedł do polityki pod koniec epoki Stalinowskiej. Zaczynał w państwowej telewizji. Często będącej przekrywką dla szpiegów. Pracował wprawdzie i specjalizował się w tematyce zagranicznej, co znaczyło, że często wyjeżdżał z ZSRR. Jego ówczesne związki z KGB nigdy nie zostały oficjalnie potwierdzone, ale zawsze przyjmowano je za pewnik. Był arabistą. Przyjaźnił się z Saddamem Husajnem i Jasirem Marafatem. Współpracował też z Gorbaczowem. Mianowanie go premierem miało terapeutyczny wpływ na kraj zmagający się z kryzysem gospodarczym. Niechlujny sposób mówienia Primakowa i radziecki styl dodawały otuchy, jednocześnie nie budząc lęku, przynajmniej nie wśród zwykłych ludzi. Był opanowany, konserwatywny i otaczała go aura solidności oraz niczym niewzruszonej mądrości. Większość ludzi poczuła ulgę, tak jakby stara, pewna ręka chwyciła za stery porzucone przez młodych, nierozważnych pilotów, którzy prawie rozbili samolot. Nie martwcie się, eksperymenty i turbulencje mamy już za sobą, zdawał się mówić Primakow. Podkreślał, że państwo powinno wywierać większy wpływ na gospodarkę i grał na paternalistycznych sentymentach. Jednocześnie decydował się na cięcia budżetowe i słuchał rad amerykańskich ekonomistów. Nie podejmował żadnych rewolucyjnych kroków. Jego największym osiągnięciem było niemal zupełne zaniechanie jakichkolwiek działań i nieingerowanie w gospodarkę, co wkrótce przełożyło się na rozwój. Notowania Primakowa wystrzeliły w górę nie ze względu na to, co robił lub czego nie robił, ale dlatego, że miał wizerunek etatysty. W istocie bardziej niż gospodarka zajmowały go media. Obsesyjnie śledził prasę i oglądał programy telewizyjne często też dzwonił ze skargami do wydawców i właścicieli stacji w swoich wspomnieniach Jelcy opisywał jak Primakow przyniósł mu specjalną teczkę z krytycznymi wobec jego rządu wycinkami z gazet oraz zakreślonymi fragmentami i zdaniami prezydenta który ze spokojem pozwalał obrzucać się błotem dziwiło takie podejście Jelginiu Maksimowiczu jestem do tego przyzwyczajony Gazety codziennie piszą o mnie takie rzeczy. Ale co zrobić? Pozamykać gazety? Rosyjscy dziennikarze liberalni, którzy stanęli po stronie prezydenta w 1993 roku i określali medialną narrację przez dużą część lat 90., postrzegali Primakowa jako osobliwą, obcą postać. Czasem stawiali mu wręcz irracjonalne zarzuty. Odpychały ich raczej jego radzieckie zachowania niż decyzje jakie podejmował, lub raczej ich brak. Uważali go za dinozaura minionej epoki, człowieka, który w najlepszym razie mógł zaoferować Rosji stagnację, w najgorszym zaś zbudować w kraju stalinizm w wersji light, choć trudno było go nazwać liberałem, uchodził za polityka pragmatycznego i racjonalnego, doskonale znającego Rosję. Aleksandr Jakowlew uważał, że demokraci niesłusznie przyjmują tak wrogą postawę wobec Primakowa i nazywają go konserwatystą. On po prostu nie spieszy się z wyciąganiem wniosków. Woli nie mówić dziś niczego, co może zostać powiedziane jutro. Chodziło tu jednak także o władzę i status. Przez całe lata dziewięćdziesiąte dziennikarze cieszyli się uprzywilejowaną pozycją. Tymczasem teraz Primakow ich unikał. Uważał, że są wrogo nastawieni i nie można im ufać. Jako etatysta miał naturalną skłonność do nomenklatury w starym radzieckim stylu, do służb bezpieczeństwa, biurokracji i dyplomatów. Błyskawicznie ograniczył dziennikarzom dostęp do przedstawicieli rządu i zbeształ dyrektorów stacji telewizyjnych za konsekwentne oczernianie go w oczach Rosjan. Chętnie też pouczał, o czym i w jaki sposób powinni informować. Przedstawiciele mediów potraktowali to zachowanie raczej jako wyraz lekceważenia niż realne zagrożenie. Premier symbolizował dla nich utratę dawnej dominacji, obniżenie statusu i upokorzenia. Jak napisał w swoich wspomnieniach Jelcyn, świadomie bądź nie, Primakow umocnił siły antyrynkowe i antyliberalne, jednocześnie ograniczając wolność prasy. W czasie rządów Primakowa nastąpiła też radykalna zmiana podejścia Rosji do Zachodu. Najważniejszym wydarzeniem, do którego doszło za jego kadencji, było zbombardowanie Serbii przez siły NATO 327. 23 marca 1999 roku Primakov leciał do Waszyngtonu, gdzie miał negocjować warunki wsparcia finansowego dla Rosji. Kiedy dowiedział się o planowanym ataku na Belgrad, zdecydował się na wymowny gest i kazał zawrócić samolot do Moskwy. Następnego ranka na pierwszej stronie Santa pojawił się krótki artykuł, który odzwierciedlał uczucia większości dziennikarzy pisma. Jego emocjonalny ton wyraźnie odbiegał od sarkastycznego i zdystansowanego stylu charakterystycznego dla tej gazety. Rosja straciła 15 miliardów dolarów dzięki Primakowowi na nagłówek. Sumy te wyliczono na podstawie informacji o umowach i liniach kredytowych które premier mógł otrzymać w Ameryce. Primakow wrócił z niczym, bo jak przystało na prawdziwego bolszewika, postanowił poświęcić interesy własnego kraju w imię jakiegoś internacjonalizmu, który mogą zrozumieć tylko on i dawni członkowie partii komunistycznej. Nasuwa się tylko jedna konkluzja. Wspieranie reżimu Slobodana Miloševića, tak bliskiego sercu Primakowa, jest ważniejsze od potrzeb własnego kraju kiedy premier wróci do Moskwy, nie będzie miał prawa spojrzeć w oczy starym ludziom, którym obiecał emerytury. Ten gest wyrażał coś więcej niż tylko frustrację związaną z amerykańską polityką i lekceważeniem sprzeciwu Rosji wobec nalotu na Serbów. Chodziło o coś zdecydowanie ważniejszego, a mianowicie o szerszą zmianę podejścia rosyjskiej opinii publicznej do Ameryki i Zachodu. W 1988 roku kiedy epoka radziecka chyliła już ku końcowi, rosyjski zespół urokowy Nautilus Pompilius nagrał poslednie pismo, piosenkę, w której udało się uchwycić bezkresną miłość Rosji do Ameryki. Żegnaj Ameryko, gdzie nigdy nie byłem. Żegnaj na zawsze. Wyrosłem z twoich piaskowych dżinsów. Nauczyli nas kochać Twe zakazane owoce. Żegnaj Ameryko, do której nigdy nie dotrę. Obraz Ameryki jako utopii. Nie miejsca, lecz marzenia, był silnie zakorzeniony w kulturze rosyjskiej. W zbrodni i karze Dostojewskiego jedna z postaci, Swidry który zamierza popełnić samobójstwo, zwraca się do strażnika, jak się będą ciebie pytali, to powiedz, że właśnie pojechałem do Ameryki. Następnie przykłada sobie rewolwer do skroni i pociąga za spust. Ameryka była tym innym światem, w tym przypadku życiem pozagrobowym. Przez dużą część lat 90. Ameryka służyła Rosji za wzór i inspirację. Kryzys z 1998 roku pokazał, jak złudne są te marzenia, a bombardowania na to ostatecznie położyło im kres. Zachód przestał być kotwicą i oparciem. Okazało się, że nie istnieje szczęśliwa, poradziecka przestrzeń, że Rosja jest sama. Ameryka stała się kozłem ofiarnym, obwinianym o wszystkie problemy, jakich Rosjanie doświadczali w minionej dekadzie. Doszło do gwałtownego wybuchu nastrojów antyamerykańskich i nacjonalistycznych, pod ambasadą Stanów Zjednoczonych w Moskwie organizowano masowe wiece i protesty, ktoś próbował strzelać w budynek z granatnika, który na szczęście nie działał, później zaś otworzono ogień z karabinu automatycznego. Tłum kibiców piłkarskich obrzucił ambasadę jajkami i oblał farbą, a jakiś trzech mężczyzn oddało mocz na jej wejście. Te wydarzenia nie wynikały z przejawianej przez Rosjan troski obratni naród słowiański, większość obywateli nie miała pojęcia o tym, co się dzieje w Kosowie. Chodziło raczej o wylanie frustracji, żalu i poczucia upokorzenia na tradycyjnych wrogów, Amerykę i NATO. Wydaje się, że ta wojna rozpętała coś, co buzowało i narastało od lat. Bombardowania stały się tylko punktem zapalnym, który przyspieszył reakcję na kryzys 1998 roku, wojnę bankierów, a może nawet na rozpad Związku Radzieckiego i utratę dawnej pozycji Rosji. Niektóre media natychmiast rozpoczęły intensywną kampanię nacjonalistyczną. Państwowe kanały telewizyjne zaczęły mówić o amerykańskich agresorach, ale bardziej zaskakująca okazała się początkowa reakcja NTW. Jej pierwsze relacje miały mocno antyzachodni ton. Nie wspominano w nich ani słowem o uchodźcach z Kosowa i przeprowadzano paralele między nalotami NATO a niemieckimi bombardowaniami z czasów II wojny światowej. Po raz pierwszy od 1941 roku na niebie nad Belgradem pojawiły się niemieckie bombowce z czarnymi krzyżami na ogonach, oznajmił prezenter Rentev. Tekst wymyślił Oleg Dobrodniejew. Odpowiedzialny za serwisy informacyjne. Zarówno Gusiński, jak i Kisielow z ogromnym zaskoczeniem przyjęli tę zmianę tonu, równie niespodziewaną, co zawrócenie samolotu przez Primakowa. Kilka dni później, kiedy Kisielow skonfrontował się w tej sprawie z Dobrodiejewem, ten drugi nie wyraził skruchy, wręcz przeciwnie, był podekscytowany i zadowolony z siebie. Powiedział, że nic nie rozumiem. Że sytuacja w kraju uległa zmianie, opinia publiczna jest przeciwna bombardowaniom NATO, a my musimy odpowiednio zareagować na te zmiany nastrojów, bo w przeciwnym razie zostaniemy w tyle, wspominał Kisielow. Wybuchy etatyzmu w wykonaniu Dobrodiewa zbiegły się według Kisielowa ze złożoną mu przez Primakowa propozycją przystąpienia do rządu. Twierdził, że skoro Nałaszenko mógł uczestniczyć w kampanii Jelcyna, to dlaczego on, Dobrodiejew, nie miałby pracować dla Primakowa? Gusiński niechętnie przyjął jednak ten pomysł. W kolejnych programach Hitogi Kisielow pokazywał uchodźców z Kosowa i przypominał widzom o czystkach etnicznych, których dokonano na Albańczykach. Mówił, że aroganckie postępowanie Stanów Zjednoczonych w żaden sposób nie uzasadnia antyamerykańskiej histerii rozpętanej przez Rosję która w swojej historii wielokrotnie przecież ignorowała międzynarodowe konwencje i normy. Przy użyciu archiwalnych czarno-białych materiałów z lat 50. i 60. przypomniano widzom o tym jak siły radzieckie dławiły zamieszki we wschodnim Berlinie w 1953 roku, zdusiły powstanie węgierskie w 1956 roku i dokonały inwazji na Czechosłowację w 1968 roku. Związek Radziecki zabijał tylu ludzi, ilu uznał za stosowne i robił to w taki sposób, w jaki chciał. Czy Ameryka ponosi w tym przypadku winę? Oczywiście. Ponosi winę za to, że żyje lepiej od nas, stała się bogatsza od nas i pracuje ciężej od nas, dzięki czemu jest silniejsza od nas. Poświęciliśmy całą energię na poszukiwanie trzeciej drogi i odkryliśmy ją w naszej bezgranicznej miłości do Serbii. Dobrodniejew, który bezbłędnie wyczuwał nastroje panujące w społeczeństwie, przewidział kierunek, w którym zmierzał kraj. Rosja nie mogła dorównać Ameryce, ale nie chciała. By nieustannie jej przypominano, że Ameryka jest silniejsza, bogatsza i lepsza. W ciągu kolejnych piętnastu lat antyamerykanizm stał się jedną z najtrwalszych narracji ideologicznych. Stany Zjednoczone, kraj nierealny, stały się idealnym kozłem ofiarnym, którego można było obwiniać o wszystkie problemy wewnętrzne. Jako symbol rosyjskich nadziei łatwo przekształciły się też w symbol ich niespełnienia. Utopia płynnie przeszła w antyutopię. Zawrócenie samolotu nad Atlantykiem doskonale wpłynęło na notowania Primakowa, które błyskawicznie poszybowały w górę. W kwietniu 1999 roku był najpopularniejszym politykiem w kraju. Tymczasem poparcie dla Jelcyna spadło do poziomu jednocyfrowego wskutek kryzysu, rozczarowania zachodem i skandali korupcyjnych. Choć nie doszło do zmian konstytucyjnych, Rosja przekształcała się stopniowo w Republikę Parlamentarną z silnym premierem wspieranym przez Parlament. Primakow jako szef rządu uzyskał polityczną niezależność. Jeszcze przed kryzysem na Bałkanach, do którego doszło w grudniu 1998 roku, Jelcyn, który w tamtym okresie nieustannie przybywał w szpitalu, martwił się, że stopniowo traci władzę na rzecz Primakowa i jego rządu potwierdził swoją kontrolę nad kluczowymi resortami, m.in. Ministerstwem Sprawiedliwości. Równolegle spotykał się z dyrektorami kanałów telewizyjnych. Uśmiechając się w charakterystyczny dla siebie sposób, oznajmił, możecie zapytać dlaczego prezydent znowu wykazuje zainteresowanie środkami masowego przekazu. To dlatego, że jesteście czwartą władzą, siłowikami, Właśnie dlatego znajdujecie się pod ochroną prezydenta. To bardzo ważne. W styczniu 1999 roku pierwszego kanału Bierjezowskiego zaczął emitować cotygodniowy program WRiemia, prowadzony przez Siergija Dorenkę. Prezenty rozstrzegał, jesteśmy świadkami redystrybucji władzy. Najwyższej władzy w kraju. Primakow usiłuje pozbawić Jelcyna możliwości zdymisjonowania go ze stanowiska premiera. Próbuje przejąć kontrolę nad siłowikami i mediami, zamiast zajmować się gospodarką, którą nieuchronnie czeka kryzys. Primakow zastrzegał, że nie zamierza wprowadzać cenzury, ale Dorenko zestawił jego komentarze ze starymi radzieckimi materiałami ze zjazdu KPZR, sugerując, że właśnie w tym kierunku zmierza kraj. Niespełna tydzień po emisji programu Primakow zaatakował Bierjezowskiego, Komentując podjętą przez Dumę decyzję o objęciu amnestią prawie 100 tysięcy więźniów, ogłosił, że Rosja musi zrobić trochę miejsca w więzieniach dla ludzi, którzy popełnili przestępstwa gospodarcze. Kilka dni później na firmy powiązane z Bierjezowskim przypuścili szturm uzbrojeni milicjanci w kominiarkach. Bierjezowski został zwolniony ze stanowiska sekretarza Wspólnoty Niepodległych Państw, a wkrótce wydano nakaz aresztowania go w związku z wyprowadzaniem pieniędzy z aerowłotu. Primakow, który zaczynał karierę w telewizji, uważał jeden kanał i jego kultowy program w Riemia za jeden z filarów władzy państwowej. Nie mógł pogodzić się z myślą, że Bierjezowski przejął państwową stację i przekształcił ją w narzędzie walki o wpływy. Premier zaoferował stacji dotacje w wysokości 100 milionów dolarów, pod warunkiem jednak, że Dorenko zostanie zwolniony. Prezenter również został objęty śledztwem w sprawie przestępstw podatkowych. Zmuszony do ucieczki z kraju Bierjezowski przypuścił kontrofensywę wymierzoną w Primakowa, którego przedstawiał jako siłę mroczniejszą i potężniejszą od komunistów podsycając przy tym strach liberalnych mediów przed premierem i jego radzieckim stylem ogłosił że komuniści chcą przywrócić system komunistyczny Primakow zamierza zbudować imperium od pierwszego dnia na stanowisku zaczął walczyć o kontrolę nad mediami służbami bezpieczeństwa udało mu się przejąć służby które przez 10 lat wolały się nie wychylać kiedy zobaczyły że ich człowiek zdobył władzę zaczęły wychodzić z ukrycia. 12 maja 1999 roku, ku radości liberalnych dziennikarzy, Jelcyn zdemisjonował Primakowa. To odejście jednej z ostatnich ważnych postaci epoki radzieckiej, a nieumiejętność rządzenia przez premiera po radziecką Rosję dowodzi tylko jednego: Kraj się zmienił i nie jest już możliwy powrót do przeszłości, napisano w artykule opublikowanym na łamach prozachodniego, liberalnego tygodnika Itogi, należącego do medialnego Imperium Gusińskiego. Media umieściły Primakowa w kontekście dawnej bitwy między radziecką przeszłością a zwesternizowaną przyszłością, bitwy, która wpłynęła na wynik wyborów w 1996 roku. Ale w przeciwieństwie do 1996 roku nie chodziło już o walkę o określone idee czy nawet kierunki rozwoju, lecz o walkę o władzę i przetrwanie na Kremlu. Niewiele miała ona wspólnego z dobrem Rosji i jej obywateli. Na szali ważyły się raczej interesy tych, którzy rozszerzyli wpływy i wzbogacili się za rządów Jelcyna. WŁAST Rosyjskie słowo władz Oxford English Dictionary definiuje jako władzę polityczną w państwach byłego Związku Radzieckiego. W Rosji i jej dawnych republikach władz jest nierozerwalnie związana z pojęciem "sobstwienność", oznaczającym własność, majątek, aktywa. Ponieważ rosyjskiej własności brakuje legalnego umocowania, może za nią stać tylko władza państwowa. Dla oligarchów którzy zdobyli majątki w wyniku budzącej duże wątpliwości prywatyzacji nomenklaturowej i programu udziały za pożyczki. Ciągłość władzy oznaczała konieczność zachowania sobstwienności. Mieliśmy obsesję na punkcie idei władzy, mówi Gleb Pawłowski, konsultant polityczny, który pracował dla Kremla od 1996 roku. Zachowanie rządów Jelcyna i pozwolenie mu na spokojne odejście po zakończeniu drugiej kadencji taki był horyzont naszego myślenia. Wszystkie te działania realizowano rzekomo w imię zachowania spuścizny Jelcyna i jego ochrony przed ewentualną zemstą. W istocie jednak spuścizna prezydenta Rosji, który porzucił komunizm i wprowadził w kraju reformy, pierwszego wybranego w demokratycznym głosowaniu, była ostatnią rzeczą. O której myśleli ludzie planujący sukcesję. Ostatecznie wyrządzili oni tej spuściźnie więcej szkód niż ktokolwiek inny, czyniąc z Jelcyna zakładnika własnych interesów. Prezydentowi nic nie groziło, a prawdziwe niebezpieczeństwo czyhało w jego bezpośrednim otoczeniu. Córka Jelcyna Tatiana i jej mąż Valentin Jumaszew byli zamieszani w kilka skandali finansowych. Oskarżano ich m.in. o nielegalne pobranie prowizji od kontraktu na renowację Kremla. W tej sprawie wszczął dochodzenie wspierane przez Łuszkowa prokurator generalny Federacji Rosyjskiej Jurii Skuratow. Łuszkow zresztą również stał się oligarchą, kontrolował Moskwę, jedną z przynoszących największe dochody korporacji w Rosji. Z jednej strony uosabiał rosyjski feudalizm w wydaniu regionalnym, z drugiej Traktował swoją moskiewską domenę jak zaczątek scentralizowanego państwa. Mógł się stać kolekcjonerem ziemi, nowym księciem Jurijem Dełgorukim, założycielem Moskwy. Po niezwykle pompatycznych i rozdmuchanych obchodach 850 rocznicy powstania Moskwy mer bez wątpienia zachłysnął się swoim sukcesem. Napisał we wspomnieniach Jelcyn. Latem 1999 roku Łuszkow zawarł sojusz z Primakowem, którego dymisji sprzeciwiało się 80% obywateli i którego notowania skoczyły z 20 do 32%. Partia Łuszkowa Ojczyzna i Partia Primakowa Cała Rosja zawiązały koalicję, tworząc blok Ojczyzna Cała Rosja. Istniały duże szanse. Że zwycięży on w wyborach parlamentarnych w grudniu 1999 roku, a wtedy jeden z koalicjantów zostałby prezydentem, a drugi premierem. Tak czy inaczej perspektywa redystrybucji dóbr, zepchnięcia na boczny tor rodziny Jelcyna i pozbycia się z kraju innych oligarchów, w tym Bierjezowskiego i Romana Abramowicza, stawała się coraz bardziej realna. Łóżko w otwarcie wzywał do zweryfikowania przebiegu prywatyzacji i rewizji porozumienia zawartego przez Rosję z byłymi republikami Związku Radzieckiego. Sewastopol to miasto rosyjskie, ogłosił. Znajdzie się w rękach Rosji. Można tego dokonać siłą, ja jednak jestem zwolennikiem rozwiązania pokojowego. Tubą mera była dobrze wyposażona moskiewska stacja centralnoje telewidynie której używał jako narzędzia do przypuszczania ataków na otoczenie Jelcyna. Jeden z prezenterów, Dmitrij Kisielow, stał się później jednym z najbardziej bezkompromisowych propagandystów, nawet jak na standardy Kremla. Centralnoje codziennie ostrzeliwało Kreml populistyczną artylerią, reżim Jelcyna sprzedał ojczyznę zagranicznemu kapitałowi. Zbudował skorumpowany system. Dopuścił się ludobójstwa na narodzie rosyjskim. To prezydenta winiono za spadek liczby urodzeń, katastrofalny stan nauki i edukacji, medycyny oraz kultury. Mafijna rodzina, prawdziwy klan gangsterów w otoczeniu prezydenta, alarmowały media znajdujące się pod kontrolą Łuszkowa. Klan Jelcyna, w którego skład, oprócz córki i zięcia, wchodzili jeszcze Aleksandr Wołoszyn, szef administracji Jelcyna i dawny partner biznesowy Bierjezowskiego, a także Roman Abramowicz. Inny partner Bierjezowskiego potrzebował własnego, posłusznego Primakowa. Jesienią 1998 roku, niedługo po mianowaniu Primakowa na stanowisko premiera, Gleb Pawłowski napisał w notatce służbowej Każda nowa głowa państwa będzie Primakowem. Albo staniemy się częścią tego procesu, albo rozegra się on bez naszego udziału. Późną wiosną 1999 roku Kreml stał się częścią procesu i zaczął szukać następcy, lojalnego, posłusznego człowieka, który miałby podobne doświadczenia i trafiałby do tego samego elektoratu. Na krótkiej liście kandydatów znaleźli się Siergiej Stiefasin, były szef służb bezpieczeństwa, Władimir Putin, głowa FSB, i Władimir Aksenienko, minister kolejnictwa. Ostatecznie wybór padł na Putina. Putin i Prymakow, dwaj byli agenci służb bezpieczeństwa, zajmowali w społecznej świadomości tę samą niszę, napisał Jelcyn we wspomnieniach. Klan prezydenta miał swoje powody, by sympatyzować z Putinem. Szef FSB wiernie służył Anatolijowi Sobczakowi, demokratycznemu merowi Petersburga, a kiedy okazało się, że ten jest zamieszany w skandal korupcyjny i nie może opuścić kraju, Putin zdołał potajemnie przewieźć go do szpitala we Francji. Otoczenie Jelcyna uznało, że skoro nie porzucił sobczaka w potrzebie, pozostanie też lojalny wobec prezydenta. Potwierdził swoją lojalność, kiedy pomógł zająć się prokuratorem skuratowym, nagranym na wideo w łóżku z prostytutkami, kiedy zlecono mu śledztwo w sprawie pochodzenia taśmy. Potwierdził jej autentyczność. Przypuszcza się, że to również on wydał zgodę na pokazanie jej w telewizji. Bierjezowski zaprzyjaźnił się z Putinem w latach dziewięćdziesiątych, zapraszał go na narty do Szwajcarii, a wiosną 1999 roku, kiedy konflikt oligarchy z Primakowem osiągnął apogeum, Putin zjawił się nieproszony na przyjęciu urodzinowym, które Bierjezowski wydał na cześć swojej żony. Primakow nigdy ci tego nie wybaczy, oznajmił oligarcha. Przyjaźń to przyjaźń, miał rzekomo odpowiedzieć Putin. Istnieje kilka wersji tych słów, ale wszystkie potwierdzają lojalność Putina. Bierjezowski, który do czerpania korzyści i sprawowania kontroli wolał wykorzystywać kontakty niż oficjalne stanowiska, wierzył, że Putin jest jego człowiekiem. W zastąpieniu prezydenta kluczową rolę miały odegrać media. Podobnie jak to się stało w 1996 roku, kiedy doprowadziły do jego wygranej w wyborach. Różnica polegała jednak na tym, że Jelcyn był prawdziwym politykiem, człowiekiem określonego formatu. Nie wykreowali go ani Małaszenko, ani Czubajs, ani ktokolwiek inny. Wystarczyło zdopingować go do działania i przekonać większość społeczeństwa, że tylko on może zapobiec powrotowi komunistów. Ale zwycięstwo w 1996 roku przekonało otoczenie Jelcyna, że z pomocą telewizji tę samą sztuczkę można powtórzyć także bez jego udziału, że dzięki odpowiedniej technologii z każdego kandydata, nawet najbardziej pozbawionego charyzmy, można zrobić godnego następcę. W 1999 roku politykę zastąpiła technologia polityczna. Obywateli zastąpili widzowie. A rzeczywistość zastąpiła telewizja. Media stały się organem władzy państwowej, uważa Gleb Pawłowski. Idea, w myśl której grupa politycznych technologów i ludzi mediów mogłaby dzięki telewizji wykreować na prezydenta kogoś, o kim nikt nigdy nie słyszał, wydawała się nieprawdopodobna, tym razem jednak należąca do Guzińskiego NTW. Która prowadziła kampanię 1996 roku, znalazła się po złej stronie barykady. Gusiński nie sprzeciwiał się pomysłowi wykreowania kandydata na prezydenta. Sprzeciwiał się jednak traktowaniu jego i jego telewizji jako organu władzy państwowej. Chciał bowiem pozostawać odrębną, niezależną władzą. W 1996 roku postanowił wesprzeć Jelcyna i przyniosło mu to ogromne korzyści, teraz jednak kazano mu się podporządkować i służyć Kremlowi. Zdaniem Aleksandra Wołoszyna, szefa kancelarii Jelcyna, uderzało to bezpośrednio w model biznesowy oligarchy. Imperium medialnego sińskiego zostało oparte na wyprowadzaniu publicznych pieniędzy i posługiwaniu się telewizją jako bronią. Narzędziem umacniania wpływów, tłumaczył Wołoszyn. Według oligarchy szef kancelarii zaoferował mu 100 milionów dolarów i poprosił o niewchodzenie Kremlowi w drogę. Obaj zgadzają się co do tego, że rozmowa o ewentualnym następcy Primakowa miała nieprzyjemny charakter. Gdyby Kreml zaproponował Gusińskiemu wyższą kwotę albo okazał mu więcej szacunku, wszystko mogłoby się potoczyć zupełnie inaczej, ale ani Gusiński, ani Małaszenko któremu zaoferowano stanowisko szefa administracji Jelcyna, nie zamierzali przyjmować instrukcji od Wołoszyna. Podczas gdy Gusiński walczył z Wołoszynem, zięć Jelcyna szukał łagodniejszych rozwiązań. W czerwcu 1999 roku Diaczenko i Jumaszew, którzy mieli dom w gasowie, zaprosili Małaszenkę na herbatę i usiłowali przekonać go do wsparcia Putina. Chcąc podjąć ostateczną decyzję. Małaszenko poprosił swojego przyjaciela Piotra Avena, byłego ministra handlu i bankiera, który osobiście znał szefa FSB, o zorganizowanie spotkania z Putinem. W daczy Avena, niedyś należącej do słynnego rosyjskiego i radzieckiego pisarza Aleksieja Tolstoja, wyprawiono nieoficjalną kolację. Putin przyszedł na nią ze swoimi dwiema córkami. Natomiast córka Małaszenki nie mogła się zjawić, bo leciała właśnie do Londynu, gdzie miała wkrótce rozpocząć rok szkolny, chodziła do prywatnej szkoły z internatem. Kolacja trwała prawie trzy godziny i nie przyniosła żadnych rewelacji z wyjątkiem jednego szczegółu. Pod koniec wieczoru córka Małaszenki zadzwoniła z lotniska Heathrow, ponieważ nie przyjechał po nią samochód, który miała wysłać szkoła. Kiedy. Jak wyjaśniła gościom żona Małaszenki, dziewczynka zapytała, czy powinna czekać, czy lepiej wsiąść do taksówki. Wtrącił się Putin, źle poradziliście córce. Słusznie czekała na samochód ze szkoły. Nie możecie mieć pewności, że taksówka, do której wsiądzie, będzie prawdziwą taksówką. Żona Małaszenki, która zjawiła się na kolacji, nieco spóźniona i nie zwracała dotychczas szczególnej uwagi na Putina. Spojrzała teraz na niego z zaskoczeniem. Przecież londyńskie taksówki to nie są jakieś nieoznakowane samochody biorące pasażerów na lewo. Nie możecie mieć pewności, że to byłaby prawdziwa taksówka, powtórzył spokojnie Putin. W rzeczywistości sugerował, że nasza córka mogłaby zostać porwana, tłumaczył Małaszenko. Po chwili ktoś zmienił temat, a kolacja toczyła się dalej. Żona powiedziała mi później, że ta uwaga idealnie podsumowuje Putina, oficera KGB. Z początku przyjąłem jego słowa z rozbawieniem i uznałem, że przesadza. Ale kiedy się nad tym zastanowiłem, doszedłem do wniosku, że ma rację. W tamtym okresie KGB nie bazowało na represjach, tylko na kontroli. Wszystko, co kontrolujesz, jest bezpieczne, czyli z definicji wszystko, czego nie kontrolujesz, może ci zagrozić. W taki sposób myślą i postrzegają rzeczywistość ci ludzie. A oficer KGB zawsze pozostanie oficerem KGB. Małaszenko nie był idealistą. Miał w życiu do czynienia z wieloma funkcjonariuszami służb bezpieczeństwa, a jeden z najwyżej postawionych oficerów KGB, Bobkow, pracował dla Media Mostu. Małaszenko nie obawiał się nadejścia rządów terroru, ale nie mógł znieść myśli że państwo miałoby kontrolować życie prywatne obywateli za pośrednictwem służb. Głównym celem KGB, zawartym w nazwie Komitet Bezpieczeństwa Państwowego, było właśnie zapewnienie państwu pełni władzy i kontroli. Jako ktoś, kto uważał, że powinna istnieć przeciwwaga dla władzy państwowej, Małaszenko nie chciał, by KGB umocniło swoją pozycję. Kilka dni po tamtej pamiętnej kolacji odwiedził Daczej Jumaszewa i oznajmił, że nie może poprzeć Putina. Powiedziałem mu, że KGB zawsze pozostanie KGB. To była, jak wspominał, ostatnia szansa NTW na sprzymierzenie się z Putinem. Zamiast tego w programie itogi zaprezentowano rodzinę Jelcyna jako wąski krąg ludzi podejmujących wszystkie ważne decyzje w kraju i manipulujących nawet prezydentem. Materiał Zilustrowany schematem przedstawiającym wszystkich członków rodziny oznaczał oficjalne wypowiedzenie wojny rodzinie Jelcyna, a tym samym Putinowi, namaszczonemu przez nią następcy. Nigdy dotąd nie używano w tym kontekście określenia rodzina, choć w Moskwie zaczęły się pojawiać osobliwe bilbardy, zapewne będące częścią antyjelcynowskiej kampanii łóżkowa. Na jednym z nich odwołano się do postaci potentata Romana Abramowicza, uchodzącego za kasiera rodziny. Napis, otoczony złotymi monetami, głosił Roma dba o rodzinę. Rodzina dba o Romę. W umysłach politycznych technologów Kremla ataki na rodzinę prowadzone przez Gusińskiego i Łuszkowa połączyły się w jedną skoordynowaną kampanię. Jelcyn potraktował program wyemitowany na antenie NTW jak wbicie noża w plecy. Zdjęcia członków rodziny pokazane na ekranie telewizora przypominały plakaty z wizerunkami poszukiwanych, które widywałem w fabrykach, na przystankach autobusowych albo w kinach w Swierdłowsku. Na plakatach widniały zwykle twarze pijaków, złodziei, morderców i gwałcicieli. A teraz policja uosabiana przez NTW atakowała moją tak zwaną rodzinę. Mnie, Tanie, Wołoszyna i Maszewa. Ludzi tych oskarżano o wszystkie grzechy, jakie tylko można sobie wyobrazić łapownictwo, korupcję, gromadzenie kapitału na kontach w szwajcarskich bankach i kupowanie willi oraz zamków we Włoszech i Francji. Prezydenta najbardziej zszokowały nie te rewelacje, tylko opuszczenie ich w świat przez ludzi, którzy osobiście znali jego i jego najbliższą rodzinę. Potraktował to jak osobistą zdradę. Dziennikarzom NTW odmawiano od tamtej pory wstępu na ważne spotkania na Kremlu, a urzędnikom zakazano występów na antenie telewizji, opowiadał Pawłowski, który odpowiadał za kontakty z mediami podczas kampanii prezydenckiej Putina. NTW pozostali już tylko Primakow i Łuszkow. Zmarginalizowano nas, wspomina Kisielow. Czasopis mój Togi złożyła wizytę skarbówka. Jezowski który poparł Putina i starał się wykorzystać tę sytuację. Przekonywał Kreml, że NTW przeszła na drugą stronę barykady i zdecydowała się na współpracę z Łuszkowem i Primakowem. Nie była to prawda. Gusiński wdał się z merem Moskwy w bezpośredni konflikt, a Małaszenko wykluczył Łuszkowa jako potencjalnego kandydata na premiera podczas rozmowy z Jelcynem we wrześniu 1998 roku. Nie uważali też Primakowa za swojego człowieka, przynajmniej nie na początku. Ich główną słabością okazał się właśnie brak własnego kandydata i zbagatelizowanie tego problemu. Jako właściciele najbardziej wpływowego kanału telewizyjnego w kraju uważali się za prawdziwą władzę, ośrodek, z którym trzeba się liczyć, niezależnie od tego, kto sprawował urząd prezydenta. 9 sierpnia 1999 roku Jelcyn mianował Putina premierem i swoim następcą, ogłaszając, że to jedyny człowiek, który może skonsolidować kraj. Bierjezowski triumfował. Gusiński zniknął z horyzontu, dzięki czemu Bierjezowski pozostał jedynym królotwórcą, najpotrzebniejszym człowiekiem w Rosji, kontrolującym główny kanał telewizyjny. Choć publicznie skrytykował Primakowa zapowiązania ze służbami bezpieczeństwa, wydawało się, że przeszłość Putina w najmniejszym stopniu mu nie przeszkadza. Światu wszystko to jawiło się jako kolejna ekstrawagancja Jelcyna. Poprzedni premier, Siergij Stiepaszyn, zajmował stanowisko niespełna trzy miesiące. Duża część obywateli nie zwróciła zresztą uwagi na to, że Putin został szefem rządu jego notowania ledwo znajdowały odzwierciedlenie w sondażach i badaniach opinii publicznej oscylując na granicy błędu statystycznego poniżej 2%. Rzadko występował publicznie i udzielał wywiadów. Tymczasem Primakow cieszył się 32% poparciem. Gusinski miał powody by uważać, że wszystko przemawia na jego korzyści i istnieje duża szansa, że pokona rodzinę ale kiedy baronowie uważnie śledzili polityczne bitwy o sukcesję, zawiązywali sojusze, przygotowywali się na wojny informacyjne i ładowali broń medialną wybuchowymi rewelacjami oraz kompromitującymi materiałami, reszta kraju stawała się coraz bardziej wyalienowana i odcięta od polityki. Ludzie nie czuli się odpowiedzialni za działania własnego rządu i uważali, że mają niewielki wpływ na kierunek, w którym zmierza Rosja. Nic od nas nie zależy. O wszystkim decyduje się za kulisami, uważała większość wyborców. Zdaniem Aleksandra Olsona, socjologa, który pracował dla Jelcyna podczas wyborów w 1996 roku, później zaś dla Putina podczas jego kampanii wyborczej, obywatele rozpoznawali twarze Jelcyna, Łóżkowa czy Primakowa, ale postrzegali politykę jako grę toczoną ponad ich głowami, w której pozostawała im tylko rola widzów. Takie podejście, umacniane przez media, doskonale współgrało z formatem telewizyjnym. Nikt nie kochał wielkich widowisk bardziej od Bierjezowskiego. Tym razem obowiązywały jednak inne zasady. W 1996 roku, mimo stronniczości mediów, Jelcen mógł stanąć do boju z Żyłganowem. Jego mało znany następca nie miał szans na uczciwe zwycięstwo z takimi zawodnikami wagi ciężkiej. Jak Łóżkow czy Primakow. Żeby cała operacja zakończyła się powodzeniem i żeby Putin był jedynym realnym kandydatem, dwóch pozostałych należało odsunąć od wyścigu prezydenckiego. A do takich zadań nie istniał człowiek lepszy niż Siergiej Dorenko, określany w rosyjskiej telewizji mianem zabójcy. Bandyta Dorenko, syn pilota wojskowego. Wychowywał się w miastach garnizonowych i w dzieciństwie przenosił się z jednej części kraju do drugiej. Jak przystało naszą mana, miał barwną biografię. Jako chłopiec marzył o karierze wojskowej, ostatecznie jednak, między innymi ze względu na słaby wzrok, skończył w telewizji. Nauczył się hiszpańskiego i portugalskiego, a następnie służył jako tłumacz wojskowy podczas wojny domowej w Angolii. 1975-2002. Miał częste kontakty z KGB, ale twierdził, że nigdy nie został formalnie zwerbowany. Ilekroć ze mną rozmawiali, wszystkim o tym opowiadałem, dlatego nie uważali mnie za człowieka godnego zaufania. Na początku lat 90. swobodnie kursował między kanałami telewizyjnymi i jako wolny strzelec współpracował z hiszpańskim serwisem CNN, relacjonując m.in. ostrzał Białego Domu i wojny w Czeczenii. Ale w jego umyśle te dwie ścieżki kariery, wojskowa i telewizyjna, stopiły się w jedną. Określał się mianem pulemieczika, czyli bandyty. Obszarem, w którym czuł się najbardziej komfortowo, była wojna. Jakakolwiek wojna, rozgrywająca się na płaszczyźnie politycznej bądź militarnej. Dorenko należał do tego samego gatunku, co nie wzorow. Był idealnym najemnikiem i pod każdym względem zaprzeczeniem Kisielowa, symbolu powagi i przyzwoitości burżuazji, ikony klasy średniej. Trafiał do szerszej, mniej wyrafinowanej publiczności. Nie miał takich dylematów jak Kisielow. Nie prosił widzów, by myśleli samodzielnie. Tylko mówił im, co myśleć i co robić, umiejętnie manipulując instynktami i uprzedzeniami. Bierjezowski po raz pierwszy zakochał się w Doręce, kiedy dochodził do siebie po nieudanej próbie zamachu w 1994 roku. Wysadzono wówczas jego Mercedesa. Leżąc w szpitalnym łóżku, oglądał program dziennikarza, który mówił właśnie widzom, że choć nie ma nic złego w tym, że oligarchowie wzajemnie się wysadzają, to byłoby dobrze, gdyby robili to w jakimś specjalnie wydzielonym miejscu, tak żeby nie mogli przy tym ucierpieć zwykli ludzie. Oligarcha odwiedził później biuro prezentera, został jednak poinformowany, że ten jest zajęty i nie może przyjąć gościa. Czekał przez dłuższą chwilę, asystentka poczęstowała go arbuzem, w końcu wyszedł, nie spotkawszy się ze swoim bohaterem. Dlaczego miałem się z nim spotykać? Był tylko oligarchą, wspominał Dorenko. Ten spektakl tylko pogłębił podziw Bierjezowskiego. Kiedy wreszcie umówili się na obiad w japońskiej restauracji w monstrualnym hotelu Rosjana przeciwko Kremla, oligarcha zaproponował ręce posadę prezentera najpopularniejszego w kraju programu informacyjnego, czyli w Riemieni. W trakcie spotkania pobiegł do Kremla, żeby załatwić z administracją formalności związane z moim zatrudnieniem. Bierjezowski był zachwycony stylem prezentera. W wywiadzie udzielonym w tamtym okresie ogłosił jestem jego wielkim fanem. Uważam, że to doskonały dziennikarz. Nie postrzegam go jako politologa, nie potrzebuję takiej osoby. Mam po prostu do czynienia ze świetnym programem i punktem widzenia zbieżnym z moim. Forma wydaje mi się szczególnie istotna. Nie mogę czytać książek napisanych słabym językiem. Chętnie jednak czytam książki o niczym, ale napisane w błyskotliwy sposób. Dorenko twierdzi, że oligarcha dzwonił do niego po każdym programie. Zawsze zaczynał rozmowę słowami: jesteś geniuszem. A później cytował długie fragmenty moich wypowiedzi. Dorenko był rosyjską wersją rusza Limbałkha. Prawicowego komentatora amerykańskiego, który swobodnie łączy poważne wykłady z politycznym show. Jako prezenter w Riemieni w latach 1997-1998, Dorenko przekształcił program w spektakl, w którym skupiał się na ujawnianiu przerażających tajemnic. Poruszał, budził oburzenie i nienawiść, ale przede wszystkim urzekał publiczność i przełamywał tabu. Nie apelował do zdrowego rozsądku i rozumu widzów, tak jak to robił Kisielow. Trafiał do ludzkich umysłów za pośrednictwem emocji i wrażeń. Konsekwentnie powtarzał wywołujące określone reakcje słowa i zdania. Przeciągał "wer", kiedy mówił War Rosji albo "zdur" Radzie. Dobierał mocne przemiotniki i pokazywał obrazy, które budziły określone skojarzenia, nawet jeśli nie miały bezpośredniego związku z tematem. Żądlował słowami, modulował głos, wyrażał konsternację i oburzenie, operował ironią lepiej niż faktami. To było iście cyrkowe widowisko, figle podobne do tych, których dopuszczał się Korowiow ze świty szatana w Mistrzu i Małgorzacie Błuchakowa. W pewnym momencie książkowy Korowiow urządza pokaz czarnej magii w Teatrze Warietes, ujawniając chciwość i niewierność swoich widzów. Dorenko zachowywał się podobnie, kpiąc ze swoich ofiar i terroryzując tych, których zlecono mu zniszczyć. Kiedy pytałem go, jak opisałby zawód, który wykonywał w tamtym okresie, odpowiedział: pierjemiesznik, błazen, żartowniś, trefniś. Tak naprawdę, twierdzi Siergiej Dorenko, który pojawiał się na ekranie, był czystą kreacją, fikcją. Istniał tylko przed kamerami potężni ludzie. Tacy jak Jumaszew i Diaczenko zapraszali mnie często do swoich dacz, ale nigdy tam nie jeździłem. Chcieli poznać Siergieja Jadorenkę z telewizji, ale on nie istniał w rzeczywistości. Umierał, ilekroć wyłączano kamery. Ze sceny schodził introwertyk, osoba, która nie lubiła towarzystwa i gardziła oligarchami. Często powtarzałem Bierjezowskiemu, słuchaj, kiedy walczę z Potaninem. Tak naprawdę walczę z wami wszystkimi. Nastawiałem jednych przeciw drugim. Na scenie był tak bezwstydny w swojej demagogii, tak cyniczny w bezpodstawnych, przesadzonych zarzutach, że oszałamiało to odbiorcę i niezawodnie dostarczało mu rozrywki. Krytycy i widzowie otwierali szeroko usta i pytali z niedowierzaniem jak on to robi, albo w jaki sposób uchodzi mu to na słucho. Jego publiczność Starsza i mająca niższy dochód oraz status społeczny od publiczności Kisielowa, oglądała wiadomości jak program rozrywkowy. Im bardziej sensacyjne, niewiarygodne i dziwaczne rewelacje przedstawiał Dorenko, tym większe miały one walory rozrywkowe dla widzów. Ludzie wierzyli w to, co widzieli, nie dlatego, że przekonywały ich fakty i dowody, tylko dlatego, że potwierdzało się to, co myśleli. Wszyscy są kłamcami i złodziejami. Niczego nie programowałem. Po prostu szeptałem im do ucha to, co sami chcieli usłyszeć, mówi Dorenko. W sierpniu 1999 roku Bierjezowski, który wrócił do Rosji po krótkiej przymusowej emigracji, po raz kolejny trafił do szpitala, tym razem z powodu zapalenia wątroby. Wezwał Dorenkę, który zjawił się u niego z torbą mandarynek. Leżał zlany potem w dwupokojowym apartamencie przypominającym pałac. W pewnej chwili powiedział, wszystkich ich wyruchamy Primakowa i łóżkowa. Właśnie wtedy Bierzowski po raz pierwszy przedstawił plan założenia własnej partii, jedna Rosja, która miała zapewnić Putinowi lojalistów podczas grudniowych wyborów parlamentarnych. Jej symbolem będzie niedźwiedź. Umiesz narysować niedźwiedzia? zapytał oligarcha prezentera nie trzeba było przekonywać do zaatakowania Primakowa i Łuszkowa. Kilka miesięcy wcześniej za sprawą Primakowa został wyrzucony z jeden kanału, stał się też przedmiotem prowadzonego w Moskwie śledztwa podatkowego, o co obwiniał obu polityków. Twierdził, że śledztwo dobiegło końca w dniu, w którym Primakow przestał sprawować urząd premiera. Nadchodząca bitwa i towarzysząca jej adrenalina niewątpliwie go podniecały. Powiedziałem Bori, Bierjezowskiemu, skończy się to tak, że będziesz jedną z pierwszych pięciu osób, które powieszą na Placu Czerwonym. Ja załapię się do drugiej dziesiątki. W ten sposób obaj zawiśniejmy. A więc, zapytał Bierjezowski, zapalmy papierosa i bierzmy się do roboty. Z Bożą Pomocą. Nowy program wszedł na antenę we wrześniu i był emitowany w każdy niedzielny wieczór. W tym samym czasie co prowadzone przez Kisielowa i Togi. Dorenko nagrał 15 odcinków, które określił mianem 15 srebrnych kul. Oglądane po kolei przypominają operę mydlaną, w której wykorzystano prawdziwe zdjęcia i materiały dokumentalne, ale w taki sposób, by nosiły znamiona fikcji. W programie pojawiali się złoczyńcy i bohaterowie, a luźna fabuła okraszona była teoriami spiskowymi, opowieściami o brutalnych zabójstwach, seksem, intrygami i łychcącymi fantazje widza obrazami. Tak jak każdą telenowelę, program pokazywano co tydzień o tej samej porze, a obok dobrze znanych widzom bohaterów i kontynuowanych z odcinka na odcinek wątków występowały też nagłe zwroty akcji. Socjolog Boris Dubin napisał w tamtym okresie, że powtarzalność działała na odbiorce kojąco, natomiast element zaskoczenia zapewniał rozrywkę. W czołówce programu do ręki pojawiały się koła zębate, a następnie rozlegał się chrzęst miażdżonego metalu i rytmiczne uderzenia młota. Primakow i Łóżkow, główni bohaterowie tego widowiska, byli symbolicznie miażdżeni przez telewizyjną machinę. Prymitywną, ale zabójczo skuteczną. Tematy, a nawet określone terminy i sformułowania przekazywali do ręce pracownicy Sztabu Wyborczego Putina, ale o sposobie ich przedstawienia prezenter decydował samodzielnie. Primakow miał być pokazywany jako stary, słaby i typowo radziecki, natomiast Łuszkow jako oligarcha mający krew na rękach i prowadzący brudne interesy z mafią z północnego Kaukazu. Dorenko odmalowywał postać łóżkowa w sposób karykaturalny, robiąc z niego rosyjską wersję ojca chrzestnego, niskiego, łysego, pulchnego człowieczka kontrolowanego przez swoją żonę Jelenę Baturinę, najbogatszą biznesfoman w Rosji. W jednym z programów prowadzący zasugerował, że rodzina moskiewskiego mera otrzymuje pieniądze od szwedzkiej firmy Mabetex, zamieszanej w skandal związany z renowacją Kremla. Przedstawił widzom dowody na opiewające na setki milionów dolarów przelewy bankowe wykonane przez niemiecką firmę siostrę Abetexu. Pieniądze trafiły na zagraniczne konta należące do człowieka noszącego takie samo nazwisko jak żona Łuszkowa. Wkrótce się okazało, że osoba ta nie była w żaden sposób spokrewniona z Jeleną Baturiną, Dorenko zaś nie zamienił z nią ani słowa i nie zweryfikował prawdziwości oskarżeń. Wszystko to nie miało jednak znaczenia, istotne było, że Łuszkow, nie będący skądinąd wzorem uczciwości, musiał się usprawiedliwiać, a z każdym słowem pogrążał się jeszcze bardziej. Brat mojej żony ma na imię Wiktor, a nie Andrzej, i jest jej jedynym partnerem biznesowym, usiłował tłumaczyć zniecierpliwiony. Przepraszam, ale musimy w tym momencie przerwać merowi, zanim powie coś, czego pożałuje. Oznajmił dorenko z błyskiem foku. Nigdy nie twierdziliśmy, że Andrzej jest jedynym partnerem biznesowym Jeleny Baturiny. Tak czy inaczej, gdyby Łuszkow był porządnym człowiekiem, nie mieszałby do tego wszystkiego żony. Tak się nie postępuje. Tylko Ty i ja, Juriju Michajłowiczu. Zwrócił się do nieobecnego w studiu Łuszkowa. Jesteśmy dwoma donami, Don Sergio i Don Georgio. Nie mieszajmy w to Twojej żony. Widzisz, Don Georgio. Po tym wszystkim nadal usiłuje bronić Twojego honoru. Do końca programu Dorenko mówił o łóżkowie już tylko jako o mężu swojej żony. Oskarżył go także o zabicie amerykańskiego biznesmena Paula Tatuma, trzy dni wcześniej zastrzelonego w niejasnych okolicznościach w związku ze sporem o kontrolę nad hotelem Radisson Sonsławianskaja w centrum Moskwy. Sensacja. Rodzina Paula Tatuma złożyła w amerykańskim sądzie pozew przeciwko Łuszkowowi. Jestem przekonany, że na nie zdoła przekupić amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, przynajmniej na razie. To oznacza, że po raz pierwszy sprawę z jego udziałem będzie badał niezawisły sąd, ogłosił Dorenko. Następnie odczytał oświadczenie złożone przez prawników rodziny Tatuma, a uczynił to takim tonem, jakby ogłaszał wyrok. Łuszkow odpowiada za zabójstwo Paula Tatuma i jest winny zagarnięcia należącego do niego milenia. Prezenter dążył przede wszystkim do ośmieszenia i wykpienia mera Moskwy. Mam przeczucie, że Łuszkowa zaczną wkrótce ścigać agencje rządowe różnych krajów, a Interpol wciągnie go na swoją listę. Ale nasz program przyjdzie mu z pomocą. Chciałbym w tym miejscu wygłosić oficjalne oświadczenie, dodał ze śmiertelną powagą. Ucieknę z Rosji razem z Łóżkowem. Spróbujemy nielegalnie przekroczyć granicę między Argentyną a Paragwajem. Nie muszę się kamuflować, nikt mnie przecież nie zna. Ale on, jako mąż swojej żony, musi się jakoś ucharakteryzować. Przebierzemy go za mężczyznę. Oto, co mamy do dyspozycji. Tu Dorenko zaprezentował Łóżkowa z brodą Fidela Castroi w berecie Hegu Ewary. A ponieważ te rekwizyty nie pasowały do Łuszkowa, dołożył mu włosy Moniki Lewiński, na wypadek gdyby musiał ukrywać się w Ameryce. Zgodnie z zapowiedzią Dorenko dokonał politycznego zabójstwa. Drugim celem tej porażająco skutecznej kampanii stał się Primakow. W jednym z najbardziej zapadających w pamięć odcinków swojego programu Dorenko oskarżył byłego premiera o próbę dokonania zamachu na prezydenta Gruzji Eduarda Szewardnadzego, po czym pokazał w żaden sposób niezwiązane z tą sprawą zdjęcia przedstawiające krwawą operację przeprowadzaną na anonimowym pacjencie w rosyjskim szpitalu. Jak wyjaśnił, właśnie tego rodzaju operację miał wkrótce przejść Primakov w Szwajcarii, choć w rzeczywistości czekał go standardowy zabieg wszczepienia endoprotezy. Mimo to dziennikarz zrobił z tego wydarzenia długi. Pełen drastycznych obrazów raport, i naprawdę nie miało znaczenia, że na ekranie pojawiła się noga innej osoby. Dorenko zaczął od przystawki, poinformował widzów, zarabiających średnio po 200 dolarów miesięcznie i leczących się w zrujnowanych po radzieckich szpitalach, że pobyt Primakowa w luksusowej klinice w Bernie może kosztować nawet 45 tysięcy dolarów. Nikt tu nie pyta o pochodzenie tych pieniędzy. Jeżeli ktokolwiek z Was planowałby taką operację, szpital chętnie przyjmie te dziesiątki tysięcy dolarów w dowolnej walucie. Jako główne danie prezenter zaserwował krwawe szczegóły operacji i związane z nią zagrożenia. W pierwszej kolejności lekarze usuwają górną część stawu biodrowego. Jak widzicie, jest ona bardzo krucha i może się łatwo rozpaść. Następnie zastępują ją sztucznym stawem który wkręca się w kość miedniczną śrubami. Później, jak widzicie, lekarze poszerzają pustą przestrzeń wewnątrz kości biodrowej i mocują drugą częścię do protezy, którą następnie przyklejają cementu. Przez cały czas trwania tej relacji kamera pokazywała zakrwawioną nogę ich chirurgów, którzy przewiercali kość i uderzali w nią młotkiem, prowadząc jednocześnie swobodną konwersację o wynikach ostatnich meczów piłkarskich. Bum, bum, bum. Ten widok robi duże wrażenie na nieprzygotowanym odbiorcy, informuje odbiorców korespondent. Ale wiertło i młotek są w tym przypadku absolutnie niezbędne. Dorenko przeprowadzał paralele pomiędzy problemami zdrowotnymi Jelcyna z 1996 roku a tymi, z którymi borykał się Primakow. Skoro chce być naszym przywódcą, porównanie do Jelcyna wydaje się w pełni uzasadnione. Podsumował radośnie prezenter. Jako, że notowania prezydenta pogarszały się w podobnym tempie, co jego zdrowie, takie porównanie szkodziło Primakowowi bardziej niż jakakolwiek operacja. Taki właśnie był cel relacji do Renki. Na koniec ogłosił, że skoro jeden zestawów byłego premiera uległ uszkodzeniu, to drugi spotka wkrótce podobny los, a kolejna operacja odbędzie się zapewne już po wyborach. Oznaczało to, że Primakow będzie ukrywał swoje problemy zdrowotne, ale jako prezydent zyska możliwość swobodnego zajmowania się swoim zdrowiem przez cztery kolejne lata. Dorenko nie pozostawiał miejsca na wątpliwości, Primakow, podobnie jak Jelcyn, jest zbyt stary i schorowany, by objąć urząd prezydenta. Oburzony tą demagogią Primakow postanowił natychmiast zadzwonić do Kisielowa, który prowadził równolegle program ITOGI. Przełączono go bezpośrednio do studia telewizyjnego. Cieszę się, że jesteśmy na antenie, bo mogę dzięki temu od razu odpowiedzieć na tezy przedstawione w programie, który przed chwilą obejrzałem, oznajmił Primakow. W naszym programie zapytał Kisielow, zadowolony, że ma okazję rozmawiać z tak wysokiej rangi urzędnikiem państwowym. Chodzi mi o program do ręki, słynącego z prawdomówności. Rzeczliwości i uczciwości. Kisielow nie krył zaskoczenia, ale Primakow postanowił uciągnąć. Dorenko poinformował widzów, że jestem poważnie chory i czekam na operację. Chciałbym zapewnić, że to nieprawda. A czy widział pan odcinek poświęcony Eduardowi Szewardnadzemu? Niestety nie, odparł Kisielow. Rozmowa toczyła się na żywo. Prowadziłem w tym czasie własny program. Nieważne, westchnął Primakow. W ten sposób zaszkodził sobie nie mniej niż za sprawą do ręki. Decyzja, by zadzwonić do prezentera telewizyjnego w sprawie konkurencyjnego programu, ośmieszyła go i odsłoniła jego słabość. Jeżeli ktokolwiek oglądał i przyzna, że telefon Primakowa był niewątpliwie doskonałą reklamą programu do ręki. Spokojny, poważny Kisielow nie mógł się równać z bandytą i jego maszynką do mielenia mięsa. Kiedy Dorenko nie atakował Primakowa i Łuszkowa, przeprowadzał wywiady z Putinem i wygłaszał peany na jego cześć w co drugim programie, przedstawiając go jako jedynego sensownego kandydata na urząd prezydenta. Na początku kampanii notowania Primakowa wynosiły 32%. Po 15 odcinkach programu Dorenki spadły do zaledwie 8%, natomiast 16% poparcie Łuszkowa stopniało do zaledwie 2%. Putin, który startował właśnie z dwuprocentowego pułapu, cieszył się teraz 36% poparciem. Bierjezowski wykwalał Putina, który jego zdaniem gwarantował w Rosji ciągłość władzy i możliwość samoralizacji. To, że kandydat na prezydenta stał na czele FSB i łączyły go ze służbami bezpieczeństwa związki równie bliskie, co Primakowa, najwyraźniej nie przeszkadzał Bierjezowskiemu. Odpowiadało mu też, że Putin nie zamierza ponownie otwierać tematu prywatyzacji. Wielu ludzi jest niezadowolonych ze sposobu, w jaki przebiegała dystrybucja dóbr. Nawet miliarderzy podzielają to niezadowolenie, bo uważają, że ich rywale dostali więcej. Putin jednak rozumie, że jakakolwiek redystrybucja dóbr nieuchronnie doprowadzi do rozlewu krwi. Porównał bieżącą sytuację do wyborów w 1996 roku kiedy oligarchowie zawiesili spory i wspólnie poparli Jelcyna. Dzisiaj wszyscy rozumieją, że właśnie tego kandydata powinno poprzeć całe społeczeństwo, włącznie z oligarchami. Czubajs, dawny wróg zgodził się z nim w tej kwestii i ogłosił w hitogach, gdyby wybory odbyły się dzisiaj, jedynym kandydatem jest Władimir Władimirowicz Putin. Nikt inny nie musi się już zgłaszać. To przekonanie podzielało wielu ludzi, po części za sprawą mediów. Pawłowski konsekwentnie forsował ideę większości Putina, nawet kiedy polityk cieszył się poparciem niższym niż 50%. Nie ulegało jednak wątpliwości, że Putin, który nie miał programu politycznego, spójnej ideologii ani partii politycznej, doskonale wpisywał się w oczekiwania społeczeństwa i odzwierciedlał frustrację. Jakie narastały w Rosji od dłuższego czasu. Kisielow przestał w swoim programie prezentować wyniki sondażów wyborczych. Natomiast socjolog Aleksandr Olson wspominał jego słowa: Nie rozumiem tych liczb. A to czego nie rozumiem, nie może pojawić się na ekranie. Nie tylko Kisielow nie pojmował przyczyn niespodziewanej popularności Putina, w jaki sposób ten pozbawiony charyzmy i niczym niewyróżniający się człowiek mógł się stać następcą Jelcyna. Ale to właśnie różnice między Putinem a Jelcynem skłaniały Rosjanę do takiego, a nie innego wyboru. Społeczne poparcie, jakim cieszył się ten pierwszy, dodatkowo wzmocnione przez strach przed powrotem komunistów w 1996 roku, zaczęło topnieć, gdy tylko to zagrożenie zniknęło. Gwoździem do trumny pierwszego prezydenta Rosji okazał się kryzys z 1998 roku. Niemal połowa obywateli miała poczucie, że rządy Jelcyna nie przyniosły krajowi nic dobrego, doprowadziły tylko do kryzysu gospodarczego, inflacji i rozpadu Związku Radzieckiego. Jedynie 25% Rosjan uznawało zasługi prezydenta na rzecz bundowy demokracji i społeczeństwa obywatelskiego większość chciała jego dymisji. Głównym celem stało się teraz przełożenie negatywnego elektoratu Jelcyna na pozytywny elektorat Putina. Żeby zrealizować to zadanie, należało przedstawić kandydata jako oponenta urzędującego prezydenta, ale jednocześnie człowieka przez niego namaszczonego. Gleb Pawłowski wyjaśniał, chodziło nam o to, by w pierwszej kolejności zmobilizować resztkę elektoratu Jelcyna, Później zaś pozyskać głosy elektoratu antyjelcynowskiego, którego sympatie rozkładały się na kilka różnych partii. Pozycja Putina wydawała się idealna. Miał już władzę, co zawsze przemawiało do rosyjskich wyborców, a jednocześnie postrzegano go jako przeciwieństwo Jelcyna. Putin gwarantował zarówno ciągłość, jak i kontrast. Jelcyn był stary. Schorowany i coraz większą trudność sprawiało mu odnajdowanie się w nowej rzeczywistości. Młody i bystry Putin kipiał energią. Jelcyn miał szerokie bary, opuchniętą twarz i siwe włosy. Putin był niski, miał ostre rysy i łysiał. Pilotował wojskowy odrzutowiec, pozował do zdjęć na pokładzie okrętu wojennego i walczył na macie w zawodach judo. Mówił wyraźnie, spokojnie i zdecydowanie. W porównaniu z Jelcynem, kwintesencją rosyjskości, człowiekiem emocjonalnym, impulsywnym i nadużywającym alkoholu, wydawał się obcokrajowcem. Ze względu na jego tajemniczość, trzeźwość umysłu, spokój i niemal pedantyczne zachowanie, w badaniach opinii publicznej opisywano go jako niemieckiego. Ma spokojny, aryjski charakter, ocenił jeden z respondentów. Jednym słowem, Putin okazał się idealnym stylizmem. To, że wziął się znikąd, nie miał bagażu politycznego, nie był kojarzony ani z pierestrojką, ani z komunistami, że nie promował określonego programu czy ideologii i unikał wystąpień publicznych, zdecydowanie działało na jego korzyść. Nawet w kwietniu 2000 roku, kiedy już został prezydentem, dwie trzecie Rosjan twierdziło, że niewiele o nim wiedzą. Choć nieustannie pojawiał się w telewizji, wydawał się człowiekiem bez właściwości, idealnym szpiegiem, któremu można było przypisać dowolne cechy. Bliskie związki między Putinem a rodziną Jelcyna stały się dla jego oponentów jedyną potencjalną linią ataku, uważa Pawłowski. Najskuteczniejszym sposobem, by tego uniknąć, wydawała się dymisja Jelcyna, kluczowy element planu sukcesji. I prezydent wyraził na nią zgodę. Postanowił jednak zaczekać do grudniowych wyborów parlamentarnych, żeby upewnić się, że proputinowska partia Jedność uzyska satysfakcjonujące wyniki. Jedynym programem i ideologią tej sztucznie wykreowanej partii był Putin. Zadanie kremlowskich spin doktorów polegało zatem na powiązaniu kandydata z jednością. Los tego ugrupowania został przesądzony w chwili, w której Putin przypadkiem pojawił się obok lidera partii Siergija Szojgu. Choć ten występ trwał zaledwie kilka sekund, został on, według Pawłowskiego, starannie wyreżyserowany przez specjalistów odpowiedzialnych za kampanię medialną Putina. Dokładnie przemyślano też udzieloną na poczekaniu odpowiedź na pytanie o to, na kogo Putin zamierza głosować w wyborach parlamentarnych. Odparł że jako niezwiązany z żadną partią urzędnik państwowy nikogo oficjalnie nie popiera, ale jako osoba prywatna zagłosuje na jedność. W programie togi Kisielow zwrócił uwagę, że Putin może się wypowiadać jako osoba prywatna w bani albo w kuchni, a nie w telewizji. Jednak wyrażone przez kandydata poparcie wpisywało się w logikę telewizyjnego teleturnieju i było warte więcej niż jakiekolwiek deklaracje czy programy polityczne. Pawłowski tłumaczył mi, Putin poprosił ludzi, żeby pomogli mu zdobyć władzę. W powszechnym wyobrażeniu stał się telewizyjnym, bohaterem, który konsekwentnie zbliżał się do realizacji ostatecznego celu, ale potrzebował wsparcia widzów. Musieli wręczyć mu z polowy, żeby mógł spałować swoich wrogów. Putin przez wąskie grono najbliższych współpracowników Jelcyna, pierwotnie wskazany jako jego potencjalny następca, zaprosił widzów do udziału w tym telewizyjnym teleturnieju. Publiczność, przyzwyczajona do systemu polegającego na tym, że wciskała guzik albo wybierała numer faworyta, chętnie spełniła tę prośbę. W grudniowych wyborach parlamentarnych jedność, która powstała zaledwie kilka miesięcy wcześniej, Zdobyła prawie 24% głosów, a jej jedyną ideologią była chęć dotarcia na Kreml. Socjolog Juri Lewada odniósł się do tego w następujący sposób. W czasach radzieckich jedyna partia w kraju obwołała się władzą państwową. Teraz władza państwowa obwołała się jedyną słuszną partią w kraju. Zbudowana przez łóżkowa i Primakowa Koalicja Ojczyzna, cała Rosja zajęła trzecie miejsce zdobywając zaledwie 13% głosów, a w ciągu roku połączyła się z jednością. Zarówno Primakow, jak i Łuszkow zrezygnowali z udziału w wyborach prezydenckich. Mimo to nieuprawnione jest twierdzenie, że Putin zawdzięczał popularność wyłącznie gierkom medialnym, albo że NTW przegrała, bo okazała się mniej skuteczna niż należący do Bierjezowskiego jeden kanał. Sukcesy mają wielu ojców. Kiedy oligarchowie Media i technolodzy polityczni toczyli bitwy, świętowali zwycięstwa i opracowywali plany, przekonani, że to oni rozdają karty w kraju działa się prawdziwa historia. I choć pozostawała poza ich kontrolą, mogli czerpać z niej korzyści. Putin był co prawda sztucznie wykreowanym politykiem, ale zdarzeniom, które uczyniły go prezydentem, trudno odmówić prawdziwości. Dzień przed objęciem przez niego Urzędu Grupa Czeczeńskich Rebeliantów pod wodzą Szamila Basajewa wtargnęła na terytorium sąsiadującego z Czeczenią Dagestanu. Bojownicy planowali stworzyć Emirat Kaukaski. Po wymianie ognia między siłami rosyjskimi a czeczeńskimi Putin, z błogosławieństwem Jelcyna, podjął decyzję o dokonaniu inwazji na Czeczenie, zapoczątkowując tym samym drugą w ciągu pięciu lat wojnę. 8 września ogłosił, że Rosja musi się bronić. Zostaliśmy zaatakowani. Należy zapomnieć o wątpliwościach i poczuciu winy. Następnego dnia Moskwą wstrząsnęła pierwsza seria eksplozji w blokach mieszkalnych. Zginęło ponad 300 osób, a kraj zalała fala strachu. Nigdy wcześniej i nigdy później czeczeńscy terroryści nie przeprowadzili takich ataków na cele cywilne, jednocześnie nie biorąc za nie odpowiedzialności. Małaszenko dowiedział się o tych wydarzeniach w drodze na lotnisko w Hiszpanii, skąd wracał do Moskwy. Kiedy nastąpił pierwszy wybuch, nie chciałem wierzyć, że stoją za tym czeczeńscy terroryści. Ale po drugim zrozumiałem, że to już koniec, że wszystko się zmieniło, że nie będzie już normalnej telewizji, że oto nadszedł kres wszystkiego, na co pracowaliśmy. Czułem się tak, jakbym patrzył na zbliżającą się do mnie lawinę. Stoisz nieruchomo. Widzisz, jak mknie w Twoją stronę, i wiesz, że nie możesz ani jej zatrzymać, ani uskoczyć. Rozumiał, że dzięki eksplozjom Putin będzie miał wolną rękę. W 1994 roku NTW zdołała takiej sytuacji zapobiec, ale tym razem opinia publiczna znalazła się po przeciwnej stronie barykady. Obawy Małaszenki okazały się w pełni uzasadnione. Wybuchy w blokach mieszkalnych w Moskwie stały się punktem zwrotnym zarówno dla Putina, jak i dla wojny w Czeczenii. Wywarły na społeczeństwie rosyjskim takie samo przerażające wrażenie, jakie dwa lata później stało się udziałem Amerykanów po ataku na World Trade Center. Do tamtej chwili Czeczenie postrzegano jako czarną dziurę krainę bezprawia, gdzie porywano ludzi, a brodaci terroryści ucinali białym głowy. Większość Rosjan wolała o tym jednak nie myśleć. Czeczenie traktowano jak rzeczywistość równoległą, znajdującą się po drugiej stronie telewizyjnego ekranu. Nawet atak czeczeńskich bojowników na Dagestan nie został uznany za wydarzenie mające istotny wpływ na życie zwykłych ludzi. Jednak 9 września ekran telewizyjny oddzielający Czeczenie od reszty kraju został roztrzaskany, a miliony ludzi ogarnął nagle strach bo nie chodziło już o jakieś odległe zagrożenie, o coś, co ogląda się w telewizji. Dotyczyło ich bezpośrednio. Wychodzili z domów, organizowali straże sąsiedzkie i wzmogli czujność. Niemal natychmiast zaczęły też się rodzić teorie spiskowe. W Ryazaniu, 200 km na południowy wschód od Moskwy, znaleziono torby z ładunkami wybuchowymi. Mieszkańcy, którzy je odkryli, natychmiast zadzwonili na milicję. Która początkowo potwierdziła ich przypuszczenia. Rosyjski minister spraw wewnętrznych poinformował, że udało się udaremnić atak terrorystyczny. Jednak pół godziny później szef FSB ogłosił, że chodziło o rutynowe ćwiczenia obrony cywilnej i że w podejrzanych torbach znajdował się cukier, a nie środek wybuchowy jak Wielu ludzi nabrało podejrzeń, spekulowano, że FSB stała za poprzednim wybuchem i spartaczyła ten drugi albo że terrorystom pomagał Bierjezowski, chcąc poprawić notowania Putina. Niezależnie od tego, czy teorie spiskowe miały potwierdzenie w rzeczywistości, dowiodły jednego, ludzie byli skłonni myśleć, że wszystko, co działo się w kraju, zostało zaplanowane i wyreżyserowane przez jakiegoś zakulisowego gracza. NTW zorganizowała debatę poświęconą wydarzeniom w Riazaniu czym rozwścieczyła Kreml. Niezależnie od prawdziwości teorii spiskowych nie dało się zaprzeczyć faktom, że do wybuchu rzeczywiście doszło. Kiedy eksplozja zniszczyła pierwszy blok mieszkalny, Putin przebywał w Nowej Zelandii. Kilka dni później, po powrocie, wystąpił w telewizji i wydawał się kompletnie zszokowany i wyczerpany. Właśnie wtedy, twierdzi Olson, który co tydzień sprawdzał notowania tego polityka, Rosjanie po raz pierwszy zauważyli i docenili Putina. Kiedy składał hołd ofiarom, powiedział na głos to, co czuli wszyscy jego rodacy, to niewiarygodne, niemożliwe. Co za nieludzkie okrucieństwo. Wybuchy, jak ogłosił, zagrażają istnieniu państwa rosyjskiego. Musimy użyć siły. Nie ma innego wyjścia. Nie chodziło o to, co Putin mówił, tylko o to, w jaki sposób ludzie mogli się z nim utożsamić, widzieli niedowierzanie i zmęczeni malujące się na jego twarzy. Zachowywał się jak zwykły człowiek, wyrażał uczucia milionów obywateli. Według Kolsona w tamtej chwili nastąpiło zwarcie. Ten dotychczas nijaki, przypadkowy człowiek, Joker w tali kart, stał się nagle asem, bohaterem którego istnienia nikt wcześniej nie podejrzewał. Ludzie myśleli o nim z nadzieją, postrzegali go jako człowieka, który ich obroni niezależnie od ceny, którą przyjdzie za to zapłacić. Przyjął odpowiedzialność za to, co się stało i zamierzał rozwiązać problem, którego nikt do tej pory nie chciał i nie umiał rozwiązać. Kilka tygodni później Putin wypowiedział słowa, które stały się jego znakiem rozpoznawczym na wiele kolejnych lat, będziemy ścigali ich wszędzie. Jeśli mamy ich dorwać na lotnisku, niech tak się stanie. Jeśli złapiemy ich w toalecie, spuścimy ich w kiblu. Tyle. Temat zamknięty. Putin różnił się od innych polityków. W gruncie rzeczy w ogóle nie zachowywał się jak polityk, mówił jak zwykły człowiek, ktoś z sąsiedztwa. W jego słowach kryło się coś więcej niż tylko groźba zemsty. Przy okazji pytał też, dlaczego mielibyśmy się bać Czeczeńców, wyjaśniał Pawłowski. Prosty sposób mówienia i gotowość do walki z Czeczenami, którzy terroryzowali kraj, kojarzyły się z głównym bohaterem jednego z najważniejszych poradzieckich filmów. Brat Aleksieja Bałabanowa opisywał historię młodego, charyzmatycznego Rosjanina, Daniły Bagrowa który po dwóch latach służby wojskowej w Czeczeniu wraca do Petersburga i poznaje od środka tamtejszy przestępczy półświatek. Jego starszy brat, niewiele znaczący gangster, prosi Daniłę, by ten pomógł mu wyeliminować konkurentów, Czeczenów kontrolujących handel uliczny w mieście. Daniła staje się płatnym mordercą, wymierza sprawiedliwość niczym Robin Hood, Pomagając ubogim oraz bezdomnym i eliminując sulicmenty oraz szumowiny. W jednej z pierwszych scen dochodzi do konfrontacji Daniły z dwoma śniadymi mężczyznami o silnym akcencie, niewątpliwie pochodzącymi z Kaukazu, którzy arogancko odmawiają zapłatę kary za jazdę trolejbusem na gapę. Bohater wyjmuje broń i celuje w krocze jednego z nich. Nie strzelaj, bracie, prosi przerażony mężczyzna. Nie nazywaj mnie bratem, jesteś zwykłym czarnym gównem, odpowiada Daniła. Następnie zabiera mu portfel, wyjmuje równowartość kary, rzuca go na ziemię i każe mężczyznom uciekać. Daniła stał się nowym rosyjskim modelem bohatera, dzielącym świat na my bracia, i oni obcy. Ustalał reguły na postawie własnego poczucia sprawiedliwości, którego nie ograniczały jakiekolwiek zachodnie prawa i konwenanse. Film wszedł na ekrany rosyjskich kin w 1997 roku, w tym samym czasie, kiedy Jelena Masiuk, dziennikarka NTW, została porwana w Czeczenii, odniósł ogromny sukces, głównie dlatego, że zdołał uchwycić nastroje rosyjskiego społeczeństwa, zmianę podejścia do Czeczenii oraz pierwsze podskórne symptomy tendencji nacjonalistycznych i niechęci do świata zewnętrznego. Kiedy wiosną 1999 roku spin doktorzy Putina sprawdzali, którzy fikcyjni bohaterowie rosyjscy budzą największą sympatię obywateli, Daniła z brata i Stirlitz znaleźli się na szczycie tej listy. Putin, podobnie jak Daniła, pojawił się na tym brzydkim, okrutnym świecie zupełnie niespodziewanie. Przyszedł znikąd, by bronić swoich braci członków rosyjskich gangów określano często mianem Bratok. Zdrobnieniem od słowa brat. Brat usprawiedliwiał nienawiść i użycie przemocy wobec tych złych, a strach przed terroryzmem i wojną w Czeczeniu usprawiedliwiał spuszczenie czeczeńskich terrorystów w kiblu. Telewizja skrzętnie wykorzystywała wizerunek Putina jako silnego i pozytywnego bohatera, nieograniczanego wymogami politycznej poprawności. W swoich programach Dorenko odwoływał się do Putina jako brata. Chętnie zestawiając go z Primakowem. Szeptałem do widzów, patrzcie, mamy ojca, Primakowa, który może nawet chce dobrze, ale jest zbyt schorowany i nie zdoła walczyć. Ale mamy też brata, silnego, zdecydowanego brata, który za wszelką cenę nas ochroni. Dorenko, który z armią rosyjską regularnie podróżował do Czeczenii, przeprowadzał z Putinem wywiady co kilka tygodni. Ilekroć się spotykaliśmy. Rozmawialiśmy o Czeczeni, wojsko chce walczyć, chce bardziej agresywnych działań, wkroczmy głębiej do Czeczeni, powtarzałem. Ilekroć to słyszał, oczy zaczynały mu błyszczeć, jesteś gotów powiedzieć to na antenie. Ja? Przecież wykrzykuję to co tydzień, zapewniałem. Zbombarduj Czeczenie, wylej na nią na palm, spal, zniszcz. Chcieliśmy nacisnąć guzik i ją unicestwić. Dziennikarz miał w ręku guzik telewizyjny i wykorzystywał go w tym samym celu, co guzik atomowy. Znalazł się wśród pierwszych sprawozdawców, którzy dotarli do Groznego, gdy rosyjskie wojsko zajęło miasto, zrównawszy je uprzednio z ziemią. Stał na centralnym placu stolicy Czeczenii, ubrany na czarno, a w tle poruszały się transportery opancerzone. Nachylał się nad mapami wojskowymi, kiedy dowódca sił rosyjskich tłumaczył działania swoich ludzi i pokazywał pola minowe, na których zginęły setki bojowników czeczeńskich. Przeprowadzał też wywiady z żołnierzami, którzy powtarzali, że czeczeńskim bojownikom nie można pozwolić wrócić do miast. Ci, którzy powstrzymali wojnę w 1996 roku, stali się nagle zdrajcami, natomiast Putin, który pozwolił dokończyć dzieła, Jawił się oczywiście jako bohater. Tymczasem Kisielow usiłował mówić w itogach o nadużywaniu siły i łamaniu praw człowieka w Czeczeniu, o fali krytyki płynącej z zachodu, tak jakby ktokolwiek jeszcze się nim przejmował. Jego słowa utonęły w powszechnym poparciu dla działań wojennych, a relacje medialne radykalnie różniły się od tych z okresu pierwszej wojny czeczeńskiej. Dziennikarzom odmówiono wstępu na teren Kremla określanego mianem strefy antyterrorystycznej. Musieli uzyskać specjalną zgodę służb bezpieczeństwa. Podczas pierwszej wojny wiele materiałów przedstawiało perspektywę czeczeńską, natomiast jedyne pojawiające się teraz nagrania z Czeczenii prezentowały punkt widzenia armii. Podczas pierwszego konfliktu nawet żołnierze wypowiadający się przed kamerą mówili o bezsensownej przemocy której się dopuszczali, teraz natomiast powtarzali slogany o rosyjskiej jedności. To nasza ziemia. Naszym sercem jest władz, oznajmił jeden z żołnierzy podczas rozmowy z korespondentem NTW. W wojnie sprzeciwiała się zdecydowana mniejszość Rosjan, do której zaliczali się przedstawiciele starej radzieckiej inteligencji i obrońcy praw człowieka. Grigori Jawliński Lider Liberalnej Partii Jabłoko domagał się rozpoczęcia negocjacji z prezydentem Czeczenii Asłanem Maschadowem. Tymczasem większość młodych liberalnych reformatorów opowiedziała się po stronie Putina. Czubajs zareagował na apel Jawlińskiego w następujący sposób. Wojna w Czeczenii oznacza odrodzenie rosyjskiej armii. Umacnia wiarę w naszą armię, a każdy polityk, który myśli inaczej, jest zdrajcą. Gusiński i Małaszenko, którzy popierali Jawlińskiego, ledwo kontrolowali własną telewizję. Małaszenko wspomina, jak zobaczył w NTW materiał przedstawiający ścięcie rosyjskiego zakładnika przez czeczeńskich bojowników. To były niezwykle drastyczne obrazy. Zadzwoniłem do Dobrodiejewa i zapytałem, dlaczego pokazał je bez konsultacji z nami. Odpowiedział, że poprosił go o to ruszajło, Władimir. Minister Spraw Wewnętrznych. Nie ulegało wątpliwości, że Dobrodiejew zaangażował się w propagandę wojenną. Dobrodiejew wyczuł zmianę nastrojów w społeczeństwie i nie tylko uskoczył przed zbliżającą się lawiną, ale świadomie dał się jej ponieść. Kilka tygodni po wybuchu wojny udzielił wywiadu wojskowej gazecie Krasnaja Zwiezda, w którym mówił między innymi kiedy generałowie z Ministerstwa Obrony przekazują ci informacje w czasie rzeczywistym, nie musisz nikogo o nic pytać. Uważał, że armia i media wykonują to samo zadanie i każdy, kto próbuje sugerować, że istnieje między nimi mur, popełnia błąd. Jest jasne, że Rosja wkroczy niedługo w kolejną fazę rozwoju. Nie możemy dłużej żyć tak, jak żyliśmy do tej pory, dodał. Kilka miesięcy później odszedł SNTW telewizji, którą pomagał zakładać. Został dyrektorem kanału państwowego i siedząc w wygodnym fotelu, obserwował, jak Władimir Putin niszczy NTW oraz zmusza jej założycieli do wyjazdu z kraju. Czas prozachodnich indywidualistów, którzy stawiali siebie ponad władzą państwową, ostatecznie dobiegł końca. Rozdział 7. Zdalne sterowanie w Sylwestra 1999 roku, składając tradycyjne życzenia noworoczne, Boris Jelcyn ogłosił, że ustępuje z urzędu prezydenta i przekazuje władzę Władimirowi Putinowi. Rosja musi wkroczyć w nowe milenium z nowymi politykami, nowymi twarzami, inteligentnymi, silnymi i pełnymi energii ludźmi. A my, którzy sprawowaliśmy władzę przez tyle lat, powinniśmy odejść. Ja też odchodzę. Rosja nigdy nie cofnie się do przeszłości. Zawsze będzie kroczyła naprzód. A ja nie chcę stać historii na drodze. Wygłosił emocjonalną, poruszającą mowę. Poprosił, by wybaczyli mu ci, którzy wierzyli, że zdołamy w jednym skoku, jednym gwałtownym susie, porzucić totalitarną przeszłość i wkroczyć w świetlaną, bogatą, cywilizowaną przyszłość. Sam w to wierzyłem. Wydawało mi się, że wystarczy jeden zdecydowany ruch. Nie udało się. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Teraz zastąpi mnie nowe pokolenie, pokolenie, które może dokonać więcej. Bezpośrednio po tym przemówieniu życzenia złożył rodakom Władimir Putin. Powierzono mi dziś zadanie zastąpienia głowy państwa. W Rosji ani na chwilę nie dojdzie do przerwania ciągłości władzy. Jakakolwiek próba podjęcia niekonstytucyjnych działań zostanie stanowczo stłumiona. Kilka godzin wcześniej Jelcyn ostatecznie opuścił Kreml, przekazując Putinowi walizkę z kodami nuklearnymi i pióro, którym podpisał swoją rezygnację, zwrócił się do swojego następcy. Opiekujcie się. Opiekujcie się Rosją. Telewizja pokazała obu mężczyzn, stojących ramię w ramię w gabinecie Jelcyna. Wysoka postać o siwych włosach opuszczała pomieszczenie, a na jej miejsce wkraczała postać niska i szczupła. Wydawało się, że proces przekazania władzy przebiegał niezwykle płynnie. Ten rytuał został jednak starannie wyreżyserowany, noworoczne życzenia składane przez przywódcę państwa miały zdecydowanie bardziej symboliczny charakter niż jakiekolwiek wybory. Putin został prezydentem Rosji, a głosowanie, które odbyło się trzy miesiące później, tylko to potwierdziło. Objęcie przez niego urzędu nie tylko przypieczętowywało zachowanie ciągłości i władzy, ale też wprowadzało zupełnie nową estetykę. Kiedy kraj oglądał noworoczne przemówienie Putina, ten był już w Czeczeniu. Sylwestrową uroczystość przerwały ujęcia przedstawiające następcę Jelcyna otoczanego przez ludzi w wojskowych mundurach, ubranego w parkę i odznaczającego medalami żołnierzy. W tej wojnie chodzi nie tylko o obronę honoru i godności naszego kraju, chodzi też o położenie kresu dezintegracji Rosji, oznajmił. W przeciwieństwie do Jelcyna, który postrzegał Rosję jako naród, Putin traktował ją przede wszystkim jako państwo. Dwa dni przed oficjalnym przejęciem władzy nad krajem ogłosił manifest zatytułowany Rosja na progu nowego milenium uznał w nim instytucje państwa za klucz do triumfu Rosji i siłę prowadzącą do jej konsolidacji. Jego zdaniem Rosja nie potrzebowała nawet państwowej ideologii. Jej ideologia, jej idea narodowa była tożsama z państwem. Prawa i wolności jednostki, choć ważne, nie mogły zapewnić państwu siły i bezpieczeństwa. Rosja, twierdził, nigdy nie stanie się kopią Wielkiej Brytanii czy Ameryki gdzie liberalne wartości były głęboko zakorzenione. Rosja miała własne tradycyjne wartości patriotyzm, kolektywizm, dzierżawność pozycji potęgi geopolitycznej dominującej nad innymi państwami oraz gospodarstwienność prymat państwa. Dla Rosjan silne państwo to nie anomalia, z którą należałoby walczyć. Wręcz przeciwnie, to źródło i gwarant porządku, inicjator i podstawowy bodziec jakichkolwiek zmian. Społeczeństwo pragnie przywrócenia przewodniej i regulacyjnej roli państwa. W Rosji kolektywna forma życia zawsze dominowała nad indywidualizmem. Nie da się również polemizować z faktem, że paternalizm jest głęboko zakorzeniony w rosyjskim społeczeństwie. Większość Rosjan łączy poprawę swojego życia nie tyle z własnymi działaniami, inicjatywą i przedsiębiorczością, ile raczej z pomocą i wsparciem oferowanymi przez państwo. Nie możemy tych ludzi ignorować. W tym miejscu pojawia się pokusa przenoszenia naszej wiedzy o obecnej sytuacji Rosji i rządach Putina na pierwsze lata jego prezydentury, opisywania procesu stopniowego przekształcania się kraju w nacjonalistyczne, korporacyjne państwo jako elementu z góry opracowanego planu. Jednak w rzeczywistości niewielu ludzi zwróciło uwagę na ówczesne deklaracje Putina, a jeszcze mniej osób deklaracje te zaniepokoiły. Naszkicowany przez Pawłowskiego manifest na nowe tysiąclecie odzwierciedlał nie tylko poglądy nowego prezydenta, ale również to, co chcieli usłyszeć obywatele. Badanie opinii publicznej przeprowadzone w styczniu 2000 roku potwierdziło, że aż 55% społeczeństwa oczekiwało od Putina przywrócenia Rosji statusu wielkiej i cieszącej się powszechnym szacunkiem dzierżawy, a tylko 8% chciało zbliżenia do Zachodu. Jako człowiek związany z KGB był niewątpliwie etatystą, ale pozostawał też wolny od jakiejkolwiek ideologii, co w przekonaniu większości Rosjan nie kłóciło się z ideologią kapitalistyczną wręcz przeciwnie. Wielu rosyjskich liberałów postrzegało go jako autorytarnego modernizatora, który mógł przywrócić sprawne funkcjonowanie państwa i gospodarki. Traktowali go jak czystą kartę, na której mogli zapisać własną narrację. Dzisiejszy kształt Rosji nie był z góry ustalony, paleta możliwości wydawała się dość szeroka, a do jej zawężenia doprowadzili ci, którzy kreowali narrację. Wykształceni, zamożni, zwesternizowani przedstawiciele klasy średniej widzieli w Putinie prezydenta centroprawicowego, liberała gospodarczego, rosyjską wersję Augusta Pinocheta. Pięć dni po oficjalnym objęciu przez Putina urzędu prezydenta Piotra Wen, dyrektor Alfa Banku, największego prywatnego banku rosyjskiego i wieloletni znajomy nowego prezydenta, opublikował na łamach Kommersanta artykuł, w którym przedstawiał chilijskiego dyktatora jako wzłogodny naśladowania. Nie popieram Pinocheta jako osoby, ale darzę go szacunkiem jako polityka. Który zrealizował określone cele i konsekwentnie ulepszał swój kraj. Nie był skorumpowany. Wspierał swój zespół ekonomistów przez 10 lat. Do tego potrzeba siły. Te sytuacje da się w wielu kwestiach porównać. Awen brał zatem pod uwagę, że prezydent mógłby zastosować autorytarne metody, by realizować swoje reformy. Przeszłość Putina i jego związki z KGB nie budziły obaw liberalnych dziennikarzy rosyjskich. Stygmatyzowanie prezydenta z powodu jego pracy w służbach bezpieczeństwa uznawano wręcz za formę społecznej dyskryminacji. Tych, którzy podczas ataków na Putina przywoływali jego służbę w KGB, traktowano jak przedstawicieli marginalnej grupy dysydentów, inteligencji albo demskizów, demokratycznych schizofreników. Sojusz Sił Prawicowych, Partia Liberalno-Gospodarcza, na której czele stanęli Gajdar, Niemcow, czubaj oraz biznesfoman Irina Hakamada, prowadziła kampanię pod hasłem Putin na Kreml, Kirjenko do parlamentu. Ugrupowanie to otrzymało solidne 8,5% głosów w wyborach parlamentarnych 1999 roku, a Niemcow, który nie chciał popierać Putina, został przegłosowany. W noc po grudniowych wyborach Putin zjawił się na przyjęciu zorganizowanym przez Sojusz Sił Prawicowych i wzniósł toast za nasze wspólne zwycięstwo. Następnego dnia w swoim gabinecie zgromadził liderów wszystkich zwycięskich frakcji i przyłączył się do wzniesionego przez lidera komunistów Gennady Jaziuganowa toastu za Stalina z okazji 120. rocznicy urodzin Tyrana. Prezydent którego dziadek pracował jako kucharz na dworze Stalina, nawet przy tym nie drgnął. Nie postrzegał go bowiem jako symbolu represji, tylko jako ucieleśnienie silnej władzy państwowej. Nie uważał się ani za stalinistę, ani za liberała. Jako szpieg wymykał się wszelkim opisom i z powodzeniem stosował mimikrę. Mógł przyjąć dowolną tożsamość, która akurat pasowała do sytuacji by zdobyć zaufanie i sympatię interlokutora. Jego zdolności aktorskie oraz umiejętność wtopienia się w tło utwierdzały jego rozmówców w przekonaniu, że podziela ich poglądy. Putin widział na własne oczy upadek radzieckiej gospodarki. Będąc oficerem KGB w Dreźnie, obserwował przewagi kapitalistycznej Republiki Federalnej Niemiec nad socjalistyczną Niemiecką Republiką Demokratyczną. Na stanowisku zastępcy mera Petersburga odpowiedzialnego za handel zagraniczny utrzymywał też kontakty z wielkim biznesem i nie miał złudzeń co do gospodarki planowej. Jego pierwotny program gospodarczy, zakładający wprowadzenie niskiego podatku liniowego, wydawał się bardziej liberalny niż jakikolwiek system w historii Rosji. Doradca ekonomiczny następcy Jelcyna Andrii Iłłarionow był zdeklarowanym libertarianinem. A minister finansów Aleksiej Kudrin należał do otoczenia Czubajsa. Putin bynajmniej nie zamierzał demontować kapitalizmu. Pierwsze lata jego rządów rozbudziły w rosyjskiej klasie średniej optymizm, a nawet entuzjazm. Ceny ropy poszybowały w górę, wzrost gospodarczy wyniósł 10%, a dochód netto rósł jeszcze szybciej. Prosta, podstawowa zasada rządów brzmiała, damy Wam bezpieczeństwo stabilność i poczucie godności, sklepy pełne towarów i możliwość podróżowania za granicę, nie zawracając wam przy tym głowy ideologią. W ten sposób spełniło się marzenie końca lat osiemdziesiątych, a w zamian Kreml prosił tylko o to, by ludzie zajmowali się swoimi sprawami i nie mieszali się do polityki. Rosjanie chętnie spełnili tę prośbę, ponieważ zmiana stylu życia wydawała im się bardziej interesująca niż polityka. W Moskwie otwarto pierwszy sklep IKEA, a przedstawiciele rosyjskiej klasy średniej, tak jak wszędzie indziej w Europie, skupili się na urządzaniu wnętrz swoich domów w stylu skandynawskim i nie mieli czasu na politykę. Nagle pojawiły się kawiarnie, w których ludzie mogli sączyć cappuccino, kartkując wiadomości, rosyjski dziennik o tematyce gospodarczej, należący częściowo do Financial Timesa i Wall Street Journal. Zakładano nowe kina, teatry muzyczne, rodowiska i kluby fitness. Za przewodnik po urokach tego nowego życia służył liśniący tygodnika Fisza. Pierwotnie miał się on stać rosyjską wersją brytyjskiego magazynu miejskiego Time Out, ale, jak to zwykle w Rosji bywa, wkrótce okazał się czymś więcej. Tak jak Komierzantów formował nowych Rosjan, a NTW ukształtowała upodobania i wartości klasy średniej oraz przedsiębiorczych biznesmenów, taka fisza docierała do młodych, wykształconych, zwesternizowanych mieszkańców miast, dzieci inteligencji, które odrzucały nawet słowo inteligencja, a także tematy, które zajmowały ich rodziców. Jak mówi Ilia Oskołkow cencypier, jeden z założycieli i pierwszych wydawców tygodnika afisza, jego czytelnicy plasowali się gdzieś pomiędzy wielkomiejską klasą kreatywną a środowiskiem młodych, dobrze zarabiających przedstawicieli klasy średniej jub pies magazyn opisywał Moskwę jako europejską stolicę, nieróżniącą się niczym od Berlina czy Madrytu. Pod wieloma względami afisza również potwierdzała. Że Moskwa jest miastem nie mniej europejskim od innych stolic Zbiegło się to w czasie z nadejściem ery Putina Wszyscy zaczęli się bogacić, a po latach chaosu i niepewności narodziła się nowa narracja Ludzie zaczęli bardziej długofalowo myśleć o przyszłości Mieli dzieci, psy, a hasło żyj szybko, umieraj młodo straciło dawny powab Na ruinach imperium wyrosło nowe życie, pełne niezwykłej energii Afisza zaczęła wkrótce wydawać przewodniki dla niezależnych, mówiących po angielsku podróżników. Czytelnicy afiszy, wiadomości jej i wyborcy sojuszu sił prawicowych uważali się za liberałów, ale jednocześnie chcieli, by to państwo zapewniało im swobody, wygodę i stabilność. Kluczowym elementem narracji stabilizacji było przedstawianie lat dziewięćdziesiątych jako okresu pełnego chaosu i przestępczości. Jak na ironie Obraz ten został ukształtowany w takim samym stopniu przez rzeczywistość Jelcyna, jak przez telewizję początku XXI wieku. W maju 2000 roku NTW wyemitowała Bandycki Petersburg, jeden z najpopularniejszych rosyjskich seriali opisujący losy szefów organizacji przestępczych, płatnych morderców i skorumpowanych policjantów. Jedyną pozytywną postacią w tym karnawale podłości i brutalności był lokalny dziennikarz, który, usiłując rozwiązywać sprawy kryminalne, doprowadzał nieumyślnie do śmierci kolejnych osób. Rosja lat 90. niewątpliwie dostarczyła bogatego materiału do napisania takiego scenariusza, rozpad ZSRR otworzył niezliczone możliwości różnego rodzaju gangsterom i przestępcom. Ale dopiero seriale telewizyjne uczyniły z przestępczości wyróżnik tamtej dekady. Putin wręcz uosabiał lata 90. i reprezentował władze miasta z okresu, w którym toczyła się fabuła bandyckiego Petersburga, ale negowała to oficjalna narracja stabilizacji. Jedną z pierwszych, symbolicznych decyzji Putina po objęciu urzędu prezydenta było przywrócenie hymnu Związku Radzieckiego skomponowanego w 1938 roku, w okresie największej eskalacji stalinowskiego terroru, jako hymn partii bolszewickiej, Jelcyn odrzucił go wraz z innymi symbolami ZSRR, zastępując go pozbawioną słów pieśnią patriotyczną Michała Glinki, po spotkaniu z rosyjskimi sportowcami, którzy skarżyli się, że nie mogą śpiewać własnego hymnu państwowego. Putin zaproponował przywrócenie dawnej melodii z nowymi słowami, napisanymi przez autora dwóch poprzednich wersji. Kropka. Twierdzenie, że Rosjanie marzyli o przywróceniu hymnu ZSRR, byłoby wielkim nadużyciem. Większości to po prostu nie obchodziło. Jednak akt przywrócenia czegoś, co zostało niegdyś zniesione ze względów ideologicznych, miał niezwykle symboliczny charakter. Aleksandr Jakowlew odczytał ten gest jako przejaw braku szacunku do przeszłości kraju i nieokazanie chrześcijańskiej skruchy, dopóki żyje. Nigdy nie zaśpiewam tych słów ani nie wstanę, słysząc te dźwięki. To nie mój hymn. To hymn innego kraju, innego nie tylko z nazwy, ale też ze swej istoty. Jesteśmy nowym państwem, wolną Rosją, i chcemy pozostać wolnymi ludźmi. W rzeczywistości ani Jelcyn, ani Putin nie postrzegali Rosji jako nowego państwa, ale widzieli w niej kontynuację tego starego. O ile jednak Jelcyn i jego ideolodzy szukali symboli rosyjskiej państwowości w epoce przedrewolucyjnej, odrzucając cerę radziecką jako coś ideologicznie obcego, o tyle Putin poszedł o krok dalej. Jak napisał historyk kultury Andrzej Zorin, Następca Jercyna włączył okres radziecki w kontinuum procesu budowy rosyjskiego państwa. Chciał zjednoczyć przeszłość radziecką i rosyjską pod sztandarem stabilności i silnej państwowości. Librełowie, którzy odrzucali radziecką historię i domagali się okazania żaru oraz skruchy, stali się dogmatykami i zakciarzami. Być może ja oraz naród rosyjski, mnimy się, ale chciałbym zwrócić się do tych, Którzy nie zgadzają się z moją decyzją o przywróceniu hymnu ZSRR. Proszę was, byście nie dramatyzowali, nie budowali murów, nie palili mostów i nie dzielili po raz kolejny społeczeństwa, oznajmił podczas wystąpienia w Dumnie 4 grudnia 2000 roku. Użyte przez Putina sformułowanie ja oraz naród budziło zdecydowanie większy niepokój niż w sprawach hymnu. Powrót do hymnu partii bolszewickiej zbiegł się w czasie z konsekracją Soboru Chrystusa Zbawiciela, zniszczonego przez bolszewików i odbudowanego przez Łuszkowa. Ta koincydencja najwyraźniej nie przeszkadzała Putinowi, bowiem jednoczesny powrót do hymnu partii bolszewickiej i konsekracja odbudowanego Soboru były symbolem rosyjskiej państwowości i prawdopodobnie dlatego decyzji prezydenta nie sprzeciwiał się patriarcha Aleksy II. Miejska klasa średnia zareagowała na ten ruch z większym dystansem, ale potraktowała go jak element postmodernistycznej gry politycznej, w której niczego nie należy brać na poważnie, skoro wszystko jest tylko imitacją, zarówno sobór, jak i hymn. Przywrócenie starego hymnu nie zwiastowało powrotu do czasów ZSRR, tylko początek odbudowy rozumiany jako tendencja historyczna następująca zwykle po rewolucji. Jak pokazuje historia, taki plan rzadko przynosi zamierzone przez jego twórców efekty. W przeddzień nowego milenium i dziesiątej rocznicy rozpadu Związku Radzieckiego Rosjanie trącali się więc kieliszkami przy dźwiękach radzieckiego hymnu. Był to mocny sygnał, dowodzący, że Putin nie postrzegał wolności i poradzieckiego ładu politycznego jako fundamentów nowego kraju zwanego Rosją, traktował je raczej jako dekorację, które można rozebrać równie łatwo jak teatralną scenografię. Wnikliwy eseista Kirill Urogow napisał w tamtym okresie, że przywrócenie hymnu ZSRR, tak jak każdy akt symboliczny, miało praktyczne konsekwencje daleko wykraczające poza zamysły autorów. Symbol pojawił się jako pierwszy, ale jego znaczenie nadeszło później. W przeciwieństwie do Jelcyna Putin nie chciał radykalnie zerwać z radziecką przeszłością. Rok wcześniej odsłonił tablicę ku czci Jurija Andropowa, szefa KGB w czasach, w których Putin jako młody rekrut także dołączył do służb. Zmarłego zaledwie dziewiętnaście miesięcy po wyborze na szefa partii komunistycznej i przewodniczącego prezydium Rady Najwyższej Związku Radzieckiego polityka postrzegano jako oświeconego i autorytarnego modernizatora. Krótko stał na czele kraju, co przyczyniło się do powstania mitu, że gdyby nie zmarł przedwcześnie, w chwili śmierci miał 70 lat, mógłby zapobiec rozpadowi ZSRR i uzdrowić gospodarkę. Nie tylko liberałowie próbowali cofnąć taśmę historii i wskazać punkt, w którym wszystko poszło w złym kierunku, to samo robili siłowicy, którzy postrzegali objęcie przez Putina najwyższego urzędu w państwie jako szansę na realizację idei Andropowa. Niedługo po objęciu przez Putina stanowiska premiera na początku sierpnia 1999 roku, podczas zebrania oficerów w służb bezpieczeństwa w dniu rocznicy powstania tajnej policji, powiedział pół żartem, pół serio, szpiedzy umieszczeni pośród przedstawicieli rosyjskiego rządu z powodzeniem zakończyli pierwszą fazę operacji. Podobnie jak większość agentów KGB, Putin nie darzył Gorbaczowa szacunkiem. Nie postrzegał go jako człowieka, który zapewnił Rosji wolność, tylko kogoś, kto w wyniku własnej słabości utracił kraj i stanowisko. Wiele lat później powiedział, że osoba, która nie żałuje rozpadu Związku Radzieckiego, nie ma serca, a osoba, która pragnie jego powrotu, nie ma mózgu. Putin z pewnością miał mózgi i nie próbował odbudowywać ZSRR a swoją misję upatrywał w zapobieganiu dalszej dezintegracji kraju. Ponieważ liberalne reformy Gorbaczowa i rozszerzenie wolności mediów podkopały system radziecki, nowy prezydent nie zamierzał powtarzać błędów poprzednika. Boris Niemcow wspominał swoją wizytę złożoną Putinowi wkrótce po objęciu przez niego stanowiska prezydenta. Odwiedził go w tym samym gabinecie, w którym bywał wielokrotnie w trakcie prezydentury Jelcyna. Podczas rozmowy Putin nagle zapytał, czy miałbym coś przeciwko temu, żeby obejrzeć wiadomości o piętnastej. Zdziwiło mnie to. Rozejrzałem się po gabinecie. Nic się tam nie zmieniło. Prawie nic. Jedynym przedmiotem leżącym zwykle na biurku Jelcyna było pióro, to samo, które wręczył swojemu następcy po podpisaniu rezygnacji. Teraz biurko także było puste, nawet pióro zniknęło. Zastąpił je piloty do telewizora. Niemców nie mógł przypuszczać, że piętnaście lat później stanie się ofiarą nienawiści, którą ten pilot rozbudził w Rosji. To małe urządzenie stało się jednym z głównych narzędzi Putina, jego berłem. W przeciwieństwie do Jelcyna, rzadko oglądającego siebie w telewizji i po prostu unikającego kanałów, które mu nie odpowiadały, obecnego prezydenta ogarnęła prawdziwa obsesja. Pod koniec każdego dnia sprawdzał, jak pokazywały go poszczególne stacje. Ponieważ przekonał się na własne oczy, jaką rolę odegrała telewizja w jego dojściu do władzy i zniszczeniu Primakowa oraz Łuszkowa, zdawał sobie sprawę, że potęga oligarchów opiera się na kontroli nad mediami. Dlatego nie zamierzał pozostawić telewizji w ich rękach. W styczniu 2000 roku NTW pokazała Skeczku Kieł oparty na opowiadaniu pisarza doby romantyzmu Ernstad Heodora Amadeusa Hoffmann na Klein Zaches, Genant Zinober, Zacheuszek, Cynobrem zwany. To opowieść o małym miasteczku, które za sprawą zaklęcia rzuconego przez wróżkę uważa brzydkiego krasnoludka Zacheusza za przystojnego młodzieńca. Wszystko, co robi bohater, budzi zachwyt mieszkańców. Ale w końcu jedna z postaci odkrywa, że magiczne moce zachełszka kryją się w trzech włosach na jego głowie. Po ich wyrwaniu zaklęcie zostaje zdjęte, a krasnoludek topi się w nocniku. Kukły pokazały jelcyna kołyszącego małego krasnoludka o twarzy Putina. Bierjezowski, wróżka. Czesze krasnoludka magicznym telewizyjnym grzebieniem, przekształcając go w ten sposób w oczach wszystkich Rosjan w mądrego, przystojnego prezydenta. Sketch wyemitowano kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi, kiedy państwowe stacje telewizyjne zachwycały się Putinem, pokazywały go na pokładzie okrętu podwodnego, podczas inspekcji gospodarstwa rolnego i w wojskowym odrzutowcu, którym latał ze swojej rezydencji w Socz i do Groznego. Te żarty musiały go zaboleć, tym bardziej, że zakpiono także z jego wzrostu. Kilka tygodni później na łamach małej Peterspurskiej Gazety opublikowano list oskarżający autorów programu o popełnienie przestępstwa, kukły nadużyły wolności słowa, budząc tym nasze najgłębsze oburzenie, napisali sygnatariusze listu. Jeden z nich został wkrótce mianowany zaufanym przedstawicielem Putina i stał się członkiem zespołu prowadzącego jego kampanię prezydencką. Tymczasem przeciw Guzińskiemu i Media Mostowi prokuratorzy wszczęli śledztwo. Wiktor Szenderowicz, scenarzysta Kukieł, dostał list najprawdopodobniej bezpośrednio z Kremla, w którym poinformowano go, że ataki na Media Mostu ustaną dopiero wtedy, gdy NTW spełni trzy warunki, zmieni sposób relacjonowania wojny w Czeczeniu, zrezygnuje z krytyki rodziny i usunie z Kukieł pierwszą osobę, czyli Putina. W odpowiedzi Szenderowi czuł publicznie upismo i stworzył jeszcze bardziej prowokacyjny sketch, tym razem oparty na Biblii. Putin został w nim ukazany jako Bóg, ale jego kukiełka nie pojawiła się w programie. Reprezentowały ją gorący krzew i chmura burzowa. Wołoszyn został obsadzony w roli Mojżesza, przekazującego ludziom dziesięć przykazań. Nie zabijaj, chyba że chodzi o ludzi z Kaukazu, których możesz spuścić w kiblu i nie kradnij. Chyba, że chodzi o mienie federalne. Zapytany o to, jak należy zwracać się do niego, Wołoszyn odpowiedział, nazywajcie go Panem Bogiem Gospodinie Boże, po rosyjsku litery GB były aluzją do KGB. 24 marca 2000 roku, zaledwie dwa dni przed zwycięstwem Putina w wyborach prezydenckich, NTW wyemitowała to krzō niezawisi moje raz zredowani niezależne śledztwo. Kwestionujący oficjalną wersję wydarzeń z dnia wybuchu bloków mieszkalnych, do którego doszło jesienią 1999 roku. W programie skoncentrowano się na udaremnionej próbie zamachu w Riazaniu. Prezenter rozmawiał z byłymi i obecnymi agentami FSB, a także mieszkańcami, którzy znaleźli torby z białą substancją. Najpierw zidentyfikowaną jako heksogen, później zaś przez Służbę Bezpieczeństwa za cukier. Choć nie przedstawiono rozstrzygających dowodów, udało się rozbudzić podejrzenia, sugerowano, że FSB ukrywała prawdę i rzeczywiście usiłowała wysadzić budynki. Według raportów rosyjskich mediów Putin potraktował emisję jako świadomy, starannie zaplanowany atak przed wyborami. Jego doradca medialny Michał Lesin powiedział Małaszence, że tym razem NTW naprawdę przekroczyła granicę. 11 maja, zaledwie cztery dni po pełnej pompy uroczystości objęcia urzędu prezydenta, w biurach Mediamostu zjawili się uzbrojeni ludzie w mundurach i czarnych kominiarkach. Nikt nie miał wątpliwości, że na to najście dał zgodę sam Putin którego rozmowę o demokracji i wolności słowa z założycielem i pierwszym właścicielem CNN ted Turnerem pokazano w telewizji jeszcze tego samego dnia. A tak przypomniał wszystkim o wydarzeniach, do których doszło zimą 1995 roku, kiedy ochroniarze Gusińskiego zostali napadnięci przez ludzi Korżakowa. W tamtym okresie NTW była jednak na krzywej wznoszącej i miała po swojej stronie historię. Tym razem nie mogła już liczyć na tak pomyślny obrót spraw. 13 czerwca 2000 roku Gusiński został zatrzymany i trafił do jednego z najstarszych w Moskwie, brudnego i zapchlonego aresztu. Oligarsze nie postawiono żadnego zarzutu, nie zatrzymano go też w związku z poprzednimi śledztwami. Małaszenko przebywał wtedy na wakacjach w Hiszpanii, gdzie Putin rozpoczynał swoją powyborczą podróż. Mimo wysiłków rosyjskich służb bezpieczeństwa Małaszenko zdołał zwołać konferencję prasową w Madrycie, w hotelu znajdującym się naprzeciwko tego, w którym zatrzymał się prezydent. Od dziś Rosja ma pierwszego więźnia politycznego, ogłosił, zwracając się do zgromadzonych w pomieszczeniu dziennikarzy, którzy przybyli, by relacjonować wizytę Putina. Nazywa się Władimir Aleksandrowicz-Gusiński. Kiedy Putin udał się do Berlina, Małaszenko ruszył w jego ślady. Siedziałem w niewielkim hallenge Rzegusińskiego, staliśmy na pasie startowym w Madrycie i czekaliśmy, aż wystartuje prezydencki odrzutowiec. Gra toczyła się w najlepsze, Putin mówił o inwestycjach w Rosji, a Małaszenko o politycznym ataku na właściciela prywatnej firmy. Zagraniczni dziennikarze byli zachwyceni dramatem, który rozgrywał się na ich oczach, a w gazetach. Zamiast o Putinie pisano o Gusińskim. Prezydent twierdził, że nic nie wie o tej sprawie. Sądzę, że prokurator generalny ma powody, by podejmować takie kroki, oznajmił i dodał, że nie zdołał się z nim na razie połączyć. Wszyscy wiedzieli, że kłamie, a on doskonale zdawał sobie z tego sprawę, ale takie działania znajdowały się w zakresie kompetencji byłego szpiega i współczesnego wcielenia Stierlitza. Putin miał licencję na stosowanie taktyki opartej na kłamstwach i manipulacjach. Tymczasem NTW sięgnęła po sprawdzoną taktykę pancerza reaktywnego i wyemitowała specjalne wydanie popularnego talk show, w którym omawiano aresztowanie Gusińskiego. Najbardziej niespodziewanym gościem programu okazał się Dorenko, który stwierdził, sądziliśmy, że stary system został w ciągu tych dziesięciu lat obalony porzucone przez nas roboty leżały bezczynnie, ale nagle zaczęły się poruszać i wznowiły działanie, jakby usłyszały jakąś muzykę. Dziś struktury bezpieczeństwa w całym kraju przyjmują wiadomość o dojściu Putina do władzy. Słyszą muzykę, na którą my pozostajemy głusi. Wstają z grobów jak zombie i ruszają przed siebie. Otaczają nas i uczynią wiele złego, jeśli zachowamy milczenie musimy codziennie walić je po głowach opinia dziennikarza wynoszącego dotychczas Putina pod niebiosa okazała się niemałym zaskoczeniem prezydenta tak zirytował ten występ że kilka dni później wezwał Szoumana na rozmowę chciałbym żebyś został członkiem naszego zespołu powiedział nie jestem członkiem niczyjego zespołu łączą nas pewne związki na tym poprzestańmy odparł Dorenko Zwrócił też Putinowi uwagę, że atakując Gusińskiego wysyła szkodliwy sygnał agentom służb bezpieczeństwa w całym kraju. Kiedy Putin zasugerował, że Dorenko mógłby zostać hojnie wynagrodzony, gdyby zgodził się na współpracę, prezenter poczuł się upokorzony. Twierdzi, że wyszedł z gabinetu, zadzwonił do Bierzewskiego i krzyknął do słuchawki, coś ty narobił, Boria? Coś ty, kurwa, narobił. Walka między NTW a Kremlem toczyła się z przyczyn dużo głębszych niż tylko brak akceptacji władzy dla programów emitowanych na antenie telewizji. Chodziło o fundamentalny konflikt między indywidualistami i potentatami z jednej strony, a etatystami z drugiej. Kanały telewizyjne kontrolowane przez oligarchów nie były, co prawda, obiektywne, ale pozostawały niezależne od państwa. Mimo wszystkich swoich wad i przewin Gusiński wykorzystał talent i energię, by zbudować coś od zera. Jak już w 1994 roku ostrzegał jego Gajdar, biurokrata zawsze jest z założenia bardziej podatny na korupcję od biznesmena, biznesmen może się uczciwie bogacić. Biurokrata może się bogacić tylko w sposób nieuczciwy. Na fundamentach systemu biurokratycznego i karzącego da się zbudować podwaliny państwa mafijnego. Pozostaje jedynie pytanie o cel jego działań. W stosunku do guzińskiego państwo bez wątpienia działało jak mafia. Podczas gdy oligarcha siedział w areszcie, Kreml wysłał rzecznika prasowego, Michaiła Lesina, dawniej zajmującego się sprzedażą czasu antenowego NTW. Do prowadzenia z Małaszenką negocjacji w sprawie okupu za jego szefa. Władza była skłonna wycofać zarzuty i uwolnić przedsiębiorcę, o ile ten zgodziłby się sprzedać NTW Gazpromowi, kontrolowanemu przez państwo monopoliście gazowemu, za 300 milionów dolarów i odpis nieściągalnych należności. W razie gdyby się nie zgodził, miał trafić do celi z więźniami chorymi na AIDS i gruźlicę. Oligarcha przystał na te warunki i trzy dni później wyszedł z aresztu, ale zabroniono mu opuszczać Moskwę. Po kilku tygodniach intensywnych rozmów podpisał umowę sprzedaży, choć wcześniej w tajemnicy poinformował swoich amerykańskich prawników, że działa pod przymusem. Przewidujący oligarcha zażądał też, by do umowy dołączono gwarancję jego wolności. Lesin spełnił ten warunek. Tym samym dostarczając Gusińskiemu kluczowy dowód wywieranych na niego nacisków politycznych, wykorzystany później w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. 26 lipca 2000 roku, kilka dni po podpisaniu dokumentów, prokuratorzy bez żadnego wyjaśnienia wycofali zarzuty, a oligarcha w towarzystwie Małaszenki wsiadł na pokład samolotu i opuścił Rosję. Obaj twórcy NTW mieli nadzieję, że wkrótce będą mogli wrócić Małaszenko zrobił to po dziewięciu latach, Gusiński nadal czeka. Atak na Gusińskiego na nowo otworzył konflikt między ojcami a synami. Stara inteligencja natychmiast rozpoznała znajome radzieckie metody stosowane przez Kreml. Obszczaja Gazeta która zaczęła się ukazywać podczas zamachu stanu w sierpniu 1991 roku. Później zaś została wznowiona przez Jegora jako wlewa jako kolejne wcielenie moskowskich nowości. Napisała, że Gusiński walczył nie tylko o własne interesy, ale też o godność i sprawiedliwość zdeptane przez Kreml. Dzieci, które założyły Komiersanta, zareagowały na te sugestie pogardą i kpiną. Aleksandr Timofiejewski który pracował przy kampanii prezydenckiej Putina, powiedział kilka tygodni później, jaka znowu dyktatura, jaki terror, nie widzę ani śladu terroru. Widzę chimery i mrzonki inteligencji, ale nie dostrzegam terroru. Swego czasu chwalił santa za kształtowanie rzeczywistości, teraz nagle oskarżył NTW o jej wypaczanie. Media guzińskiego nie opisywały rzeczywistości, tylko ją kreowały i sprzedawały ten produkt. Otwarcie pił z inteligencji, tych wszystkich bijących serc, które tak kochają mały, odległy, ale dumny lud Czeczenii. W rzeczywistości głównym powodem, dla którego NTW sprzeciwiała się wojnie zarówno w 1994, jak i w 1999 roku, było założenie, że państwo zabijające w Czeczenii własnych obywateli gotowe jest złamać każde prawo. Maxim Sokołow reprezentujący na łamach Santa wartości liberalne. W dniu wyjazdu Guzińskiego napisał: Ci, którzy walczą przeciw państwu i jego szkodliwym interwencjom, które zdecydowanie wyolbrzymia się w kontekście rzekomych ataków na wolność słowa, mają rację, kiedy twierdzą, że w takich interwencjach nie ma nic przyjemnego. Przyjmują, że alternatywą dla takich interwencji jest jednostka niezależna od państwa zarówno ekonomicznie. Jak i duchowo. Ale, twierdził, Media Most cynicznie wykorzystał slogany sławiące wolność słowa, by bronić własnego prawa do interwencji, regulacji i ingerencji. Według Sokołowa to wszystko zatem jest kwestią smaku, i razem z Timofiejewskim, choć tak głęboko gardzili epoką radziecką, wpisali się w jej najlepsze tradycje, przypuścili atak na kogoś, kto został zmuszony do opuszczenia kraju. Synowie kpili z pokolenia ojców, wyrzucając im nadmierne przywiązanie do Leninizmu, ale kiedy ta ideologia runęła, wyszło na jaw, że pokolenie synów wyzbyło się wszelkich wartości, a nawet moralności. Niedługo po wyjeździe gusińskiego reporter NTW zapytał Putina o jego relacje z oligarchą. Mogę z nim porozmawiać, choćby w tej chwili. Ma pan jego numer? zapytał żartem prezydent. Po chwili prowadził już konwersację z Gusimskim na oczach kilku innych dziennikarzy. W Rosji istnieje bogata tradycja teatralnych, inscenizowanych rozmów telefonicznych między głowami państwa a pozostającymi w niełasce artystami. Jej najlepszym przykładem była słynna rozmowa Stalina z Michałem Błuchakowem. Putin zgodził się spotkać z Gusimskim w Moskwie po wakacjach i wydawało się, że to krok w dobrym kierunku. Sierpień to jednak w Rosji niebezpieczny okres. Reszta świata w tym czasie cichnie, ale w Rosji wiele się dzieje, dochodzi do zamachów stanu, kryzysów gospodarczych, wojen na Kaukazie. Tamten rok nie należał do wyjątków. 12 sierpnia 2000 roku dwie potężne eksplozje wstrząsnęły Kurskiem, rosyjskim okrętem podwodnym z napędem jądrowym. Na pokładzie znajdowało się 118 członków załogi. Większość zginęła natychmiast, ale 23 osoby zdołały zamknąć się w jednym z przedziałów, kiedy okręt opadał na dno, by ostatecznie osiąść w piasku na głębokości 108 metrów. Armia zareagowała w charakterystyczny dla siebie sposób, czyli kłamała, usiłowała tuszować sprawę i arogancko odrzucała pomoc oferowaną przez inne kraje. Marynarka wojenna, która z początku nie komentowała sprawy, zaczęła po pewnym czasie wydawać sprzeczne komunikaty. Twierdziła, że utrzymuje kontakt z załogą poprzez uderzenia w kadł pokrętu, że dzięki specjalnym rurom dostarczał więzionym ludziom tlen i że operację ratunkową utrudniają sztormy i silne prądy. Wszystko to okazało się nieprawdą. W dniu, w którym doszło do największej rosyjskiej katastrofy podwodnej w historii, Putin wyjechał na wakacje do Soczi. Mimo tragedii Kurska postanowił nie przerywać urlopu i przez cztery dni zachowywał milczenie. Opowieści o opalonym prezydencie pływającym na nartach wodnych ze swoją rodziną i siejącym postrach pośród okolicznych ryb zestawiono z materiałami przedstawiającymi pogrążone w rozpaczy rodziny marynarzy z okrętu. NTW kwestionowała oficjalną, przyjętą przez władze linię i żądała odpowiedzi na pytanie. Dlaczego wojsko odrzuca propozycje pomocy płynące z zagranicy? Kiedy jakiemuś państwu leży na sercu życie jego żołnierzy i marynarzy, dumę narodową odkłada się zwykle na bok, zwrócił się gorzko do widzów dziennika Szentew, a jeden kanał porównywał reakcję Kremla na tę katastrofę do haniebnych prób tuszowania wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986 roku. Oglądając te doniesienia, Putin wpadł w szał. O ile jednak kłamstwa na temat Czarnobyla ostatecznie doprowadziły do otwarcia mediów, to katastrofa kurska przyniosła przeciwny skutek. Ekipom telewizyjnym odmówiono wstępu na teren Widajewa, miasteczka garnizonowego i bazy morskiej, z której wypłynął okręt. Nawet kiedy 22 sierpnia przybył tam ubrany na czarno Putin, żeby spotkać się z rodzinami marynarzy. Na salę wpuszczono zaledwie garstka dziennikarzy i nie pozwolono im wnieść sprzętu rejestrującego. Jedyna kamera telewizyjna na sali została umieszczona za dźwiękoszczelnym szkłem na górnej galerii. Ścieżkę dźwiękową, zbieraną przez wóz telewizyjny, na bieżąco montowali technicy FSB w cywilu. Szczegółowe nagranie potajemnie zarejestrowane przez jednego z dziennikarzy Komiersanta dowodziło że Putina bardziej rozwścieczyły relacje telewizyjne, niż próby zatuszowania katastrofy. Uważał, że rola mediów nie polega na informowaniu odbiorców, tylko na ukrywaniu przed nimi pewnych spraw. Telewizja? Oni kłamią, 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 krzyczał. Winą za zły stan armii i marynarki wojennej obarczył oligarchów. Są w telewizji ludzie, którzy krzyczą dziś o stanie marynarki wojennej głośniej od innych. A którzy przez ostatnich dziesięć lat zniszczyli tę samą armię i marynarkę, w której giną obecnie ludzie. Dziś pozują na największych obrońców armii po to, żeby ostatecznie ją zdyskredytować i zrujnować. Nakradli tyle pieniędzy, że kupują wszystko i wszystkich. Po powrocie z Widajewa spotkał się z dziennikarzami na Kremlu nie chce widzieć Gusińskiego ani z nim rozmawiać. On nie dotrzymuje żadnych umów. Powiedział Aleksiejowi Wienediktowowi, redaktorowi Radia Echo Moskwy, pełniącemu funkcję pośrednika między prezydentem a oligarchą. Putin postrzegał relacje NTW z katastrofy jako dowód na to, że były właściciel stacji złamał słowo i zignorował niepisane porozumienie. Podczas tej samej rozmowy z Wienediktowem prezydent wyjaśnił różnicę między wrogami a zdrajcami. Gusiński, który nigdy nie stał po jego stronie, to wróg. Bierjezowski to zdrajca. Relacja między Putinem a Bierjezowskim zaczęła się pogarszać kilka miesięcy wcześniej, kiedy oligarcha próbował doradzać swojemu protegowanemu, by ten zdecydował się na negocjacje pokojowe w Czeczenii. Bierjezowski napisał też do prezydenta list otwarty, w którym przypominał, bardziej w zamierzeniu niż w treści, apel Sołżenicyna do przywódców ZSRR i umieścił rady dotyczące kierowania Rosją. Ustawy proponowane przez Putina godziły, zdaniem oligarchy, w wolność jednostki i fundamenty społeczeństwa obywatelskiego, główne osiągnięcia Jelcyna. Bierjezowski napisał też do prezydenta prywatny list, używając w nim zdrobnienia wołodia. Dorenko wspomina, oznajmiłem mu, że jest idiotą, skoro zwraca się tak do Putina. Powiedziałem, nie rozumiesz, Putin to rosyjski car, a nie europejski lider. W Rosji car to najwyższy kapłan. Nie możesz pisać listów do najwyższego kapłana. Powinieneś się płaszczyć, całować dywan, po którym stąpam i klękać przed jego tronem. Według dziennikarza w kwietniu 2000 roku Bierjezowski spotkał się z Putinem i przedstawił mu swoją wizję przyszłości kraju. Jego zdaniem Rosja potrzebowała porządnego prezydenta, którego należało wyłonić w wyborach 2004 roku a także solidnego systemu partyjnego, takiego jak w Ameryce. Na czele jednej z partii lewicowych miał stanąć Putin, a na czele prawicowej Bięrynowski. Kiedy opowiedział mi o tym wszystkim, włosy zjeżyły mi się na głowie. Zapytałem, jak zareagował Putin? Oznajmił, że to bardzo interesujące i że musimy spróbować. Powiedziałem, Boria, masz przestrane. To koniec równie dobrze możesz sobie kupić mocny sznur. Każdy, kto zna księcia Machiavellego, powiedziałby Bierjezowskiemu to samo, bo pozbywanie się ludzi, którzy pomogli ci dojść do władzy i u których masz dług wdzięczności, to zasada numer jeden. Czytałem Machiavellego, ale nie znalazłem tam dla siebie nic ciekawego, powiedział oligarcha wiele lat później, przebywając już na przymusowej emigracji w Londynie. Więcej czasu poświęcał za to Leninowi. Nikt tak trafnie nie opisywał rzeczywistości ze wszystkimi oferowanymi przez nią możliwościami. Miał wyjątkową intuicję. Sprawnie odczytywał teraźniejszości i bieżące wydarzenia. Bierjezowski wierzył, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Jak się okazało, przecenił swoje siły. Stosunki między nim a Putinem uległy gwałtownemu pogorszeniu, kiedy jeden kanał zaczął relacjonować katastrofę Kurska. Telewizja oskarżała prezydenta o to, że nie przerwał wakacji, a do otwarcie nazwał go kłamcą i ogłosił, że w niemoralny sposób dotuje żony marynarzy, którzy zginęli w katastrofie. Słowo niemoralne brzmiało w ustach dziennikarza jak kpina. Prezenter pokazał fragmenty wywiadu, którego Putin udzielił w państwowym kanale Rosja i opatrzył je własnym komentarzem, to, co mówi prezydent, zaprzecza faktom. Dorenko powiedział mi później, że ponieważ dorastał w mieście garnizonowym, czuł, że łączy go z mieszkańcami widajewa szczególna więź. Podobnie jak Niewzorow był najemnikiem, którego działo obracało się na wszystkie strony, ale jako profesjonalny zabójca miał swoje to z pracy i nigdy nie zrywał umów przed czasem. Nie zwrócił się zatem przeciwko Bierjezowskiemu, choć byłoby to dla niego wygodne. Z pracy został zwolniony kilka dni później, ponieważ jego szefowi Bierjezowskiemu przedstawiono prostą alternatywę, albo zrezygnuje z udziału w Ford. Albo pójdzie w ślady Gusińskiego. W swojej poświęconej oligarchom książce David Hoffman opisuje rozmowę Bierjezowskiego z Putinem. Po przeczytaniu listy oskarżeń, które zdawały się pochodzić bezpośrednio od Primakowa, dawnego wroga Bierjezowskiego, prezydent oznajmił, chce kierować Ort. Zamierzam osobiście kierować Ort. Po pierwsze, to absurd. A po drugie, to po prostu niemożliwe, zaprotestował oligarcha. Ort obejmuje 98% terytorium Rosji. Dociera do wszystkich rosyjskich domów, powiedział Putin, po czym wyszedł z pomieszczenia. Bierjezowski, chcąc uniknąć losu Gusińskiego, sprzedał udziały w Ort swojemu młodszemu wspólnikowi Romanowi Abramowiczowi, a następnie wyjechał z kraju. Wiele lat później próbował podać Abramowicza do sądu w Londynie, ale ostatecznie przegrał. Niedługo potem, 23 marca 2013 roku, zmarł, rzekomo popełnił samobójstwo. Na początku września Putin wystąpił na antenie CNN udzielił wywiadu Larry'emu Kingowi. Zapytany, co się stało z Kurskiem, prezydent Rosji lekko się uśmiechnął i odparł, zatonął. Podczas tej samej rozmowy porównał swoją dawną służbę w KGB do pracy dziennikarza funkcjonariusze wywiadu muszą wykonywać zadania bardzo podobne do tych, przed którymi stają ludzie mediów. Jedni i drudzy gromadzą informacje, dokonują ich syntezy i przedstawiają je tym, którzy podejmują ostateczne decyzje. Tym razem jednak to on podejmował decyzje. Kontrola nad przepływem informacji pozostawała ściśle związana z władzą i nie zamierzał się nią dzielić z oligarchami. Również Gusiński musiał podjąć ważne decyzje. Zorganizował w Londynie spotkanie ze swoimi wspólnikami, m.in. Małaszenką i Kisielowem, żeby wspólnie ustalić, czy powinien sprzedać swoje udziały w NTW. Wszyscy uczestnicy tego spotkania mieli derza W. Pięć lat wcześniej, także w Londynie, ta sama grupa rozważała, czy należy ulec presji i sprzedać telewizję. W tamtym okresie tylko Małaszenko chciał przypuścić kontratak, ale tym razem to on należał do mniejszości opowiadającej się za sprzedażą NTW. Kisielow był za tym, żeby walczyć dalej, i to jego posłuchał Gusiński, informując ostatecznie Gazprom, że wycofuje się z umowy podpisanej pod przymusem. W ten sposób wybuchła wojna i znalazła odbicie także na ekranach telewizyjnych. Obie strony wykorzystywały wszystkie dostępne sobie narzędzia. Kreml sięgał po naciski i przekupstwo. Dziennikarze posługiwali się kamerami. Wyrzucenie Guzińskiego z kraju i pozbawienie go udziałów wydawało się stosunkowo prostym ruchem, natomiast przejęcie kanału i narzucenie posłuszeństwa jego wyjątkowemu zespołowi dziennikarzy okazało się zdecydowanie trudniejsze. Kiedy w styczniu 2001 roku prezenterka NTW Tatiana Mitkowa została wezwana na przesłuchanie, towarzyszyli jej koledzy z kamerami. Swietłana Sorokina, prowadząca popularny talk show, spojrzała prosto do kamery i zaapelowała do Putina, Władimirze Władimirowiczu: proszę, posłuchaj nas. Znajdź czas, żeby się z nami spotkać. Nie jesteśmy oligarchami, tylko dziennikarzami, tymi, którzy tworzą NTW. Jeśli jutro wszyscy zostaniemy wezwani do prokuratury, potraktujemy to jako odpowiedź. Tego samego dnia do Sorokinej zadzwonił prezydent i wraz z dziesięcioma innymi dziennikarzami NTW, w tym Kisielowem, zaprosił ją na Kreml. Pogawędka trwała ponad trzy godziny. Prezydent był doskonale zorientowany w całej sytuacji i od czasu do czasu powoływał się na dokumenty przekazane mu przez prokuraturę. Po 30 minutach Sorokina napisała coś na karteczce, którą podała kolegom, to wszystko na nic. Putin najwyraźniej nie wierzył, że dziennikarze NTW występują we własnym imieniu. Jako człowiek wywodzący się z KGB wierzył w teorie spiskowe i nie uznawał wolnej woli jednostek. Dostajecie instrukcje od Guzińskiego, zwrócił się do Kisielowa, patrząc mu prosto w oczy. Nie zaprzeczajcie. Dobrze wiem o Waszych wielogodzinnych rozmowach, dodał, potwierdzając tym samym, że telefon dziennikarza był na podsłuchu. 4 kwietnia Gazprom wymienił kierownictwo NTW i usunął Kisielowa ze stanowiska dyrektora generalnego. Na stanowisko kierownika medialnej komórki Gazpromu mającej przejąć NTW wyznaczono Alfreda Kocha atakowanego przez telewizję w 1997 roku za przeprowadzenie aukcji prywatyzacyjnych. Boris Jordan, amerykański bankier rosyjskiego pochodzenia, który pomagał Potaninowi w przygotowaniach do kupna swiaz inwestu, zajął miejsce Kisielowa. Kreml wykorzystywał w walce publiczne kanały telewizyjne i za ich pośrednictwem usiłował przedstawić atak na NTW jako zwykły spór o podłożu ekonomicznym. Natomiast stacja prezentowała go jako heroiczny bój o wolność słowa i demokrację. Obydwa te stanowiska odbiegały od prawdy. Gusimski znalazł się w trudnej sytuacji. Był winien Gazpromowi prawie 500 tysięcy dolarów, czyli tyle, ile pożyczył, żeby sfinansować swoją telewizję satelitarną NTW+. Pożyczki te mogły zostać zamienione na udziały Gazpromu w Mediamoście. Jednak Kreml kazał prezesowi Gazpromu Remowi porzucić Gusińskiego. Położenie oligarchy dodatkowo utrudniał fakt, że ogromny kredyt zaufania, jaki NTW otrzymała w 1993 roku, kiedy rozpoczęła działalność, zdążył się w dużej mierze wyczerpać. Niewielu Rosjan, włącznie z tymi, którzy bronili telewizji, widziało w NTW obrońcę swobód obywatelskich i wolności słowa. Dziennikarze usiłowali porównywać swoje protesty do wydarzeń w Czechach kilka miesięcy wcześniej, kiedy to pracownicy telewizji publicznej zorganizowali strajk przeciwko zatrudnieniu nowej dyrekcji, co doprowadziło do wybuchu popartych przez prezydenta Václava Hawla masowych demonstracji w całym kraju. Te paralele wydawały się jednak nieszczególnie przekonujące. Choć przedstawianie dziennikarzy NTW jako heroicznych obrońców wolności słowa może wydawać się kuszące, byłoby to nadużyciem nie mniejszym niż prezentowanie ich oponentów jako bojowników o sprawiedliwość i interesy państwa. Kreml atakował telewizję nie z powodu popełnionych przez nią błędów, tylko ze względu na jej zasługi, a w atakach opierał się na jej słabościach. Cynizm dziennikarzy, traktowany przez nich jak latut w czasach. Kiedy mieli mocną pozycję, stał się nagle przeszkodą utrudniającą prawie niekazań i odwoływanie się do wzniosłych wartości. Protesty organizowane przez NTW wydawały się wręcz sztuczne. Dziennikarze wywiesili w oknie ośrodka telewizyjnego Ostankino flagę z logo telewizji. Programy informacyjne jedyne, z których nie zrezygnowano, zaczęto opatrywać przekreślonym zielonym logo i czerwonym słowem protest. Hasło wiadomości to nasz fach przekształcono w slogan protest to nasz fach. Resztę czasu antenowego wypełniała relacja na żywo z wnętrza budynku NTW, biur i studiów telewizyjnych. Ten reality show wyprzedził nadejście Big Brothera. Wielu ludzi zaskoczył widok ubranego w elegancki płaszczki kisielowa, przemawiającego do tłumu z typową dla siebie powagą. Trzymał się za ręce z innymi dziennikarzami i nabożnie kołysał się w takt piosenki. Ten stylistyczny rozdźwięk w końcu przerósł Barfionowa, który złożył rezygnację i opublikował na łamach komiersanta list otwarty do Kisielowa. Nie mogę dłużej słuchać twoich kazań, tych dziesięciominutowych seansów nienawiści, ale nie mogę ich też ignorować, dopóki tu pracuję, napisał. W dniu, w którym ukazał się list. Parfionow zjawił się w studiu NTW, by wziąć udział w talk show Antropologia Antropologia, z wyłącznym udziałem pracowników telewizji. — Jesteś zdrajcą — zarzucił mu na wizji Dmitri Dibrov, prezenter krzykliwego nocnego programu. — Zdradziłeś nas i porzuciłeś walkę o wolność słowa. Zdradziłeś ludzi, którzy tu pracują. Parfionow z właściwą sobie ironią zapytał rozwścieczonego kolegę. Naprawdę uważasz, że do słów Zdrajca wolność słowa i walka należy dodawać po trzy wykrzykniki? Jego stanowisko budziłoby jednak większy szacunek, gdyby Parfionow nie przyjął hojnej oferty złożonej przez nową dyrekcję. W rzeczywistości konflikt Sentewu dotyczył wolności słowa w dużo większym stopniu niż sądzono. Wolność nie musiała przecież automatycznie oznaczać obiektywizmu czy nawet wysokiej jakości. Chodziło po prostu o prawo do głoszenia własnych poglądów bez strachu, że doprowadzi to do prześladowań. Stacja nie oferowała obiektywizmu, tylko pluralizm. I gdyby w Rosji funkcjonowało dziesięć innych prywatnych kanałów telewizyjnych o zasięgu zbliżonym do stacji państwowych, losy NTW nie miałyby znaczenia. Istniały jednak tylko dwa państwowe lub quasi państwowe kanały których finanse były dużo mniej przejrzyste od finansów NTW. Przypuszczając, tak państwo pozbywało się nie tylko zbuntowanego oligarchy, ale też konkurencji. Co ciekawe, zrozumieli to przedstawiciele tej samej radzieckiej inteligencji, z której tak kpiono na antenie NTW, grupa rosyjskich intelektualistów, poetów, artystów i dziennikarzy opublikowała w obronie telewizji list opatrzony nagłówkiem czas się zaniepokoić. Polityczne motywy prześladowań NTW są jasne, tłumienie oporu w kraju. Tymczasem rosyjskie społeczeństwo obserwuje wszystko, co się dzieje, bez śladu zainteresowania, z dystansem i obojętnością, sprawiając tym samym wrażenie, że obrona wolności słowa to prywatny problem NTW. To niebezpieczne, błędne przekonanie. Nie mamy wątpliwości, że polityczne konsekwencje przejęcia przez państwo kontroli nad telewizją wpłyną na nas wszystkich. Zarówno język listu, jak i użyte w nim argumenty wpisywały się w tradycję pokolenia lat 60. -tych. Pośród sygnatariuszy znalazł się między innymi Jegor Jakowlew, który opublikował go na łamach Obszczoj Gaziety. 10 lat po pierwszych. W nadzwyczajnych numerach z sierpnia 1992 roku ukazało się 300 tysięcy egzemplarzy kolejnego wydania nadzwyczajnego, w całości poświęconego przejęciu telewizji. Jegor, podobnie jak Aleksandr Jakowlew i Michał Gorbaczow, należał zresztą do zarządu NTW. W swoim artykule oskarżył Putina o cynizm. Po pierwsze, Władimir Putin nie dotrzymuje danego słowa. Deklarował wsparcie dla niezależnych mediów, a udzielił zgody na ich ukrzyżowanie. Wielu przedstawicieli mojej profesji, nie wspominając o deputowanych Dumy, wolałoby przyglądać się temu z boku. Uwierzcie mi, wielokrotnie widziałem to na własne oczy, myślisz, że umywasz ręce, a mimo to kończysz po uszy w głównie. Gazetę rozdano dwudziestu tysiącom osób, które w Moskwie i Petersburgu przyszły protestować przeciwko przejęciu NTW. Atmosfera tych demonstracji przypominała ten z demokratycznych marszów końca pierestrojki, organizowanych przed siedzibą moskowskich nowostiej. To właśnie pokolenie lat sześćdziesiątych, które zastąpili ludzie NTW, przyszło tej telewizji z pomocą, podczas gdy jej widzowie, młodzi, wykształceni, pełni energii i przedsiębiorczy kapitaliści, Obserwowali wydarzenia z boku i oglądali cały konflikt na ekranach telewizorów, jakby chodziło o kolejny serial. Właśnie takiej postawy uczyła ich przez lata NTW. W końcu była to normalna telewizja w normalnym kraju, promująca ideę spokojnego, prywatnego, mieszczańskiego życia. Kulminacja tego serialu nastąpiła o czwartej rano 14 kwietnia 2001 roku i przypominała nieco pudż wojskowy. Ósme piętro ośrodka telewizyjnego Ostankino, w którym znajdowały się studia NTW, zostało odcięte przez ochroniarzy. Członkom zespołu Kisielowa nie pozwolono wejść do studia, ale kamery zarejestrowały, jak Oleg Dobrodiejew, jeden z założycieli stacji, a wówczas dyrektor telewizji publicznej, próbował uspokajać dawnych współpracowników. Większość nie chciała z nim rozmawiać ani uścisnąć mu ręki. Po bezsennej nocy dziennikarze NTW, w tym Sorowkina i Szenderowicz, opuścili budynek, zabierając ze sobą zdjęcia wiszące na korytarzach. Przeszli na drugą stronę ulicy do wynajętego studia i stamtąd relacjonowali nocne wydarzenia. W NTW zaprezentowano zwykły, poranny program, przejęcie telewizji stało się po prostu jedną z informacji. Na tym można by zakończyć opowieść o NTW. Oskarżając Putina o zniszczenie stacji i przedstawiając kilku ostatnich uczciwych dziennikarzy jako Don Kichotów, którzy dzielnie walczyli o wolność słowa. Wyjątkowy zespół dziennikarzy znalazł najpierw schronienie w telewizji kablowej Bierjezowskiego, później zaś przeszedł do TSN, kanału znajdującego się w rękach oligarchów utrzymujących bliskie relacje z Kremlem, m.in. Romana Abramowicza. Kisielow który został jego dyrektorem, postępował tym razem zdecydowanie ostrożniej. Kiedy w związku z kłopotami finansowymi kanał zamknięto kilka miesięcy później, nikt już nie protestował, a wyjątkowy zespół dziennikarzy odszedł do Lamusa. Kreml złamał NTW finansowo, ale zdołał też doprowadzić do załamania morale jego pracowników. Zwycięstwo to zaś okazało się zadziwiająco łatwe. Wypytywany przez zagranicznych dziennikarzy o wolność słowa w Rosji, Putin nie owijał w bawełnę. Prawdziwy mężczyzna zawsze próbuje. Prawdziwa kobieta zawsze się opiera, powiedział na konferencji prasowej 23 grudnia 2004 roku. Rozwijając tę metaforę, można powiedzieć, że rosyjscy dziennikarze telewizyjni nie opierali się zbyt długo nowym władzom i chętnie padli im w objęcia. Pokusa wysokich pensji Celebryckiego statusu oraz wpływów okazała się silniejsza niż wola walki o wolność słowa i swobodę wypowiedzi. Dziesięć lat temu rosyjscy dziennikarze myśleli, że są czwartą władzą, ale teraz prezydent uzmysłowił im, że wykonują najstarszy zawód świata, oznajmiła w tamtym okresie Piotrowska. Wielu spośród tych, którzy w 2001 roku opuścili studia NTW, Wróciło z podkulonym ogonem i zaoferowało swoje usługi nowym władzom, a stacja stała się wkrótce jednym z najpodlejszych, najbardziej zajadłych kanałów, nawet jak na standardy państwowej telewizji. To właśnie NTW w 2010 roku atakowała liderów opozycji i zagranicznych dyplomatów, obrzucając błotem każdego, kto uważał się za liberała. Tego typu działalność uprawiały w pewnym zakresie wszystkie kanały telewizyjne, ale NTW wykazywała w tej kwestii wyjątkową gorliwość. Być może chodziło tu o kompensację własnej przeszłości. Kiedy zimą 2011 roku w Moskwie wybuchły pierwsze antyputinowskie protesty, to właśnie NTW emitowała najochydniejsze, najbardziej szkalujące filmy dokumentalne. To ona podsycała nietolerancję i nienawiść do lidera liberałów Borisa Niemcowa, uwalniając nastroje, które ostatecznie doprowadziły do jego zabójstwa w Moskwie 27 lutego 2015 roku. Zaledwie kilka godzin po jego śmierci Andrzej Norkin, który wraz z pozostałymi dziennikarzami opuścił NTW w 2001 roku, poprowadził szokujący tokszał przedstawiający Niemcowa jako źródło wszelkiego zła. Ale to wszystko miało dopiero nadejść. Dolce vita, Krew, pot i łzy. W 2001 roku te zmiany nie były jeszcze widoczne. Kanał stał się bardziej dynamiczny, nastawiony na rozrywkę i zachodni. NTW kontynuowała swoje krytyczne relacje z wojny w Czeczenii i nie otaczała Kremla większą czcią niż jakakolwiek zachodnia stacja telewizyjna tamtego okresu. Włączyła nawet do ramówki talk show zatytułowany Swoboda Słowa Wolność Słowa. Parfionow zastąpił Kisielowa w roli głównego prezentera. Prowadzony przez niego na Miedni stał się flagowym programem politycznym NTW, ostrzejszym i bardziej klarownym niż itogi Kisielowa. Retoryka protestu i moralizatorstwo przeszły do historii. Bowiem Parfionow odrzucił kaznodziejski tonki sielowa i skupiał się na przekazywaniu informacji oraz zapewnianiu rozrywki. Zamiast stosowanych przez poprzednika znaczących paus, podkreślających wagę poruszanego tematu, posługiwał się ironią i sarkazmem, dowodząc, że żaden temat nie jest zbyt poważny, by nie można było z niego zakpić. Twórcy na jedni sporządzili listę zasad, którą określali mianem Biblii. Zakładała ona między innymi, że program powinien zachowywać równowagę między Dolcewita a krwią, potem i łzami. Należało też stronić od pokazywania nadmiernego przepychu i bogactwa, owszem, kierujemy swój przekaz do zamożnych mieszkańców miast, ale zdajemy sobie też sprawę, jak żyją inni ludzie. W programie na dominował jednak pierwiastek Dolce vita, a kiedy reporterzy programu ruszali w głąb Rosji. Ich relacje przypominały dziennik z egzotycznej podróży, wypełniony opisami kontaktów z rdzenną ludnością. Podczas nudnej relacji z otwarcia przez Putina i Silvia Berlusconiego nowej linii produkcyjnej włoskich pralek w Rosji i Parfionow stanął obok jednej z maszyn, specjalnie sprowadzonej na tę okazję do studia, i z namaszczeniem przemawiał do kamery, udając, że reklamuje to urządzenie, gdy odszedł z telewizji. Reklamy stały się zresztą jego głównym źródłem dochodu. Dziennikarz promował jednak przede wszystkim rosyjski liberalizm i styl życia klasy średniej, a jak to zwykle bywa z reklamami, kreowały obraz zdecydowanie atrakcyjniejszy od rzeczywistości. Ukazywaliśmy Rosję jako kraj bardziej liberalny niż w rzeczywistości, przyznał później. W umowie SNTW jego oficjalne stanowisko zostało omyłkowo nazwane naczelny programator zamiast redaktor naczelny programu i pod wieloma względami na jedni istotnie programował Rosję jako kraj liberalny, taki, w którym ludzie nie stają na barykadach i nie rozmawiają o polityce, tylko korzystają z indywidualnej wolności, by konsumować i podróżować. Liberalizm, jak mawiał Parfionow, to niepolityczne slogany. Tylko rozwój klasy średniej i zmiany zachodzące w jej stylu życia, internet, kawiarnie, butiki, wycieczki zagraniczne, nowe księgarnie i deptaki. W tym sensie Rosja niewątpliwie się liberalizowała. Ludzie coraz więcej zarabiali, rosły nakłady kolorowych magazynów, w teatrach wystawiano musicale. NTW doskonale wpisywała się w ten krajobraz. Pokazując codzienność rosyjskich kapitalistów, ich chwaląc ich inicjatywę oraz indywidualne talenty. Taka perspektywa odpowiadała Kremlowi. Wybór Borisa Jordana, obywatela amerykańskiego, na stanowisko dyrektora rosyjskiej telewizji publicznej miał zamknąć usta krytykom władz w kraju i za granicą, a także utwierdzić klasę średnią w przekonaniu, że słusznie unikała zaangażowania w walkę o NTW. Niezależnie od tego, jakie emocje budził Gusiński, opinia publiczna nie była jeszcze gotowa na całkowite nałożenie medium kagańca, a Kreml nawet nie próbował tego robić. Wręcz przeciwnie, władza wykorzystała NTW do udowodnienia, że w kraju rozwija się liberalizm gospodarczy, a jednocześnie ona zachowuje nad nim pełną kontrolę. Ograniczenia sprawowanej przez Kreml kontroli znalazły odzwierciedlenie rok później. Podczas ataku na moskiewski teatr na Dubrowce. 23 października 2002 roku podczas musi zatytułowanego Nordost, grupa czeczeńskich terrorystów wzięła ponad 900 zakładników. Również te dramatyczne wydarzenia cechowała jakaś makabryczna teatralność. Kiedy pierwsi terroryści w wojskowych mundurach i kominiarkach wkroczyli na scenę, a następnie oddali kilka strzałów w powietrze i oznajmili, że wszyscy zgromadzeni stają się ich zakładnikami, widzowie myśleli, że to część spektaklu. To, że czeczeńscy bojownicy, należący do innej rzeczywistości, toczącej się gdzieś daleko, zdołali wedrzeć się do wygodnego życia moskiewskiej klasy średniej, która przyszła do teatru, by obejrzeć musical, wydawało się absolutnie niepojęte. Podobnie jak w 1995 roku. Kiedy wzięto zakładników w Budionowsku, terroryści zażądali natychmiastowego zakończenia wojny w Czeczenii. Tym razem jednak nikt już nie stawiał życia bezbronnych cywilów ponad interesami państwa. Podczas negocjacji z terrorystami pozostający pod ścisłą kontrolą Kremla jeden kanał dolewał oliwy do ognia. W jednym z programów publicystycznych pokazano stare nagrania dokumentujące negocjacje między Czernomerdinem a Basajewem. Przez ostatnich siedem lat płaciliśmy cenę za Budionowsk, za bezprecedensowe upokorzenie, jakim były polityczne negocjacje z bandytami i zwrodnialcami, oznajmił prezenter. Nie zamierzamy mówić rosyjskiemu rządowi i służbom specjalnym, co należy w tej sytuacji zrobić, bo nie mamy powodów, by wątpić, że podejmą wszystkie niezbędne działania. W tym momencie pojawiła się przebitka na Putina. Pod koniec trzeciego dnia oblężenia oddziały specjalne wpuściły na widownię nieznanego pochodzenia gaz, a następnie przeprowadziły szturm, w którym zabiły wszystkich terrorystów. Podczas akcji śmiertelnie zatruło się gazem ponad 120 zakładników. Służby bezpieczeństwa upubliczniły nagranie pokazujące zabitych terrorystów. Niektórzy wciąż siedzieli na krzesłach, inni leżeli na podłodze, zalani krwią. Kamera zbliżała się do ich zdeformowanych twarzy i zatrzymywała się tuż przy nich. W pewnej chwili pokazano lidera terrorystów, leżącego na korytarzu z butelką koniaku Hennessy, którą, jak się później okazało, podrzucił dziennikarz kanału Rosja, pracujący dawniej w NTV. Telewizja zmieniała rzeczywistość nawet w przypadku ludzi już nieżyjących. Na kanałach publicznych nieustannie pokazywano ładunki wybuchowe które mogli wykorzystać terroryści, a przekaz był następujący. Dziękujmy Bogu oraz Kremlowi za skuteczną operację. W rzeczywistości ewakuacja trwała ponad cztery godziny i zanim karetki pogotowia dotarły do szpitali, wielu zakładników, w tym dzieci, już nie żyło, lekarze nie wiedzieli, z jaką toksyną mają do czynienia, bo służby specjalne, powołując się na obowiązującą je tajemnicę państwową. Nie chciały podać nazwy użytego gazu. Relacje MTW wyraźnie odróżniały się na tle innych stacji, pokazywała wydarzenia w czasie rzeczywistym, szczegółowo śledziła też szturm na teatr. Stacja, która jako jedyna otrzymała od terrorystów zgodę na filmowanie wewnątrz budynku, wyemitowała wywiad z przywódcą komanda, Mowsarem Barajewem, o którego śmierci, jak zwrócono uwagę na antenie. Państwowe agencje informacyjne donosiły dwa tygodnie wcześniej. Stacja nie ukrywała też protestów rodzin zakładników, domagających się zakończenia wojny w Czeczeniu. Zatrudniono nawet specjalistę czytającego z ruchu warg, który przygotował transkrypcję pozbawionego dźwięku nagrania upublicznionego przez biuro prasowe Kremla. Telewizja kwestionowała linię oficjalną, pytając, czy rzeczywiście zrobiono wszystko żeby uniknąć szturmu na teatr i uratować życie zakładników. Liczba ofiar rosła, a Putin wygłosił w telewizji oświadczenie z prośbą, by rodacy wybaczyli mu, że nie zdołał wszystkich uratować. Terroryści, jako ogłosił, nie mają przyszłości, ale my ją mamy. Żadna z osób, które zaplanowały i przeprowadziły operację uwolnienia zakładników, nie otrzymała nawet nagany. Podobnie jak po katastrofie Kurska, winę zrzucono na telewizję. Oskarżono też NTW o narażenie życia zakładników poprzez relacjonowanie na antenie przygotowań do szturmu na teatr. Putin wezwał kierowników programów informacyjnych na Kreml i z wściekłością oznajmił im, że dziennikarze nie mogą żerować na własnych rodakach, o ile, rzecz jasna, są to ich rodacy. Tę uwagę kierował oczywiście do Jordana, który nie został nawet zaproszony na spotkanie. Wkrótce ten pragmatyczny bankier inwestycyjny złożył rezygnację i przyjął wysoką odprawę od Gazpromu. Szef FSB Nikoła i Patruszew zaczął regularnie spotykać się z dyrektorami stacji telewizyjnych. Spotkania, które dotychczas odbyliśmy, przyniosły rezultaty. Łączy nas wzajemne zrozumienie i pewien stopień zaufania. W końcu wszyscy wykonujemy tę samą pracę. Działamy na rzecz społeczeństwa i państwa, oświadczył Patruszew. Parfionow spędził w NTW jeszcze kilka lat. Wiedziałem, że zdjęcie na miedni z anteny to tylko kwestia czasu, ale ćwierkałem tak długo, jak mogłem. ćwierkanie prezentera zapewniało Rosjanom rozrywkę i budziło w nich optymizm. Dziennikarz umiał mówić dowcipnie i z ironią. Nawet kiedy poruszał najbardziej ponure i poważne tematy. Kiedy Michał Chodorkowski, najbogatszy oligarcha w Rosji i przeciwnik Putina, został aresztowany w 2003 roku, Parfionow nazwał to wydarzenie Chodorkowski i zaprosił popularnego konika, który sparodiował gniewną przemowę Putina instruującego swoich ministrów, żeby skończyli z tą histerią i spekulacjami, i się nie wtrącali. Komik odniósł się też do zdrowia psychicznego prezydenta. Kroplą, która przelała czarę goryczy, okazała się relacja na Miedni z inauguracji drugiej kadencji Putina w 2004 roku, łącząca obrazy z rzeczywistej uroczystości ze zdjęciami z cyrulika syberyjskiego, kiczowatego filmu, którego akcja toczy się w czasach cara Aleksandra III. Przyjazd Putina na Kreml w czarnej limuzynie zestawiono ze sceną, w której Aleksander III jedzie na białym koniu, a kiedy Putin zwrócił się do Straży Kremla, odpowiedzieli mu carscy gwardziści. Nam jedni, zachowując żartobliwy ton, poruszały poważny temat, ponieważ uroczystość zaprzysiężenia Putina bardziej przypominała koronację nowego monarchy niż objęcie urzędu przez prezydenta. Niezależnie od tego, jak sprawnie parfiono włączył dokument z fikcją, reprezentował niezwykle postmodernistyczne podejście do rzeczywistości postrzeganej jako elastyczny materiał, coś co można dowolnie konstruować i dekonstruować, wycinać i wklejać. Prezenter wykorzystywał te środki, żeby formułować prawdziwy przekaz, ale nic nie mogło powstrzymać jego następców przed wykorzystaniem ich do rozpowszechniania przekazu fałszywego. Wszystko stało się względne. W czerwcu 2004 roku dziennikarz został zwolniony, a na miedni zdjęto z anteny. Świerkanie nie harmonizowało już z nowym porządkiem, jaki zaczął się wyłaniać podczas drugiej kadencji Putina, czas żartów i trewnisziów dobiegł końca. Wydarzenia w kraju, w tym aresztowanie Chodorkowskiego, przejęcie przedsiębiorstwa naftowego Jukosora z akty terroru, były zbyt poważne i skomplikowane by dało się je opisać przy użyciu gry słów i sarkazmu. Parfionow przyznał to dopiero sześć lat później, kiedy wygłosił poruszające przemówienie utrzymane w tonie szczerego, obywatelskiego patosu. Występował wtedy na eleganckiej uroczystości, na której odbierał nagrodę imienia Władysława Listiewa, ikony rosyjskiego dziennikarstwa, zamordowanego w 1995 roku. Stojąc przed potężnymi ludźmi mediów, przedstawił diagnozę stanu branży medialnej. Nasza telewizja w coraz bardziej wyrafinowany sposób podnieca, kusi, zabawia i rozśmiesza widzów, trudno jednak nazwać ją instytucją obywatelską czy publiczną. Dla pracownika rosyjskiej telewizji państwowej, powiedział wyraźnie zdenerwowane, dziennikarze nie są bynajmniej dziennikarzami, tylko biurokratami, funkcjonującymi w myśl logiki poddaństwa i posłuszeństwa. Dawniej, słysząc wzniosłe hasła, takie jak obowiązek czy obywatelski, niechybnie by się skrzywił, teraz jednak wypowiadał je ze śmiertelną powagą. Dyrektorzy i kierownicy państwowych stacji telewizyjnych, ludzie, którzy przekształcili je w coś będącego osobliwym połączeniem rozrywki i propagandy, wpatrywali się w Parfionowa z kamiennymi twarzami. Na sali siedzieli m.in. Dobrodniejew, jego wieloletni współpracownik z NTV, a także Konstantin Ernst, dawny przyjaciel i współproducent starych pieśni Ogławną, kierujący obecnie stacją jeden kanał. Z pewnością nie był on radzieckim aparatczykiem. Ten mający obsesję na punkcie Hollywood dziennikarz telewizyjny o długich, luźno spływających na ramiona włosach, konsekwentnie utrzymywał raz obrany kurs. Aż wreszcie dotarł na szczyt i został dyrektorem największych państwowych kanałów telewizyjnych, obejmujących swym zasięgiem 11 stref czasowych. Urodził się w 1961 roku i należał do najbystrzejszych i najbardziej ambitnych przedstawicieli pokolenia ukształtowanego zarówno przez Związek Radziecki jak i przez opór przeciw niemu tych ludzi, którzy najmocniej nienawidzili ograniczeń tamtego czasu, a zarazem najbardziej skorzystali na ich zniesieniu. W jego żyłach płynęła błękitna krew radzieckiego establishmentu inteligenckiego. Jego ojciec był profesorem biologii, a syn zrobił doktorat z biochemii. Za swoją prawdziwą pasję uważał jednak kino i podobnie jak wielu utalentowanych, pełnych energii przedstawicieli swojego pokolenia, trafił ostatecznie do telewizji. Zaczynał od pracy przy czołowym programie pierestrojki, Wzglad, wkrótce jednak skupił się na tworzeniu Matadora, własnego programu o tematyce kulturalnej. Nie miał on nic wspólnego z walkami byków, Ernstowi podobało się po prostu brzmienie tego hiszpańskiego słowa. Zabierał widzów do świata hollywoodzkich wytwórni filmowych, Gwiazd i festiwalów Cannes. Matador przypominał nieco na Miedni z okresu, kiedy Parfionow nie zajmował się jeszcze polityką. Jak mówi jego twórca, obydwa programy usiłowały opisać czas, który jeszcze nie nadszedł. Chcieliśmy wyprzedzić naszą epokę. W jednym z odcinków Ernst opowiadał o kulisach powstania filmu Francisa Forda Kopoli czas apokalipsy. Miał na sobie mundur sił amerykańskich i wydawał się odurzony niezwykłą energią sceny, w której helikoptery bombardują Wietkong przy dźwiękach trwał Walkiri Richarda Wagnera. Amerykański reżyser wydawał się zresztą naturalnym wzorem dla młodego Hernsta. W 1995 roku Bierjezowski, który zwrócił uwagę na jego determinację i ambicje, mianował go producentem generalnym rosyjskiej telewizji publicznej czyli ostankina, przemianowanej z czasem na jeden kanał. Ernst nie był ideologiem, zajmował się jedynie stroną organizacyjną i produkcyjną. Powierzono mu stację o największym zasięgu, a on kreował nie tylko programy informacyjne i rozrywkowe, ale także wydarzenia jednoczące cały kraj. Pierwszym wielkim hitem przez niego wyprodukowanym były staryje pieśni o Gławną, Sprawnie łączące radziecką przeszłość i rosyjską teraźniejszość. Cztery lata później, we wrześniu 1999 roku, kiedy Putin zajmował miejsce Jelcyna, Ernst został dyrektorem generalnym jeden kanału. Za jego sprawą słowo pierwsze w nazwie stacji zaczęło się odnosić nie tyle do częstotliwości, na której nadawała, ile raczej do jego wpływu, zasięgu i pozycji w rankingach oglądalności. Podczas gdy Putin przywracał hymn ZSRR, uznając go za najważniejszą pieśń dla kraju, Ernst przywracał w Riemia z ich charakterystycznym sygnałem dźwiękowym, ponieważ uważał je za najważniejszy program informacyjny, doskonale harmonizujący z bieżącą narracją. Najbardziej interesowały go jednak nie informacje, tylko fikcja. Pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku jeden kanał pod kierownictwem Ernsta stał się jednym z największych producentów filmów i seriali telewizyjnych. Ze wszystkich sztuk kino jest najważniejszą, mawiał Lenin. Obrazy mogły wedrzeć się do ludzkich umysłów dużo łatwiej niż słowa i równie skutecznie pomagały w sprzedaży. Potencjał wpływania filmów na umysły odbiorców był w Rosji dużo większy niż w Ameryce co wynikało z mniejszego chaosu i szumu informacyjnego na rynku. Ernst nie chciał sprzedawać ideologii, ponieważ żadnej nie wyznawał, wykorzystywał ją natomiast do sprzedaży filmów, które produkował. Po dewaluacji rubla w 1998 roku substytucja importu stała się jednym z podstawowych filarów rozwoju rosyjskiej gospodarki. Podobny wpływ wywarła na rozwój rosyjskiego przemysłu filmowego. Na tej samej zasadzie, na jakiej ludzie zastępowali importowane towary krajowymi odpowiednikami, amerykańskie seriale zastępowali produkowanymi w Rosji. Niewielu tak trafnie wyczuło rosnący popyt na produkty patriotyczne i tak skutecznie na niego odpowiedziało, jak to zrobił Ernst. Do promocji filmów opartych na wielkich hollywoodzkich hitach wykorzystywał hasła patriotyczne a także narzędzia i środki pozostające do dyspozycji swojej kontrolowanej przez państwo stacji telewizyjnej. W 2004 roku wyprodukował największy poradziecki hit kinowy, strasznoocna, pełen efektów specjalnych thriller osadzony w świecie fantasy. Prawa do jego dystrybucji sprzedał wytwórni 20TH Century Fox. W ciągu pierwszych czterech tygodni film zarobił 16 milionów dolarów. Bijąc wszelkie rekordy i pokonując w Rosji nawet powrót króla, ostatnią część trylogii Władca Pierścieni. Film oparty na powieści fantasy Siergieja Ukianienki Strasznocna to rosyjska odpowiedź na Matrixa. Akcja rozgrywa się we współczesnej Moskwie, gdzie zwykli ludzie wiodą równoległą egzystencję jako wampiry, magowie i wiedźmy. Choć z pozoru niczym się nie wyróżniają, są innymi jedni i reprezentują siły światła a drudzy siły ciemności. Obie grupy walczą ze sobą od zarania dziejów. Ernst wyjaśniał, to opowieść o równowadze między dobrem a złem. W tradycji zachodniej dobro zawsze zwycięża. W tradycji wschodniej mamy raczej do czynienia z pewnym dualizmem. Dobro i zło współistnieją obok siebie. Rosja, która znajduje się między wschodem a zachodem, utrzymuje równowagę między tymi siłami. Siły światła w filmie są blisko związane z radziecką przeszłością, natomiast siły ciemności wyraźnie przynależą do rzeczywistości rosyjskiego kapitalizmu i walczą o duszę dwunastoletniego chłopca, wielkiego innego, który ostatecznie wybiera ciemność. W pewnym momencie bohater mówi do ojca, reprezentującego światło, nie jesteście lepsi od ciemności jesteście gorsi, bo kłamiecie i udajecie dobrych. W wywiadach Ernst tłumaczył, że ciemni, mimo swojej agresji, nie są równoznaczni ze złem, a jaśni z dobrem. Ciemni korzystają z dużo większej wolności, mogą być tacy, jacy zapragną. Jaśni są bardziej sfrustrowani, mają zbyt wiele obowiązków i czują się odpowiedzialni za wielu ludzi. Ciemni odrzucają ograniczenia i konwenanse, żyją sami dla siebie, natomiast jaśni zachowują się jak neurotycy którzy starają się być dla wszystkich mili. Producent identyfikował się ze stroną ciemności. Ernst promował Straż Nocną na wszelkie możliwe sposoby, wykorzystując nawet programy informacyjne jeden kanału, i te działania zapewniły mu ogromny sukces komercyjny. Dodatkowe znaczenia, które twórcy starali się zawrzeć w filmie, wkrótce się ulotniły, pozostał natomiast rosyjski hit na hollywoodzką miarę. W jednym z wywiadów dyrektor stacji żalił się, że Rosjanie nie umieją skupić się na teraźniejszości. Nasz naród żyje albo w przeszłości, albo w przyszłości. Ernst, pochodzący ze starej niemieckiej rodziny osiadłej w Rosji, wolał żyć teraźniejszością i samodzielnie ją kształtować. Nie cierpiał najmniej na dysonans poznawczy. Bieżących informacji i fikcji nie postrzegał jako dwóch oddzielnych części swojego życia. Uważał, że doskonale ze sobą harmonizują, dopełniając się i wchodząc ze sobą w interakcje. W Straży Nocnej pojawia się scena z programu informacyjnego VRiemia. Emitowanego o dziewiątej na jeden kanale, jeden z prezenterów informuje widzów o zbliżającym się kataklizmie. riemia były antidotum na chaos, źródłem stabilności i rutyny. Każdy program, niczym kołysanka. Powielał ten sam schemat, relacja z zagranicznej podróży Putina albo z jego spotkania z przedstawicielami rządu, później przykłady umacniania się i rozwoju Rosji, na koniec zaś złe wieści z zagranicy. W przeciwieństwie do innych programów Wrymia nie były przerywane, i nadal nie są, reklamami. W rzeczywistości trudno je uznać za program informacyjny. Nie donoszono widzą o istotnych faktach i nie nakreślano na tej podstawie obiektywnego obrazu wydarzeń dnia. Zamiast tego kreowano wirtualną rzeczywistość, odzwierciedlającą obowiązującą w państwie hierarchię, na której szczycie znajdował się Putin. Jako państwowy serwis informacyjny w nie pozwalały sobie na pogardę, ironię czy kpinne, prezenterzy zawsze zachowywali poważny ton. Głównym celem było zapewnienie widzów, że mogą spać spokojnie, że kraj znajduje się w dobrych rękach, pod opieką mądrego, troskliwego prezydenta, który podejmie odpowiednie decyzje, że przestępcy i terroryści zostaną ukarani, a przodownicy pracy nagrodzeni. Wszelka stabilność uspokaja wiadomości. Jeżeli programy informacyjne nieustannie drażnią nerwy, tak jak to się działo w Rosji lat dziewięćdziesiątych, Sygnalizuje to raczej brak stabilności niż wolności słowa, tłumaczył Ernst. Telewizyjne programy informacyjne nie odzwierciedlały stabilizacji, jaka zapanowała w kraju, lecz budowały jej iluzje. I podobnie jak zalewające rosyjską telewizję brutalne filmy kryminalne tworzyły iluzję chaosu oraz bezprawia. Zarówno programy informacyjne, jak i seriale były artefaktami które na wzór Straży Nocnej miały wspólnie utrzymać równowagę między światłem a ciemnością. Wiadomości uspokajały widzów, natomiast brutalne kryminały podnosiły poziom adrenaliny i agresji w krwiobiegu narodu. Jak wyjaśnił wysoki rangą urzędnik państwowy i były generał FSB, ten zalew drastycznej przemocy nie odpowiadał na zapotrzebowanie widzów, tylko wynikał ze świadomej polityki kształtowanej na najwyższych szczeblach władzy i mającej na celu stworzenie iluzji, że tylko silne państwo, pokazywane w programach informacyjnych, zdoła ochronić bezbronnych obywateli przed przemocą widoczną na ekranach. O tym, co dobre i złe dla publiczności, nie decydowałyby najmniej jej gusta. Lekarz nie pyta pacjenta na stole operacyjnym, co byłoby dla niego dobre, podsumował Ernst. Zadanie jego i Dobrodziejewa polegało na przepisywaniu i podawaniu odpowiednich leków. Walka między światłem a ciemnością. Straż Nocna weszła na ekrany rosyjskich kin pod koniec czerwca 2004 roku. Kilka tygodni później wydarzyła się prawdziwa tragedia, kiedy szkołę w Biesłanie w Osetii Północnej zajęli czeczeńscy terroryści. W chwili ataku przebywało tam ponad tysiąc dzieci. Był to najstraszniejszy i najbardziej okrutny akt terroru w dziejach Rosji. Przez cały czas trwania kryzysu rosyjskie media przekazywały oficjalne liczby podane przez Kreml i informowały o 354 zakładnikach. Kłamstwo to tak rozwścieczyło Czeczenów, że przestali podawać dzieciom wodę, zakazali im chodzenia do toalety i zmuszali je do picia własnego moczu. Według jednego z zakładników któremu udało się przeżyć. Terroryści słuchali wiadomości podawanych w radiu i kiedy usłyszeli oficjalne liczby, jeden z nich zawołał: Rosja twierdzi, że jest tu tylko 300 zakładników. Może powinniśmy zabić tylu z was, żeby dojść do tej liczby. Po dwóch dniach i trzech nocach negocjacji, których nie mogli obserwować niezależni rosyjscy dziennikarze i aktywiści, Między innymi ciesząca się dużym szacunkiem wśród czeczeńskich bojowników Anna Politkowska, służby specjalne rozpoczęły szturm na budynek. 3 września o godzinie 13.03 ze szkolnej sali gimnastycznej, gdzie więziono większość zakładników, dobiegł huk dwóch eksplozji. Jak się później okazało, wybuchy wywołał granat termobaryczny wrzucony do środka przez rosyjskie służby. Terroryści zaczęli strzelać do dzieci. Rozpętało się piekło i wywiązała się walka. Zagraniczne sieci telewizyjne, m.in. z INN czy BBC, relacjonowały te wydarzenia na żywo, natomiast w Rosji oba kontrolowane przez państwo kanały telewizyjne nie przerwały emisji zwykłych programów z ramówki. O wydarzeniach rozgrywających się w Biesłanie, które w międzyczasie zdążyły przerodzić się w prawdziwą masakrę, Zaczęto informować w sposób niejasny i skrótowy dopiero godzinę później. Stacja 1 kanał poświęciła atakowi 10 minut, a następnie wyemitowała brazylijską telenowelę Zakochane kobiety. Liberalna stacja radiowa Echo Moskwy mogła informować widzów na bieżąco jedynie dzięki relacjom CNN przez cały dzień. Oba państwowe kanały przedstawiały oficjalną linię, według której władze nie planowały szturmu na szkołę. A terroryści otworzyli ogień jako pierwsi, za atakiem miała stać międzynarodowa organizacja terrorystyczna, do której należeli Arabowie, a nawet Afrykanin okazał się później czeczenem. Po kilku godzinach kanał Rosja zaczął sugerować, że walki dobiegły końca, a większość zakładników jest już bezpieczna. Widzowie zobaczyli dzieci wynoszone przez rodziców i usłyszeli pełen ulgi głos mówiący za kamery, żyją. Wszystko w porządku, żyją, żyją. Podczas gdy dzieci witały się z rodzicami, jeden z korespondentów oznajmił: Znowu mamy tu do czynienia ze łzami, ale tym razem są to łzy radości. Prezenter informował, ile osób trafiło do szpitala, ale nie podał szacunków dotyczących liczby ofiar. Według ostatnich informacji, mówił, toczone w szkole walki dobiegły końca. Nie ma tu zabitych ani poważnie rannych. Nie możemy na razie przedstawić dokładnych liczb dotyczących ani rannych, ani uwolnionych zakładników. Około dziewiątej wieczorem, gdy zginęło już ponad 300 osób, zarówno dzieci, jak i rodziców, a strzelanina między terrorystami a siłami specjalnymi nie ustawała, widzą zaproponowano kolejny osobliwy program. Rosja pokazała nagrania z walk dzielnych rosyjskich żołnierzy z brodatymi czeczeńskimi bandytami, Ukrywającymi się w jaskiniach i krzyczącymi Allahu Ardar. Sceny te pochodziły z dramatu wojennego Czest imieju. Na mój honor. Z kolei jeden kanał zdecydował się na emisję szklanej pułapki, filmu, w którym Bruce Willis ratuje zakładników uwięzionych w nowojorskim wieżowcu. Aktorzy zdawali się dokonywać fikcyjnej zemsty w imieniu ludzi wciąż ginących w Biesłanie. Dobrodieje Fiernst byli demiurgami którzy tworzyli mity i tłumaczyli rzeczywistość. Ten drugi wyjaśnił później, nasze zadanie numer dwa polega na informowaniu kraju o bieżących wydarzeniach. Główne zadanie telewizji polega dziś jednak na mobilizacji kraju. Rosja potrzebuje konsolidacji. W przeciwieństwie do telewizji radzieckiej, pozostającej pod ścisłą kontrolą cenzury, Ernst podejmował większość decyzji samodzielnie. Nikt do mnie nie dzwoni i nie wydaje mi rozkazów, podkreślał. Prawdopodobnie nie mijał się z prawdą, ale nawet gdyby było inaczej, z pewnością nie trzymałby się niewolniczo instrukcji płynących z Kremla, tylko świadomie oddawał swój talent i wyobraźnię do dyspozycji państwa. Jestem metatystą, liberalnym metatystą, powiedział dekadę później. Przez lata spędzone na stanowisku dyrektora jeden kanał wkładał całą swoją energię w konsolidację narodów wokół widowiskowych projektów telewizyjnych, seriali i programów, które sławiły państwo i podwyższały notowania jego przywódcy. Kreował wspólne doświadczenia dzięki narracji przedstawiającej Rosjan jako heroiczny, utalentowany naród i tłumił wszelkie symptomy wątpliwości, refleksji czy skruchy w przeciwieństwie do Dobrodziejewa, który przekształcił się w politycznego aparatczyka i mistrza kremlowskiej propagandy, Ernst uważał się za artystę, twórcę, albo, używając języka telewizji, producenta kraju, niezależnie od tego, czy chodziło o programy informacyjne, czy o konkurs piosenki Eurowizji, do naginania rzeczywistości wykorzystywał środki artystyczne, takie jak muzyka, gra aktorska, montaż i oświetlenie. Nasza psychika ukształtowana jest w taki sposób, że tylko forma artystyczna zdoła tłumaczyć czasy, w których żyjemy, powiedział w jednym z wywiadów. Jak każdy dobry producent bezbłędnie wyczuwał potrzeby widzów, a w pierwszej dekadzie XXI wieku kraj był złakniony obrazów potwierdzających odrodzenie państwa. Ludzie mieli coraz wyższe dochody, raczej ze względu na wzrost cen ropy a nie cięższą i bardziej wytężoną pracę, dysponowali mnóstwem wolnego czasu na rozrywkę, chcieli chłonąć wielkość i wspaniałość Rosji, bo pozwalało im to tłumaczyć sobie swoją konsekwentnie poprawiającą się sytuację. W połowie pierwszej dekady na to zapotrzebowanie odpowiadały w przeważającej mierze sport, rozrywka i parady zwycięstwa. W czerwcu 2008 roku reprezentacja piłkarska Rosji wygrała z Holendrami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Prawie 80% Rosjan śledziło ten mecz na ekranach telewizorów. To absolutny rekord oglądalności w historii rosyjskiej telewizji. W nocy cała Moskwa wpadła w patriotyczną histerię. Trąbiły klaksony samochodów. Ludzie wymachiwali flagami, a po ulicach defilowali motocykliści, cisami Którzy kilka lat później poprzysięgli bronić Putina przed liberalnymi zdrajcami. Na pierwszy rzut oka ten wydawał się wierną kopią europejskich wydarzeń futbolowych, jeśli jednak w Europie od dawna pełnił funkcję substytutu wojny, to w Rosji był tylko jej zaczynem. Zwycięstwo stało się w rosyjskiej telewizji tematem numer jeden. Sport królował w każdym popularnym talk show. Do boju, Rosjo. To hasło stało się narodowym zawołaniem, a świętowanie triumfu piłkarskiego zbiegło się z eskalacją kampanii propagandowej przeciw Gruzji, przedstawianej jako pełnomocnik i sojusznik Ameryki. Kilka tygodni później zaatakowały ją czołgi i samoloty, i rozpoczęła się pierwsza rosyjska wojna w całości relacjonowana w telewizji na żywo, zaplanowana jako kopia działań NATO w Kosowie. Wywołała reakcje podobne do tych, które nastąpiły po zwycięskim meczu piłkarskim. Rosja prężyła muskuły i demonstrowała swoją potęgę. Stacje telewizyjne stały się częścią operacji militarnej i toczyły wojnę propagandową na walczących o oderwanie się od Gruzji i o niepodległość w terytoriach Osetii Południowej i Abchazji. Siały dezinformacje i rozbudzały gniew oraz frustrację miejscowej ludności. Przygotowania do tej kampanii trwały od dawna. A rosyjskie media demonizowały demokratyczną Gruzję, porównując ją do Korei Północnej. Wojna wybuchła 7 sierpnia 2008 roku, w dniu rozpoczęcia letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Gruzińskie siły zbrojne odpowiedziały na ogień dochodzący z Osetii Południowej ostrzałem z ciężkiej artylerii. Według rosyjskiej propagandy Gruzja była nierozważnym i niebezpiecznym agresorem. A Rosja jako rozjemca miała obowiązek chronić ofiary. W telewizji mówiono o ludobójstwie, dwóch tysiącach zabitych cywilów i dziesiątkach tysięcy uchodźców. W rzeczywistości w czasie tego konfliktu zginęło 133 mieszkańców Osetii Południowej. Putin, ubrany w lekką sportową kurtkę, Rozmawiał z miejscowymi kobietami i odgrywał rolę supermana w naszpikowanym efektami specjalnymi dramacie zainscenizowanym przez Ernsta i Dobrodiejewa. Poleciał też do rosyjskiej części Kaukazu, by wysłuchać mrożących krefy w żyłach opowieści uchodźców. Pierwsza kobieta, spalili nasze dziewczęta, kiedy jeszcze żyły. Putin, zaskoczony, kiedy jeszcze żyły? Pierwsza kobieta, tak, młode dziewczyny. Zagnali je do jednego z domów jak bydło, a potem je spalili. Druga kobieta. Zadźgali maleńkie dziecko. Miało tylko półtora roku. Zadźgali je w piwnicy. Putin. Nie mogę tego słuchać. Druga kobieta. Była też staruszka z dwójką małych dzieci. Uciekali, ale przejechał ich czołg. Putin. Oni chyba oszaleli. Przecież to zwykłe ludobójstwo. Pogłoski rozpowszechniane przez rosyjską telewizję i informacje o noszących znamiona ludobójstwa atakach gruzińskich oddziałów na kobiety i dzieci zostały później obalone, ale w tamtym czasie skłoniły one partyzantów z Osetii Południowej do przeprowadzania czystych etnicznych w gruzińskich wsiach i miasteczkach. Na główny cel ataku rosyjska telewizja obrała jednak nie Gruzję, oczywistego wroga, tylko własnych widzów których bombardowano antyamerykańską propagandą. Sądząc po obrazie, jaki odmalowywano w mediach, Rosja nie walczyła z małym, biednym i dawniej podległym sobie krajem, tylko z niebezpiecznym, potężnym agresorem, wspieranym przez imperialistyczny Zachód. Pewien deputowany do dumy w rozmowie na antenie jednej ze stacji telewizyjnych tymi słowy wyraził panujący w tamtym okresie nastrój, nie ulega dziś wątpliwości. Kim są strony tego konfliktu? To Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Izrael szkoliły gruzińską armię, a Ukraina dostarczyła jej broni. Znaleźliśmy się w sytuacji, w której NATO dopuszcza się agresji na nasz kraj. Ponieważ w kolejnych latach Ameryka zaproponowała piastującemu urząd prezydenta Rosji Dmitrijowi Miedwiediewowi politykę resetu, patriotyczna histeria została przeniesiona na odbywające się w Moskwie parady zwycięstwa oraz konkurs piosenki Eurowizji. 9 maja 2009 roku około dziewięciu tysięcy żołnierzy przemaszerowało przez plac czerwony, po bruku przejechały czołgi, wyrzutnie rakietowe i wyrzutnie pocisków balistycznych a na niebie, nad Soborem Wasyla Błogosławionego, bombowce, odrzutowce i helikoptery prezentowały widowiskowe ewolucje. Ten niezwykły spektakl został stworzony na potrzeby widzów, by zapomnieli na chwilę o kryzysie finansowym, jaki ogarnął kraj. Parady mają być wyjątkowymi, jednorazowymi wydarzeniami, jednak Rosja postanowiła w pełni wykorzystać ich wartość i uczynić z nich publiczne przeglądy sił zbrojnych. Bezpośrednio po paradzie zwycięstwa odbywało się inne ważne widowisko wpisujące się w narrację o odrodzeniu kraju, a mianowicie produkowany przez Ernst Konkurs piosenki Eurowizji. Oba wydarzenia zajmowały równie istotne miejsce w harmonogramie Putina i kremlowskiej ideologii. Jak powiedział Ernst, w tamtym okresie liczył się zewnętrzny efekt polityczny, jednak najważniejszy spektakl geopolityczny w jego telewizyjnej karierze miał dopiero nadejść. Powierzono mu zadanie wyreżyserowania jednego kluczowych widowisk odbywających się w Rosji otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Putinowi bardzo zależało na tym projekcie, ponieważ miał on w symboliczny sposób legitymizować powrót byłego prezydenta Rosji na stanowisko w 2012 roku ponieważ Olimpiada była jego oczkiem w głowie. Nieszczędzono wydatków i na jej organizację przeznaczono 50 miliardów dolarów. W ramach przygotowań do ceremonii otwarcia i zamknięcia zbudowano specjalną arenę, a najlepsi na świecie technicy, projektanci, architekci i muzycy pracowali po 24 godziny na dobę. W rezultacie powstało najbardziej spektakularne i pełne przepychu widowisko, jakie Rosja kiedykolwiek widziała zapierający dech w piersiach pokaz potęgi i dowód odrodzenia kraju, wyreżyserowany z rozmachem, stylem i wyobraźnią. Sny o Rosji, tak zatytułował ten spektakl Ernst. Jego sny zdawały się rzucać wyzwanie grawitacji, a misternie utkane obrazy rozgrywały się nie tylko na scenie, ale i w przestworzach. Platformy wisiały w powietrzu i przesuwały się po szynach przymocowanych do dachu stadionu. W górze unosiło się niczym chmury siedem wysp, a każda z nich reprezentowała jakąś część kraju. Tym obrazom towarzyszyły dźwięki opery Knia Sigor Aleksandra Borodina, opisującego ziemię obiecaną wolnych ludzi, gdzie jasno świeci słońce, rozkwitają róże, słowiki śpiewają w zielonych lasach i rosną słodkie winogrona. Była to porywająca, pompatyczna utopia której centralnym elementem stała się historia Imperium i państwa rosyjskiego, ale nie jego mieszkańców. Zamiast zgodnie z duchem olimpijskim świętować różnorodność, uczczono ideę jedności pod flagą państwową. Przez niebo mknęła trojka utkana z białego światła, kolorowe kopuły Soboru Wasyla Błogosławionego, balony wypełnione ciepłym powietrzem, skakały radośnie u boku błaznów i akrobatów na średniowiecznym jarmarku. Subtelne ryciny przedstawiające budowę Petersburga przez Piotra i Wielkiego ustąpiły miejsca prezentacji armii Imperium Rosyjskiego, po pochłaniającej uwagę scenie bitewnej z wojny i pokoju nadeszło konstruktywistyczne, zanurzone w czerwonym świetle studium rewolucji październikowej. Zawieszony w powietrzu silnik parowy napędzał koła industrializacji czasów Stalina. W scenie towarzyszyła pieśń wujemia w period od dawna wykorzystywana jako motyw przewodni programu telewizyjnego w Riemia. Ponieważ Międzynarodowy Komitet Olimpijski kazał usunąć scenę z II wojny światowej, czas pomknął naprzód do pełnych optymizmu, humoru i nostalgii lat sześćdziesiątych, niemal wyjętych ze starych pieśni O Głowno i Parfionowa. Producent przeszedł samego siebie. W historii Igrzysk Olimpijskich żaden gospodarz nie zaproponował tak misternego i skomplikowanego pod względem technicznym widowiska w przestworzach. Jego twórca obserwował ceremonię otwarcia z centrum dowodzenia, otoczony międzynarodowym zespołem złożonym z projektantów, techników i programistów. Kiedy rozległ się huk fajerwerków, Ernst zeskoczył z miejsca i zakrzyknął po angielsku, wewe done it! Zrobiliśmy to! Kraj, który wyczarował na scenie, nie był krajem matrioszek i tańców kozackich, tylko domeną awangardowych artystów, wielkiego baletu, tołstoja i gogola, wyrafinowanym europejskim państwem, dumnym ze swojej historii i kultury. To kraj, w którym chcę żyć, podsumowała na Twitterze Ksenia Sobczak, celebrytka i dziennikarka. Jedyny problem polegał na tym, że takie miejsce w rzeczywistości nie istniało. Oto wielkie zmyślenie Rosji. Spełniało równie mitotwórcze funkcje. Co zorganizowana przez Stalina w latach 30. wystawa poświęcona osiągnięciom gospodarki narodowej Związku Radzieckiego. Służyła ukazaniu rzekomych wspaniałości życia w ZSRR i przekształciła się w stałą ekspozycję radzieckich sukcesów. Prezentowała urodzajną, żyzną krainę w państwie, w którym rolników wyeliminowano jako klasę społeczną. Wydaje się zatem uzasadnione, że rok po ceremonii otwarcia igrzysk elementy wykorzystane i wówczas scenografii zaprezentowano właśnie na tej wystawie. Odbierając 20 września 2014 roku nagrodę człowieka roku przyznaną przez rosyjską edycję GQ, słynnego pisma dla mężczyzn, Ernst powiedział, że oglądanie olimpijskiego widowiska było najszczęśliwszą, a zarazem najbardziej przerażającą chwilą jego życia. Miałem okazję wyznać ojczyźnie miłość na oczach trzech miliardów ludzi, a co ważniejsze, mogłem na dwie godziny zjednoczyć moich rodaków wokół jednej emocji, nawet jeśli na co dzień jest to niemożliwe. Pytanie brzmi, o jaką emocję w tym przypadku chodziło? Mimo wszystkich zastosowanych rozwiązań, nowinek technicznych i awangardowych scen, teraźniejszością Rosji stała się jej przeszłość. Nie było śladu po pierstrojce latach dziewięćdziesiątych czy dwutysięcznych. Wydawało się, że Ernst użył magicznej różdżki, która mogła odwracać bieg historii i sprawić, że Związek Radziecki nigdy się nie rozpadnie. Przerwał historię rozwoju państwa na początku lat sześćdziesiątych, kiedy się urodził i kiedy wyczerpana wojną i stalinowskimi represjami Rosja złapała wreszcie oddech. Czas po wojnie to czas, w którym żyjemy. Tłumaczyli widzą komentatorzy z jeden kanału. Kończąc opowieść o dziejach kraju na odwilży czasów Chruszczowa, Ernst przedstawiał jednocześnie własną wizję przyszłości. Grigori Rivzim, krytyk architektury i felietonista, napisał, że scenariusz ceremonii powstał podczas prezydentury Dmitrija Miedwiediewa, postrzeganej jako krótki okres odwilży i stawiającej sobie za cel modernizację państwa. Kiedy jednak spektakl się rozpoczął, jego optymistyczny nastrój zderzył się z tonem militarnej mobilizacji, silnie obecnym w programach informacyjnych Ernsta. Przez cały czas trwania igrzysk olimpijskich prezenterzy jeden kanału, który na ten czas przyjął nazwę kanał pierwszy olimpijski, nosili stroje drużyny rosyjskiej i rozbudzali wśród widzów patriotyczną histerię. Każdego, kto skrytykował igrzyska, natychmiast uznawano za wroga. Raporty dotyczące korupcji, do której dochodziło podczas przygotowań do Olimpiady, przedstawiano jako zwykłe oszczerstwo, a każdy rosyjski medal świętowano tak, jakby chodziło o zwycięstwo militarne. Równolegle do tego, co działo się w Soczi, w Kijowie rozgrywały się zdecydowanie bardziej dramatyczne wydarzenia. Tysiące ludzi wyszły na Majdan w ramach protestu przeciw kleptokratycznemu, dysfunkcyjnemu. Autorytarnemu poradzieckiemu porządkowi uosabianemu na Ukrainie przez skorumpowanego prezydenta Wiktora Janukowycza. Ukraińcy machali flagami Unii Europejskiej, traktując jej jak symbole godnego życia, o którym marzyli. Jednostki specjalne milicji usiłowały rozpędzić ludzi, którzy na Majdanie rozbili miasteczko namiotowe, kiedy pod naciskiem Rosji Janukowycz nie podpisał umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Nocą zgromadzeni na placu ludzie, którzy mogli w każdej chwili zostać poturbowani albo nawet zabici, zjednoczyli się, by zacytować Ernsta, wokół jednej emocji. Na oświetloną scenę wychodzili przywódcy protestu, wzywający do stawiania oporu, kapłani odczytywali modlitwy, a rusła na łyżyczko. Popularna ukraińska piosenkarka i zwyciężczyni konkursu piosenki Eurowizji w 2004 roku zaintonowała hymn państwowy. Nie umarła jeszcze Ukraina, ani chwała, ani wolność. Tysiące ludzi zgromadzonych na Majdanie śpiewało refren, dusze, ciało poświęcimy dla naszej wolności. Wydawało się, że w tamtych chwilach doszło do narodzin narodu. Zanim zakończyły się igrzyska w Soczi, na ulicach Kijowa została przelana krew. Malidan zaatakowały oddziały specjalne milicji. Siły rządowe użyły granatów hukowych wypełnionych gwoździami, na co protestujący odpowiedzieli koktajlami Mołotowa, snajperzy strzelali z ostrej amunicji. Centrum Kijowa stanęło w ogniu, a Janukowicz uciekł do Soczi, by naradzić się z Putinem. Piekło. Które rozpętało się w stolicy Ukrainy, zepsuło prezydentowi Rosji jego wielkie widowisko. Wpadł w szał, był przekonany, że za rewolucją w Kijowie stał Zachód, chcący podważyć autorytet rosyjskiego przywódcy i wyciągnąć Ukrainę z rosyjskiej strefy wpływów. Zdaniem Ernsta Olimpiada zdecydowanie wykracza poza sport. To geopolityka. Stworzyliśmy wspaniałe widowisko, które spotkało się z ostrą reakcją. Pewnego dnia przedstawimy wiele interesujących dokumentów i napiszemy prawdziwą historię 2014 roku. Trzy dni po uroczystości zamknięcia igrzysk w Soczi, również wyreżyserowanej przez Ernsta, rosyjskie zielone ludziki w nieoznakowanych mundurach wojskowych zaatakowały Krym. Rosyjskie okręty wojenne chroniące wybrzeża wokół Soczi obrały kurs na Sewastopol. Kreml rozpoczął aneksję Krymu i wywołał wojnę na wschodniej Ukrainie. Na czele ataku stała telewizja, a Ernst i Dobrodiejew dowodzili służbami informacyjnymi. Urządzono wielkie widowisko telewizyjne, tyle że tym razem jego koszty nie szły w miliardy dolarów, lecz w tysiące istnień ludzkich. Epilog Walka powietrzna W maju 2000 roku Dwa miesiące po objęciu przez Władimira Putina stanowiska prezydenta Rosji Daniła Bagrow, główny bohater największego rosyjskiego hitu kinowego, powrócił w kontynuacji filmu Brat. Pierwsza część stała się natychmiastowym hitem, natomiast sekfel został otoczony prawdziwym kultem. Fabuła pokazuje losy Daniły i jego brata jadących do Ameryki, by pomścić swojego przyjaciela, Konstantina którego brat bliźniak jest szantażowany przez amerykańskiego biznesmena, Daniła oszczędza życie rosyjskiemu bankierowi odpowiedzialnemu za zabójstwo Konstantina, postanawia natomiast odnaleźć jego amerykańskiego wspólnika i własnoręcznie wymierzyć mu sprawiedliwość. Po zabiciu kilku Ukraińców i czarnuchów, a także uratowaniu prostytutki daszy, rosyjski Robin Hood strzałami toruje sobie drogę do biura biznesmena. Powiedz mi. Amerykaninie, mówi Daniła, kładąc broni na stole, czy naprawdę myślisz, że władze dają pieniądze? Ja uważam, że władze daje prawda. Ten, który ma po swojej stronie prawdę, jest silniejszy. Daniła stał się nowym bohaterem narodowym. Człowiekiem silnym, charyzmatycznym, lekko dziecinnym, ale absolutnie szczerym. Film, ściśle realizujący schemat Hollywoodskiego thrillera zdołał po raz kolejny uchwycić rosyjskie instynkty narodowe, przekonania i uprzedzenia. Kiedy przed zastrzeleniem ukraińskiego gangstera brat Daniły krzyczał Zapłacisz za Sewastopol, rosyjska publiczność wybuchała lekko zażenowanym śmiechem, pełnym zrozumienia i aprobaty. Tego typu kwestie błyskawicznie weszły do języka i stały się popularnymi hasłami. Jesteście gangsterami, pyta Daniły i Dasze, nieznajoma kobieta. Kiedy wpadają do jej mieszkania. Nie, jesteśmy Rosjanami, odpowiada Dasza. Brat dwa miał czar zbliżony do Pulp Fiction Quentina Tarantino. A Daniła strzelał do ludzi z równą swobodą, co Vincent Vega grany przez Johna Travolta. Film poruszał też jednak poważne tematy. Dzielił świat na naszych, czyli braci, oraz innych, czyli obcych. Braterstwo opierało się na więzach krwi a nie na wspólnej ideologii czy wartościach przygotowując się do walki o sprawiedliwość Daniła kupuje w Moskwie broń od kolekcjonera pamiątek z okresu II wojny światowej noszącego stary nazistowski płaszcz i posługującego się przydomkiem faszysta chcąc nie chcąc wszyscy jesteśmy braćmi zwraca się on do Daniły kiedy bohater wyznaje że jego dziadek zginął w czasie wojny faszysta odpowiada spokojnie zdarza się po latach daremnych poszukiwań narodowej tożsamości i wspólnych wartości brat 2 udzielił prostej, a zarazem niezwykle kuszącej odpowiedzi, Rosjanie są silni, bo mają po swojej stronie prawdę i moralność, a Amerykanie są słabi i zakłamani, bo chodzi im tylko o pieniądze. Rosjanie, którzy zachłysnęli się Ameryką, tacy jak brat bliźniak Konstantina, zostali przez nią zepsuci, zatracili kompas moralny. Nauka Marksa jest wszechmocna, ponieważ jest słuszna, powiada radziecka Maksyma. Nie wymagało to żadnych dodatkowych dowodów. Rosjanie są po prostu lepsi. To wszystko. Na końcu filmu Daniła i Dasza wracają do domu. Na lotnisku urzędnik sprawdzający ich paszporty patrzy na Rosjankę ze zdziwieniem i woła, ale pani wiza utraciła ważność wiele lat temu. Już nigdy nie będzie pani mogła wrócić do Ameryki. W odpowiedzi Dasza pokazuje mu środkowy palec. Brat 2 był przejawem sztuki, nie ideologii. Film nie mówił ludziom, co mają myśleć, tylko uzmysławiał im, co już myślą. Nie został zamówiony przez oficjalny organ czy urząd państwowy. Skrojono go na miarę potrzeb publiczności, a odwoływał się do głęboko zakorzenionego w Rosjanach poczucia niesprawiedliwości, krzywdy i upokorzenia. Za które należała im się satysfakcja. Film Aleksieja Bałabanowa pozostawał wierny rzeczywistości i działał z siłą, wyrazistością i bezpośredniością strumienia światła. Jak każde prawdziwe dzieło sztuki, zdołał przewidzieć przyszłość. Daniła nie żył jednak wystarczająco długo, by się o tym przekonać. W 2002 roku, dwa lata po powstaniu brata 2, Siergiej Bodrow, aktor grający Daniłę, zginął w dziwnym wypadku. Podczas zdjęć na Kaukazie blok lodu oderwał się od zbocza góry Gimara i poruszył lodowiec. Znajdująca się w wąwozie ekipa filmowa została żywcem pogrzebana pod zwałami błota i odłamków skał. Dziesięć lat później zaczęto tę tragiczną śmierć uznawać za symboliczne ostrzeżenie przed niebezpiecznymi siłami, które uruchomił Daniła. Kiedy jednak film wszedł na ekrany, Kraj pozostawał jeszcze w szponach postmodernistycznej niemocy. Nic nie było prawdziwe, zwłaszcza polityka, a brata nie traktowano jak przepowiedni, którą miał się wkrótce okazać. Jedną z osób, którym powierzono konstruowanie rosyjskiego życia politycznego w latach dwutysięcznych był Władysław Surkow, doradca Putina i autor gry pozorów, jaka zdominowała polityczną rzeczywistość kraju. Słurkow udoskonalał swój warsztat jako reżyser masowych wydarzeń teatralnych, pracował też jako PR-owiec oligarchy Michała Chodorkowskiego, a ostatecznie dotarł na Kreml, gdzie zajął miejsce dawniej przysługujące naczelnym radzieckim ideologom. W przeciwieństwie do poprzedników nie miał żadnej ideologii, wszystko, co robił, wynikało z postmodernistycznego przekonania, że nic nie jest prawdziwe. W efekcie powstawał niby świat. Zbudowany z pozorów i manipulacji. Teoretycznie Rosja nosiła wszystkie zewnętrzne znamiona demokracji, miała partie polityczne i wybory. Partie nie były jednak prawdziwymi partiami, tylko dublerami podstawionymi przez Kreml, a wybory. W normalnych okolicznościach mechanizm pokojowego przekazania władzy przekształciło się w mechanizm zachowania władzy. Konstrukcja ta funkcjonowała analogicznie do gabinetu Luster. Każdy, kto chciał zaatakować Kreml, musiał ostatecznie stoczyć walkę z własnym, wykrzywionym odbiciem. W 2003 roku Surkow założył i wprowadził do parlamentu fałszywą lewicową partię nacjonalistyczną Rodina, na której czele stanął demagog i populista Dmitrij Orgozin, wzywający do walki z imigrantami i oligarchami. W wyborach parlamentarnych partia zdobyła 9% głosów. A Putin został wraz ze swoją jedną Rosją przedstawiony jako jedyna alternatywa dla mrocznych sił nacjonalizmu. Za tymi politycznymi gierkami, które Surkow określał mianem suwerennej demokracji, nie stała by najmniej konkretna wizja przyszłości kraju czy ambicja odbudowy imperium, tylko coś dużo bardziej prymitywnego, a mianowicie pogoń za bogactwem, wygodami i władzą. Pieniądze pozostawały jedyną ideologią Kremla. W przeciwieństwie do Daniły, który wierzył, że prawda jest potężniejsza od pieniędzy, władza uważała, że siła tkwi w pieniądzach, że nie istnieją żadne wartości i że jedyna różnica między urzędnikami rosyjskimi a zachodnimi polega na tym, że ci drudzy lepiej ukrywają swój cynizm. Skoro rosyjskie elity miały pieniądze, to mogły sobie kupić zachodni styl życia i lojalność narodu. Nie zawracając sobie głowy tymi osławionymi wartościami, które uważały za nic nieznaczące opakowanie. Epoka Jelcyna wyhodowała oligarchów, natomiast za rządów Putina ujawnił się zdecydowanie bardziej niebezpieczny typ, będący fuzją biurokraty i przedsiębiorcy, człowiek, który wykorzystywał władzę państwową do tego, by się bogacić. Szczególnie dobrze poradzili sobie przedsiębiorcy pracujący dla służb bezpieczeństwa i milicji, mają oni bowiem kluczową przewagę nad konkurencją, licencję na przemoc. Aresztowanie Michała Chodorkowskiego i przejęcie jego przedsiębiorstwa naftowego Jukos było największym skokiem, jaki tym ludziom udało się przeprowadzić, a zarazem punktem zwrotnym w historii Rosji, ponieważ z państwa, w którym jednostka miała nad nim władzę, stała się państwem, gdzie ludzie działający w jego imieniu mieli pełną władzę nad jednostką, choćby najbogatszą i najpotężniejszą, żeby uzasadnić swoje oszustwa i nadużycia. Ludzie Putina przedstawiali się jako wielcy patrioci służący interesom państwa, a ponieważ sami byli państwem, korzystanie z jego bogactw wydawało im się naturalne i uzasadnione. Obywatele, którzy nienawidzili oligarchów, Pochwalali takie działania. Mimo autorytaryzmu Putin cieszył się poparciem społeczeństwa i choć nie wierzył w demokratyczne wybory, dużą uwagę przykładał do wskazanii nastrojów opinii publicznej. Badania przeprowadzone w 2004 roku wskazywały, że spadła liczba osób uważających, że niczym nie różnią się od obywateli innych krajów. Coraz bardziej umacniało się przekonanie, że Rosję otaczają wrogowie. To trochę tak, jakby niewidzialna ściana wciąż oddzielała wszystko, co nasze, od wszystkiego, co obce, pisał socjolog Jurij Lewada. Jeden z najstarszych rosyjskich konstruktów ideologicznych, oblężona forteca, okazał się zarazem jednym z najtrwalszych. Jako profesjonalny agent KGB Putin rekrutował ludzi, mówiąc im to, co chcieli usłyszeć. Swojemu żelaznemu tradycjonalistycznemu elektoratowi powtarzał, że państwo jest jedynym źródłem dobra publicznego i że otaczają je sami wrogowie. Inny przekaz kierował do klasy średniej Nie mieszajcie się do polityki i korzystajcie z życia. A tymczasem my, Kreml, zajmiemy się ciemnym, niewykształconym plepsem, który wcale nie pragnie zachodniej demokracji. Kiedy najwyższa władza państwowa pompowała w Rosjan antyzachodnie slogany, jej bliscy i zamożni znajomi robili zakupy w Mediolanie, spędzali wakacje we Francji, przechowywali pieniądze w szwajcarskich bankach i wysyłali dzieci do najlepszych prywatnych szkół w Anglii. Pieniądze i korupcja wydawały się najlepszą ochroną przed konfrontacją z Zachodem. Wysokie ceny ropy pozwoliły Putinowi odpowiedzieć na potrzeby wszystkich Rosjan, jego przyjaciele zostali miliarderami, Tradycjonalistyczny, paternalistyczny elektorat dostał podwyżki płac, a klasa średnia korzystała z niskich podatków i swobód osobistych, choć pieniądze były głównym narzędziem służącym do rządzenia państwem wspomagała je rozrywka i wszyscy obywatele przyjmowali z entuzjazmem widowiska potwierdzające odrodzenie Rosji, niezależnie od tego, czy chodziło o mecz piłki nożnej, czy o wojnę w Gruzji. Pod koniec dekady do klasy średniej zaliczało się 25% ludności i prawie 40% siły roboczej, a wartości te były jeszcze wyższe w dużych miastach. W ciągu niespełna 10 lat Rosja przekształciła się w społeczeństwo konsumpcyjne, natomiast większość konsumowanych dóbr pochodziła z importu. Rosjanie jeździli tymi samymi samochodami, nosili te same ubrania, kupowali te same iPady, jedli tę samą żywność. Oglądali te same filmy, pracowali w takich samych Open spacerach i spędzali czas w takich samych modnych lokalach, co ludzie na Zachodzie. Moskwa z pozoru niczym nie różniła się od normalnych europejskich miast, a jednak czegoś tam brakowało. Nie było świadomości i poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości, szacunku dla osiągnięć drugiej osoby, rządów prawa, sprawnie działającej służby zdrowia, prawa własności. Żadnej z tych rzeczy nie dało się importować. Kiedy kryzys finansowy z 2009 roku ujawnił fundamentalną słabość putinowskiego modelu gospodarczego, przedstawiciele klasy średniej nie mogli sobie znaleźć miejsca i zaczęli powtarzać, że pora spadać z kraju. Takie deklaracje zwiastowały nadchodzący kryzys, a frustracja ta wynikała ze złudnych oczekiwań rozbudzonych przez Kreml. W 2008 roku Chcąc obejść zawarty w Konstytucji zapis uniemożliwiający mu pełnienie funkcji prezydenta Rosji dłużej niż dwie kadencje, Putin został premierem, a na stanowisku prezydenta obsadził swojego posłusznego pomagiera i byłego prawnika, Dmitrija Miedwiediewa. Kreml wykreował kolejny pozór. Prezydent mówił o modernizacji i wolności, twetował i nagrywał wideoblogi, tworząc iluzję zmiany. Jednak miała ona utrzymać istniejący porządek i pozwolić Putinowi ponownie zostać prezydentem cztery lata później. Kiedy ten ostatni rozbił tę iluzję i oświadczył, że po prostu wróci na urząd prezydenta, a Miedwiedziewa uczyni swoim premierem, klasę średnią zalała fala frustracji. Czare goryczy przelał fakt, że te zamiany stanowisk planowano od początku. Wielu Rosjan poczuło się oszukanych i upokorzonych. I gdy Putin wrócił na Kreml, tym razem nie płynął już z prądem. W grudniu 2011 roku, po sfałszowaniu przez Kreml wyborów parlamentarnych, dziesiątki tysięcy mieszkańców Moskwy wyszły na ulice. Te największe od początku lat 90. protesty wyznaczyły moment przemiany przedstawicieli klasy średniej z konsumentów w obywateli. Domagali się, by państwo traktowało ich z takim samym szacunkiem. Jakim się cieszyli, kiedy podróżowali albo robili zakupy za granicą? Manifestacje przypominały raczej karnawał niż rewolucję. Demonstranci nosili białe wstążki i trzymali białe balony z hasłem, jeśli jeszcze raz nas dmuchniesz, to pękniemy. W protestach uczestniczyli studenci, biznesmeni, dziennikarze, emerci, nauczyciele i menedżerowie wywodzący się z różnych środowisk oraz mający różnego typu poglądy. Niektórzy przychodzili w kurtkach narciarskich, które nosili niedawno na europejskich stokach, inni wkładali walonki i korzuchy. Notowania Putina pikowały, a zaufanie Rosjan do mediów zaczęło gwałtownie się chwiać. Stworzony przez Surkowa system pozorów i imitacji najwyraźniej się rozpadał. Ludzie, którzy wyszli na ulicę, byli prawdziwi. Co gorsza, Putin i jego PR-owe zagrywki. Takie jak lot z żurawiami czy nurkowanie po podłożone wcześniej amfory, budziły głównie rozbawienie. Prezydent wyszedł z mody i, podobnie jak radzieccy liderzy, stał się obiektem żartów. Był więc wściekły i wytrącony z równowagi, porównywał protestujących do stada niesfornych małp z księgi dżungli Kiplinga i Kpius ich z ich wstążek oraz balonów, nazywając je kondomami. Ludzie, którzy wyszli na ulicę, Skandując Rosja bez Putina, dawniej go popierali i zawdzięczali wszystko jego dziesięcioletnim rządom. Na czele protestu nie stanęli politycy, bo tych raczej zaskoczył taki obrót spraw, tylko aktywiści, dziennikarze, pisarze i blogerzy. To oni byli ideologami protestów, określali ich kształt i przedstawiali żądania oraz slogany. Swoje idee rozpowszechniali za pośrednictwem mediów społecznościowych, Głównie Facebooka. Afisza, popularne czasopismo zajmujące się modą i rozrywką, wyznaczające trendy, kształtujące gusta moskiewskiej klasy kreatywnej i konstruujące obraz Moskwy jako stolicy europejskiej, stało się jednym z głosów protestu. Młodzi redaktorzy, dzieci radzieckiej inteligencji, znaleźli się w takiej samej sytuacji jak ich rodzice 30 lat wcześniej. Jak zauważył historyk Andrzej Zorin, Powtórzył się znajomy schemat, na początku państwo pomaga zbudować wykształconą klasę, której bliskie są europejskie wartości, a kiedy ta klasa się emancypuje i zaczyna uderzać w system, który doprowadził do jej powstania, zazwyczaj kończy pod jego gruzami. Podobnie jak inteligencja lat 70., hodowana w zamkniętych instytutach badawczych, moskiewska klasa kreatywna wyrastała w szczelinach i pęknięciach państwa autorytarnego. Przez dużą część lat dwutysięcznych odrzucała politykę na rzecz powierzchownego świata mody. Nagle jednak modna stała się właśnie polityka. Najlepiej wyczuwający bieżące trendy rosyjski dziennikarz telewizyjny Leonid Parfionow, ten sam, który dziesięć lat wcześniej ośmieszał Kisielowa za wspinanie się na barykady, apelował teraz do swoich widzów, ludzi odnoszących sukcesy, Zapatrzonych w zachód, wykształconych i sfrustrowanych brakiem perspektyw. Klasa średnia pragnęła własnych instytucji i określonego stylu życia, a nie kolejnego lidera politycznego czy rewolucji. Jej przedstawiciele nie ufali żadnym partiom ani organizacjom, chętnie skupiali się w niewielkich grupach i w miarę możliwości korzystali ze swoich swobód obywatelskich, nie byli jednak gotowi. By przekazać władzę przypadkowej partii czy politykowi, włącznie z Aleksiejem Nawalnym, walczącym z korupcją popularnym blogerem, który stał się politykiem i jedną z czołowych postaci protestów. Ten młody, charyzmatyczny, błękitnooki prawnik, noszący dżinsy i białą koszulę z podwiniętymi rękawami? Był rosyjską wersją popularnego amerykańskiego polityka i inspirował się w swojej taktyce i stylu amerykańskim serialem Prawo ulicy. Wykorzystywał internet, żeby obejść monopol państwa na telewizję i dzięki mediom społecznościowym zgromadził tłumy zwolenników. Urodził się w 1974 roku w rodzinie wojskowej. Dorastał w Obnińsku i był zagorzałym zwolennikiem Czubajsa oraz grupy liberalnych reformatorów z początku lat 90. Reprezentował pierwszą zmianę pokoleniową, jaka nastąpiła w Rosji, odkąd władzę przejęła generacja Putina. Mimo wszystkich dzielących ich różnic, wieku, pochodzenia i systemu wartości, Nawalny skupiał się na tych samych dwóch sprawach, co Jelcyn w latach 80., czyli korupcji przywilejach czołowych działaczy partyjnych w czasach pierwszego prezydenta Rosji i nacjonalizmie niepodległości od reszty imperium. Nawalny nie był liberałem, a głoszone przez niego poglądy trafiały do grupy zdecydowanie szerszej niż kreatywna klasa średnia. Uznawał się za nacjonalistę w stylu europejskim i uczestniczył w marszach przeciw imigrantom z Azji Środkowej i Kaukazu. Podkreślał, że Rosja musi odrzucić imperialne dziedzictwo i zbudować państwo narodowe. Grał na niechęci do Czeczenii, w której rządził protegowany Putina i dawny bojownik Ramzan Kadyrow. Przede wszystkim jednak atakował Kremli pełen nierówności system stworzony przez władze. Mówił o bogactwie skupionych wokół Putina elit, publikował zdjęcia ich pałaców i nazwy angielskich szkół, w których uczyły się ich dzieci. Opisywał Kremlowską nomenklaturę nie jako czarne charaktery czy gangsterów, lecz jako zwyczajne pasożyty żerujące na kraju i wykorzystujące władzę, by się bogacić. Putinowską jedną Rosję określał mianem Partii Oszustów i Złodziei, a hasło to, mimo ścisłej kontroli Kremla nad telewizją, natychmiast zdobyło popularność w całym kraju. Echa protestów w miastach zaczęły docierać także na prowincje. Notowania Putina spadały najszybciej pośród uboższych obywateli powyżej 55 roku życia, którzy mieli poczucie, że prezydent nie spełnił obietnic i nie chcieli już dłużej czekać. Uderzała ich też zuchwałość elit partyjnych, które przejmowały ziemię i budowały sobie ogromne rezydencje. Kreml tracił poparcie nie tylko klasy średniej, topniała także jego popularność pośród innych warstw społecznych. Rewolucja nie rozgrywała się na ulicach, tylko w umysłach obywateli i nie mogły jej powstrzymać oddziały milicji. By zniechęcić zwykłych ludzi do udziału w manifestacjach, rosyjskie służby bezpieczeństwa zainscenizowały starcia między ich uczestnikami, a milicja aresztowała zwykle niewinnych protestujących. Represje miały jednak ograniczoną skalę, bo użycie siły tak jak to zrobiono w Chinach w 1989 roku tylko pogorszyłoby sytuację a przemoc pozbawiłaby krem legitymizacji władzy należało pokonać protestujących na płaszczyźnie ideologicznej zmienić narrację kraju putin przeciwstawił się idei Rosji jako nowoczesnego europejskiego państwa narodowego poprzez rozbudzenie tradycjonalistycznych wartości państwa i cerkwi Dzięki prześladowaniom radykalnie feministycznych punkowych piosenkarek zespołu Pussy Riot, które dały prowokacyjny występ przed ikonostasem najważniejszego rosyjskiego soboru Chrystusa Zbawiciela w Moskwie, dzięki wprowadzeniu zakazu promocji homoseksualizmu i uniemożliwieniu adopcji rosyjskich dzieci przez amerykańskie pary, Kreml mógł przedstawić protestujących liberałów jako bandę homoseksualnych bluźnierczych najemników. Skłonnych do sprzedaży rosyjskich dzieci. Straciwszy poparcie klasy średniej, Putin usiłował trafić do swojego żelaznego, paternalistycznego i tradycjonalistycznego elektoratu. Zmierzał ku skrojonym na rosyjską miarę rządom w stylu generała Franco i odsunięciu elit, które uznał za oportunistyczne i niegodne zaufania. Chętnie czerpał też z antyamerykanizmu, jednego z ideologicznych konstruktów. Który przetrwał rozpad Związku Radzieckiego. Rosja nie chciała już upodabniać się do Zachodu, przestała szukać jego aprobaty czy uznania, zamiast tego ochoczo podkreślała to, co ją wyróżniało. Max Imrzewczenko, dziennikarz telewizyjny i cieszący się poparciem Kremla orędownik walki z liberalizmem, twierdził, że Rosja i Zachód toczą ze sobą wojnę. Narasta poczucie. Że większość mieszkańców Zachodu należy do innej grupy humanoidów, że jesteśmy do siebie podobni tylko z pozoru, ale w rzeczywistości dzielą nas fundamentalne różnice. Taktyka Putina okazała się skuteczna, ale tylko częściowo. Wprawdzie udało mu się zdyskredytować protestujących i zniechęcić ludzi do wychodzenia na ulicę, ale nie zdołał poprawić własnych notowań. Narastał brak zaufania do władz i stosowanej przez nie retoryki. W 2011 roku protesty dotyczyły ustaw i wyborów, natomiast w 2013 roku stały się już otwarcie polityczne. Nawalny atakował reżim nie ze względu na sposób liczenia głosów, ale dlatego, że był on skorumpowany i niemoralny. Putin odpowiedział w podobny sposób bronił swojego nieuczciwego, poradzieckiego systemu rządzenia poprzez udowadnianie moralnej wyższości Rosji nad Zachodem. Widzimy, jak wiele państw euroatlantyckich odwraca się od swoich korzeni i od wartości chrześcijańskich, ogłosił. A po chwili dodał, zawsze byliśmy cywilizacją spajaną przez naród rosyjski, język rosyjski, kulturę rosyjską i rosyjską cerkiew prawosławną. Słowa należało podeprzeć czynami. Kryzys na Ukrainie który w lutym 2014 roku przybrał postać rewolucji, niósł zarówno zagrożenie, jak i szanse. Rosyjska telewizja publiczna twierdziła, że rewolucja w Kijowie była częścią amerykańskiego planu mającego na celu wdarcie się na terytorium Rosji, osłabienie jej i wepchnięcie za Ural. W takiej sytuacji Kreml musiał przypuścić kontratak i przygotowując ofensywę przeciwko Ukrainie. Pozbył się ostatnich bastionów niezależnych mediów w Rosji, w tym popularnych internetowych serwisów informacyjnych, blogów oraz liberalnego kanału telewizji kablowej TV Rhein. Propaganda, aby być skuteczna, musiała stać się totalna. Zadanie to powierzono Dmitriowi Kisielowowi, głównemu prezenterowi stacji Rosja, na której czele stał Oleg Dobrodiejew. Dziennikarz, ubrany w dopasowany garnitur. Krążył po studiu, żywo gestykulując, mrużąc oczy i akcentując kolejne wyrazy z sadystycznym uśmiechem. Oto nasze walczące brygady, oznajmił, wskazując protestujących w Kijowie ludzi, przedstawicieli klasy średniej, którzy przyszli na Majdan z flagami Unii Europejskiej. W ich pustych oczach czai się strach. A tutaj przygotowują danie dla prawdziwych smakoszy, kawałek słoniny smażony w zardzewiałej puszce. Co tygodniowy program publicystyczny Kisielowa przypominał style Orwellowskie dwie minuty nienawiści, tyle że trwał godzinę. W 1999 roku Kisielow wygłaszał kazania na temat etyki dziennikarskiej. Oczywiście ludzie łykną wszystko. Ale jeśli będziemy nieustannie opuszczali poprzeczkę i zapominali o kwestiach moralnych, pewnego dnia zaczniemy tarzać się w błocie jak świnie i pożerać siebie nawzajem. A wtedy nie zdołamy już niżej upaść. Najwyraźniej jego programom udało się osiągnąć opisywane trudno. Niespodziewany upadek Wiktora Janukowycza, autorytarnego prezydenta Ukrainy, pozwolił Putinowi zrealizować śmiały i od dawna rozważany plan, a mianowicie dokonać aneksji Krymu. Ten ruch doprowadził do tego samego, graniczącego z cudem efektu zwarcia który udało się Putinowi osiągnąć dzięki odpowiedzi na zamachy bombowe na budynki mieszkalne w Rosji. Prezydent na powrót stał się postacią historyczną, która odmieniła poradzicką historię i odzyskała dla kraju, cierpiącego na bóle fantomowe, kończynę utraconą w 1991 roku. Korupcja pozostająca głównym tematem jeszcze dwa lata wcześniej, zeszła nagle na dalszy plan. Notowania Putina skoczyły z 60 do 80%. Wielu dobrze sytuowanych Rosjan, którzy jeszcze kilka lat wcześniej protestowali przeciw prezydentowi, przeszło teraz na jego stronę. Niespełnione marzenia o realizacji osobistych potrzeb ukoiło symboliczne zwycięstwo państwa. Aneksja Krymu stała się substytutem modernizacji, dała ludziom poczucie sensu i celowości, Jednocześnie uwalniając ich od konieczności podejmowania jakichkolwiek wysiłków. Tylko 3% Rosjan sprzeciwiało się aneksji. Krym od dawna pozostawał obiektem rosyjskiej imperialnej nostalgii, a jego odzyskanie było od czasu rozpadu ZSRR i DFX rosyjskich nacjonalistów, którzy teraz świętowali triumf swoich idei. Ogłaszając oficjalnie aneksję Krymu w pozłacanej sali georgijewskiej 18 marca 2014 roku, Putin powtórzył niemal słowo w słowo wypowiedź opublikowaną 20 lat wcześniej na łamach nacjonalistycznej gazety Dzień, ukazującej się pod redakcją Igora Szafarwicza, jednego z naczelnych ideologów rosyjskiego nacjonalizmu, Krym to dowód naszej wspólnej historii i dumy. Właśnie tam, w Hersonezie, został ochrzczony święty Włodzimierz. Także na Krymie znajdują się groby rosyjskich żołnierzy, których męstwo sprawiło, że Półwysep stał się częścią Imperium Rosyjskiego. W październiku 1993 roku rosyjscy nacjonaliści usiłowali przypuścić szturm na ośrodek telewizyjny Ostankino, by móc swobodnie emitować swoje idee. Teraz były one artykułowane przez prezydenta Rosji i emitowane przez wszystkie publiczne kanały telewizyjne. Nie oddano przy tym ani jednego strzału. Niewielu Rosjan zdawało sobie sprawę, że święty Włodzimierz przyjął chrzest na Krymie. Wiązali Krym raczej z przyjemnościami cielesnymi niż z duchowością, kojarzyli to miejsce z wakacjami, letnimi miłostkami, daczami i państwowymi sanatoriami. Aby uzasadnić i legitymizować aneksję, Putin musiał zakorzenić ją w chrześcijańskiej mitologii. Prawdziwy symbolizm aneksji Krymu wiązał się z odwróceniem przez Putina biegu historii i odzyskaniem dla Rosjan ich imperialnej przeszłości. Prezydent zrobił zatem coś, o czym nacjonaliści i komuniści mogli tylko pomarzyć. Czerwono-brunatna koalicja uformowana na początku lat 90. uległa przemianie. Komuniści zdążyli po drodze zostać odsunięci na boczny tor. Nina Andrzejewa, autorka słynnego listu Nie mogł postupać się a pryncypami, mieszka dziś w klitce pod Petersburgiem, gdzie studiuje dzieła Lenina i dowodzi Komitetem Centralnym Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików, w którego skład wchodzi ona i kilku innych emerytów. Stary komunista Wiktor Anpiłow, który prowadził szturm na Ostankino. Rezyduje na przedmieściach Moskwy, w piwnicy przesyconej smrodem potu i kiszonej kapusty. Na ścianach wiszą tam portrety Stalina i flagi ZSRR. Nowa koalicja wyłoniła się w 2013 roku, a zawarli ją nacjonaliści oraz partia oszustów i złodziei. Dokonana z tak zadziwiającą zręcznością aneksja Krymu ostatecznie umocniła ten sojusz. O dziwo! Działania Rosji wzbudziły dezaprobatę Aleksandra Niewzorowa, największego kaskadera rosyjskiej telewizji, który w latach 90. eksperymentował z faszyzmem, ale ostatecznie rozczarował się tą ideologią. Gdyby Krym został odebrany silnemu, bogatemu i dzielnemu krajowi, można by mówić o uczciwym, godnym zwycięstwie. Tutaj jednak mieliśmy do czynienia ze zranionym, krwawiącym i pogrążonym w apatii państwie. Doszło raczej do grabieży. To jednak telewizyjne triki i metody stosowane przez nie wzorowa w latach 80. Pozwoliły Rosji odebrać Ukrainie Krym niemal bez walki. Wydarzenia rozgrywały się zgodnie ze scenariuszem napisanym przez telewizję, a wyglądał on mniej więcej tak, Ukraińska Rewolucja zapewniła władzę sponsorowanym przez Amerykę neonazistom. Byli to potomkowie tych, którzy kolaborowali z Hitlerem podczas II wojny światowej, niszczyli radzieckie pomniki wojenne i zamierzali unicestwić historię oraz język rosyjski na Krymie. Zamieszkująca Półwysep ludność rosyjska zwróciła się do Władimira Putina z prośbą o pomoc, której ten postanowił udzielić. Te fabuły wcielono w życie 27 lutego, kiedy siły rosyjskie zajęły lotniska, budynki rządowe i siedziby stacji telewizyjnych, zablokowały ukraińskie bazy wojskowe i stworzyły marionetkowy rząd. Rosyjskich żołnierzy ukazywano jako wyzwolicieli, a nie okupantów. Internet zalały nagrania przedstawiające rosyjskiego żołnierza z maleńkim dzieckiem na rękach. Było to bezpośrednie odniesienie do ogromnego pomnika żołnierzy radzieckich wzniesionego w Berlinie w 1949 roku. W Sewastopolu, gdzie stacjonowała flota czarnomorska. Miejscowa ludność świętowała wyzwolenie. Brakowało tylko jednego, a mianowicie wroga. Równolegle do działań wojska, nadzorowani przez Władysława Surkowa, pr w Moskwie zrobili z dawnych oszustów i gangsterów walczący o wolność rząd Krymu. Jednym z zatrudnionych przy tej operacji speców był Aleksander Borodaj syn prawosławnego nacjonalistycznego filozofa, który podczas studiów na Wydziale Filozofii Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego uczestniczył w buncie nacjonalistów przeciw Wielcynowi w 1993 roku. Szczególnie interesowała go ideologia ultranacjonalistów, którzy uciekli z Rosji po rewolucji październikowej i sympatyzowali z europejskimi faszystami w 1992 roku. Jako dziewiętnastolatek, Borodaj pojechał do Naddniestrza, by bronić etnicznych Rosjan przed mołdawskimi faszystami, a rok później pojawił się w Białym Domu w Moskwie. Twierdzi, że podczas szturmu na ośrodek telewizyjny Ostankino w październiku 1993 roku stał na czele grupy około 20 uzbrojonych mężczyzn. Zdołał stamtąd uciec nietknięty i wrócił na studia, a następnie rozpoczął współpracę z nacjonalistyczną gazetą Zawtra. Duże pieniądze zarobił jako konsultant prywatnych, rosyjskich i zagranicznych przedsiębiorstw ropy naftowej. Uosabiał sojusz między partią oszustów i złodziei a nacjonalistami. Podczas gdy Putin wierzył, że wykorzystuje nacjonalistów, ci byli przekonani, że to oni wykorzystują Putina. Krym był jedynie początkiem. Rosja planowała też stworzenie na wschodniej Ukrainie protektoratu mającego uniemożliwić dalsze zbliżenie się Kijowa do Europy i do Zachodu. Zadanie Borodaja polegało na jątrzeniu i sianiu chaosu w Donbasie, by wywołać reakcję łańcuchową i rozbudzić separatyzm w tej części kraju. Operację tę nazwano rosyjską wiosną, analogicznie do arabskiej wiosny. Putin propagował ideę świata rosyjskiego i Noworosji, ten historyczny, wprowadzony w XVIII wieku termin opisywał południową część Imperium Rosyjskiego, obejmującą terytorium współczesnej Ukrainy, w tym Odesse. Jak na ironię, w jej skład bynajmniej nie wchodził Donieck. By umożliwić powstanie Noworosji, Rosja pompowała pieniądze, broni i prowokatorów do Doniecka, pomagając bandytom. Oportunistom i szukającym zajęcia zbiorom w przejęciu siedziby lokalnej administracji, która z głównej kwatery rewolucji przekształciła się wkrótce w zaniedbaną cuchnącą norę. Ale choć w regionie tlił się ogień, nie wybuchł pożar. Żeby rozpalić wielki ogień, potrzeba było solidnej dawki benzyny i zapalniczki. W tym momencie do akcji wkroczył stary przyjaciel Borodaja, rosyjski oficer Igor Girkin. Który pojawił się na Krymie niedługo przed aneksją. Podsługiwał się pseudonimem Strjełkow-Strzelec, walczył w Naddniestrzu na początku lat 90., później zaś w Bośni po stronie Serbów, wreszcie w Czeczenii, gdzie odpowiadał za zniknięcia tajne egzekucje kilku bojowników. Twierdził też, że służył w rosyjskich służbach bezpieczeństwa. Ważniejsza była jednak jego pasja rekonstrukcyjna. Kiedy studiował w Instytucie Historii i Archiwistyki, należał do grupy osób, które z zapałem przebierały się w historyczne stroje i rekonstruowały słynne bitwy. Strjełkow szczególnie upodobał sobie wojnę domową w Rosji i strój oficera Białej Armii. Scenariusze jego ostatnich zabaw militarnych dotyczyły działań Armii Ochotniczej Białych na południowym zachodzie Ukrainy w 1920 roku. Latem 2014 roku otrzymał wyjątkową szansę, mógł dokonać rekonstrukcji rosyjskiej wojny domowej przy użyciu prawdziwej broni. W kwietniu 2014 roku wraz z grupą ludzi wspieranych przez rosyjskie wojsko przypuścił szturm na Słowiańsk na wschodzie Ukrainy. W pierwszej kolejności Rosjanie przejęli nadajniki telewizyjne. Przerwano nadawanie ukraińskich programów telewizyjnych i zastąpiono je rosyjskimi kanałami państwowymi. W ciągu kilku dni brutalne walki objęły cały region. Gdyby nie rosyjska telewizja, wojna prawdopodobnie nigdy by nie wybuchła. Idea telewizji jako broni utraciła w tym przypadku sens metaforyczny. Medium to stało się bronią absolutnie realną, siejącą prawdziwe zniszczenia. Zwłaszcza, że nic nie mogło dorównać jej zasięgiem. W ramach radzieckiej służby wojskowej rosyjscy dyrektorzy kanałów telewizyjnych, w tym Konstantin Ernst, zostali przeszkoleni w propagandzie specjalnej, mającej wprowadzać chaos w szeregach przeciwnika i umacniać kontrolę nad okupowanym terytorium. Wojny już wcześniej transmitowano w telewizji. Ale dotychczas nie toczono ich i nie podbijano terytoriów przede wszystkim przy użyciu telewizji oraz propagandy. Teraz wojsko pełniło właściwie jedynie funkcje pomocnicze. Rosyjskie media nie tylko wypaczały rzeczywistość, ale też ją kreowały, fałszując materiały, preparując wypowiedzi i zatrudniając aktorów, czasem ten sam aktor wcielał się na antenie dwóch różnych stacji w ofiarę i kata, 12 lipca 2014 roku na antenie jeden kanału przeprowadzono wywiad z Ukrainką, która opowiedziała chwytającą za serce historię. Kobieta twierdziła, że widziała na własne oczy publiczną egzekucję trzyletniego chłopca, ukrzyżowanego na zatłoczonym rynku w słowiańsku, odbitym przez siły ukraińskie. Opisywała wszystkie krwawe szczegóły, ukraińskie zwierzęta, Potomkowie faszystowskich kolaborantów z okresu II wojny światowej rozcięły skórę chłopca i skazały go na wielogodzinne cierpienia. Kobieta dodała, że matkę chłopca przywiązano do czołgu i ciągnięto po ziemi, aż zmarła. Ta opowieść szybko okazała się kłamstwem, ale rosyjska propaganda, konstruując legendy o ukrzyżowanych dzieciach torturowanych przez Ukraińców, Stosowała ten sam sprawdzony mechanizm, jaki doprowadzał do pogromów Żydów w przedrewolucyjnej Rosji. Telewizja działała jak substancja psychoaktywna, środek halucynogenny. Nie wzor wpisał patriotyczne halucynacje są agresywne, histeryczne i uporczywe. Należy pamiętać, że ideologiczny narkotyk, jakim jest patriotyzm, wstrzykuje się do narodowego krwiobiegu w jednym tylko celu po to, by napstryknięcie palcami dowolnego idioty w mundurze wojskowym tłumy chłopców ochoczo zgłosiły się do walki, by zmienić się w płonące i gnijące mięso. Celem wojny informacyjnej rozpętanej przez Rosję nie było przekonanie kogokolwiek do jej punktu widzenia, tylko sprowokowanie walk i skłonienie cywilów do udziału w konflikcie. Udało się to osiągnąć. Po broń sięgnęło wielu bezrobotnych i zagubionych ludzi, Niektórzy zarabiali marne grosze w nielegalnych kopalniach, inni służyli dawniej w radzieckim wojsku i poczuli się porzuceni przez ojczyznę po rozpadzie ZSRR. Telewizja wykorzystywała ich słabości i zwabiała do walki o kraj, który przestał istnieć blisko ćwierć wieku wcześniej. Rosyjska wojna hybrydowa pozwoliła tym ludziom uciec od marnej, anonimowej i pozbawionej nadziei egzystencji, wniosła ich na telewizyjne ekrany. Wmówiła im, że są ofiarami i bohaterami, zapewniła broni i wskazała wroga. Propaganda zmobilizowała też tysiące rosyjskich ochotników, którzy tłumnie zjechali na Ukrainę, by wziąć udział w krwawej bitwie z faszystami. Za tą machiną propagandową nie stali szaleni nacjonaliści opętani ideą imperium, tylko zwesternizowani, wykształceni, inteligentni ludzie. Nie działali z pobudek ideologicznych. Nie kierowali się własną wizją rzeczywistości, robili to właśnie z braku szacunku dla tej rzeczywistości. Halucynacje, które wykreowali, zaczęły żyć własnym życiem i wymykać się spod kontroli, nieświadome, że były dotychczas tylko elementem telewizyjnego widowiska. Pięć dni po emisji Historii o Ukrzyżowanym Chłopcu, 17 kwietnia 2014 roku. Wspierani przez Rosjan separatyści zestrzelili lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur samolot malezyjskich linii lotniczych, zabijając 298 osób znajdujących się na pokładzie. Zdecydowana większość Rosjan postrzegała wojnę na Ukrainie jak zwykłe widowisko telewizyjne. W 2014 roku prawie wszystkie programy informacyjne, często dwa razy dłuższe niż zwykle, były poświęcone Ukrainie, tak jakby życie w Rosji zostało zawieszone. Wojnę przekształcono w serial, którego godzinne odcinki ociekały krwią i przemocą. Stosowano narzędzia filmowe i efekty specjalne, takie jak klipy, dramatyczne retrospekcje, montaż, muzyka. Po raz pierwszy w historii programy informacyjne, przede wszystkim w Riemia, znalazły się na szczycie rankingów oglądalności. Żaden inny serial nie był tak długi i nie odniósł takiego sukcesu. To widowisko pozostało w dużej mierze bezpłatne. Sankcje nałożone przez Zachód nie wpłynęły na życie codzienne zdecydowanej większości Rosjan. Śmierć rosyjskich żołnierzy wysłanych na Ukrainę została natomiast starannie zatuszowana. Popularność tego przedstawienia przełożyła się na notowania Putina, popieranego przez blisko 90% obywateli. Sugerowało to jednak, że gdy tylko zakończy się krwawy spektakl, notowania prezydenta znowu spadną. Mobilizacja pozostaje zatem jedynym narzędziem dostępnym Putinowi, więc by podtrzymać zainteresowanie widzów, fabuła musi ewoluować, kreować nowych, wirtualnych wrogów i eskalować agresję oraz nienawiść. Narracja wojenna objęła już nie tylko Ukrainę, ale także cały Zachód. Zwykłym Rosjanom konsekwentnie wbija się do głowy, że Rosja toczy walkę z Ameryką i Zachodem. Ci, którzy protestowali przeciwko wojnie, zostali uznani za zdrajców własnego narodu i kolaborantów sponsorowanych przez Zachód faszystów. Wszystkie kanały telewizyjne atakowały liberałów ale NTW wykazywała w tej kwestii wyjątkową gorliwość, niewykluczone, że chodziło tu o kompensację własnej przeszłości. Jednym z najczęstszych celów był Boris Niemcow, człowiek, który symbolizował nadzieję Rosji na stanie się normalnym, cywilizowanym i przede wszystkim wolnym krajem. W maju 2014 roku napisał Nie pamiętam w Moskwie takiego poziomu nienawiści, z jakim obecnie mamy do czynienia. Nie było tak ani w 1991 roku, podczas sierpniowego puczu, ani nawet w 1993 roku. Agresję i okrucieństwo pocyca telewizja, a kluczowe terminy i definicje są dostarczane przez Kreml. Zdrajcy narodu, Piąta Kolumna, Faszystowska Junta, wszystkie te określenia pochodzą z tego samego gabinetu na Kremlu. Władza pielęgnuje i nagradza najniższe ludzkie instynkty, rozbudza nienawiść i wolę walki ludzi nastawia się jednych przeciw drugim to piekło nie zakończy się w pokojowy sposób niespełna rok później został zastrzelony pod murami Kremla po jego śmierci Władimir Jakowlew założyciel Santa, wystosował publiczny apel do wszystkich ludzi mediów którzy podsycali nienawiść szerzącą się w Rosji mówił nie tylko we własnym imieniu ale też w imieniu swojego ojca jego jako wlewa, przestańcie uczyć nienawiści. Nienawiści już teraz rozrywa ten kraj na strzępy. Ludzie żyją szaloną iluzją, że Rosję otaczają wrogowie. Chłopcy giną na wojnie. Politycy są zabijani pod murami Kremla. To nie Europa czy Ameryka stoją na skraju społecznej katastrofy. Wojna informacyjna niszczy przede wszystkim nas samych. Obrazy telewizyjne działają jak narkotyki powodując radosne uniesienie, przytępiając kompetencje intelektualne, utrudniając racjonalny osąd, obniżając bariery etyczne i tłumiąc lęki. Żaden wróg zewnętrzny nie mógł wyrządzić Rosji takich szkód, jakie zadali jej ci, którzy pompują te szkodliwe substancje do krwiobiegu narodu. Zdecydowana większość Rosjan dopuszcza obecnie możliwość wybuchu wojny jądrowej z Ameryką, a 40% przedstawicieli młodszego pokolenia wierzy, że Rosja ma szansę taką wojnę wygrać, jakby chodziło o grę komputerową, w której ludzie mają zapasowe życie. Niewielu jednak jest gotowych zapłacić za to najwyższą cenę. Podobnie jak handel narkotykami, propaganda telewizyjna żeruje na ludzkich słabościach i pragnieniach. Rosyjska propaganda jest tak skuteczna dlatego, że Rosjanie chcą w nią wierzyć. Poddają jej się nie tylko ludzie ubodzy czy wykształceni, często trafia także do osób dobrze sytuowanych i takich, które odebrały najlepszą edukację. Ludzie są oszukiwani dlatego, że chcą być oszukiwani. Badania opinii publicznej wykazują, że blisko połowa rosyjskiego społeczeństwa zdaje sobie sprawę, że Kreml okłamuje świat i zataja obecność wojsk rosyjskich na Ukrainie. Rosjanie pochwalają jednak te kłamstwa i uznają je za oznakę siły. Ponad połowa obywateli Rosji uważa, że media mają prawo wypaczać prawdę w imię interesu państwa. Propaganda nie karmi się ignorancją, tylko resentymentem, mieszanką zazdrości i wrogości. Dzięki istnieniu wyimaginowanego, ale potężnego wroga Ameryki Rosjanie czują się szlachetniejsi i lepsi. Łagodzi to ich osobiste słabości i porażki, uwalnia od potrzeby tłumaczenia się komukolwiek, a przede wszystkim sobie samym. Rosja znalazła się niewątpliwie w niebezpiecznej, niepewnej sytuacji, grozi jej przedawkowanie nienawiści i agresji. Euforia i nacjonalistyczna histeria podsycane przez media publiczne nie mogą zostać w jednej chwili wyłączone jak telewizor. Ta energia tak po prostu nie zniknie. W historii nie da się cofnąć jak taśmy, a decyzji, które doprowadziły do tego stanu rzeczy, nie sposób zmienić. Mimo to przyszłość nie jest z góry ustalona. Jedyną stałą cechą historii Rosji jest jej nieprzewidywalność. Jak powiedział kiedyś Kronikarz rozpadu Imperium Radzieckiego. Wielkie zmiany zachodzą później niż myślimy, ale wcześniej niż się spodziewamy. Wojna wypowiedziana Ukrainie przez Putina jest wymierzona w nowoczesność i przyszłość. Siły, które rozbudziła, nie są siłami imperialnej ekspansji. Rosja nie ma energii ani wizji niezbędnych do budowy imperium, tylko siłami chaosu i dezorganizacji. Albo zanurzą kraj w mroku. Albo Rosja odrzuci swoje postimperialne kompleksy i przekształci się w państwo narodowe. Historia nie ma jednak własnej woli i to, jakim krajem stanie się Rosja, zależy od nowego pokolenia, któremu przyjdzie ją wymyślać.